Agata Christi, Niedziela na wsi. Przełożyła Jolanta Bartosik. Czyta Roch Siemianowski. Wydawnictwo Pruszyński Spółka Warszawa 1997 rok. Nagranie zakładu nagrań i wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Laremu i Danej, przepraszam, że uczyniłam wasz basen miejscem zbrodni. Rozdział pierwszy był piątek, godzina 6.30 rano. Lucy Ancatel otworzyła wielkie, błękitne oczy i natychmiast zaczęła się zastanawiać nad rozwiązaniem przeróżnych problemów, podsuwanych jej przez niezwykle aktywny umysł. Czuła, że musi się kogoś poradzić, z kimś porozmawiać. Jej wybór padł na młodą kuzynkę, Midge Hardcastle która poprzedniego wieczoru przyjechała do The Hollow. Lady Ancatel szybko wstała z łóżka, narzuciła na ramiona szlafroczek i poszła do pokoju Midzi po drugiej stronie korytarza. Myśli Lady Ankatel biegły bardzo szybko. Zanim jeszcze otworzyła drzwi do sypialni Midzi, już rozpoczęła rozmowę. Bujna wyobraźnia dostarczała jej odpowiedzi, jakich mogła udzielić kuzynka. Jak sama widzisz, będzie z tym trochę kłopotów. Ta Midzi obudzona gwałtownie z głębokiego przyjemnego snu, mruczała coś niezrozumiale. Lady Ankatel podeszła do okna, szybkim ruchem otworzyła okiennicę i podciągnęła żaluzję, wpuszczając do pokoju blade światło wrześniowego poranka. Ptaki, stwierdziła z przyjemnością, patrząc na ogród. Jakie piękne. Co? — A przynajmniej pogodą nie muszę się martwić. Wygląda na to, że przez kilka dni będzie ładnie. — To już coś. Chyba się ze mną zgodzisz, że kiedy parę osób o sprzecznych osobowościach musi spędzić kilka dni pod jednym dachem, sytuacja staje się trudna do wytrzymania. Pozostają tylko gry towarzyskie. Ale wówczas byłoby tak, jak w zeszłym roku. Nigdy sobie nie wybaczę tego, co było z biedną Gerdą. — Powiedziałam potem Henrymu, że postąpiłam bezmyślnie. Ale musiałam ją zaprosić, bo nie wypada zapraszać Johna bez niej, no, chociaż wtedy jest znacznie trudniej. Najgorsze jest to, że Gerda jest bardzo sympatyczna. Czasem sobie myślę, że to bardzo dziwne, iż ktoś tak miły może być całkowicie pozbawiony inteligencji. Jeśli tak działa prawo kompensacji, uważam to za niesprawiedliwe. O czym ty mówisz, Lucy? O sobocie i niedzieli, kochanie, o ludziach, którzy tu jutro przyjadą. Myślałam o tym całą noc i jestem ogromnie zmartwiona. Rozmowa z tobą bardzo mnie uspokoiła. Jesteś rozsądna i praktyczna. Lucy, powiedziała Midzi surowo. Czy wiesz, która jest godzina? Chyba nie. A sama wiesz, że nigdy się tym nie przejmowałam. Jest kwadrans po szóstej. Rzeczywiście, kochanie, przyznała Lady Ancatel bez śladu skruchy. Midzi spojrzała na nią karcąco. Lucy jest nieznośna. Nie mam pojęcia, myślała Midzi, dlaczego pozwalamy jej na takie zachowanie. Ledwie o tym pomyślała, już zrozumiała, dlaczego tak jest. Lucy Ankatel uśmiechała się. Patrząc na nią, Midzi uświadomiła sobie, że Lucy roztacza wokół siebie jakiś przewrotny czar, nieopuszczający jej, mimo że skończyła już sześćdziesiąt lat. Ludzie na całym świecie, zagraniczni potentaci, przedsiębiorcy i urzędnicy rządowi, byli gotowi znosić dla niej niewygody, nieprzyjemności i przykrości. Dziecięca radość i szczere upodobanie we wszystkim, co robiła, rozbrajały i unicestwiały wszelką krytykę. Wystarczyło, żeby Lucy szeroko otworzyła błękitne oczy, wyciągnęła delikatną dłoń i szepnęła Jakże mi przykro. By gniew i uraza znikły bez śladu. Ach, kochanie, odezwała się Lady Nhatilly. Jakże mi przykro, powinnaś mi wcześniej powiedzieć. Mówię teraz, ale jest już za późno, wybiłaś mnie ze snu. To straszne. Pomożesz mi, prawda? Chodzi ci o te wolne dni? Dlaczego czym się martwisz? Lady Encathe przysiadła na skraju łóżka. Nikt inny pomyślała sobie Midzi, nie potrafiłby tego zrobić w taki sposób. Lucy wydawała się eteryczna, jak wróżka, która ukazała się na moment zwykłej śmiertelnicy. Larry Enkertil wyciągnęła ruchliwe, białe dłonie w uroczym, ujmującym geście bezradności. Przyjeżdżają niewłaściwi ludzie, niewłaściwie dobrani, chciałam powiedzieć, bo sami w sobie nie są niewłaściwi. Każdy z nich jest na swój sposób wartościowy. — Kto przyjeżdża? Miedzi uniosła silne, opalone ramię i odsunęła z wysokiego czoła gruby kosmyk czarnych, wijących się włosów. Nie było w niej nic z eterycznej wróżki. — Będzie John z Gerdą. Już to wystarczy. Chodzi o to, że John jest wspaniały, bardzo atrakcyjny, ale... Gerda? Musimy być dla niej bardzo grzeczni bardzo, bardzo grzeczni. Kierowana nagłym impulsem, jakby się przed czymś broniąc, Midzi powiedziała. Daj spokój, nie jestem znów taka do niczego. Kochanie, ona jest niesamowita. Och, te oczy. Człowiek ma wrażenie, że ona nie rozumie ani słowa z tego, co się do niej mówi. Bo rzeczywiście nie rozumie, przyznała Midzi. Na pewno nie to, co ty mówisz, ale trudno mieć do niej o to pretensje. Twój umysł pracuje tak szybko, że chcąc za tobą nadążyć, trzeba przywyknąć do gwałtownych skoków myślowych. Nigdy nie wyjaśniasz, dlaczego jedna rzecz kojarzy ci się z drugą. Jak małpa, stwierdziła nieoczekiwanie Lady Ankatil. Kogo się jeszcze spodziewasz? Pewnie będzie Henrietta? Lady Ankatil rozchmurzyła się. Tak, mam nadzieję, że będzie dla mnie ostoją. Zawsze spieszyła z pomocą. Henrieta jest dobra aż do szpiku kości, a nie tylko powierzchu. Zajmie się biedną Gerdą. W zeszłym roku była wspaniała. Grałyśmy w limeryki, wymyślanie słów, yy, cytaty czy coś podobnego. Wszyscy już skończyliśmy i czytaliśmy swoje utwory. Nagle się zorientowaliśmy, że biedna Gerda jeszcze nie zaczęła pisać. Nie zrozumiała, o co chodzi w tej zabawie. To było straszne, Midzi. — Nie mam pojęcia, dlaczego istnieją ludzie, którym chce się odwiedzać enkatylów — powiedziała Midzi. Trzeba nieustannie gimnastykować umysł, brać udział w różnych grach i znosić twój dziwaczny sposób prowadzenia rozmowy. Rzeczywiście, kochanie, to musi być męczące. Gerda pewnie czuje się tu okropnie. Zawsze myślałam, że gdyby miała trochę siły, żeby przeciwstawić się mężowi, wcale by tu nie przyjeżdżała. A. Ale co było, to się nie odstanie. Biedaczka sprawiała wrażenie śmiertelnie przerażonej. John nie miał do niej cierpliwości. Chciałam jakoś temu zaradzić, ale nic mi nie przychodziło do głowy. Tym bardziej jestem wdzięczna Henrycie. Zaczęła wypytywać Gerdę o pullover który ta miała na sobie. Był okropny, w kolorze zwiędłej sałaty. Wyglądał smętnie, jak ciuch z wyprzedaży. Ale Gerda cała się rozpromieniła. Jeśli dobrze zrozumiałam, sama wydziergała go na drutach. Henrietta poprosiła ją o wzór. Gerda była dumna i szczęśliwa. To właśnie miałam na myśli, kiedy chwaliłam przed chwilą Henriettę. Ona zawsze potrafi coś zrobić. Ma szczególny dar. Zadaje sobie trochę trudu. Stwierdziła zamyślona Midzi. Tak, i zawsze wie, co powiedzieć. A, wtrąciła Midzi. W jej przypadku to nie są tylko słowa. Czy wiesz, że Henrietta rzeczywiście wydziergała ten pulover? Coś podobnego. Lady Encajill spoważniała. I nosiła go? Nosiła. Henrietta zawsze doprowadza do końca to, co zaczęła. Był bardzo brzydki? Nie. Na Henricie wyglądał ładnie. — Nie dziwi mnie to. To cała różnica między Henriettą a Gerdą. Wszystko, czego podejmuje się Henrietta, robi dobrze i wszystko się jej udaje. Jest dobra prawie we wszystkim, nie tylko w swoim zawodzie. Mówię ci, Midzi, że jeśli ktoś może nam pomóc przetrwać te dni, to tylko Henrietta. Będzie miła dla Gerdy, zabawi Henry'ego, zadba o to, żeby John miał dobry humor i pomoże zająć czymś Davida. — Davida Encatela? — Tak, właśnie wrócił z Oxfordu, czy może z Cambridge. A chłopcy w tym wieku są bardzo trudni, szczególnie ci intelektualiści. David jest prawdziwym intelektualistą. Człowiek by wolał, żeby odłożyli te intelektualne zainteresowania na później. Ale oni nieustannie gapią się na innych, robią głupie miny, obgryzają paznokcie, a mają twarze zasypane krostami i do tego jeszcze jabłko Adama albo milczą jak zaklęci albo mówią bardzo głośno sprzeciwiając się wszystkim ale jak już mówiłam mogę zaufać Henriette. jest bardzo taktowna i stawia stosowne pytania jest rzeźbiarką co budzi respekt szczególnie że nie rzeźbi zwierząt czy dziecięcych główek tylko takie przedziwne rzeczy w metalu i gipsie jak te które wystawiała w zeszłym roku w New Artists jej rzeźba przypominała schody przeciwpożarowe. Nazywało się to wchodząc przez, czy coś podobnego. Na chłopaku takim jak David zrobiłoby to wrażenie. Mnie się wydało dość głupie. Lucy. Chociaż niektóre prace Henriety wydają mi się bardzo ładne, na przykład płaczący jesion. Moim zdaniem Henrietta ma w sobie coś z prawdziwego geniusza. Poza tym jest uroczą i sympatyczną osobą powiedziała Midzi. Lady Incatil wstała i podeszła do okna. W zamyśleniu zaczęła się bawić sznurem od żaluzji. Ciekawe dlaczego żołędzie, mruknęła. Żołędzie? Na sznurze do żaluzji, a na bramach ananasy. No, musi być jakiś powód. Mogłaby przecież być szyszka albo gruszka, a jednak zawsze jest żołądź. No, — Tak je nazywają w krzyżówkach. Pokarm dla świń. Zawsze mnie to ciekawiło. — Nie zmieniaj tematu, Lucy. Przyszłaś porozmawiać o sobocie i niedzieli. Nadal jednak nie rozumiem. — Co cię tak martwi? Jeśli będziesz unikała gier towarzyskich, będziesz się starała mówić do gerdy powoli i zrozumiale, a Henrietta oswoi Davida intelektualistę, wszystko powinno pójść dobrze. W czym trudność? Po pierwsze, przyjeżdża Edward. A Edward, powiedziała Midzi i zamilkła. Po chwili spytała. Co ci przyszło do głowy, żeby go zapraszać akurat na tę sobotę? Sama nie wiem, Midzi. No tak jakoś wyszło. On się wprosił. Przysłał telegram z zapytaniem, czy może przyjechać. No, wiesz, jaki jest Edward? Nadmiernie wrażliwy. Gdybym mu odmówiła, pewnie do końca życia, nie miałby śmiałości zaproponować, że mnie odwiedzi. Taki już jest. Midzi z namysłem pokiwała głową. Tak pomyślała. Edward jest właśnie taki. Przez moment miała wrażenie, że widzi jego twarz, naznaczoną czymś przypominającym eteryczny wdzięk Lucy, łagodną, nieśmiałą, ironiczną. Kochany Edward, powiedziała Lucy, jakby czytając w myślach Midzi, żeby tak Henrietta zdecydowała się wreszcie wyjść za niego, mówiła zniecierpliwiona. Wiem, że bardzo go lubi. Gdyby tu przyjechali oboje pod nieobecność Christowów... — Z jakiegoś powodu John Christow ma niedobry wpływ na Edwarda. John, jeśli rozumiesz, co chcę przez to powiedzieć, jest przy nim bardziej kimś, a Edward nikim. Rozumiesz? Midzi przytaknęła. Nie mogę odwołać Krystołów, bo wszystko zostało zaplanowane dawno temu. Czuję jednak, że będzie bardzo trudno z Davidem, gapiącym się na wszystkich bez skrępowania i obgryzającym paznokcie. Z Gerdą, którą trzeba będzie się zająć tak, żeby się nie czuła wyobcowana. Z Johnem, niezmiennie pogodnym i ustępującym mu pola Edwardem. Składniki mieszanki nie są zachęcające. Mruknęła Midzi. Lucy uśmiechnęła się do niej. Czasem, powiedziała zamyślona, wszystko samo się jakoś układa. Na niedzielny obiad zaprosiłam tego specjalisty od morderstw. Mam nadzieję, że dostarczy nam nieco rozrywki. Specjalistę od morderstw? Jak jajo, powiedziała Lady Enkettil. Był w Bagdadzie. Wyjaśniał tam jakąś intrygę, kiedy Henry był pełnomocnikiem rządu. A może to było nieco później. Zjedliśmy z nim i z personelem ambasady obiad. Pamiętam, że miał na sobie biały garnitur, różowy kwiat w butonierce i czarne lakierki. A poza tym niewiele pamiętam. Nigdy mnie nie interesowało, kto zabił kogo. Chodzi mi o to, że skoro ktoś już nie żyje, jakie to ma znaczenie dlaczego. I po co to całe zamieszanie? Popełniono tu jakąś zbrodnię? Nie, kochani, on zajmuje jeden z tych śmiesznych nowych domków. Wiesz, te belki, o które zawadza się głową, nowoczesne instalacje hydrauliczne i niewłaściwie rozplanowany ogród. Ludzie z Londynu lubią te rzeczy. Zdaje się, że jeden z nich należy do aktorki. Nie mieszkają tu przez cały rok, tak jak my. Jednak mówiła lady Encatil, chodząc po pokoju podoba im się tu midzi kochanie jesteś taka miła dziękuję za pomoc obawiam się że niewiele ci pomogłam nie lucy encatill była zdziwiona prześpij się jeszcze nie musisz wstawać na śniadanie a kiedy już wstaniesz możesz być tak nieuprzejma jak tylko zechcesz nieuprzejma zdziwiła się midzi ależ aaa zaśmiała się rozumiem Jesteś bystra, Lucy, chyba skorzystam z twojej rady. Lady Encatil uśmiechnęła się i wyszła z pokoju. Mijając otwarte drzwi swojej łazienki, zobaczyła czajnik i kuchenkę gazową. Przyszedł jej do głowy pewien pomysł. Wiedziała, że ludzie zwykle przepadają za herbatą, a Midzi przez kilka najbliższych godzin nie wyjdzie ze swojego pokoju. Postanowiła więc zaparzyć herbatę dla midzi. Postawiła czajnik na ogniu i wyszła na korytarz. Stanęła przed drzwiami sypialni męża i nacisnęła klamkę. Ale sir Henry Encantill dobrze znał swoją Lucy. Darzył ją szczerym uczuciem, ale lubił się dobrze wyspać. Drzwi były zamknięte na klucz. Lady Encantill wróciła do swojego pokoju. Chętnie poradziłaby się Henrygo, ale będzie musiała zaczekać. Stanęła przy otwartym oknie, chwilę wyglądała na ogród, potem ziewnęła. Wróciła do łóżka i położyła głowę na poduszce. Po chwili smacznie spała. Woda w czajniku właśnie się zagotowała. Znowu spalony czajnik, panie Giozian, powiedziała Simons pokojówka. Gideon lokaj pokręcił siwą głową. Wyjął czajnik z rąk Simons, wszedł do spiżarni i spółki na talerze zdjął nowy. Na wszelki wypadek trzymał ich tam kilka. Proszę panno Simons, pani niczego się nie domyśli. Często jej się to zdarza? spytała Simons. Gideon westchnął. Pani, stwierdził, ma gołębie serce, ale jest że tak powiem, zapominalska. Jednak w tym domu ciągnął. Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby oszczędzić pani wszelkich trosk. Rozdział drugi. Henrietta Severnake uformowała z kawałka gliny kulkę i przykleiła ją na właściwym miejscu. Szybkimi, zwinnymi ruchami ukształtowała glinianą głowę dziewczyny. Słyszała wysoki, zawodzący i pospolity głos, ale jej umysł był całkowicie zaprzątnięty pracą. Uważam, panno Severnejk, że miałam rację. Skoro powiedziałam, chcę pani tak myśleć, uważam panno Severnejk, że dziewczyna dla własnego dobra powinna stawiać sprawy jasno chyba mnie pani rozumie. Nie jestem przyzwyczajona, powiedziałam, żeby mówiono o mnie takie rzeczy i mogę tylko powiedzieć, że ma pani bardzo bujną i nieczystą wyobraźnię. Człowiek nie chciałby być nieuprzejmy, ale chyba słusznie się broniłam. Jak pani myśli panno Severneyk? No oczywiście, powiedziała Henrietta, głos miała pełen entuzjazmu. Każdy kto ją znał, domyśliłby się, że jej uwagę zaprząta coś innego. Nic na to nie poradzę, powiedziałam, że pańska żona opowiada takie rzeczy. Nie wiem dlaczego, ale wszędzie gdzie się pojawię, zaczynają się jakieś kłopoty. Nie ma w tym mojej winy. Mężczyźni są niepoprawni. Modelka zachichotała kokieteryjnie. Strasznie powiedziała Henrietta mrużąc oczy. Urocza pomyślała. Płaszczyzna poniżej powieki jest po prostu urocza. I ta druga płaszczyzna, wybiegająca tamtej naprzeciw. Szczęka jest niewłaściwie uformowana. Muszę to zeskrobać i odbudować na nowo. To nie będzie łatwe. Ma pani niełatwe życie, powiedziała ciepłym, współczującym głosem. Uważam, że zazdrość jest niesprawiedliwa, panno Severnajk, i małoduszna. Mam nadzieję, że mnie pani rozumie. Ludzie potrafią źle życzyć innym tylko dlatego, że sami są starsi i brzydsi. Pracując nad szczęką, Henrietta odpowiedziała na to z roztargnieniem. Oczywiście. Wiele lat temu nauczyła się dzielić umysł na odrębne, niekontaktujące się między sobą fragmenty. Potrafiła grać w brydża, prowadzić inteligentną rozmowę czy pisać poprawny list, nie poświęcając tym rzeczom większej uwagi. Teraz całkowicie skoncentrowała się na tym, żeby wydobyć spod warstwy gliny nauzyka. Potok nieciekawej, złośliwej gadaniny nie miał dostępu do głębszych warstw jej umysłu bez najmniejszego wysiłku podtrzymywała rozmowę. Była przyzwyczajona do modelek, które chcą rozmawiać. Zawodowcy tego nie robią, ale amatorzy tak. Zmęczeni wymuszoną bezczynnością, lubią mówić o sobie. Jakaś część Henrietty słuchała i odpowiadała, ale gdzieś w głębi prawdziwa Henrietta myślała pospolita, złośliwa, zawistna dziewucha. Ale te oczy urocze, urocze, urocze oczy. Dopóki pracuje nad oczami, dziewczyna może mówić. Kiedy dojdzie do ust, każe jej milczeć. To dziwne, że z tak pięknie wykrojonych ust wydobywa się grad słów pełnych zawiści. Cholera, pomyślała Henrietta zdenerwowana. Psuje brwi. Dlaczego mi nie wychodzi? Za bardzo uwypukliłam kość jest kanciasta a powinna być grubsza odsunęła się nieco i odwróciła wzrok od gliny by spojrzeć na postać z krwi i kości upozowaną na podium doris sanders mówiła bez przerwy nie rozumiem powiedziałam dlaczego pani mąż nie miałby mi dawać prezentów skoro ma na to ochotę i nie sądzę powiedziałam żeby to dawało pani prawo do insynuowania niegodnych rzeczy — To była bardzo ładna bransoletka, panno Severnayk, prawdziwe cacko. — Nic dziwnego, że biedaczek spłukał się na nią doszczętnie, ale to przecież było takie miłe z jego strony. — Nie oddałabym jej nikomu, za nic w świecie. — Nie, nie — mruknęła Henrietta. — Zresztą między nami nic właściwie nie było, to znaczy nic niegodziwego, nic z tych rzeczy. — Nie — powiedziała Henrietta, oczywiście, że nie. Rozchmurzyła się. Przez następne pół godziny zwijała się jak w ukropie. Rozsmarowywała sobie glinę na czole i posklejała nią włosy, niecierpliwie odsuwając z czoła niesforne kosmyki. W jej oczach pojawiło się ślepe zapamiętanie. Była już blisko. Udało się. Za kilka godzin skończy się męka trwająca od dziesięciu dni. Nauzyka, była nauzyka, wstawała rano z nauzykaą, jadła śniadanie z Nauzykaą i z nią wychodziła z domu. Przemierzała ulicę podniecona i niespokojna, nie potrafiąc się skoncentrować na niczym, z wyjątkiem pięknej, pustej twarzy, którą widziała oczyma wyobraźni, jakby dostrzegała ją kątem oka, ale nigdy wyraźnie. Rozmawiała z modelkami, zastanawiała się nad greczynkami... Ale nie mogła zaznać spokoju. Chciała czegoś, co pomogłoby jej zacząć, czegoś, co tchnęłoby życie w jej własną wizję. Codziennie robiła pieszo wiele kilometrów, aż do zmęczenia, które przynosiło jej chwilową ulgę. Kierowało nią, nie dając spokoju, przemożne pragnienie ujrzenia. Podczas tych poszukiwań na jej twarzy malowała się pustka. Wzrok miała niewidzący. Zmagała się, usiłowała się zbliżyć do tej twarzy. Czuła się chora, nieszczęśliwa. Nagle jej wzrok się wyostrzył i normalnymi ludzkimi oczyma ujrzała przed sobą w autobusie, do którego bezmyślnie wsiadła, nie troszcząc się dokąd jedzie. Zobaczyła, tak, na łzy Nieduża dziecięca twarzyczka, półotwarte usta i oczy. Urocze, nieobecne, niewidzące oczy. Dziewczyna nacisnęła dzwonek i wysiadła. Henrietta poszła za nią. Była spokojna i rzeczowa. Wreszcie znalazła to, czego pragnęła. Skończyła się męka obłędnego poszukiwania. Przepraszam bardzo, z zawodu jestem rzeźbiarką. Ma pani głowę, jakiej szukam? Była przyjacielska, ujmująca i urocza jak zawsze, kiedy czegoś chciała. Doris Sanders była niepewna, zaniepokojona, zadowolona. Sama nie wiem, a jeśli rzeczywiście chodzi tylko o głowę, nigdy czegoś takiego nie robiłam. Dla zasady wahała się jeszcze. Potem dyskretnie spytała o wynagrodzenie. Będę nalegała, żeby przyjęła pani wynagrodzenie zawodowej modelki. W taki sposób Nauzyka znalazła się na podium. Była zadowolona, że się podoba, że zostanie uwieczniona, chociaż nie podobały się jej dzieła Henrietty wystawione w pracowni. Z wielką przyjemnością opowiadała o sobie pełnej zainteresowania i sympatii słuchaczce. Na stoliku, obok modelki, leżały okulary, które próżna dziewczyna nieczęsto wkładała na nos. Bez nich poruszała się prawie po omacku, ponieważ, jak wyznała Henriette, nawet to, co znajdowało się zaledwie metr przed nią, widziała bardzo niewyraźnie. Henrietta ze zrozumieniem kiwała głową. Teraz rozumiała, skąd wzięło się to urocze spojrzenie. Czas mijał. Nagle Henrietta odłożyła narzędzia i rozprostowała ramiona. Skończone. Powiedziała. Mam nadzieję, że nie zmęczyłam pani za bardzo. Ależ nie, panno Severnake. To było bardzo ciekawe. Rzeczywiście już pani skończyła? Tak szybko? Henrietta zaśmiała się. Nie, jeszcze nie skończyłam. Zostało jeszcze dużo pracy. Ale pani nie będzie mi już potrzebna. Mam to, czego chciałam. Ukształtowałam płaszczyzny. Dziewczyna powoli zeszła z podium. Kiedy włożyła okulary. Z jej twarzy zniknęła dziecięca niewinność i niezrozumiały ufny wzrok. Została tylko tandetna, nieciekawa uroda. Podeszła do Henriety, stanęła obok niej i spojrzała na glinianą twarz. O, powiedziała niepewnie rozczarowana, nie jest do mnie podobna. Henrietta uśmiechnęła się. To nie jest pani podobizna. Trudno było dostrzec jakiekolwiek podobieństwo rzeźby do oryginału. Było ukryte w oczach, w okrągłych policzkach, które Henrietta uznała za najistotniejsze u swojej nauzykai. To nie była gliniana Doris Sanders, ale niewidoma dziewczyna, o której można by pisać wiersze. Wargi były rozchylone, jak u Doris, ale nie były ustami Doris. Te usta mówiły innym językiem i wyrażały myśli nienależące do Doris rysy nie zostały jeszcze ostatecznie ukształtowane to była nauzyka wydobyta z pamięci nieoglądana oczami no cóż powiedziała niepewnie panna Saunders mam nadzieję że kiedy pani skończy będzie wyglądała lepiej na pewno nie będę już pani potrzebna nie Dziękuję, powiedziała Henrietta. Dzięki Bogu, że nie musimy się więcej spotykać, pomyślała. Była pani wspaniała. Jestem pani bardzo wdzięczna. Szybko pozbyła się Doris i wróciła do pracowni. Miała ochotę na mocną kawę. Była zmęczona, straszliwie zmęczona, ale szczęśliwa i spokojna. Na szczęście, pomyślała, znów będę normalnym człowiekiem. Pomyślała o Johnie. Policzki zaczęły ją palić, serce zabiło radośnie. Wróciła jej chęć do życia. Jutro, pomyślała, pojadę do The Hollow i zobaczę się z Johnem. Przez chwilę siedziała wygodnie rozparta na kanapie i popijała gorący czarny napój. Trzeci raz napełniła filiżankę. Siły zaczęły jej wracać. Przyjemnie jest. Myślała, znów być człowiekiem, a nie jakimś potworem. Przyjemnie nie czuć niepokoju, niezadowolenia, przymusu. Przyjemnie móc przestać włóczyć się po ulicach, szukając czegoś z irytacją i niepokojem, ponieważ właściwie nie wiadomo, czego się szuka. Teraz czeka ją tylko ciężka praca. Ale komu to przeszkadza? Odstawiła pustą filiżankę i podeszła do nauzyka jej. Przyglądała się jej przez chwilę. Powoli zmarszczyła brwi. To. Nie, nie zupełnie. coś jest nie tak. Niewidzące oczy. Oczy piękniejsze niż wszystkie, które widzą. Niewidzące oczy chwytające za serce właśnie dlatego, że nie widzą. Czy udało się to pokazać, czy nie? Tak. Udało się. Ale w tych oczach jest coś jeszcze, coś niechcianego. Struktura jest właściwa, tak. Ale skąd wzięło się w nich to coś podstępnego, coś nasuwającego myśl, że dziewczyna ma prostacki, złośliwy umysł? Henrietta nie słuchała paplaniny, ale to, co wpadało jej w uszy, wyszło spod palców i zostało uwiecznione w glinie. Henrietta wiedziała, że nie uda się tego zatrzeć. Odwróciła się od rzeźby. Może to tylko gra wyobraźni? Tak, z pewnością wyobraziła to sobie. Rano wszystko będzie wyglądało inaczej. Jaki człowiek jest wrażliwy, pomyślała z niezadowoleniem. Marszcząc czoło, przeszła na drugi koniec pracowni i zatrzymała się przed postacią czciciela. To jest udane. Doskonały kawałek drewna gruszy z pięknymi słojami. Długo go trzymała, zanim nadała mu obecny kształt. Spojrzała krytycznie na rzeźbę. Tak, jest dobra. Henrietta była tego pewna. Od dawna nie zrobiła nic równie dobrego. Przeznaczyła ją dla International Group. Tak, to powinno się znaleźć na wystawie. Udało się pokazać pokorę, silne mięśnie karku, pochylone ramiona, lekko uniesioną twarz z zatartymi rysami, ponieważ prawdziwe oddawanie komuś czci pozbawia człowieka osobowości. Tak, uległość, podziw i bezgraniczne oddanie będące w rzeczywistości bałwochwalstwem. Henrietta westchnęła. Szkoda tylko, pomyślała, że John się tak rozzłościł. Zaskoczył ją ten gniew. Uświadomił jej coś, czego pewnie nie wie nawet sam John. Nie wolno ci tego wystawić, powiedział zdecydowanie. Wystawię to, odparła, równie jak on zdecydowana. Wolnym krokiem wróciła do Nausykai. Nie ma tu nic, przekonywała samą siebie, czego nie można naprawić. Zwilżyła glinę. I owinęła rzeźbę wilgotnymi szmatami. Nałzyka będzie musiała zaczekać do poniedziałku lub wtorku. Teraz nie trzeba się spieszyć. Naglący przymus zniknął. Najważniejsze płaszczyzny są ukształtowane. Teraz trzeba cierpliwie wykończyć całość. Czekają ją trzy szczęśliwe dni z Lucy, Henrym, Midzi i Johnem. Ziewnęła, przeciągnęła się jak kotka z rozkoszą i zapamiętaniem, rozciągając wszystkie mięśnie. Nagle poczuła ogromne zmęczenie. Wzięła gorącą kąpiel i położyła się. Leżąc w łóżku, spojrzała za okno i zobaczyła pierwsze gwiazdy. Po chwili przesunęła spojrzenie na światło, które paliło się przez całą noc. Była to niewielka żarówka podświetlająca szklaną maskę. Jej pierwsze dzieło, niezbyt odkrywcze, pomyślała konwencjonalne. Całe szczęście, myślała Henrietta, że człowiek dojrzewa. A teraz spać. Mocna kawa nie działała na nią pobudzająco, jeśli Henrietta tego nie chciała. Dawno temu nauczyła się osiągać stan zobojętnienia na wszystko. Trzeba wybierać myśli z miejsca, gdzie się je przechowuje, i nie przytrzymując żadnej z nich na siłę, Pozwolić im przesypywać się między palcami, nie koncentrować się na żadnej. Muszą się przesuwać. Na ulicy ktoś uruchomił samochód. Gdzieś daleko słychać było krzyki i śmiech. W stanie błogiej półświadomości Henrietta słyszała to wszystko. Samochód, pomyślała, ryczy jak tygrys. Żółto-czarny, pasiasty jak niektóre liście liście i cienie gorąca dżungla wzdłuż rzeki szerokiej tropikalnej rzeki do morza i okręt odpływa słychać gorączkowe pożegnania u jej boku stoi john ona i john odpływają błękitne morze przechodzą do jadalni posyła mu uśmiech z drugiej strony stołu sala przypomina mazondori. Biedny John się złości, chłodne nocne powietrze i samochód zmienia biegi. Auto jest sprawne. Wyjeżdżają z Londynu, jadą shovel down, drzewa, drzewa oddają cześć. The hollow, lucy John, John, choroba Ridgewaya, kochany John. Powoli Henrietta traciła świadomość, odpływając w szczęśliwy niebyt. Nagle poczuła niezadowolenie, nie dające się uciszyć poczucie winy. Musi coś zrobić, coś, czego wolałaby uniknąć. — Nauzyka? Powoli, niechętnie Henrietta wstała z łóżka. Zapaliła światło, podeszła do stojaka i zdjęła mokre szmaty. Głośno wciągnęła powietrze. To nie jest nauzyka, tylko Doris Sanders. Henrietta poczuła nagły skurcz serca. Naprawie, to naprawie, zaklinała samą siebie. Nie bądź głupia, powiedziała głośno. Dobrze wiesz, co powinnaś zrobić. Jeśli nie zrobi tego teraz. Jutro zabraknie jej odwagi. Czuła się tak, jakby miała zabić własne dziecko. To boli. Pewnie tak czuje się kotka, pomyślała, kiedy urodzi chorego kociaka i musi go zadusić. Zaczerpnęła powietrza, chwyciła glinę, uniosła do góry i cisnęła ciężką masę do kosza. Stała chwilę ciężko dysząc i przyglądała się brudnym dłoniom. Nadal. Czuła ból. Powoli wytarła ręce. Wróciła do łóżka. Czuła dziwną pustkę, ale była nieco spokojniejsza. Nauzyka, pomyślała ze smutkiem, odeszła na zawsze. Urodziła się, została zepsuta i umarła. To dziwne, myślała dalej, że wszystko, co słyszymy, ma na nas wpływ, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Nie słuchała, nie zwracała uwagi. Mimo to bezwartościowa, złośliwa paplanina Doris sączyła się do jej umysłu i kierowała pracą palców. To, co było nauzykaą, Doris, jest teraz tylko kupą gliny, surowcem, z którego wkrótce powstanie coś innego. Może taka właśnie jest natura śmierci? zastanawiała się sennie Henrietta. To, co nazywamy osobowością, jest przez kogoś ukształtowane. Stanowi odzwierciedlenie czyjejś myśli. Czyjej? Boga? Chyba o to chodzi w Pergincie. Gdzie jestem sobą, całością, prawdziwym człowiekiem? Gdzie jestem z Bożym Znakiem na czole? Czy tak się czuje John? Wczoraj był zmęczony i zniechęcony. Choroba Ridgwaya. W żadnej książce nie napisali, kim był Ridgway. Śmieszne, pomyślała, ale chciałabym wiedzieć. Choroba Ridgwaya rozdział trzeci. John Crystal siedział w swoim gabinecie. Miał przed sobą przedostatnią pacjentkę. Współczującymi oczyma wpatrywał się zachęcająco w kobietę, która opisywała, wyjaśniała, zagłębiała się w szczegóły. Co jakiś czas ze zrozumieniem kiwał głową, zadawał pytania, doradzał. Chora rozpromieniła się. A doktor Krzysztof jest wspaniały, zawsze zainteresowany, zatroskany. Sama rozmowa z nim przywraca człowiekowi siły. John Krzysztof przysunął sobie jakąś kartkę i zaczął pisać. Trzeba będzie dać jej środek przeczyszczający. A ten nowy, amerykański, ładnie opakowany w celofan. Tabletki mają ciekawy i niezwykły łososiowy kolor. Lek jest bardzo drogi i trudno go dostać. Nie każda apteka ma go na składzie. A pewnie trzeba będzie pojechać aż na Wardour Street. To jej dobrze zrobi. Postawi ją na nogi. Miesiąc czy dwa będzie spokój. A. Potem trzeba będzie wymyślić coś nowego. Doktor nie mógł dla niej nic zrobić. Słaba fizycznie, nie ma na to ratunku. Nie to, co stara Crabtree. Nudne przedpołudnie. Opłacalne z finansowego punktu widzenia, ale nic więcej. Boże, czuję się strasznie zmęczony. Ma dość chorowitych kobiet i ich niedomagań. Uśmierzanie cierpienia, przynoszenie ulgi. Tylko tyle. Czasem zastanawia się, czy warto to robić. Wtedy przypomina sobie szpital pod wezwaniem Świętego Krzysztofa, długi rząd łóżek na oddziale Margaret Russell i panią Crabtree, uśmiechającą się do niego bezzębnymi ustami. Rozumieli się doskonale. Ona chciała walczyć, w przeciwieństwie do bezsilnej, leniwej sąsiadki z łóżka obok. Stała po jego stronie. Chciała żyć. Chociaż tylko Bóg jeden wie, dlaczego tak jej na tym zależało. Mieszkała w ubogiej dzielnicy. Miała męża pijaka i gromadkę niesfornych dzieci. Zacharowywała się, szorując podłogi w niezliczonych biurach. Ciężka, niekończąca się praca i bardzo rzadko jakieś drobne przyjemności. Jednak chciała żyć. Cieszyła się życiem tak samo jak on, John Crystal. Przyjemność sprawiało jej samo życie. Nie jego warunki. Czerpała radość z samego faktu istnienia. Ciekawa rzecz. Nie da się tego wyjaśnić. Pomyślał, że będzie musiał porozmawiać o tym z Henriettą. Wstał, żeby odprowadzić pacjentkę do drzwi. Ciepło, przyjaźnie, zachęcająco uścisnął jej dłoń. A w jego głosie słychać było zachętę, zainteresowanie i sympatię. Kobieta wyszła z gabinetu podniesiona na duchu, prawie szczęśliwa. Doktor Christo zawsze okazywał jej wiele zainteresowania. Nie zdążyła dobrze zamknąć za sobą drzwi, a John Christo już o niej zapomniał. Nawet kiedy była w gabinecie, prawie nie zwracał na nią uwagi. Robił jednak to, co do niego należało. Działał jak automat. Mimo, że rozmowie z pacjentką poświęcił bardzo niewiele uwagi, kosztowała go ona wiele wysiłku. Ilekroć doktor wyczuwał w drugim człowieku słabnącą wolę życia, udzielał mu swojej energii. Był uzdrowicielem z powołania. Boże, pomyślał, jestem strasznie zmęczony. Musi przyjąć jeszcze jedną pacjentkę. Potem czekają go dwa dni wolne od pracy. Myślał o nich z przyjemnością. Złote liście z plamkami czerwieni lub brązu, delikatny. Wilgotny zapach jesieni. Droga przez las wyglądający tak, jakby stał w ogniu. Lucy, niepowtarzalna i urocza osoba o umyśle wiecznie błądzącym po jakichś bezdrożach. Henry i Lucy są najlepszymi gospodarzami pod słońcem, a The Hollow najbardziej gościnnym domem w całej Anglii. W niedzielę pójdzie z Henriettą do lasu. Wejdą na szczyt wzniesienia. I będą spacerowali wśród drzew. W towarzystwie Henrietty zapomnij, że na świecie są chorzy ludzie. Na szczęście, pomyślał. Henrietta jest zawsze zdrowa. Nawet gdyby zachorowała, pomyślał, odzyskując nagle dobry humor, nic by mi o tym nie powiedziała. Jeszcze jedna pacjentka czeka za drzwiami. Powinien nacisnąć dzwonek, ale nie wiedzieć dlaczego odsuwał ten moment. Mimo, że był już spóźniony. Obiad pewnie podano. Gerda i dzieci czekają, a trzeba się pospieszyć. Mimo to nadal siedział bez ruchu. Był zmęczony, bardzo zmęczony. To dziwne uczucie narastało już od dłuższego czasu. Było źródłem nieustannej irytacji, z czego zdawał sobie sprawę, chociaż nie potrafił temu zaradzić. Biedna Gerda, pomyślał, musi wiele znosić. Gdyby nie była tak uległa, gotowa wziąć na siebie wszelką winę, mimo że zwykle to on był winowajcą. Czasem irytowało go wszystko, co Gerda mówiła i robiła. Najbardziej, pomyślał ze smutkiem, denerwujące są jej zalety. Jej cierpliwość, altruizm i uleganie jego zachciankom działały mu na nerwy. Gerda nigdy nie miała żalu o gwałtowne wybuchy gniewu. Nigdy nie przedkładała swoich upodobań nad jego. Nie próbowała nic zrobić po swojemu. Przecież właśnie dlatego ożeniłem się z nią, myślał John. Na co się teraz skarżę? Po tamtych wakacjach na San Miguel. Ciekawe, że to co irytowało go w Gerdzie, chciałby znaleźć w Henrietcie. — A w Henrietcie irytowało go Nie. To niewłaściwe słowo. Budziło w nim gniew, nie irytację. Gniewała go jej nieodmienna prostolinijność w kontaktach z nim, stojąca w sprzeczności z jej postawą wobec reszty świata. Kiedyś powiedział. Zdaje mi się, że nigdy nie znałem większej kłamczuchy od ciebie. Może masz rację. Jesteś gotowa mówić ludziom wszystko, co chcieliby usłyszeć. Mam wrażenie, że to ważne. Ważniejsze od prawdy? Znacznie ważniejsze. W takim razie, dlaczego mnie nie okłamiesz od czasu do czasu? Chciałbyś, żebym to robiła? Tak. Przykro mi, John, ale nie mogę. Założę się, że wiesz, co chciałbym od ciebie czasem usłyszeć. Nie wolno mu teraz myśleć o Henryjecie. Zobaczy się z nią po południu. Teraz musi zrobić to, co do niego należy. Trzeba nacisnąć dzwonek i przyjąć ostatnią pacjentkę. Jeszcze jedna chorowita kobieta. 10% rzeczywistej choroby i 90% hipochondrii. A cóż, skoro jest gotowa słono zapłacić za swoją chorobę, niech się nią cieszy. Będzie jakąś przeciwwagą dla pani Crabtree i jej podobnych. Nadal siedział bez ruchu. Był zmęczony bardzo zmęczony miał wrażenie że zmęczenie towarzyszy mu od dawna jest coś czego pragnie całym sercem nagle w jego głowie pojawiła się myśl chcę do domu zdziwiło go to skąd wzięły się te słowa co znaczą dom nigdy nie miał domu jego rodzice byli anglikami ale urodzili się w Indiach Johna Cristoła wychowali krewni. Przekazywali go sobie z rąk do rąk jak sprzęt. Każde święta spędzał w innym domu. Pierwszym domem, który mógł nazwać własnym, był obecny na Harley Street. Czy gdy myślał o domu chodziło mu o ten budynek? Pokręcił głową. Wiedział, że nie. Obudziła się w nim ciekawość lekarza. Co mogło znaczyć zdanie, które niespodziewanie pojawiło się w jego umyśle? Chcę do domu. Musi być coś, jakiś obraz? przymknął oczy. Z pewnością coś się za tym musi kryć. Przed oczyma jego wyobraźni stanęło błękitne morze śródziemne, palmy, kaktusy i ananasy poczuł zapach rozgrzanego piasku i chłód wody na rozpalonej skórze. San Miguel. Był zaskoczony i lekko zaniepokojony. Od lat nie myślał o San Miguel. Nie chciał tam wracać. Ten etap życia należał do przeszłości. To było dwanaście, czternaście, piętnaście lat temu. Postąpił słusznie. Miał absolutną rację. Był w Weronice śmiertelnie zakochany, ale nie mieli szans na szczęśliwą wspólną przyszłość. Weronika pochłonęłaby go. Była skończoną egoistką i nawet się z tym nie kryła. Dostała w życiu prawie wszystko, czego pragnęła. Ale nie jego. Uciekł od niej. No można powiedzieć, że źle się z nią obszedł. Mówiąc wprost, porzucił ją. John chciał żyć po swojemu, a Weronika nigdy by mu na to nie pozwoliła. Ona chciała używać życia, mając Johna u boku jako miły dodatek. Była zdumiona, że nie zgodził się na wyjazd do Hollywood. — Jeśli koniecznie chcesz być lekarzem, możesz tam zrobić specjalizację. Uważam jednak, że to zbędne. Masz dość na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Do tego ja będę zarabiała furę pieniędzy — powiedziała niezadowolona. — Lubię swój zawód. Będę współpracował z Redleyem — odparł wzburzony z entuzjazmem typowym dla młodego zapaleńca — Nazwisko Redleja wymówił z głębokim podziwem. Z tym staruszkiem, wiecznie zażywającym tabakę? prychnęła Weronika. Ten zażywający tabakę staruszek, odparł ze złością John. Prowadził nadzwyczaj ważne badania nad chorobą prata. Kogo obchodzi choroba prata? przerwała mu Weronika. Kalifornia ma wspaniały klimat. Zwiedzanie świata jest bardzo przyjemne. Nie chciałabym jechać bez ciebie. Pragnę cię, John, jesteś mi potrzebny. Wówczas przedstawił Weronicę propozycję, którą ona uznała za zdumiewającą: żeby zrezygnowała z wyjazdu do Hollywood, wyszła za niego za mąż i osiadła w Londynie. Rozśmieszyło ją to. Bez wahania odparła, że pojedzie do Hollywood, że kocha Johna i że John musi z nią pojechać jako jej mąż. Była pewna swojej urody i władzy nad nim. Zrozumiał, że może zrobić tylko jedno. I zrobił to. Napisał w liście, że zrywa zaręczyny. Bardzo cierpiał, był jednak pewien, że postąpił mądrze. Wrócił do Londynu i podjął pracę u boku Ridleya. Rok później poślubił Gerdę. Pod każdym względem różną od Weroniki. Drzwi otworzyły się i weszła Beryl Collins, sekretarka Johna. Pani Forrester czeka. Wiem, odparł krótko. Sądziłam, że może pan zapomniał. Przeszła przez pokój do drugich drzwi. Kryształ, milcząc, śledził ją wzrokiem. Całkiem przeciętna dziewczyna, ale bardzo staranna pracownica. Zatrudniał ją już szósty rok. Nigdy nie popełniła błędu, niczym się nie ekscytowała, nie martwiła i nigdy się nie spieszyła. Miała czarne włosy, ziemistą cerę. I zdecydowaną brodę. Z za grubych szkieł jej oczy przyglądały się pracodawcy i reszcie świata z obojętną uwagą. Chciał takiej sekretarki, całkiem zwyczajnej i rzeczowej. Chociaż to nielogiczne, jednak czasem żałował swojego wyboru. W powieści Beryl byłaby oddana swojemu doktorowi sercem i duszą. Christoł wiedział jednak, że lody między nimi nigdy nie zostaną przełamane. Dziewczyna nie była skłonna do poświęcenia czy oddania. Widziała w Krysztowie ułomnego człowieka. Jego osobowość nie robiła na niej żadnego wrażenia. Pozostawała głucha na jego wdzięk. Czasem John miał nawet wątpliwości, czy Beryl go lubi. Kiedyś słyszał, jak mówiła o nim przez telefon do swojej koleżanki: Nie nie zauważyłam, żeby nagle zrobił się bardziej samolubny niż zwykle. Jest tylko bardziej niewrażliwy i niedelikatny. Wiedział, że mówiła o nim. Przez cały dzień nie dawało mu to spokoju. Denerwował go niezmienny entuzjazm Gerdy, ale i rzeczowa opinia Beryl wytrąciła go z równowagi. Mam wrażenie, pomyślał, że ostatnio wszystko mnie denerwuje. Coś jest nie w porządku. Przemęczenie? Być może. Nie, to tylko wymówka. Stale rosnące zniecierpliwienie, zmęczenie i nerwowość muszą mieć głębszą przyczynę. Dłużej nie wytrzymam, myślał. A coś musi się zmienić. Co się ze mną dzieje? Chciałbym uciec! Ledwo pomyślał o ucieczce, znów pojawiła się ta sama niezrozumiała tęsknota. Chcę do domu! Do diabła. Jego dom jest tutaj, na Harley Street 404. W poczekalni siedzi pani Forrester, męcząca kobieta. Ma dużo pieniędzy i dużo wolnego czasu, dzięki czemu może poświęcać swoim chorobom zbyt wiele uwagi. Ktoś kiedyś powiedział: Ci zamożni pacjenci, wyszukujący u siebie najróżniejsze choroby, muszą być bardzo męczący. Pewnie przyjemniej jest zajmować się biedakami którzy idą do lekarza tylko wówczas, gdy rzeczywiście coś im dolega. Uśmiechnął się pod nosem. To śmieszne, jak niektórzy idealizują biedaków przez wielkie B. Chętnie pokazałby im starą panią Pierstock, leczącą się w pięciu szpitalach jednocześnie, co tydzień wynoszącą od lekarzy po kilka butelek lekarstw płyn na kręgosłup, syrop na kaszel, środki przeczyszczające, lekarstwa na poprawienie trawienia. — Czternaście lat brałam to brązowe lekarstwo, doktorze, i pomagało mi. Ale w zeszłym tygodniu ten młody doktor przepisał mi białe lekarstwo. Jest do niczego. — Mam rację, prawda, doktorze? — Mówiłam, że biorę to brązowe lekarstwo od czternastu lat i muszę mieć parafinę w płynie i te brązowe tabletki. Miał wrażenie, że słyszy jękliwy głos staruszki. — Jest w doskonałej formie, zdrowa jak ryc. Nawet lekarstwa przyjmowane latami w niczym jej nie zaszkodziły. Pani Pierstock z Tottenham i pani Forster z Park Court niczym się od siebie nie różnią. Wystarczy słuchać, pisząc coś na drogim papierze albo na szpitalnej karcie w przypadku pani Pierstock. Boże. Jakie to wszystko męczące. Błękitne morze, delikatny zapach mimozy, gorący piasek. Piętnaście lat temu. To już skończona sprawa. Tak, dzięki Bogu skończył z tym. Miał dość odwagi, żeby zerwać. Odwagi? spytał złośliwie jakiś wewnętrzny głos. Nazywasz to odwagą? Zrobił to, co było konieczne. Nie było mu łatwo. Do diabła cierpiał jak potępieniec, ale zrobił to. Uwolnił się. Wrócił do domu i poślubił Gerdę. Ma całkiem zwyczajną sekretarkę i ożenił się ze zwyczajną kobietą. Przecież tego właśnie chciał. Miał dość piękności. Widział, co osoba taka jak Weronika potrafi zrobić ze swoją urodą. Widział, jaki miała wpływ na każdego mężczyznę, z którym się zetknęła. Po Weronice pragnął czegoś bezpiecznego. Szukał bezpieczeństwa, spokoju, oddania, wartości trwałych. Szukał gerdy. Chciał kobiety, która będzie patrzyła na świat jego oczami, z pokorą przyjmie jego decyzję i nigdy nie będzie myślała samodzielnie. Kto powiedział, że największą tragedią w życiu jest dostać to, czego się chciało? Ze złością nacisnął dzwonek. Trzeba się zająć panią Forester. Zajęło mu to piętnaście minut kolejne pieniądze zarobione bez wysiłku. Znów słuchał, zadawał pytania, podnosił na duchu, współczuł i udzielał swojej siły. Znów wypisał receptę na drogie lekarstwo. Kobieta, która wchodząc do gabinetu sprawiała wrażenie chorowitej i nerwowej, wyszła pewniejszym krokiem z zaróżowionymi policzkami i uczuciem, że życie jednak może jest coś warte. John Crystal rozsiadł się wygodnie w fotelu. Teraz jest wolny. Może pójść na górę, do Gerdy i dzieci. Przez dwa dni nie będzie musiał myśleć o chorobach i cierpieniach. Mimo to nie chciało mu się ruszyć. Znów ogarnęło go to dziwne zmęczenie. Rozdział czwarty. W jadalni, w mieszkaniu położonym nad gabinetem, siedziała Gerda Kristoff wpatrzona w jagnięcy udziec. Czy powinna odesłać pieczeń do kuchni, żeby nie wystygła, czy też raczej nie? Jeśli John zabawi w gabinecie dłużej, mięso wystygnie, a z sosu zrobi się galareta. Ach, to będzie okropne! Jednak ostatni pacjent już wyszedł i John powinien zaraz przyjść. Jeśli odeślę mięso. Trzeba będzie chwilę zaczekać, zanim je znów przyniosą. John jest ostatnio taki niecierpliwy. Powinnaś wiedzieć, że zaraz przyjdę. W jego głosie pojawi się nuta ukrywanego znużenia, którą Gerda tak dobrze zna i której tak bardzo się obawia. Mięso zbyt długo trzymane w piekarniku wyschnie. John nie znosi twardego mięsa. Z drugiej jednak strony nie lubi też zimnego jedzenia. A teraz mięso jest gorące i apetyczne. Jej myśli biegały tam i z powrotem. Była coraz bardziej nieszczęśliwa i zaniepokojona. Cały świat skurczył się do rozmiarów jednego jagnięcego uczca, stygnącego na półmisku. Siedzący po drugiej stronie stołu dwunastoletni Terence powiedział — — Sole boru palą się zielonym płomieniem, a sole sodu — żółtym. Gerda spojrzała nad stołem niewidzącym wzrokiem na kwadratową, piegowatą twarzyczkę. Nie miała pojęcia, o czym mówi syn. — Wiedziałaś o tym, mamo? — O czym, kochanie? — O solach. Gerda spojrzała na stół. — Tak, sól i pieprz stoją na swoim miejscu. — Całe szczęście. W zeszłym tygodniu Luis zapomniała o soli i to bardzo zirytowało Johna. Zawsze było coś. To jeden z testów chemicznych, powiedział Terence rozmarzonym głosem. To bardzo interesujące. Dziesięcioletnia Zina o ślicznej, bezmyślnej twarzyczce jęknęła. Chce mi się jeść, nie możemy zacząć? Za minutkę, kochanie. Musimy zaczekać na tatę. Moglibyśmy już zacząć, powiedział Terence. Tacie to nie będzie przeszkadzało. Wiesz, że on je bardzo szybko. Gerda pokręciła głową. — Pokroić pieczeń? — Nigdy nie pamiętała, od której strony należy wbić nóż. Prawdopodobnie Louise położyła go tam, gdzie należałoby zacząć, ale czasem się zapominała. A Johna złościło, kiedy mięso było ukrojone z niewłaściwej strony. — Ilekroć — myślała z rozpaczą Gerda — robię to sama, zawsze zaczynam od złej strony. — Ach! Sos już całkiem wystygł. Na wierzchu zrobiła się błonka, a John pewnie zaraz przyjdzie. Jej umysł pracował gorączkowo. Myśli biegały w kółko, jak zwierzęta w potrzasku. Tymczasem John Crystal siedział w fotelu w gabinecie, dłonią uderzał w stół i myślał o tym, że obiad pewnie już na niego czeka. Mimo to nie miał sił się podnieść. San Miguel, błękitne morze. Zapach mimozy, gorące słońce, piasek, rozpaczliwa miłość i cierpienie. Boże, tylko nie to myślał. Nigdy więcej skończyłem z tym. Nagle pożałował, że w ogóle znał Weronikę, że poślubił Gerdę, spotkał Henriettę. Pani Crabtree pomyślał, jest warta więcej niż one wszystkie. To popołudnie w zeszłym tygodniu było wyjątkowo ciężkie. Był zadowolony z jej reakcji. Wytrzymywała już pięć tysięcznych, gdy nagle objawy intoksykacji niepokojąco wzrosły, a reakcja DL była negatywna, chociaż powinna być pozytywna. Staruszka fioletowa na twarzy oddychała z trudem i przyglądała mu się złośliwie. Zrobiłeś ze mnie morską świnkę, co kochaniutki? Eksperymentujesz i tak dalej. Postawimy panią na nogi, odparł uśmiechając się do niej. Macie swoje sposoby, co? Odpowiedziała uśmiechem. Mnie to nie przeszkadza. Niech wam to wyjdzie na zdrowie. Niech doktor robi swoje. Komuś wreszcie się uda, co? Kiedy zrobiłam sobie pierwszą trwałą, byłam jeszcze dzieckiem. To było łatwe. Wyglądałam jak murzynka. Grzebienia nie dało się włożyć we włosy. Ale zabawę miałam przed nią. Może się doktor mną bawić. Ja to wytrzymam. Źle się czujemy, co? zbadał jej puls. Przekazał ciężko dyszącej staruszce trochę swojej życiowej siły. Ma doktor rację. Czuję się okropnie. Coś nie tak wyszło, prawda, doktorze? Niech się doktor nie martwi i nie traci nadziei. Ja jeszcze niejedno wytrzymam. Dzielna z pani kobieta Chciałbym, żeby wszyscy pacjenci byli tacy jak pani, powiedział z podziwem John Christow. Ja po prostu chcę wyzdrowieć. Mamusia przeżyła 88 lat, babcia miała 90, kiedy wykitowała, a pochodzę z długowiecznej rodziny. Odchodząc od jej łóżka, czuł się nieszczęśliwy. Miotały nim wątpliwości i niepewność. Taki był pewien, że wpadł na właściwy trop. Gdzie popełnił błąd? Jak zmniejszyć objawy intoksykacji i utrzymać właściwy poziom hormonów, jednocześnie neutralizując pankreatynę? Był zbyt pewny siebie. Sądził, że udało mu się pokonać wszystkie trudności. Tego dnia na schodach szpitala pod wezwaniem świętego Krzysztofa ogarnęło go nagle wielkie zmęczenie. Poczuł nienawiść. Do długiej, powolnej, męczącej pracy w klinice i pomyślał o Henricie, ale nie jak o osobie, lecz o jej urodzie, świeżości, zdrowiu, promiennej żywotności i o delikatnym zapachu pierwiosnków w jej włosach. Prosto ze szpitala pojechał do Henriety. Zadzwonił do domu, że wróci później, ponieważ otrzymał pilne wezwanie. Wszedł do pracowni, wziął Henriettę w ramiona i przytulił tak mocno, jak jeszcze nigdy. W jej oczach dostrzegł zdumienie. Uwolniła się z jego ramion i zaparzyła mu kawę. Krzątając się po pracowni, zarzuciła go pytaniami. Chciała wiedzieć, czy przyjechał prosto ze szpitala. Nie chciał rozmawiać o pracy. Chciał kochać się z Henriettą i zapomnieć o szpitalu, o pani Crabtree. Chorobie Ridgeway'a i o wszystkich swoich troskach. Odpowiadał jednak na jej pytania. Najpierw niechętnie, z czasem jednak coraz obszerniej. Po chwili zaczął spacerować od ściany do ściany, wyjaśniając wszystkie szczegóły. Tylko raz czy dwa przerwał, żeby jej coś wyjaśnić. Widzisz, trzeba wywołać reakcję. Tak, wiem. Reakcja DL musi być pozytywna, powiedziała szybko Henrietta. Rozumiem, mów dalej. Skąd wiesz o reakcji DL? Spytał zdenerwowany. Kupiłam książkę. Jaką książkę? Czyją? Pokazała ręką na niewielki stolik. John prychnął lekceważąco. Skobel? Do niczego. Od samego początku błędnie podszedł do zagadnienia. Słuchaj, skoro już chcesz czytać, nie. Chciałam tylko rozumieć terminy, których używasz, przerwała mu. Żebyś nie musiał sobie co chwila przerywać, żeby mi wszystko wyjaśnić. Mów dalej. Rozumiem. Dobrze powiedział bez przekonania. Ale pamiętaj, że Skobel nie ma racji. Wrócił do zasadniczego tematu i mówił przez dwie i pół godziny. Wspominał kolejne nawroty, rozważał rozmaite możliwości, budował jakieś teorie. Nie zwracał uwagi na Henriette. Ilekroć jednak się zawahał, jej błyskotliwa inteligencja pomagała mu w zrobieniu następnego kroku, jakby z góry wiedziała, gdzie pojawią się wątpliwości. Zainteresowanie tematem odżyło i John znów poczuł się silny. Miał rację. Jego teoria w zasadzie jest poprawna. A symptomy zatrucia można pokonać na wiele sposobów. Nagle poczuł śmiertelne zmęczenie. Wszystko było już jasne. Zabierze się do tego jutro z samego rana. Zadzwoni do Nila, każe mu połączyć oba sposoby i sprawdzić, jak to zadziała. Tak, trzeba tego spróbować. Nie, John się nie podda. Jestem zmęczony powiedział nieoczekiwanie. Boże, jestem strasznie zmęczony runął na łóżko i natychmiast zasnął. Kiedy się obudził, zobaczył nad sobą uśmiechniętą Henriettę. Przez okno wpadały pierwsze promienie słońca. Henrietta zaparzyła herbatę. John odpowiedział uśmiechem na jej uśmiech. Nie wyszło to tak, jak planowaliśmy powiedział. Czy to ważne? Nie. Jesteś bardzo miła, Henrietta. Jego wzrok powędrował ku półce z książkami. Skoro interesujesz się tymi sprawami, dostarczę ci lepszej lektury. Nie interesuję się tymi sprawami. Interesuję się tobą, John. Nie możesz czytać Scobella — wziął do ręki jego książkę. Ten człowiek jest szarlatanem. Henrietta zaśmiała się. John nie mógł zrozumieć, dlaczego krytyka Kobela wydała jej się zabawna. Od czasu do czasu uświadamiał sobie, że Henrietta potrafi się z niego śmiać, ale tego nie rozumiał. Niepokoiło go to. Nie był do tego przyzwyczajony. Gerda traktowała go śmiertelnie poważnie. Weronika nigdy nie myślała o nikim innym oprócz siebie. Tylko o Henrietta. Odrzucała czasem głowę w tył i spoglądała na niego spod pod półprzymkniętych powiek z czułym, nieco szyderczym uśmieszkiem, jakby chciała powiedzieć: Przyjrzyjmy się temu śmiesznemu człowiekowi imieniem John. Stańmy sobie z boczku i popatrzmy. Tak samo, myślał, mruży oczy, przyglądając się swojemu dziełu albo jakiemuś obrazowi. Patrzyła na niego, niech to diabli, obiektywnie. Nie chciał, żeby Henrietta była obiektywna. Chciał, żeby myślała tylko o nim i nie traciła energii na zajmowanie się innymi sprawami. A przecież właśnie to denerwuje cię w gerdzie, powiedział nagle jakiś wewnętrzny głos. Prawdę mówiąc, John jest niekonsekwentny. Sam nie wie, czego chce. Chce do domu. A co za absurdalne, dziwaczne zdanie. To nic nie znaczy. Tak, czy inaczej za godzinę wyjedzie z Londynu. Zapomni o chorych i o ich przykrym zapachu. Będzie wdychał woń płonącego drewna sosen i jesiennych liści. Kołysanie samochodu ukoi stargane nerwy. John lubił szybką jazdę. Niestety, przypomniało mu się nagle. Nie będzie aż tak przyjemnie, bo nadwrężył sobie nadgarstek i Gerda będzie musiała prowadzić samochód. A Gerda Niech ją Bóg ma w swojej opiece. Nie jest dobrym kierowcą. Ilekroć będzie zmieniała biegi, John mocno zaciśnie zęby. Ale nic nie powie, ponieważ doświadczenie nauczyło go, że każde jego słowo sprawia, że Gerda robi jeszcze gorsze błędy. Dziwne, że nikomu nie udało się nauczyć Gerdy zmieniania biegów. Nawet Henrietcie john powierzył żonę Henriette, sądząc że entuzjazm rzeźbiarki może okazać się skuteczniejszy od jego nerwowości Henrietta uwielbiała samochody mówiła o nich z taką miłością jak niektórzy o wiośnie albo o pierwszym śniegu jest śliczny prawda mroczy spokojnie jak kot bez wysiłku podjeżdża pod Bell Hill na trójce posłuchaj jak równo pracuje nie sądzisz przerywał jej zdenerwowany. Że wypadałoby poświęcić nieco uwagi mnie? Mogłabyś na chwilę zapomnieć o tym cholernym samochodzie? Wstydził się tych nagłych wybuchów gniewu. Zaskakiwały go nie bardziej niż innych. Wpadał w złość, nieoczekiwanie dla siebie samego. Podobnie było z jej pracą. Wiedział, że robi dobre rzeczy. Podziwiał je i nienawidził jednocześnie. Z tego powodu poważnie się kiedyś pokłócili. Pewnego dnia Gerda powiedziała: Henrytta prosiła, żeby mi jej pozowała. Co? Jego zdziwienie pewnie sprawiło żonie przykrość. Ciebie? Tak, jutro odwiedzę jej pracownię. Do czego możesz jej się przydać? Tak, nie był miły dla Gerdy. Na szczęście żona nie zdawała sobie z tego sprawy. John podejrzewał, że Henrietta robi to ze zwykłej uprzejmości. Możliwe, iż Gerda wspomniała przy niej, że chciałaby kiedyś pozować. Henrietta lubiła zaspokajać oczekiwania bliskich sobie ludzi. Dziesięć dni później Gerda z dumą pokazała mu niewielką rzeźbę w Gipsie. Ładna, jak wszystkie prace Henrietty, podobizna Gerdy była mocno wyidealizowana. Ale jej się to podobało. Moim zdaniem jest bardzo ładna. I to zrobiła Henrietta? To nic nie znaczy. Nie rozumiem, dlaczego to wyrzeźbiła. Nie przypomina to jej abstrakcyjnych prac, ale moim zdaniem jest udane. John nic nie odpowiedział. Nie chciał psuć gerdzie przyjemności, ale przy pierwszej okazji spytał Henriettę: Po co zrobiłaś gerdzie tę rzeźbę? To. Niegodne ciebie. Nigdy nie traciłaś czasu na takie słodkie drobiazgi. Moim zdaniem, powiedziała Henrietta z namysłem, to wcale nie jest złe. Wydawało mi się, że Gerda jest zadowolona. Jest zachwycona. Nic dziwnego. Gerda nie potrafi odróżnić kolorowego zdjęcia od prawdziwego dzieła sztuki. Moja rzeźba nie jest zła zwyczajne popiersie bezpretensjonalne i nieszkodliwe nigdy nie traciłeś czasu na takie rzeczy nagle zamilkł patrząc na drewnianą postać wysoką na półtora metra co to jest to dla international group drewno gruszy czciciel przyglądała mu się z uwagą john nie spuszczał z rzeźby wzroku Mięśnie jego szyi pęczniały coraz bardziej. Odwrócił się do niej z wściekłością. Więc po to potrzebowałaś gerdy. Jak śmiesz? No, byłam ciekawa, czy zauważysz. Czy zauważę? Oczywiście, że zauważyłem. Nie trzeba do tego geniusza. Dotknął palcem silnej, umięśnionej szyi. Henrietta pokiwała głową. Tak. Chciałam tej szyi i ramion, i tej pochylonej głowy, tej uległości. To cudowne. Cudowne? Nie pozwolę na to. Masz zostawić Gerdę w spokoju. Gerda nigdy się nie domyśli. Nikt się nie domyśli. Wierzę, że Gerda nie rozpoznałaby siebie. Nikt by jej nie poznał. To nie jest Gerda. To jest nikt. Ja ją poznałem. Ty to co innego, ty widzisz różne rzeczy. I w tym sęk. Nie pozwolę na to. Nigdy. Chyba się nie spodziewałaś, że się na to zgodzę. Nie zgodzisz się? Wątpisz w to? Zwykle jesteś bardzo wrażliwa, ale tego się nie domyśliłaś. Nie rozumiesz mnie, powiedziała Henrietta z namysłem. I chyba nigdy nie zrozumiesz. Nie wiesz, jak to jest. Kiedy się czegoś pragnie, szuka dzień po dniu, tej szyi, mocnych mięśni, pochylenia głowy. Szukałam ich i pragnęłam za każdym razem, kiedy patrzyłam na gerdę. Musiałam je wyrzeźbić. Jesteś bezwzględna. Pewnie masz rację. A przecież, kiedy ty czegoś pragniesz, po prostu bierzesz to sobie. Z nikim się nie liczysz, nie obchodzi cię gerda. Nie bądź głupi, John. Zrobiłam tamto po pierwsze specjalnie, żeby jej sprawić przyjemność. Nie jestem potworem. Właśnie, że jesteś. No, chyba sam nie wierzysz, że Gerda poznałaby w tym siebie. John obrzucił rzeźbę niechętnym spojrzeniem. Powoli się uspokajał. Dopiero teraz okazał zainteresowanie. Była to dziwna, uległa postać, oddająca cześć niewidzialnemu bóstwu. Twarz miała uniesioną, ślepą, pozbawioną myśli, pełną oddania. Silną i fanatyczną. To straszne, powiedział. Henrietta lekko zadrżała. Tak, przyznała. Jestem tego samego zdania. Na co ona patrzy? Spytał surowym głosem. Kto to może być tam przed nią? Nie wiem, ale myślę, że mogłaby patrzeć na ciebie, John. Rozdział piąty. W jadalni Mały Terens wygłosił właśnie kolejną uczoną opinię. Sole ołowiu lepiej się rozpuszczają w zimnej wodzie niż w ciepłej. Jeśli dodamy jodku potasu, otrzymamy żółty osad jodku ołowiu. Spojrzał na matkę wyczekująco, ale bez większej nadziei. Zdaniem Terensa rodzice są źródłem nieustannych rozczarowań. Wiedziałaś, mamo? Nie znam się na chemii, kochanie. Mogłabyś przeczytać jakąś książkę, powiedział Terence. Stwierdził prosty fakt, ale jego w głosie pobrzmiewał jakiś dziwny smutek. Gerda tego nie zauważyła. Całkowicie pogrążyła się w nieszczęściu. Od rana była w ponurym nastroju. Ledwie otworzyła oczy, przypomniała sobie, że nadszedł dzień wizyty u Enkatelów. Odwiedziny w The Hollow zawsze były dla niej koszmarem. Czuła się tam zagubiona i samotna. Najbardziej bała się Lucy Enkatel, która nigdy nie kończyła rozpoczętego zdania, nieustannie zmieniała temat rozmowy i ze wszystkich sił starała się być dla Gerdy miła. Inni nie byli wiele lepsi. Gerdę czekają dwa dni udręki. Będzie musiała je znieść ze względu na Johna. John przeciągając się po przebudzeniu powiedział z wyraźną przyjemnością. Cudownie. Jeszcze dzisiaj będziemy na wsi. Ten wyjazd dobrze ci zrobi. Gerda uśmiechnęła się i powiedziała z prawdziwym samozaparciem. Będzie cudownie. Potem rozejrzała się po sypialni, nieszczęśliwa. Tapeta w kremowe paski z czarnym wzorem nad szafą, machoniowa toaletka z odchylonym lustrem, radosny niebieski dywan, akwarele przedstawiające zielone jeziora. Aż do poniedziałku musi się pożegnać z tymi swojskimi, ukochanymi rzeczami jutro w obcej sypialni obudzi ją szelest wykrochmalonego fartuszka pokojówki, która przyniesie na maleńkiej tacy poranną herbatę i postawi ją koło łóżka. Potem odsłoni okno i zacznie układać ubrania Gerdy, którą zawsze wprawia to w zażenowanie. Będzie leżała nieszczęśliwa, zawstydzona. Pocieszając się w myślach, że czeka ją już tylko jeden taki poranek. Całkiem jak w szkole, gdzie zawsze liczyła dni. W szkole Gerda była nieszczęśliwa. Czuła się jeszcze bardziej zaniepokojona niż gdzie indziej. W domu było trochę lepiej, ale też niedobrze. Wszyscy byli szybsi i bystrzejsi od niej. Ich uwagi, szybkie, niecierpliwe, chociaż niezłośliwe, świszczały jej w uszach jak wicher. Pospiesz się, Gerda. Daj mi to, ty masz dwie lewe ręce. Tylko nie Gerda, jej zajmie to całe wieki. Gerda nigdy nic nie rozumie. Dlaczego nie potrafili zrozumieć, że przez te słowa staje się tym bardziej powolna i głupia? Z czasem robiła się gorsza i gorsza. Jej palce poruszały się coraz bardziej niezgrabnie, myślała coraz wolniej i częściej patrzyła na innych bezmyślnym, nieobecnym wzrokiem. Do czasu, aż znalazła ucieczkę. Przypadkiem odkryła, jak się bronić. Specjalnie poruszała się jeszcze wolniej, patrzyła na innych z przesadną bezmyślnością. Kiedy mówili zniecierpliwieni, ależ ty jesteś głupia, nawet tego nie potrafisz zrozumieć. Mogła, patrząc na nich bezmyślnie, cieszyć się w duchu swoją tajemnicą. Bo nie była aż taka głupia, za jaką ją mieli. Często tylko udawała, że nie rozumie. Specjalnie ociągała się z robotą i uśmiechała się pod nosem, kiedy czyjeś zniecierpliwione ręce zabierały jej w końcu to, co robiła. Zaczęła rozwijać w sobie przyjemne poczucie wyższości. Często w duchu śmiała się z nich. To zabawne, wiedzieć więcej niż się po niej spodziewają, umieć coś zrobić, ale przed nikim się z tym nie zdradzić. Odkryła, że postępując w ten sposób, wielu rzeczy nie musi robić sama, bo często ktoś ją wyręcza. To ułatwiało jej życie. Po pewnym czasie ludzie przyzwyczaili się do tego, że robią wszystko za nią, i Gerda nie musiała tego robić sama. Dzięki czemu nikt nie wiedział, że wielu rzeczy nie potrafi zrobić dobrze. I tak wracała do punktu wyjścia, ale przynajmniej nie czuła się gorsza. Gerda obawiała się jednak, że z enkatelami nie pójdzie tak łatwo. Enkatelowie są niezwykli. Jakże Gerda ich nienawidzi. Dla Johna to dobre. John lubi tam być. Zawsze wraca do domu wypoczęty, mniej nerwowy. Kochany John, pomyślała. John jest wspaniały. Wszyscy tak myślą. Jest doskonałym lekarzem, zawsze uprzejmym dla pacjentów. Zacharowuje się na śmierć. Mnóstwo czasu poświęca chorym przebywającym w szpitalu, chociaż zarobki z tego są marne. John jest bezinteresowny, szlachetny. Gerda od początku wiedziała, że John jest niezwykły i że odniesie sukces. Wybrał ją, chociaż mógłby poślubić kobietę o większej inteligencji. Nie przeszkadzało mu, że jest powolna, a raczej głupia i niezbyt piękna. Zajmę się tobą, powiedział zdecydowanie. Nie martw się, Gerda. Będę o ciebie dbał. To prawdziwy mężczyzna. Cudownie, że wybrał właśnie ją. Posłał jej ten swój ujmujący uśmiech, spojrzał na nią błagalnym wzrokiem i powiedział. Lubię stawiać na swoim Gerdo. Nie przeszkadzało jej to. Starała się być mu uległa we wszystkim. Nawet ostatnio, chociaż był jakiś Drażliwy, nerwowy i wiecznie niezadowolony. Nie wiedzieć czemu, nic, co Gerda robiła, nie podobało się Johnowi. Trudno go jednak o to winić. John jest bardzo zapracowany, oddany ludziom. Rety, pieczeń. Powinna ją odesłać. Johna ciągle nie ma. Dlaczego ona nigdy nie potrafi podjąć słusznej decyzji? Znów wpadła w czarną rozpacz. Pieczeń. Czekające ją okropne dwa dni u enkatelów. Poczuła nagły ból w skroniach. Dobry Boże, zaraz dostanie bólu głowy. A on bardzo nie lubi, kiedy boli ją głowa. Nigdy nie dał jej żadnych lekarstw, chociaż łatwo mógłby jej pomóc. Jest przecież lekarzem. Ale on mówił tylko Nie myśl o bólu, nie ma sensu truć się lekarstwami. Pójdź na spacer. Pieczeń. Patrząc na jagnięcy udziec, Gerda miała wrażenie, że w jej obolałej głowie to jedno słowo kołacze się i odbija głuchym echem: Pieczeń, pieczeń, pieczeń. Do oczu napłynęły jej łzy. Dlaczego? pomyślała. Zawsze wszystko robię źle. Siedzący po drugiej stronie stołu, Terence spojrzał na matkę, potem na pieczeń. Dlaczego? myślał. Nie możemy zacząć jeść. — Dorośli są głupi. Nie mają krzty rozumu. — Chcemy z Nicholsonem Minorem wyprodukować u niego w ogrodzie nitroglicerynę — powiedział ostrożnie. — On mieszka w Streatham. — Tak, kochanie? Cieszę się — powiedziała Gerda. — Jeszcze jest czas. Gdyby teraz zadzwoniła i kazała zabrać pieczeń... Terence spojrzał na matkę uważniej. Był zdziwiony. Miał wrażenie, że rodzice raczej nie powinni pozwalać dzieciom na zabawy z nitrogliceryną. Jednak świadomie. Wybrał moment, kiedy, jak się spodziewał, matka nie zwróci uwagi na jego słowa. Okazało się, że trafił w dziesiątkę. Gdyby popadł w tarapaty, to znaczy gdyby właściwości nitrogliceryny ujawniły się z nieoczekiwanie wielką siłą, będzie mógł powiedzieć urażony: Mówiłem o tym mamie. Mimo wszystko czuł się nieco zawiedziony. Nawet mama, myślał, powinna coś wiedzieć o nitroglicerynie. Westchnął. Poczuł się tak straszliwie samotny, jak tylko dziecko potrafi. Ojciec jest zbyt niecierpliwy, żeby wysłuchać, co Terence ma do powiedzenia, a matka zbyt nieuważna. Zina jest głupia. W książkach opisują mnóstwo ciekawych reakcji chemicznych, ale kogo to interesuje? Nikogo. Bum, Gerda podskoczyła. To drzwi w gabinecie Johna. Już słychać na schodach jego szybkie kroki. Boże, zawołał, usiadł na krześle i energicznie przeciągnął nożem po ostrzałce. Nienawidzę chorych ludzi. Ależ, John, powiedziała sprzyganą Gerda, nie mów takich rzeczy. Dzieci pomyślą, że rzeczywiście tak myślisz. Tak właśnie myślę opierał się John Crystal. — Nikt nie powinien chorować. E, — Tata tylko żartuje, powiedziała Gerda do Terensa. Terens przyglądał się ojcu z pozbawionym emocji zainteresowaniem. — Nie sądzę, stwierdził po chwili. — Gdybyś nienawidził chorych ludzi, nie byłbyś lekarzem, Gerda zaśmiała się cicho. Wręcz przeciwnie, sprzeciwił się John. — Żaden lekarz nie lubi choroby. Coś podobnego. A mięso jest całkiem zimne — Dlaczego nie pomyślałaś, żeby je trzymać w piekarniku? Sama nie wiem, kochanie. Myślałam, że za chwilę przyjdziesz. John Crystal nacisnął dzwonek. Dzwonił długo, z irytacją. Po chwili przyszła Louise. Zabierz to i powiedz kucharce, żeby podgrzała. Dobrze, proszę pana. Tylko ton jej głosu zdradzał, co sobie myśli o pani domu siedzącej przy stole i przyglądającej się biernie stygnącemu mięsu. Przepraszam, kochanie tłumaczyła się Gerda ale najpierw myślałam, że zaraz przyjdziesz, a potem, że jeśli odeślę mięso daj spokój przerwał jej zniecierpliwiony John. Czy to ważne? Robisz zigły widły. Samochód już jest? spytał po chwili. Yy, chyba tak. Coli zamówił go na dzisiaj. W takim razie wyjeżdżamy zaraz po obiedzie. Przez Albert Bridge myślał, potem przez Clapham Common... Skrótem koło Crystal Palace, Croydon, Parleyway, tam skręcą w prawo, żeby nie jechać główną drogą, podjadą po Medley Hill, wjadą na Haverston Ridge i dalej przez Comerton i Shovel Down. Złocisto-czerwone drzewa, pola, łagodny zapach jesieni. Potem zjadą z góry. Lucy i Henrietta. Henrietta. Nie widział Henriety od czterech dni. Ostatnim razem był na nią zły. Dostrzegł w jej oczach ten wyraz nie zabłąkany, nie oddalony. Nie potrafił tego opisać, tylko taki, jakby coś widziała. Coś, co, i to jest w tym wszystkim najgorsze, nie ma nic wspólnego z Johnem kristołem Wiem, że jest rzeźbiarką, mówił sobie. Wiem, że jest dobra w tym, co robi. Ale do diabła, dlaczego nie potrafi czasem zapomnieć o swojej pracy i myśleć tylko o mnie? Był niesprawiedliwy. Wiedział, że tak jest. Henrietta rzadko mówiła o swojej pracy. Nie była tak nawiedzona, jak większość artystów, których znał. Z rzadka tylko jej fascynacja jakąś wewnętrzną wizją sprawiała, że nie mogła poświęcić mu całej swojej uwagi. Jednak za każdym razem doprowadzało go to do wściekłości. Kiedyś spytał ją bardzo nieprzyjemnym głosem: Czy zrezygnowałabyś z tego wszystkiego, gdybym tego od ciebie zażądał? Z wszystkiego? Zdziwiła się. No chodzi mi o to. Pokazał ręką na pracownię. W tej samej chwili pomyślał sobie głupcze, dlaczego o to pytasz? I dalej. Niech powie oczywiście. Niech skłamie. Ach, żeby tylko powiedziała, że zrezygnuje. Nieważne, że wcale tak nie myśli, ale niech to powie. Chcę mieć spokój. Henrietta jednak milczała. Spojrzenie miała rozmarzone, nieobecne. Po chwili skrzywiła się. Chyba. Tak, odparła po namyśle, gdyby to było konieczne. Konieczne? Co masz na myśli? Sama nie wiem, John. Konieczne jak amputacja w niektórych chorobach. Trudno to porównywać do operacji chirurgicznej. Jesteś zły, co chciałeś usłyszeć? Dobrze wiesz co? Wystarczyłoby jedno słowo tak. Dlaczego go nie powiedziałaś? Opowiadasz ludziom różne rzeczy, żeby im sprawić przyjemność, i wcale się nie zastanawiasz, czy to prawda, czy nie. Dlaczego mnie traktujesz inaczej? Na miłość Boską, dlaczego? Henrietta nadal była zamyślona. Nie wiem, powiedziała powoli. Naprawdę nie wiem. Po prostu inaczej nie mogę. Nie potrafię. John zaczął chodzić tam i z powrotem. Po chwili powiedział: Zwariuję przez Ciebie. Nie mam na ciebie żadnego wpływu. Dlaczego chciałbyś mieć na mnie wpływ? Nie wiem, ale chcę. Usiadł ciężko na krześle. Chcę być na pierwszym miejscu. Nie jesteś na pierwszym miejscu, John. Nie. Gdybym umarł, natychmiast, z twarzą zalaną łzami, zaczęłabyś rzeźbić kobietę w czerni albo jakąś inną personifikację żałoby. Możliwe, że masz rację. To straszne. Usiadła naprzeciw niego, lękliwie patrząc mu w oczy. Pudding był przypalony. Krystoł uniósł brwi. Gerda natychmiast zaczęła się tłumaczyć. Przepraszam, kochanie, nie mam pojęcia, jak to się stało. To moja wina. Zgarnij dla mnie wierzchnią warstwę, a sam nałóż sobie ze spodu. Pudding był przypalony dlatego, że on, John Crystoł, siedział w gabinecie piętnaście minut dłużej niż powinien. Oddając się myślom o Henriette, pani Crabtree i wsłuchując się w bezsensowne, sentymentalne wspomnienia San Miguel. To jego wina. Jakie to głupie, że Gerda obwinia siebie i chce zjeść najbardziej przypaloną część. Dlaczego? Zawsze robi z siebie męczennicę. Dlaczego Trans przygląda mu się z takim zainteresowaniem? Dlaczego Zina zawsze musi pociągać nosem? Dlaczego oni wszyscy działają mu na nerwy? Nie możesz wydmuchać nosa! Wyładował swój gniew na Zinie. Obawiam się, kochanie, że jest troszkę przeziębiona. Nic podobnego! Według ciebie dzieci zawsze są przeziębione. Nic jej nie jest. Gerda westchnęła. Nie mogła zrozumieć, dlaczego lekarz całymi dniami leczący innych w stosunku do rodziny okazuje się tak bezduszny. Każda wzmianka o chorobie najbliższych wywoływała z jego strony złośliwe docinki. Przed obiadem kichnęłam osiemnaście razy, powiedziała Zena z dumą. Z przegrzania. Wcale nie jest gorąco, powiedział Terence. Termometr w przedpokoju wskazuje piętnaście stopni. John wstał. Skończone? To dobrze. Możemy jechać. Jesteś gotowa? Jedną chwileczkę. Muszę spakować kilka rzeczy. Miałaś dość czasu przed obiadem. A co robiłaś do południa? Zagniewany wyszedł z jadalni. Gerda szybko poszła do sypialni. Bardzo chciała się pospieszyć, ale robiła wszystko wolniej niż zwykle. Dlaczego nie jest gotowa? John wcześniej spakował swoją walizkę i rano wystawił ją do przedpokoju. Dlaczego? Zena pobiegła do ojca. W ręce trzymała brudne karty do gry. Mogę ci powróżyć, tato? Umiem to robić. Wróżyłam już mamie, Terensowi, Louis, Jane i kucharce. Dobrze. Ciekawe. Jak długo będzie musiał czekać na gardę? Chciał jak najszybciej zostawić ten straszny dom, okropną ulicę i miasto pełne chorych, kichających, słabych ludzi. Chciał pójść do lasu, poczuć pod nogami mokre liście. Porozmawiać z eteryczną Lucy Encatel, zachowującą się tak, jakby nie była istotą cielesną. Tutaj w środku jesteś ty, Tato. To król Kier. Osoba, której przepowiadamy przyszłość, zawsze jest królem Kier. Innych układam kartą do dołu. Dwie na lewo od ciebie i dwie na prawo. Jedna nad twoją głową. Ta karta ma nad tobą władzę. I jedną poniżej ciebie. Ty nad tą masz władzę. A ta cię przykryje. A teraz... Zina głośno wciągnęła powietrze. Odwrócimy je. Na prawo od ciebie jest królowa Karo. Jest ci bliska. To Henrietta pomyślał. Powaga, z jaką Zina traktowała tę zabawę, rozśmieszyła go. Obok jest Walet Trefl. No to jakiś spokojny, młody mężczyzna. Na lewo od ciebie jest ósemka Pik. — To ukryty wróg. Masz wrogów, tato? — Nie sądzę. — Dalej jest królowa Pik. To jakaś starsza kobieta. — Lady Enkatel — powiedział. — Ta, która jest nad twoją głową i ma nad tobą władzę, to królowa Kier. — Weronika — pomyślał. — Weronika? Chyba zwariowałem. — Weronika nic dla mnie nie znaczy — a ta, która leży pod tobą i ty masz nad nią władzę, to królowa Trefl. Do pokoju weszła Gerda. — Jestem gotowa. — Zaczekaj, mamo. Przepowiadam tacie przyszłość. Ostatnia karta, tato. I najważniejsza, ta, która cię przykryła. Zina wzięła kartę z paluszkami i odwróciła ją. Gwałtownie wciągnęła powietrze. — To pik. Zwykle oznacza śmierć, ale... — Twoja mama, — powiedział John, — przejedzie dzisiaj kogoś, zanim zdążymy wyjechać z Londynu. — Chodź, Gerdo. — Do widzenia, dzieci. Bądźcie grzeczne. Rozdział szósty W sobotę rano Midgey Harcastle zeszła na dół dopiero przed 11. Śniadanie zjadła w łóżku. Potem czytała książkę, zdrzemnęła się chwilkę. Potem wstała. Przyjemnie było poleniuchować. Była zmęczona. Madame Alfridge, u której pracowała, działała jej na nerwy. Midzi wyszła przed dom. Świeciło blade jesienne słońce. Na ławce siedział sir Henry Enkettle i czytał timesa. Podniósł spojrzenie z nad gazety i uśmiechnął się. Lubił Midzi. Dzień dobry, moja droga. Bardzo się spóźniłam? Jeszcze nie jedliśmy obiadu, odparł z uśmiechem. Miedzi usiadła obok niego i powiedziała z westchnieniem — Jak tu przyjemnie. — Wyglądasz na przemęczoną. — Nic mi nie jest. Ale przyjemnie jest znaleźć się z dala od tych wszystkich grubych bab starających się wcisnąć w ubrania o kilka numerów za małe. — To musi być straszne. Sir Henry spojrzał na zegarek i dodał — Edward przyjeżdża o dwunastej piętnaście. — Tak? Długo go nie widziałam, powiedziała z wahaniem Midzi. Nic się nie zmienił. Rzadko opuszcza Ainswick. Ainswick pomyślała Midzi. Ainswick poczuła gwałtowny skurcz serca. Cudowne chwile spędzone w Ainswick. Miesiącami liczyła dni do wyjazdu do Ainswick. Zawsze przed zaśnięciem myślała o wakacjach. Aż wreszcie nadchodził ten dzień. Maleńka stacyjka wśród pól, na której wielki ekspres z londynu zatrzymywał się tylko wtedy, gdy pasażer uprzedził konduktora, że chce tam wysiąść. Przed stacją czekał na nią Daimler. Krótka jazda, gwałtowny skręt, brama, las i nagle pojawiał się dom. Wielki, biały, gościnny. Stary wuj Goffrey w tweedowym płaszczu. Cieszcie się życiem, dzieci. Cieszyli się. Henrietta przyjeżdżała z Irlandii, Edward z Eton, a Midzi z ponurego, przemysłowego miasta na północy. W Ainswick czuła się jak w raju. Najważniejszy był jednak Edward. Wysoki, łagodny, nieśmiały i uprzejmy. Nie zwracał na nią uwagi, ponieważ był zaprzątnięty Henriettą. Edward był zawsze tak powściągliwy i obcy w tym miejscu, że dziwiła się bardzo, gdy kiedyś Trimlet, najstarszy ogrodnik, powiedział: Pewnego dnia to wszystko stanie się własnością panicza Edwarda. Dlaczego Trimlet? Przecież on nie jest synem wuja Gofreja, Ale jest dziedzicem, panienko. Panienka Lucy jest jedynym dzieckiem pana Goffreya, ale nie może dziedziczyć, ponieważ jest kobietą. Sir Henry, którego poślubiła, jest dalekim kuzynem. Pan Edward jest najbliższym krewnym. Teraz Edward mieszka w Enswig. Jest sam i rzadko opuszcza dom. Midzi zastanawiała się czasem, czy Lucy ma o to żal. Lucy sprawiała jednak takie wrażenie, jakby nigdy o nic nie miała żalu. A przecież Enswig było jej domem, a Edward tylko krewnym, młodszym od niej o dwadzieścia lat. Jej ojciec, stary Goffrey Ancatel był wielkim dziwakiem. Był też bardzo bogaty, prawie wszystkie pieniądze odziedziczyła Lucy. Edward był więc raczej biedny, chociaż tego co miał wystarczało mu na utrzymanie posiadłości. Zresztą Edward nie lubił zbytku. Przez pewien czas pracował w służbie dyplomatycznej, kiedy jednak odziedziczył Einswick, zrezygnował z pracy i zamieszkał w posiadłości. Dużo czytał, kolekcjonował pierwsze wydania ciekawych książek, a czasem pisywał ironiczne artykuły do mało znanych czasopism. Trzy razy prosił o rękę swoją daleką krewnę Henrietta Savernake. Midzi myślała o tym wszystkim, siedząc w słońcu. Sama nie wiedziała, czy się cieszyć, że zobaczy Edwarda, czy też nie. Nie można powiedzieć, że już jej przeszło. Uczucie do takiego mężczyzny jak Edward nigdy nie przechodzi. Od dziecka kochała Edwarda. Co sądzisz o Lucy? wyrwał ją z zamyślenia głos sir Henry'ego. Y, wygląda bardzo dobrze. Wcale się nie zmieniła uśmiechnęła się Midzi. Jest jeszcze bardziej sobą. Tak, sir Henry zaciągnął się fajką. Wiesz, Midzi, czasem się o nią martwię dodał po chwili martwisz się? midzi była zdziwiona. Dlaczego? Sir Henry pokręcił głową. Lucy nie wie, że są rzeczy, których nie może zrobić. Midzi patrzyła na niego z powagą. Zawsze wszystko się jej udaje mówił dalej. Dawniej lekce sobie ważyła tradycje panujące w siedzibie rządu. Podczas przyjęć nie przestrzegała zasad pierwszeństwa, a to jest niewybaczalne przestępstwo. Przy stole sadzała obok siebie najzagorzalszych wrogów, co powinno doprowadzić do wielkich kłótni, wybuchów wrogości, ściągnąć na brytyjskie władze niesławę. No ale nie, jej uszło to na sucho. Ma swoje sposoby. Uśmieszki, przepraszające, ale wyzbyte poczucia winy spojrzenia. Nawet służba. Sprawia im niemało kłopotów, a mimo to uwielbiają ją. Rozumiem, powiedziała Midzi w zamyśleniu. Są rzeczy, których nie wybaczono by nikomu, ale w przypadku Lucy traktowane są jak coś naturalnego. Ciekawe dlaczego. Co ona w sobie ma? Jakiś urok? Magnetyzm? Sir Henry wzruszył ramionami. Od dziecka taka była. Czasem się jednak boję, żeby nie posunęła się za daleko. Ona nie zdaje sobie sprawy z tego, że wszystko ma swoje granice. Mam wrażenie, powiedział rozbawiony, że gdyby Lucy zabiła człowieka, uszłoby jej to na sucho. Henrietta wyprowadziła samochód z garażu zajmującego budynki dawnych Stajen i odbyła pełną technicznych terminów rozmowę z Albertem, który dbał o jej samochód. Przyjemnej drogi! Powiedział na pożegnanie Albert. Henrietta uśmiechnęła się. Jechała wzdłuż garaży, smakując przyjemność, jaką odczuwała zawsze ilekroć była sama w swoim samochodzie. Najbardziej lubiła jeździć samotnie. Wtedy mogła całkowicie oddać się przyjemności prowadzenia. Imponowała jej zwinność, z jaką poruszała się w miejskim ruchu. Lubiła wyszukiwać skróty i mało znane drogi wyjazdowe z Londynu. Także po mieście jeździła sobie tylko znanymi trasami. Zdecydowała się pojechać nowo odkrytą drogą na południowy wschód. Teraz kręciła wśród gmatwaniny podmiejskich uliczek. Do Shovel Down dojechała kwadrans po dwunastej. Bardzo lubiła rozciągający się stąd widok. Zatrzymała się w miejscu, gdzie droga zaczęła opadać w dół. Ze wszystkich stron otaczały ją drzewa, których złociste liście zaczynały już brązowieć. Świat, rozświetlony ciepłymi promieniami słońca, wydał jej się piękny i silny. Uwielbiam jesień, pomyślała Henrietta. Jest znacznie bogatsza od wiosny. Nagle poczuła się bezgranicznie szczęśliwa. Świat jest piękny i dostarcza wielu miłych wrażeń. Już nigdy nie będę tak szczęśliwa, jak w tej chwili pomyślała. Stała tam, patrząc na złocisty świat rozmywający się w dali, lekko zamglony, ale piękny. Potem zjechała stromą drogą w dół do The Hollow. Midzi siedziała na niskim murku otaczającym taras. Pomachała ręką nadjeżdżającej Henricie. Henrietta ucieszyła się, lubiła Midzi. Z domu wyszła Lilian Catelli i powiedziała: No, wreszcie jesteś, Henrietto. Zaprowadź samochód do stajni, nasyp mu przechodź na obiad. Bardzo mądre słowa, stwierdziła Henrietta, okrążając dom. Midzi towarzyszyła jej, stojąc na stopniu samochodu. Zawsze byłam dumna z tego, że nie odziedziczyłam po moich irlandzkich przodkach nic z ich fanatycznej miłości do koni. Ktoś, kto wychował się wśród ludzi rozmawiających tylko o klaczach i ogierach, ma prawo być dumny, że nie okazuje tym zwierzętom najmniejszego zainteresowania. A tu masz Babo, placek. Lucy uświadomiła mi, że traktuje swój samochód całkiem jak konia. <laughs> Niestety ma rację. Wiem, przyznała Jim. Lucy bywa niedelikatna. Powiedziała mi dzisiaj, że będąc u niej w domu mogę być tak niegrzeczna, jak tylko chcę. Henrietta zastanawiała się chwilę, potem pokiwała głową. Oczywiście, powiedziała. Sklep. Tak. Kiedy człowiek spędza całe dnie w okropnym sklepiku, uprzejmie obsługując nawet najbardziej niegrzeczne kobiety, zwracając się do nich z pełnym szacunkiem, pomagając im wkładać sukienki, uśmiechając się i bez słowa sprzeciwu znosząc ich impertynencje, rzeczywiście ma ochotę przeklinać. Wiesz, zawsze mnie dziwiło, że ludzie uznają za upokarzające bycie na służbie, a dla pracy w sklepie mają szacunek. Moje klientki. Są wobec mnie dużo bardziej aroganckie i wyniosłe niż gospodarze tego domu wobec Gideona czy Simons. To straszne. Żałuję, że jesteś taka dumna i koniecznie chcesz sama zarabiać na życie. Lucy jest cudowna. Przez cały czas pobytu u niej będę dla wszystkich upojnie niegrzeczna. Kto przyjechał? spytała Henrietta wysiadając z samochodu. Spodziewamy się krysztołów, powiedziała Midzi i zrobiła krótką przerwę. — Edward już przyjechał — dodała. — Edward? — cieszę się. Strasznie dawno się z nim nie widziałam. E, — To wszyscy? — Jest jeszcze David Enkattel. Zdaniem Lucy bardzo się tu przydasz. Masz coś zrobić, żeby David przestał obgryzać paznokcie. — A ta rola do mnie nie pasuje — stwierdziła Henrietta. — Nie lubię się wtrącać w nieswoje sprawy i nie zamierzam zmieniać niczyich nawyków. — Co właściwie — powiedziała Lucy — Naprawdę mówiła o tych paznokciach i jeszcze że David ma jabłko Adama. No chyba nie oczekuje, że z tym także coś zrobię, spytała zaniepokojona Henrietta. Nie, masz być miła dla Gerdy. Na miejscu Gerdy znienawidziłabym Lucy. Jutro przyjdzie na obiad jakiś człowiek zajmujący się tajemniczymi przestępstwami. No chyba nie będziemy się bawić w poszukiwanie przestępcy. Raczej nie. On jest sąsiadem Enkartelów. Idzie Edward, dodała po chwili Midzi nieco zmienionym głosem. Kochany Edward, pomyślała Henrietta. Edward Enkarpel był bardzo wysoki i szczupły. Zbliżał się do rozmawiających kobiet, uśmiechnięty od ucha do ucha. Witaj, Henrieto. Nie widziałem cię już ponad rok. Witaj, Edwardzie. Edward jest bardzo miły. Jak zwykle uśmiecha się łagodnie. W kącikach oczu ma drobne zmarszczki i ma takie delikatne kości. Najbardziej podobają mi się w nim te kości, pomyślała Henrietta. Nagły przypływ ciepłych uczuć w stosunku do Edwarda zaskoczył ją. Zapomniała, że tak bardzo go lubi. Po obiedzie Edward powiedział: Pójdziesz ze mną na spacer, Henrietto? Edward. Lubił spokojne przechadzki. Poszli w górę krętą ścieżką, wspinającą się wśród drzew na zbocze za domem. Raz w Ainswick wygląda podobnie myślała Henrietta. Ainswick. Przeżyli tam wiele radosnych chwil. Zaczęła rozmawiać z Edwardem o Ainswick. Stare wspomnienia odżyły. Pamiętasz naszą wiewiórkę? Tę ze złamaną łapką. Trzymaliśmy ją w klatce, póki nie wydobrzała. Oczywiście, że pamiętam. Miała jakieś dziwaczne imię. Nie mogę sobie przypomnieć. Cholmondeley Major Banks. A właśnie. Roześmieli się jednocześnie. Stara pani Bondy, gospodyni, stale powtarzała, że wiewiórka wdrapie się do góry po kominie i ucieknie. A my się na nią złościliśmy. I rzeczywiście, wiewiórka uciekła. Udało się jej. — Powiedziała Henrietta, poważniejąc. — To gospodynina, mówiła wiewiórkę do ucieczki. — Czy wszystko pozostało takie samo, czy coś się zmieniło? Lubię sobie wyobrażać, że Enswick nadal jest takie, jak w moich wspomnieniach. — Może byś tam przyjechała, Henrietto? Dawno nie odwiedzałaś Enswick. — Wiem. Zaczęła się zastanawiać, dlaczego tak długo tam nie wraca. Człowiek jest taki zajęty, zaabsorbowany, związany z tyloma osobami. Wiesz, że zawsze będziesz mile widziana. Jesteś bardzo uprzejmy, Edwardzie. Kochany Edward, pomyślała. Ma takie piękne kości. Cieszę się, że lubisz Enswick, Henrieto. Enswyk to najpiękniejsze miejsce na świecie, powiedziała rozmarzona Henrietta. Długonoga dziewczynka z wiechą niedokładnie rozczesanych włosów. Szczęśliwa dziewczynka, nie mająca pojęcia o tym, co życie z nią zrobi. Dziewczynka kochająca drzewa. Była taka szczęśliwa, ale wówczas nie miała o tym zielonego pojęcia. Chciałabym tam wrócić, pomyślała. Czy Idrasil nadal stoi? Spytała. Powalił go piorun. — O nie! — zmartwiła się. — To ona nazwała wielki, stary dąb Idrasilem. Skoro bogowie zniszczyli Idrasila, to znaczy, że nic na świecie nie jest bezpieczne. Nie ma po co tam jechać. — Pamiętasz swój specjalny znak? — Znak Idrasila? — No śmieszne drzewko, niepodobne do żadnego prawdziwego drzewa, które stale rysowałam? — Nadal mam ten zwyczaj. Rysuję je na kartkach, w książce telefonicznej, na zapisie brydżowym. Wszędzie. Daj mi pióro. Edward podał jej pióro i notatnik. Śmiejąc się, Henrietta narysowała dziwne drzewo. — Tak — powiedziała — to jest Idrasil. Rysunek przypominał nieco palmę, tyle że pień był straszliwie gruby, a liście proporcjonalnie... Za małe, ale za to chyba za szerokie. W sumie rysunek przypominał nieco dziwny kwiat. Byli już blisko szczytu. Henrietta usiadła na pniu zwalonego drzewa. Edward obok niej. Henrietta patrzyła na las. Tutaj jest prawie tak jak węsłyk, tak jakby Enswick w miniaturze. Czasem się zastanawiam, Edwardzie. Nie sądzisz, że właśnie dlatego Lucy wybrała to miejsce? Możliwe. Nigdy nie wiadomo, powiedziała powoli Henrietta, co myśli Lucy? A co ty porabiałeś od czasu naszego ostatniego spotkania? Nic, Henrietto. Zdaje się, że prowadzisz bardzo spokojne życie. Nigdy nie byłem zbyt aktywny. Spojrzała na niego ukradkiem. Coś w tonie jego głosu ją zaniepokoiło. Edward zauważył jej spojrzenie i uśmiechnął się lekko. Henrietta znów poczuła przypływ serdecznych uczuć. Możliwe, powiedziała, że masz rację. Rację? Nic nie robiąc. Dziwne, że ty to mówisz, powiedział Edward. Odniosłaś przecież sukces. Tak sądzisz? To zabawne. Oczywiście, że odniosłaś sukces. Jesteś artystką, musisz być z siebie dumna. Wiem, przytaknęła Henrietta. Ludzie często mi to mówią. Nie rozumieją, nic nie rozumieją. Ty mnie rozumiesz, Edwardzie. Rzeźbiarstwo to nie jest coś, do czego się człowiek bierze i w czym odnosi sukces. To coś, co cię dopada, dręczy, prześladuje, tak że wcześniej czy później musisz coś z tym zrobić. Potem na jakiś czas ma się spokój, dopóki wszystko nie zacznie się od nowa. Chciałabyś prowadzić spokojne życie, Henrietto? Czasami myślę, że niczego nie pragnę bardziej. Węswick mogłabyś żyć w spokoju. Myślę, że mogłabyś być szczęśliwa. Nawet. Nawet gdyby to wymagało pogodzenia się z moją obecnością. Co ty na to, Henrietto? Przyjedziesz do Einswick, Uczynisz je swoim domem? Einswig czeka na ciebie. Henrietta powoli odwróciła głowę. Żałuję, że tak bardzo cię lubię, Edwardzie, powiedziała prawie szeptem. Jest mi naprawdę trudno znów ci odmawiać. A więc odmawiasz? Przykro mi. Już wcześniej mi odmawiałaś. Myślałem jednak, że tym razem będzie inaczej. Wydawałaś mi się taka szczęśliwa. Chyba nie zaprzeczysz. Byłam bardzo szczęśliwa. Wyglądasz młodziej niż dzisiaj rano. Wiem. Byliśmy szczęśliwi, rozmawiając o Enswick, myśląc o nim. Nie rozumiesz tego, Henrietto. To ty nie rozumiesz. Edwardzie, rozmawiając o tym, żyliśmy przeszłością. Nie ma w tym nic złego. Nie można cofnąć czasu. To się nikomu nie udało. Edward milczał chwilę. Potem powiedział spokojnym, przyjemnym, pozbawionym emocji głosem: Chodzi o to, że nie wyjdziesz za mnie ze względu na Johna Kristoła. Henrietta nie odpowiedziała. O to chodzi, prawda? Dopytywał się Edward. Gdyby na świecie nie było Johna Christoła, wyszłabyś za mnie. Nie potrafię sobie wyobrazić świata bez Johna Christoła, odparła oschle Henrietta. Musisz to zrozumieć. A skoro tak, dlaczego on nie weźmie rozwodu i nie ożeni się z tobą? John nie chce rozwodu. Ja też nie jestem wcale pewna, czy wyszłabym za Johna, gdyby on odszedł od żony. Nie jest tak, jak sądzisz. John crystal. Za dużo jest takich na świecie powiedział z namysłem Edward. Jesteś w błędzie. Niewielu jest takich jak John. To dobrze. Takie jest moje zdanie powiedział i wstał. Chodźmy już. Rozdział siódmy. Wsiedli do samochodu. Kiedy Luis zamknęła drzwi domu, Gerda poczuła się jak zesłaniec. Drzwi zamknięto. Nie wróci do domu. Zaczęły się te straszne dni. Przed wyjazdem powinna jeszcze zrobić kilka rzeczy. Chyba nie zapomniała zakręcić kranu w łazience. Informacja dla pralni. Gdzie ją położyła? Czy mademoiselle poradzi sobie z dziećmi? Mademoiselle jest taka. Na przykład, czy trans będzie robił to, co każe mademoiselle? A francuskie guwernantki nie potrafią zdobyć sobie posłuchu. Pogrążona w rozpaczy Gerda usiadła za kierownicą i nerwowo wcisnęła rozrusznik. Próbowała kilka razy. Samochód łatwiej zapali, jeśli przekręcisz kluczyk, Gerdo, powiedział John. Rety, Ale ależ jestem głupia. Rzuciła mężowi krótkie, niespokojne spojrzenie. Jeśli John zdenerwuje się na nią już na początku, z ulgą stwierdziła, że John się uśmiecha, to dlatego, stwierdziła Gerda w nagłym przebłysku inteligencji, że cieszy się z wizyty u Łękatelów. Biedny John tak ciężko pracuje. Jest całkowicie wyzbyty samolubstwa. W pełni oddany dobru drugiego człowieka. Nic dziwnego, że cieszy się na te dni wolne od pracy. Gerda przypomniała sobie rozmowę przy obiedzie i raptownie zdjęła nogę ze sprzęgła. Samochód szarpnął i nagle ruszył. — Nie powinieneś żartować, że nienawidzisz chorych ludzi. Cudownie, że potrafisz spojrzeć na to, co robisz z dystansem. — Ja to rozumiem, ale dzieci nie. Szczególnie Terence. Przyjmuje wszystko bardzo dosłownie. — Czasem — powiedział John Crystal — Terence potrafi zachować się jak człowiek. W przeciwieństwie do Ziny. Do jakiego wieku dziewczęta są tak afektowane? Gerda roześmiała się. Wiedziała, że John sobie z niej żartuje. Wróciła jednak do poprzedniego tematu. Potrafiła być bardzo konsekwentna. Uważam, że dzieci powinny rozumieć, jakich wyrzeczeń i oddania wymaga zawód lekarza. Boże, westchnął John Christou. Gerda nie zwróciła na to uwagi. Na skrzyżowaniu, do którego się zbliżali, od dłuższego czasu paliło się zielone światło. Była prawie pewna, że się zmieni, zanim tam dojadą. Zaczęła zwalniać, ale światło nadal było zielone. John Crystal zapomniał, że przysiągł sobie nie komentować poczynanie żony za kierownicą i spytał. — Dlaczego stajesz? — Myślałam, że światło się zmieni. Nacisnęła na gaz, samochód lekko przyspieszył, ale nagle zgasł silnik. Światła się zmieniły. Samochody jadące poprzeczną ulicą zaczęły trąbić. Jesteś najgorszym kierowcą na świecie, powiedział John. Ton jego głosu był jednak przyjazny. Światła zawsze mnie denerwują. Nigdy nie wiadomo kiedy się zmienią. John zerknął na niespokojną, nieszczęśliwą twarz Gerdy. Wszystko ją denerwuje, pomyślał. Przez chwilę próbował sobie wyobrazić, jak się czuje człowiek nieustannie żyjący w napięciu. Nie miał jednak bujnej wyobraźni i wysilał się bezskutecznie. Widzisz, wróciła do tematu Gerda. Zawsze staram się uświadomić dzieciom, jak wygląda życie lekarza, pełne poświęcenia, oddania sprawie niesienia pomocy cierpiącym i chorym, pragnienia służeniu innym. To jest takie szlachetne. Jestem z ciebie dumna. Poświęcasz pacjentom cały swój czas i wszystkie siły. Nigdy się nie oszczędzasz. Nie przyszło ci do głowy, że mogę lubić swój zawód? przerwał jej John Crystal. Dla mnie to jest przyjemność, nie poświęcenie. Nie rozumiesz, że to jest cholernie interesujące? Nie pomyślał. Gerda nigdy tego nie zrozumie. Gdyby odpowiedział jej o pani Crabtree i o oddziale Margaret Russell. Nadal pozostałby dla niej anielską istotą, niosącą ulgę biednym przez wielkie B. Słodka jak miód mruknął pod nosem. Co? spytała Gerda, pochylając się ku niemu. John pokręcił głową. Gdyby powiedział Gerdzie, że szuka lekarstwa na raka, zrozumiałaby go. Nie potrafiłby jednak wytłumaczyć jej swojej fascynacji zawiłościami choroby Ridziuë'a. Pewnie trudno byłoby jej zrozumieć, na czym polega ta choroba, szczególnie, pomyślał uśmiechając się, że sami nie jesteśmy tego do końca pewni. Nie wiemy, dlaczego następują zmiany zwyrodnieniowe w korze mózgowej. Nagle przyszło mu do głowy, że Terence, chociaż jest jeszcze dzieckiem, pewnie byłby tą sprawą zainteresowany. Spodobał mu się sposób, w jaki syn przyglądał mu się przy stole, zanim powiedział to swoje: "Nie sądzę. Od kilku dni Terence był w niełasce, ponieważ popsuł ekspres do kawy. Tłumaczył się, że chciał wyprodukować amoniak. Amoniak? Dziwne z niego dziecko. Ale interesujące. Milczenie Johna uspokoiło Gerdy. Nie musząc rozmawiać, skoncentrowała się na prowadzeniu samochodu. John się zamyślił i nie zwracał uwagi na zgrzyty w skrzyni, kiedy Gerda zmuszona była zmieniać biegi. Robiła to tylko wtedy, gdy nie dało się tego uniknąć. Czasem zdarzało się jej dobrze zmienić bieg, chociaż nigdy nie robiła tego pewnie, ale nigdy w obecności Johna. Jej gorące pragnienie, by zrobić wszystko jak najlepiej, okazało się opłakane w skutkach. Ręce jej drżały, zbyt mocno nacisnęła gaz, a może dodała za mało gazu? Po czym tak szybko i niezręcznie przesunęła drążek, że skrzynia biegów zazgrzytała przeraźliwie. Wsuń go, Gerdo, tłumaczyła jej przed laty zrozpaczona Henrietta, pokazując, jak to zrobić. Nie czujesz, gdzie on chce wejść? Trzeba go wsunąć. Popychaj lekko, aż wyczujesz to miejsce. Nie wciskaj go na siłę. Musisz wyczuć właściwy moment. Ale Gerda nic nie czuła trzymając dłoń na dźwigni zmiany biegów. Wiedziała, że jeśli będzie ją pchała mniej więcej we właściwym kierunku, wcześniej czy później wrzuci pożądany bieg. Samochody powinny być tak konstruowane, żeby nie zgrzytały. Mimo wszystko myślała Gerda podjeżdżając na Mersham Hill podróż nie była straszna. John nadal siedział zamyślony. I wcale nie zauważył okropnego zgrzytu skrzyni biegów w Croydon. Pełna optymizmu, w chwili gdy samochód zaczął się rozpędzać, Gerda wrzuciła trójkę i natychmiast zaczęli zwalniać. Tym razem John się ocknął z zamyślenia. Po co wrzucasz wyższy bieg, wjeżdżając na strome wzniesienie? Gerda zacisnęła szczęki. Są już blisko, co wcale nie znaczy, że ma ochotę się tam znaleźć. Jeśli chodzi o nią, mogłaby jechać jeszcze wiele godzin, nawet gdyby John się na nią denerwował. Byli już na Shovel Down. Otoczyły ich złociste jesienne lasy. — Ach, cudownie jest zostawić Londyn za sobą i znaleźć się w takim miejscu — ucieszył się John. — Zwykle wieczory spędzamy w ponurym salonie, a czasem zapalamy światła. Wspominając mroczny pokój w mieszkaniu na Harley Street... Gerda poczuła nagły ból w piersiach. Och, gdyby mogła się teraz tam znaleźć! Pięknie tu, powiedziała dzielnie. Trzeba zjechać z góry. Nie ma na to rady. Nie spełniła się jej skryta nadzieja. Nie wydarzyło się nic, co mogłoby ją uchronić przed czekającym koszmarem. Dojechali na miejsce. Ucieszyła się, kiedy zobaczyła siedzącą na murku Henriettę, midzi i jakiegoś szczupłego mężczyznę. Wiedziała, że na Henriecie może polegać. W najgorszych tarapatach Henrietta zawsze przychodziła jej z pomocą. John też się ucieszył na widok Henrietty. Najpierw piękne widoki z góry, szybka jazda w dół, a teraz spotkanie z Henriettą. Na bardzo stosowne zakończenie podróży Henrietta miała na sobie zielony płaszcz stuidu i spódnicę, w której bardzo mu się podobała, i która, zdaniem Johna, pasowała do niej o wiele lepiej niż te ubrania, które zwykle nosi w Londynie. Henrietta wyciągnęła przed siebie długie nogi, obutę w starannie wypastowane sportowe buty. Uśmiechnęli się do siebie... Żeby potwierdzić, że cieszą się swoim widokiem. John nie chciał teraz rozmawiać z Henriettą. Sama świadomość jej obecności sprawiała mu przyjemność. Bez niej wolne dni byłyby puste. Z domu wyszła im na powitanie Lady Encatel. Nieczyste sumienie sprawiło, że wobec gerdy była bardziej wylewna niż normalnie. Tak się cieszę, że cię widzę, Gerdo. Tyle czasu. Witaj, John. Chciała dać do zrozumienia, że Gerda jest długo oczekiwanym gościem, a John jedynie jej towarzyszem. Ale nie wypadło to przekonująco. Gerda była bardzo zmieszana. — Znacie Edwarda? — Edwarda Encatella? — spytała Lucy. John skinął Edwardowi głową i powiedział — nie sądzę. Chylące się ku zachodowi słońce rozświetliło złote włosy Johna i jego błękitne oczy. Wyglądał jak wiking wracający ze zwycięskiej wyprawy. Głos miał ciepły, dźwięczny, miły. Był bardzo atrakcyjnym mężczyzną. W towarzystwie Johna Lucy zdawała się jeszcze bardziej eteryczna niż zwykle. Edward natomiast bardzo się zmienił. Nagle zbladł. Usunął się w cień i zgarbił. Henrietta zaproponowała Gerdzie spacer do warzywnika za domem. A Lucy na pewno pokaże nam swój ogródek skalny i jesienne rabaty powiedziała. Ale ja najbardziej lubię ogród warzywny. Jest piękny i pełen spokoju. Można usiąść na inspektach z ogórkami, a w zimny dzień schronić się w szklarni. Nikt tam człowiekowi nie przeszkadza, a czasem uda się znaleźć coś dobrego do jedzenia. Rzeczywiście, znalazły trochę groszku. Henrietta jadła go na surowo, ale Gerda nie miała ochoty. Z przyjemnością uwolniła się jednak od towarzystwa Lucy Enkatel, która zachowywała się bardziej niepokojąco niż zwykle. Gerda z ożywieniem rozmawiała z Henriettą. Rzeźbiarka umiała zadawać pytania, na które Gerda znała odpowiedź. Po chwili Gerda poczuła się lepiej. Obudziła się w niej nadzieja, że może mimo wszystko najbliższe dwa dni nie będą aż tak straszne, jak się obawiała. Zina zaczęła uczęszczać na lekcje tańca i z tej okazji dostała nową sukienkę. Gerda długo ją opisywała. Ostatnio znalazła nowy sklep z przyborami do robót ręcznych ze skóry. Henrietta zapytała. Czy trudno jest uszyć sobie torebkę? Gerda obiecała ją tego nauczyć. Jak niewiele potrzeba, myślała Henrietta, żeby uszczęśliwić Gerdę. Kiedy jest szczęśliwa, zmienia się nie do poznania. Wystarczy jej pozwolić zwinąć się w kłębek i mruczeć. Szczęśliwe usiadły na inspektach z ogórkami w kącie ogrodu. Słońce, wiszące nisko nad ziemią, grzało jak latem. Milczały. Powoli wyraz spokoju zaczął znikać z twarzy Gerdy. Zgarbiła się. Znów wyglądała jak siedem nieszczęść. Podskoczyła kiedy Henrietta się odezwała. Dlaczego tu przyjeżdżasz? spytała Henrietta. Przecież czujesz się tu bardzo źle. Ależ nie! odparła szybko Gerda. To znaczy, nie wiem dlaczego. A przyjemnie jest wyjechać z Londynu dodała po chwili. A Lady Encatel jest bardzo miła. Lucy? Wcale nie jest miła. Gerda była zaskoczona. Ależ tak, dla mnie jest zawsze bardzo miła. Lucy ma dobre maniery i potrafi być urocza, ale jest okrutna. Chyba dlatego, że jest taka nieludzka, nie wie, co to znaczy czuć i myśleć jak zwykły człowiek. Nie cierpisz tego miejsca, Gerdo. Sama najlepiej wiesz, że mam rację. Skoro tak, dlaczego tu przyjeżdżasz? Widzisz, John bardzo to lubi. No, oczywiście, John to lubi. Nie mogłaś go wysłać samego? To by mu się nie spodobało. Bez mnie nie byłby tu szczęśliwy. John nie jest samolubny, uważa, że pobyt na wsi dobrze mi robi. Na wsi? Tak, to prawda, zgodziła się Henrietta, ale nie u łękatelów. Ja. Nie chciałabym, żebyś sobie pomyślała, że jestem niewdzięczna. Ależ, droga Gerdo, dlaczego miałabyś nas lubić? Zawsze uważałam, że enkatelowie są dziwną rodziną. Lubimy spędzać czas we własnym gronie i mówimy swoim językiem. Nic dziwnego, że obcy mieliby ochotę nas wymordować. Chyba już pora na herbatę, dodała po chwili. Wracajmy. Przyglądała się Gerdzie, kiedy ta wstała i ruszyła w stronę domu. — Ciekawe by było zobaczyć — pomyślała. Jak zawsze częściej umysłu zajęta była czymś innym. Twarz chrześcijańskiej męczennicy w chwili, kiedy wychodzi na arenę. Tak wyglądała teraz Gerda. Kiedy wyszły za mur okalający warzywnik, usłyszały strzały. — Zdaje się, że masakra enkatelów już się zaczęła — powiedziała Henrietta. Okazało się, że sir Henry i Edward dyskutują o broni palnej i uzasadniają swoje poglądy, strzelając z rewolwerów. Henry Ancatel interesował się bronią i miał jej pokaźną kolekcję. Przyniósł z domu kilka rewolwerów i tarcze. Obaj z Edwardem zajęli się strzelaniem do celu. Hej, Henry, to chcesz się dowiedzieć, czy zabiłabyś włamywacza? Spytał sir Henry. Henrietta wyjęła mu rewolwer z ręki. Tak należy celować. Bach. Pudło, powiedział ser Henry. Chcesz spróbować, Gerdo? Obawiam się, że niech się pani da na mówić pani krzyżł. To całkiem proste. Gerda wypaliła z rewolweru, podskoczyła z przerażenia i zamknęła oczy. Ja też chcę spróbować, powiedziała podchodząc do nich midzi. To trudniejsze niż sądziłam stwierdziła po drugim strzale. Ale dosyć przyjemne. Z domu wyszła Lucy. Za nią kroczył wysoki, nadąsany młodzieniec z wystającym jabłkiem Adama. To David przedstawiła go Lucy. Wyjęła rewolwer z dłoni Midzi. Podczas gdy jej mąż witał się z Davidem, naładowała broń i strzeliła trzy razy za każdym razem, trafiając blisko środka tarczy. Doskonale, Lucy, pochwaliła ją midzi. Nie wiedziałam, że tak dobrze strzelasz. A Lucy, powiedział z powagą sir Henry, zabija za każdym razem. Coś mu się przypomniało, więc dodał jeszcze: Raz nam się to przydało. Pamiętasz, kochanie? Tych bandytów, którzy napadli nas po azjatyckiej stronie bosforu. Dwóch siedziało mi na piersiach i dusiło mnie za gardło. Co zrobiła Lucy? spytała midzi. Strzeliła dwa razy. Nawet nie wiedziałem, że ma przy sobie pistolet. Jednego trafiła w nogę, drugiego w ramię. Do dziś nie mogę się nadziwić, że wyszedłem z tego cało. Nie mam pojęcia, jakim cudem udało jej się nie trafić we mnie. Lady Enkatel uśmiechnęła się słodko. Zawsze istnieje ryzyko i trzeba się z tym pogodzić, powiedziała spokojnie. Należy działać szybko i nie zastanawiać się zbyt długo. Cudowna pewność. — odparł ser Henry. — Martwi mnie tylko, że ryzykowałaś moje życie. Rozdział ósmy Po herbacie John powiedział do Henrietty. — Chodźmy na spacer. Alejry Enkatel uznała, że Gerda koniecznie musi zobaczyć ogródek skalny. Chociaż o tej porze roku właściwie nic już tam nie kwitło. — Spacer z Johnem — pomyślała Henrietta — to zupełnie co innego niż spacer z Edwardem z Edwardem człowiek snuje się bez celu podczas spaceru z Johnem z trudem wytrzymywała narzucone przez niego tempo kiedy doszli do Shovel Down zdyszana Henrietta powiedziała to nie maraton John zwolnił i roześmiał się jesteś zmęczona wytrzymam ale czy muszę nie spieszymy się do pociągu Skąd masz tyle energii? Chcesz uciec przed samym sobą? John zatrzymał się. Dlaczego tak mówisz? Henrietta spojrzała na niego z zainteresowaniem. Nie miałam na myśli nic szczególnego. John znów ruszył przed siebie, ale już znacznie wolniej. Szczerze mówiąc, powiedział, jestem zmęczony, bardzo zmęczony. W jego głosie słychać było znużenie. Jak się czuje pani crabtree? Jest jeszcze za wcześnie, żeby mieć pewność, ale zdaje mi się, że jestem na dobrym tropie. Jeśli mam rację, powiedział przyspieszając kroku, to wiele poglądów trzeba będzie zrewidować. Będziemy musieli na nowo przyjrzeć się problemowi wydzielania hormonów. Czy to znaczy, że choroba Ridgewaya będzie uleczalna? Ludzie nie będą umierali? Tak, ale to mniej ważne. Lekarze to dziwni ludzie. Pomyślała Henrietta. Mniej ważne. Z naukowego punktu widzenia otwiera się przed nami mnóstwo nowych możliwości. Głośno wciągnął powietrze. Jak tu przyjemnie. Można zaczerpnąć w płuca świeżego powietrza. Miło Cię widzieć powiedział i uśmiechnął się. Gerdzie też dobrze to zrobi. Gerda rzecz jasna uwielbia odwiedzać The Hollow. No oczywiście, że tak, nawiasem mówiąc, czy ja już spotkałem Edwarda Ankatela? Dwa razy odparła krótko Henrietta. Nie przypominam sobie, jest jakiś taki jakiś nijaki. Jest kochany. Zawsze bardzo go lubiłam. Nie traćmy czasu na Edwarda. Ci ludzie się nie liczą. Czasem szepnęła Henrietta, boję się o ciebie. Boisz się o mnie? O co ci chodzi? Odwrócił się ku niej zaskoczony. Jesteś taki niewrażliwy i ślepy. Ślepy? Nie wiesz. Nie widzisz. Jesteś dziwnie niewrażliwy. Nie masz pojęcia, co czują i co myślą inni ludzie. A powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Wiesz tylko na co patrzysz. Jesteś jak latarka. Kierujesz mocne światło na przedmiot, który Cię interesuje, ale wokół panuje ciemność. Henrietta, kochanie, co to ma znaczyć? To jest niebezpieczne, John. Zakładasz, że wszyscy Cię lubią i życzą Ci jak najlepiej. Na przykład, Lucy. Czyżby mnie nie lubiła? Spytał zdziwiony. Ja zawsze darzyłem ją serdecznym uczuciem. Dlatego zakładasz, że i ona Cię lubi. Ale ja wcale nie jestem tego taka pewna. A Gerda, i Edward, i Midzi, i Henry. Jak sądzisz, co do ciebie czują? A Henrietta. Czy wiem, co do mnie czuje? Na moment ujął ją za rękę. Przynajmniej ciebie mogę być pewien. Cofnęła dłonie Na tym świecie nikogo nie można być pewnym. John spoważniał. Nie wierzę w to. Jestem pewien ciebie i siebie samego. Przynajmniej wyraz jego twarzy zmienił się nagle. Co się stało? A wiesz, co sobie wczoraj powtarzałem w myślach? Całkiem nieoczekiwanie dla mnie samego coś dziwacznego. Chcę do domu. Powtarzałem to, ale nie mam pojęcia, o co mi chodziło. Musiałeś coś sobie wyobrażać powiedziała ostrożnie Henrietta. Nic, zupełnie nic, odparł sucho. Przy kolacji Henriettę posadzono obok Dawida. Siedząca u szczytu stołu Lucy lekko uniosła brwi. Nie był to rozkaz, Lucy nigdy nie rozkazywała, lecz błaganie. Sir Henry ze wszystkich sił starał się uprzyjemnić wieczór Gerdzie i nieźle sobie radził. John z rozbawieniem słuchał monologu Lucy, pełnego nieoczekiwanych zmian tematu i zawiłych wywodów. Midgee prowadziła drętwą rozmowę z Edwardem, który był zamyślony bardziej niż zwykle. David nerwowo kruszył chleb i przypatrywał się współbiesiadnikom. Z wielką niechęcią przyjechał do The Hollow. Pierwszy raz widział sir Henry'ego i lady Ancatel. A ponieważ nienawidził imperium brytyjskiego, był też pełen potępienia dla swoich kuzynów. Edwardem, którego nie znał, pogardzał, mając go za dyletanta. Teraz krytycznym okiem obserwował czwórkę pozostałych gości. Midzi i Henrietta mają pusto w głowach. Doktor Christo to jeden z tych szarlatanów z Harley Street. Wszystko, co ma, to dobre maniery i wysoka pozycja społeczna. A jego żona wcale się nie liczy. David poruszył szyją uwięzioną w sztywnym kołnierzyku. Chętnie powiedziałby im wszystkim, jak lekce sobie ich waży. Nie ma tu nikogo, z kim warto byłoby się liczyć. Powtórzył to sobie trzy razy i poczuł się lepiej. Nadal przyglądał się wszystkim z wrogością, ale chleb pozostawił w spokoju. Henrietta chciała spełnić polecenie Lady Encatel, ale napotkała spore trudności. Krótkie odpowiedzi Davida były bardzo niegrzeczne. W końcu musiała się uciec do metody, którą zdarzało się jej stosować w kontakcie z małomównymi młodymi ludźmi. Wiedząc, że David zna się dość dobrze na muzyce i technice, celowo wypowiedziała dogmatyczną i nieuzasadnioną opinię o współczesnym kompozytorze. Z rozbawieniem stwierdziła, że jej plan się powiódł. David wyprostował się, przestał kruszyć chleb i zaczął mówić głośno i wyraźnie. — To dowodzi — powiedział, mierząc Henriette chłodnym spojrzeniem — że nie ma pani zielonego pojęcia o muzyce. Do końca kolacji pouczał ją, nie szczędząc uszczypliwości. Henrietta słuchała go z pokorą. Lucy Ankatel posłała jej łaskawe spojrzenie. Midzi uśmiechała się pod nosem. — Jesteś bardzo sprytna, kochanie — szepnęła Leila Enkatel, wsuwając dłoń pod ramię Henriety, gdy szły po kolacji do salonu. — To straszne. Gdyby ludzie mieli nieco mniej w głowach, wiedzieliby może, co robić z rękami. — Jak sądzisz, co powinny nam zaproponować? Brydża? Remika? Czy coś prostego, na przykład kierki? — Obawiam się, że David poczuje się urażony, jeśli zaproponujemy mu kierki. Chyba masz rację. W takim razie brycz. Z pewnością uznaję tę grę za bezwartościową. Damy mu więc jeszcze jeden powód, żeby mógł nami gardzić. Ustawiono dwa stoliki. Henrietta grała z Gerdą przeciwko Johnowi i Edwardowi. Jej zdaniem pary nie zostały dobrze dobrane. Henrietta chciała oddzielić Gerdę od Lucy i oddzieliłaby ją również od Johna, ale John się uparł. Edward przyłączył się do nich, uprzedzając Midzi. Zdaniem Henrietty atmosfera nie była przyjemna, ale nie potrafiłaby powiedzieć dlaczego. Chcąc uczynić wieczór przyjemniejszym, postanowiła zrobić wszystko, żeby Gerda wygrała. Gerda nieźle grała w Brydża. Gdyby przy stoliku nie było Johna, byłaby nawet dobra. W obecności męża jednak grała nerwowo i nie potrafiła właściwie ocenić karty. John był dobrym graczem, chociaż czasem wykazywał nadmierną pewność siebie. Edward grał bardzo dobrze. Czas mijał, a przy stoliku Henrietty nadal rozgrywano tego samego robra. Zapis wydłużał się. Atmosfera była napięta, i tylko jedna osoba nie zdawała sobie z tego sprawy. Dla Gerdy był to całkiem zwykły rober, który z niewiadomego powodu sprawił jej dużo przyjemności. Była przyjemnie podniecona. W najtrudniejszych decyzjach Henrietta spieszyła jej z pomocą, przelicytowując i grając z ręki. Kiedy John stracił panowanie nad sobą, skrytykował żonę, mówiąc —— Co ci przyszło do głowy, żeby wyjść waletem? To sprawiło, że Garda straciła całą pewność siebie, a Henrietta powiedziała —— Nie masz racji, John — Oczywiście, że Gerda musiała wyjść waletem. Nie miała wyboru. W końcu Henrietta z westchnieniem przysunęła do siebie zapiski. — Zrobiłyśmy robra. Obawiam się jednak, że wygrałyśmy niewielką przewagą, Gerdo. — Miałeście szczęście — powiedział z uśmiechem John. Henrietta spojrzała na niego podejrzliwie. Znała ten ton głosu. Napotkawszy jego spojrzenie, zmrużyła powieki. Wstała i podeszła do kominka. John poszedł za nią. Mam nadzieję, że nie zawsze zaglądasz przeciwnikowi w karty? spytał spokojnie. Zdaje mi się, że byłam nieostrożna. To okropne, że człowiek tak bardzo chce wygrywać. Odparła niezmieszana. Mam wrażenie, że chciałaś, żeby Gerda wygrała tego robra. Jesteś gotowa oszukiwać, żeby tylko sprawić innym przyjemność. To, co mówisz, brzmi bardzo nieprzyjemnie. Ale masz rację, jak zwykle. Mój partner chciał tego samego co ty. Więc jednak zauważył, pomyślała Henrietta. Nie była pewna, czy się nie myli. Edward był sprytny i nie miała żadnego dowodu. Raz źle licytował, innym razem wyszedł poprawnie, podczas gdy mniej oczywiste posunięcie zapewniłoby mu sukces. Henrietta była zmartwiona. Edward nigdy nie starał się grać tak, żeby wygrała Henrietta. Był na to zbyt uczciwy i obdarzony prawdziwie angielskim zamiłowaniem do sportu. Nie, myślała, Edwardowi chodziło o to, żeby John Crystal nie odniósł sukcesu. Poczuła niepokój. Nie podobał jej się ten wieczór. Niespodziewanie, poruszając się tak, jakby wkraczała na scenę, do pokoju weszła z tarasu Veronika Cray. Jej wejście wywarło na zebranych wielkie wrażenie. Drzwi na taras były przymknięte, ale nie całkiem, ponieważ wieczór był ciepły. Weronika popchnęła je, weszła do środka i stanęła na tle nocnego nieba uśmiechnięta, nieco zażenowana, urocza. Odczekała ułamek sekundy, jakby chciała się upewnić, czy wszyscy na nią patrzą, po czym powiedziała. — Musicie mi wybaczyć, że wdzieram się tu tak nieoczekiwanie. — Jestem pani sąsiadką, Lady Ankatel. — Mieszkam w tej dziwacznej willi, Delcote's. — Przytrafiła mi się prawdziwa katastrofa. Uśmiechnęła się szeroko. Było oczywiste, że żartuje. — Nie mam zapałek. — Ani jednej. I to w sobotę wieczór. Co za bezmyślność z mojej strony. No co robić? Przyszłam tutaj błagać o pomoc moich jedynych sąsiadów na tym odludziu. Przez moment wszyscy milczeli. Weronika zawsze tak działała na ludzi. Była piękna, nie bardzo piękna, nie zachwycająco piękna, ale piękna tak skutecznie, że zapierało człowiekowi dech w piersiach. Na ramiona. Spływały jej fale lśniących platynowych włosów. Usta miała miękkie. Była ubrana w narzutkę ze srebrnych lisów i długą suknię z białego aksamitu. Spoglądała po nich, na każdym, zatrzymując wzrok na krótką chwilę, rozbawiona, dowcipna. A ja palę, powiedziała, jak komin. Do tego popsuła mi się zapalniczka. Na śniadanie trzeba też coś ugotować zapalić kuchenkę gazową. Rozłożyła ręce. Nie mogę sobie wybaczyć tej bezmyślności. Lucy podeszła do gościa urocza, rozbawiona. Oczywiście, zaczęła, ale Weronika Cray natychmiast jej przerwała. Patrzyła na Johna Kristoła. Na jej twarzy pojawił się wyraz bezbrzeżnego zdumienia, nieoczekiwanej radości. Postąpiła ku niemu kilka kroków, wyciągając ramiona. Ależ to. — John! John Crystal! — Czyż to nie cudowne? Nie widziałam cię całe wieki i nagle tutaj, teraz... Ujęła jego twarz w dłonie. Biło od niej przyjacielskie ciepło i wielka radość. Odwróciła lekko głowę ku Lady Ankatel. — To najcudowniejsza niespodzianka pod słońcem. John jest moim starym przyjacielem. Co ja mówię? Był moją pierwszą miłością. Szalałam za tobą, John. Mówiła to ze śmiechem, jak pierwsza lepsza kobieta wspominająca swoją pierwszą miłość. Zawsze twierdziłam, że John jest cudowny. Sir Henry, uprzejmy i dystyngowany, podszedł do Weroniki. Zaproponował coś mocniejszego dla uczczenia tej chwili. Podał kieliszki. Midzi, kochanie, zadzwoni na służbę. — Powiedziała Lady Ancatel. Kiedy przyszedł Gideon, poleciła. — Przynieś mi pudełko zapałek. Mam nadzieję, że kucharka ma zapas. — Dzisiaj kupiliśmy tuzin paczek, proszę pani. W takim razie przynieś sześć pudełek. — Ależ nie, Lady Ancatel, jedno w zupełności wystarczy. Zaprotestowała ze śmiechem Weronika. Z kieliszkiem w dłoni rozdawała uśmiechy. — Weroniko, to moja żona — powiedział John Crystal. Miło mi panią poznać. Weronika uśmiechnęła się do zakłopotanej gerdy. Gideon przyniósł pudełka z zapałkami, ułożone na srebrnej tacy. Lady Enkatel wskazała na Weronikę. Gideon podał zapałki aktorce. Ależ, Lady Enkatel, nie mogę wziąć wszystkich. Lucy zbyła te słowa gestem iście królewskim. To męczące mieć czegoś zbyt mało. Mamy tu dość zapałek. Możemy sobie pozwolić na uszczuplenie zapasów. Jak się pani mieszka w Dawcoc? Zapytał uprzejmie sir Henry. Cudownie, bardzo blisko Londynu, a takie tu od ludzie. Weronika odstawiła kieliszek, otuliła się futrem ze srebrnych lisów i uśmiechnęła. Serdecznie dziękuję. Jestem szczerze wdzięczna, mówiła do sir Henry'ego, Lady Enketel i nie wiadomo dlaczego do Edwarda. Zabieram swój łup i wracam do domu. John uśmiechnęła się przyjaźnie. Musisz mnie odprowadzić. Umieram z ciekawości. Co porabiałeś przez te wszystkie lata, kiedy się nie widzieliśmy? Myśląc o tym, czuję się strasznie stara. Ruszyła do drzwi wychodzących na taras. John Krystal poszedł za nią. Weronika odwróciła się jeszcze i obdarzyła wszystkich promiennym uśmiechem. Strasznie mi przykro, że Państwu przeszkodziłam. Bardzo dziękuję, Lady Enkatel. Wyszła z Johnem. Sir Henry podszedł do okna. Ciepłą noc mamy dzisiaj, powiedział. Lady Enkatel ziewnęła. Czas się kłaść spać, powiedziała. Henry, musimy się wybrać do kina i zobaczyć ją w filmie. Sądząc po dzisiejszym występie, jest doskonałą aktorką. Poszli na górę. Midzi najpierw życzyła Lucy dobrej nocy, potem spytała. Sądzisz, że to było przedstawienie? Jesteś innego zdania, kochanie? Zdaje się, Lucy, że twoim zdaniem w Dow Coats nie zabrakło zapałek. Podejrzewam, że ma tam duży zapas, kochanie. Ale trzeba być miłosiernym. Poza tym, przedstawienie rzeczywiście było bardzo udane. W korytarzu zamykały się drzwi sypialni. Ściszone głosy życzyły sobie dobrej nocy. Nie będę zamykał drzwi na taras, żeby Kristoł mógł wrócić, powiedział sir Henry. Henrietta mówiła do gardy. Aktorki są śmieszne. Wchodzą i wychodzą tak, że nie można oderwać od nich wzroku. Ziewnęła i dodała: Jestem strasznie śpiąca. Weronika Kray. Szła szybkim krokiem wąską ścieżką prowadzącą przez kasztanowy lasek. Na otwartą przestrzeń wyszła dopiero około basenu. Stał tam niewielki pawilon, w którym enkatelowie siadywali w słoneczne, ale wietrzne dni. Weronika Kray trwała bez ruchu. Potem stanęła twarzą w twarz z Johnem Christołem. To nie to samo, co Morze Śródziemne, prawda, John? Spytała. John wreszcie zrozumiał, na co ostatnio czekał. Wiedział już, że mimo piętnastu lat rozłąki Weronika zawsze była z nim. Błękitne morze, zapach mimozy, rozgrzany piasek, odepchnięte, ukryte, ale nigdy niezapomniane, znaczyły jedno Weronika. Znów był młodym, dwudziestoczteroletnim mężczyzną, rozpaczliwie zakochanym. Tym razem nie miał zamiaru uciekać. Rozdział dziewiąty John Crystal wyszedł z kasztanowego lasku na zielone wzniesienie obok domu. Księżyc już wzeszedł i oświetlał dom bladym światłem. Pozasłaniane okna wyglądały dziwnie niewinnie. John spojrzał na zegarek. Była trzecia. Głęboko zaczerpnął powietrza. Był niespokojny. Nie przypominał już zakochanego 24 latka. Był sprytnym, praktycznym czterdziestolatkiem. Umysł miał jasny i spokojny. Zachował się jak dureń, ale nie żałował tego. Teraz, pomyślał, jestem wreszcie panem samego siebie. Czuł się tak, jakby przez te wszystkie lata ciągnął kamień uwiązany do nogi. A teraz został od niego uwolniony. Był wolny i był sobą, Johnem Christołem, wiedział z niezachwianą pewnością, że dla Johna kristoła specjalisty z Harley Street, Veronika Cray nic nie znaczy. Weronika nie chciała go opuścić tylko dlatego, że nigdy nie rozwiązał konfliktu z przeszłości. Miał poczucie, że uciekł. Dzisiaj wieczorem przyszła do niego jakby prosto z marzeń. Przywitał to spełnione marzenie z otwartymi ramionami i dzięki Bogu został uwolniony. Wrócił do teraźniejszości. Była trzecia nad ranem. Dał się, że nieźle narozrabiał. Spędził z Weroniką trzy godziny. Jak fregata wypłynęła nagle z ciemności, porwała go z kręgu znajomych i uniosła, jak swoją zdobycz. Ciekawe co inni o tym myślą. Na przykład Gerda. A Henrietta? A poprawdzie Henriettą niezbyt się martwił. Wiedział, że wszystko jej wytłumaczy. Ale nie Gerdzie. Nie chciał tracić nic z tego, co ma. Przez całe życie podejmował ryzyko, wybierając pacjentów, decydując się na leczenie, dokonując inwestycji finansowych. Ryzyko nigdy nie było wielkie, ale zawsze wykraczało poza granice bezpieczeństwa. Gdyby Gerda się domyśliła, gdyby zaczęła podejrzewać, a czy będzie podejrzliwa? A co właściwie John wie o Gerdzie? Zazwyczaj wierzyła, że czarne jest białe, jeśli on tak powiedział. Jednak tym razem, jak wyglądał, kiedy wychodził na taras, krocząc za wysoką, zwycięską Weroniką? Co było widać na jego twarzy? Czy inni zobaczyli w nim zdumionego, zakochanego chłopaka? Czy tylko o mężczyznę, czyniącego zadość zasadom dobrego wychowania? Nie wiedział. Nie miał zielonego pojęcia. Bał się. Chciał zachować ład, prostotę i wygodę swojego dotychczasowego życia. Oszalałem. Całkiem zwariowałem, pomyślał. To przynosiło ulgę. Nikomu chyba nie przyjdzie do głowy, że zwariował aż do tego stopnia. Wyglądało na to, że wszyscy już śpią. Specjalnie dla niego drzwi na taras zostawiono otwarte. Jeszcze raz spojrzał na niewinny, uśpiony dom. Nie wiadomo dlaczego pomyślał, że jest zbyt niewinny. Nagle podskoczył. Usłyszał, albo zdawało mu się, że słyszał, ciche stuknięcie zamykanych drzwi. Odwrócił się. Czyżby ktoś śledził go koło basenu i teraz wrócił za nim do domu? Gdyby ktoś czekał i szedł za nim, Mógł przejść górą i wejść do ogrodu boczną furtką, a dźwięk, który słyszał, mógł być odgłosem zamykanej furtki. Spojrzał na okna. Czy zasłonka rzeczywiście się poruszyła? Czy ktoś się odchylił, żeby wyjrzeć? To pokój Henrietty. Henrietta, a tylko nie ona, wołał jakiś wewnętrzny głos. Nie mogę stracić Henrietty. Miał ochotę rzucić w jej okno kamykami i zawołać: Wejdź do mnie, kochana. Pójdziemy do lasu na Showell Down. Opowiem ci. Powiem wszystko, co o sobie wiem, żebyś ty też to wiedziała, jeśli jeszcze nie wiesz. Chciał jej powiedzieć: Zaczynam od nowa. Dzisiaj rozpocząłem nowe życie. To, co mi przeszkadzało żyć, zostało za mną. Miałaś rację, pytając mnie dzisiaj, czy uciekam przed samym sobą. Tak właśnie było. Nie wiedziałem, czy zostawienie Weroniki było dowodem mojej siły czy słabości. Bałem się siebie, życia, ciebie. Gdyby tylko mógł obudzić Henriettę i zabrać ją ze sobą, pójść do lasu i przyglądać się razem z nią wschodzącemu słońcu. Zwariowałeś, powiedział do siebie. Zadrżał. Zrobiło mu się zimno. Był już przecież koniec września. — Co się z tobą dzieje? — pytał sam siebie. — Dość tego szaleństwa. Będziesz miał wielkie szczęście, jeśli uda ci się wyjść z tego bez szwanku. — A co pomyśli Gerda, jeśli spędzisz noc poza domem i wrócisz dopiero o świcie? — Co pomyślą enkatelowie? — Akurat tym nie martwił się zbytnio. W rodzinie enkatelów rządzi Lucy, a tej wszystko, co niezwykłe, zawsze wydaje się całkiem oczywiste. Niestety, Gerda nie należy do rodziny Enkatelów. Z gerdą trzeba będzie coś zrobić i to jak najszybciej. A jeśli to Gerda go śledziła? Nieprawda, że nikt by się do tego nie poniżył. John był lekarzem i doskonale wiedział, co robią rozsądni, wrażliwi, wymagający, honorowi ludzie. Podsłuchują pod drzwiami, otwierają cudze listy, szpiegują i węszą. Nie dlatego, żeby pochwalali takie zachowanie. Kieruje nimi ludzki strach, doprowadzający ich na skraj szaleństwa. — Nieszczęśni — pomyślał — biedni, cierpiący śmiertelnicy. John Crystal znał się na ludzkim cierpieniu. Nie potrafił współczuć słabości, ale cierpieniu tak, ponieważ — dobrze o tym wiedział — najbardziej... Cierpią ludzie silni. Gdyby Gerda wiedziała. Bzdura! przekonywał sam siebie. Skąd miałaby się dowiedzieć? Na pewno już dawno się położyła i śpi jak suseł. Gerda była pozbawiona wyobraźni. Podszedł do wejścia, zapalił lampę i zamknął za sobą drzwi na klucz. Potem zgasił światło, wyszedł z salonu, namacał kontakt w przedpokoju i szybko wszedł na górę. Zatrzymał się na chwilę przed drzwiami sypialni z ręką na klamce. Potem nacisnął ją i wszedł do środka. W pokoju było ciemno. Słychać było równy oddech Gerdy. Poruszyła się lekko, kiedy zamykał drzwi. To Ty, John? spytała. Mówiła niewyraźnie, jak człowiek nagle zbudzony z głębokiego snu. Tak. Jest już chyba bardzo późno. Która godzina? Nie mam pojęcia. Odparł ucieszony. Przepraszam, że cię obudziłem. Zmusiła mnie, żebym wszedł do środka i wypił z nią lampkę wina. Specjalnie mówił jak człowiek znudzony i śpiący. Tak, mruknęła gerda. Dobrano, John. Usłyszał szelest prześcieradła, kiedy obracała się na drugi bok. Wszystko w porządku. Jak zwykle, szczęście mu dopisało. Jak zwykle, ta myśl otrzeźwiła go na moment. A rzeczywiście, często musiał zdawać się na łód szczęścia. Wiele razy zaciskał pięści, powtarzając sobie: Jeśli mi się nie uda, ale zawsze się udawało. Kiedyś jednak szczęście może go opuścić. Rozebrał się szybko i wskoczył do łóżka. Szczęście to ciekawa rzecz. Ta, która jest nad twoją głową i ma nad tobą władzę. Weronika rzeczywiście miała nad nim władzę, ale teraz z tym skończyłem pomyślał z jakąś dziką satysfakcją. Tak, koniec. Pozbyłem się ciebie. Rozdział dziesiąty. Nazajutrz John zszedł na dół dopiero o dziesiątej. Jego śniadanie czekało na kredensie w jadalni. Gerda zjadła śniadanie w łóżku. Była nieszczęśliwa. Odczuła, że sprawia kłopot. Bzdura, powiedział John. Ludzie tacy jak enkatelowie, których jeszcze dzisiaj stać na trzymanie lokajów i służby, mają prawo czegoś od nich wymagać. Był dla Gerdy bardzo miły. Rozdrażnienie, które sprawiało, że ostatnio był nieuprzejmy i niewyrozumiały, nagle go opuściło. Lady Encatel powiedziała Johnowi, że sir Henry i Edward poszli postrzelać. Ona sama zajęła się pracą w ogrodzie. Miała na sobie rękawice robocze, a w dłoni trzymała koszyk. John porozmawiał z nią chwilę. Potem podszedł do niego Gujon niosąc na srebrnej tacy list. Przed chwilą go przyniesiono. John uniósł brwi i wziął list do ręki. Weronika. Przeszedł do biblioteki i otworzył kopertę. Przyjdź dzisiaj rano, muszę się z tobą zobaczyć. Weronika. Władcza jak zawsze, pomyślał. Nie miał zamiaru iść do niej. Potem uznał, że jednak lepiej będzie jak najszybciej wyjaśnić sytuację i postanowił pójść do niej natychmiast. Wybrał ścieżkę biegnącą pod oknem biblioteki. Minął basen, przy którym zbiegały się wszystkie dróżki. Jedna biegnąca z góry, z lasu, druga z ogródka kwiatowego za domem, trzecia z zagrody i czwarta prowadząca do drogi. Tędy właśnie poszedł John. Wystarczyło przejść kilkaset metrów drogą, żeby dojść do willi, zwanej Coats. Weronika czekała na niego. Stała w oknie pretensjonalnego drewnianego domu. Wejdź, John, ranek jest chłodny. W kominku płonął ogień. Salon był umeblowany sprzętami w kolorze kremowym. Poduszki miały kolor cyklamenu. Przyglądając się jej w świetle dnia, John stwierdził, że Weronika nie jest już tą samą dziewczyną, którą pamięta. Wczoraj tego nie widział. Prawdę mówiąc, Myślał, jest jeszcze piękniejsza niż wtedy. Była świadoma swojej urody, dbała o nią i umiała ją podkreślać. A włosy, dawniej złociste, teraz miały kolor platyny. Również brwi się zmieniły, dodając wyrazistości jej spojrzeniu. Jej uroda nigdy nie była niewinna i słodka. Przypomniał sobie, że Weronikę zaliczono do grona aktorek typu intelektualnego skończyła studia i miała własne zdanie na temat Strindberga i Szekspira. Zwrócił uwagę na coś, co kiedyś dostrzegał bardzo mgliście. Była kobietą niesłychanie egoistyczną. Weronika zwykła była stawiać na swoim. Czuł, że w tym pięknym ciele kryje się upór nieznoszący sprzeciwu. Posłałam po ciebie, powiedziała Weronika, podając mu papierosy, ponieważ musimy porozmawiać. Trzeba wszystko ustalić. Mam na myśli naszą przyszłość. Wziął papierosa i zapalił. Mamy przed sobą jakąś przyszłość? Spytał uprzejmie. Spojrzała na niego surowo. Co chcesz przez to powiedzieć? Oczywiście, że tak. Straciliśmy piętnaście lat. Nie możemy dłużej czekać. John usiadł. Przykro mi, Weroniko. Zdaje się, że źle mnie zrozumiałaś. Nieoczekiwane spotkanie z tobą było bardzo przyjemne, ale każde z nas ma swoje życie. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. Bzdura John, kocham cię i ty mnie kochasz. Zawsze się kochaliśmy. Dawniej byłeś bardzo uparty, ale teraz to bez znaczenia. Dzisiaj wszystko da się jakoś ułożyć. Nie zamierzam wracać do Stanów. Kiedy skończę film, w którym teraz gram, wystąpię na scenie w Londynie. Dostałam cudowną rolę. Elderton napisał ją specjalnie dla mnie. Odniosę tu sukces. Nie wątpię, powiedział uprzejmie. Ty możesz nadal być lekarzem, mówiła ugodowym głosem Weronika. Słyszałam, że jesteś sławny. Drogie dziecko, ja jestem żonaty, mam dzieci. Chwilowo ja również jestem mężatką, powiedziała Weronika. Ale wszystko to można szybko załatwić. Wystarczy zatrudnić dobrego prawnika uśmiechnęła się promiennie. Zawsze chciałam za ciebie wyjść, kochanie. Sama nie wiem, dlaczego tak bardzo cię kocham, ale nic na to nie poradzę. Przykro mi, Weroniko, ale dobry prawnik tu nie pomoże. Moje życie nie ma z twoim nic wspólnego. Mimo wczorajszej nocy? Nie jesteś dzieckiem, Weroniko. Miałaś dwóch mężów i, jak głosi wieść, kilku kochanków. Czy jedna noc ma w ogóle znaczenie? No wiesz najlepiej, że nie. Kochany John, powiedziała rozbawiona, gdybyś mógł zobaczyć swoją minę wczoraj w tym dusznym pokoju, byłeś taki sam jak w San Miguel. John westchnął. To nie jest San Miguel, powiedział. Spróbuj mnie zrozumieć. Wróciłaś do mnie z przeszłości. Wczoraj ja również żyłem przeszłością, ale dzisiaj jest inaczej. Jestem o piętnaście lat starszy, zmieniłem się. Obawiam się, że wcale bym ci się nie spodobał, gdybyś mnie poznała takim, jakim jestem dzisiaj. Wolisz swoją żonę i dzieci niż mnie? Spytała szczerze zdumiona. Może wyda ci się to dziwne, ale tak. Bzdura, John. Ty mnie kochasz. Przykro mi, Weroniko. Nie kochasz mnie? Spytała, nie wierząc własnym uszom. Chyba najlepiej zrobię, jeśli powiem to wyraźnie. Jesteś wyjątkowo piękną kobietą, Weroniko, ale ja ciebie nie kocham, siedziała nieruchomo jak figura z wosku. John poczuł się nieswojo. Kim ona jest? spytała Weronika z wściekłością. Ona? O kogo ci chodzi? O tę kobietę, z którą stałeś wczoraj przy kominku. Henrieta? Pomyślał. Skąd ona wie o Henriecie? O kim ty mówisz? O Midzi Hardcastle? Midzi? Zdaje się, że to ta kanciasta, ciemnowłosa dziewczyna. Nie, nie o nią mi chodzi. I nie o twoją żonę. Mam na myśli tę bezczelną diablice, która stała wczoraj przy kominku. To przez nią mnie odtrąciłeś. Nie udawaj, że ze względu na żonę i dzieci. To przez tamtą kobietę. Wstała i podeszła do Johna. Nie rozumiesz, że od osiemnastu miesięcy, od kiedy wróciłam do Anglii, nie przestaję o tobie myśleć? Jak sądzisz, po co kupiłam tę głupią willę? Tylko dlatego, że dowiedziałam się, iż dni wolne od pracy często spędzasz u Engadellów. Więc z góry zaplanowałaś to, co stało się wczoraj? Jesteś mój John. Na zawsze. Nie jestem niczyją własnością, Weroniko. Życie cię jeszcze nie nauczyło, że nie możesz posiąść drugiego człowieka na własność? Kochałem cię, kiedy byłem młody. Chciałem dzielić z tobą życie, ale ty wybrałaś własną drogę. Moje życie i moja kariera były ważniejsze od tego, co ty robiłeś. Każdy może być lekarzem. Czy rzeczywiście jesteś aż tak cudowna, jak sądzisz? Zirytował się John. Chcesz mi powiedzieć, że nie wspięłam się na sam szczyt? Zrobię to, zobaczysz! John Crystal patrzył na nią z zainteresowaniem, ale bez miłości. Nie sądzę. Czegoś ci brak, Weroniko. Ciągle garniesz do siebie. Brak ci hojności. Weronika wstała. Odtrąciłeś mnie piętnaście lat temu, powiedziała spokojnie. Dzisiaj. Robisz to samo. Jeszcze tego pożałujesz. John również wstał i podszedł do drzwi. Przykro mi, że Cię rozczarowałem. Jesteś śliczna, moja droga. Kiedyś Cię kochałem. Może na tym poprzestańmy. Do widzenia, John. Nie poprzestaniemy na tym. Jeszcze się przekonasz. Nienawidzę Cię tak bardzo. Nie wiedziałam, że potrafię tak nienawidzić. Wzruszył ramionami. Przykro mi. Do widzenia. John odszedł przez las. Dotarł do basenu i usiadł na ławce. Nie było mu żal, że potraktował Weronikę tak brutalnie. Weronika, myślał, jest złym człowiekiem. Zawsze taka była. Miał szczęście, że w porę od niej uciekł. Bóg jeden raczy wiedzieć, co by się z nim stało, gdyby od niej wtedy nie odszedł. Miał cudowne poczucie, że zaczyna życie na nowo, wreszcie uwolniony od przeszłości. Przez ostatnie dwa lata trudno było z nim wytrzymać. Biedna Gerda, pomyślał, taka oddana, gotowa zrobić wszystko, żeby mi się przypodobać. Teraz będzie dla niej lepszy. Może nie będzie taki bezwzględny dla Henrietty. Chociaż ona nigdy nie dawała sobie dmuchać w kaszę. To nie w jej stylu. Nawet w najbardziej dramatycznych chwilach Henrieta potrafiła zachować spokój i patrzyła na świat z dystansem. Pójdę do Henriety, opowiem jej o wszystkim, pomyślał. Nagle podniósł głowę. Zaniepokoił go jakiś dźwięk. Daleko na górze ktoś strzelał. Słychać było też normalne odgłosy leśnego życia. Ptaki, szelest opadających liści, ale ten dźwięk był inny. Bardzo wyraźny trzask. John poczuł strach. Jak długo tu siedzi? Pół godziny? Godzinę? A ktoś go obserwuje. Ktoś. Ten trzask to był. Oczywiście! Odwrócił się raptownie, ale było już za późno. Ze zdumienia szeroko otworzył oczy, ale nie zdążył wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Padł strzał, i John osunął się na brzeg basenu. Z lewej strony jego ciała pojawiła się szybko rosnąca. Ciemna kałuża krew spływała po betonowym obramowaniu basenu i powoli kapała do wody. Rozdział jedenasty Herkules Poirot strzepnął z buta ostatni pyłek. Przed wyjściem na proszony obiad starannie wybrał ubranie. No, był z siebie zadowolony. Dobrze wiedział, co się nosi w niedzielę na angielskiej wsi, ale nie zamierzał ulegać tutejszym zwyczajom. Wolał trzymać się swoich zasad. Nie jest Anglikiem, jest herkulesem Poirot. W skrytości ducha przyznawał, że nie lubi wsi. Jego przyjaciele często wychwalali uroki wypoczynku w wiejskiej willi i w końcu uległ modzie. Kupił sobie Rest Haven, mimo że jedyną rzeczą, która mu się w tej posiadłości podobała, był prostokątny kształt domu. Okolica nie interesowała go w najmniejszym nawet stopniu, chociaż wiedział, że uchodzi za piękną. Była jednak zbyt niesymetryczna, żeby mogła mu się spodobać. Drzew nigdy nie lubił. Zawsze panuje wokół nich nieporządek, no, szczególnie w okresie, kiedy gubią liście. Nie denerwowały go tylko topole. Lubił araukarie. Bujne buki i dęby nie robiły na nim najmniejszego wrażenia, a takie widoki najlepiej jest podziwiać w ciepłe popołudnie z okna samochodu. Można zawołać: jaki piękny widok i wrócić na noc do dobrego hotelu. Wresthaven pomyślał, najlepszy jest warzywnik, podzielony przez Wiktora, belgijskiego ogrodnika na równe grządki. François, żona Wiktora, robi wszystko, żeby dogodzić podniebieniu swego pracodawcy. Herkules Poirot przeszedł przez furtkę, westchnął. Jeszcze raz spojrzał na swoje lśniące czarne buty, poprawił jasno-szary kapelusz i spojrzał przed siebie. Kiedy jego wzrok padł na dom, lekko zadrżał. Daw i Rest Heaven zostały zbudowane przez rywalizujących ze sobą sąsiadów. Każdy z nich kupił sobie kawałek ziemi. Ich pomysłowość powściągnął Urząd National Trust, dbający o zachowanie urokliwego krajobrazu. Dwa domy reprezentowały dwie szkoły. Resthaven przypominało pudło z dachem. Było bardzo nowoczesne i dość surowe. Duff Coats było miniaturą wiejskiej siedziby z dawnych czasów, ściśnięte na nader skromnej przestrzeni. Herkules Poirot zaczął się zastanawiać, którą ścieżkę wybrać. Wiedział, że nieco dalej od drogi odchodzi ścieżka zamknięta małą furtką. Doszedłby tamtędy do bocznego wejścia, ale do głównego miał znacznie dalej. Herkules Poirot, zawsze przestrzegający etykiety, postanowił pójść tą drugą drogą. Pierwszy raz szedł z wizytą do sir Henry'ego i Lady Ancatel. Nie powinno się, myślał, bez zaproszenia korzystać ze skrótów, szczególnie gdy się jest gościem ludzi o wysokiej pozycji społecznej. Musiał przyznać, że zaproszenie do nich sprawiło mu przyjemność. A jestem chyba snobem, mruknął pod nosem. Mile wspominał Enkatelów, których poznał w Bagdadzie, szczególnie Lady Enkatel. Jaka oryginalna, pomyślał. Bardzo trafnie oszacował czas potrzebny do przebycia drogi dzielącej jego posesję od The Hollow. Zadzwonił do drzwi dokładnie minutę przed pierwszą. Cieszył się, że wreszcie dotarł na miejsce. A czuł się nieco zmęczony. Nie lubił pieszych wędrówek. Drzwi otworzył Gujon. Podobał się płarotowi. Gościa spotkało jednak niespodziewane przyjęcie. Pani jest w pawilonie koło basenu. Zechce pan pójść za mną? Angielskie zamiłowanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu irytowało Herkulesa Poirot. No — Można pobłażać takim zachciankom w środku lata — pomyślał Poirot. — Ale nie we wrześniu. Dzień był wprawdzie pogodny, jednak w powietrzu czuło się wilgoć. Jak zawsze o tej porze roku oznacznie przyjemniej byłoby spędzić czas w przytulnym saloniku. Najlepiej przy płonącym kominku. Niestety, wyprowadzono go przez drzwi na taras, dalej przez opadający w dół zbocza trawnik, koło skalnego ogródka, przez niewielką furtkę i wąską ścieżką wśród gęsto rosnących kasztanów. Enkatelowie zwykle zapraszali gości na pierwszą. W pogodne dni podawali koktajle i szery w małym pawilonie koło basenu. Do obiadu Zasiadano o 13.30. Do tego czasu nawet najbardziej niepunktualni goście zdążyli już przybyć, a kucharka, Lady Ancatel, mogła zawsze ze spokojem podać na stół suflet i inne smakołyki, których nie można odgrzewać. Herkulesowi Poirot nie spodobało się to. Za chwilę, pomyślał, znajdziemy się blisko miejsca, w którym mogłem pójść na skróty. Buty z każdym krokiem wydawały mu się coraz mniej wygodne. Nagle usłyszał przed sobą krótki krzyk. Nie wiedzieć czemu. Sprawiło mu to dodatkową przykrość. A coś było nie w porządku. Nie zastanawiał się nad tym. Nie był nawet świadomy, że ta myśl przemknęła mu przez głowę. A później, kiedy usiłował przypomnieć sobie tę chwilę, nie bardzo mógł sobie uprzytomnić, Jakie uczucie wyrażał ten krzyk. Przerażenie, zaskoczenie, strach. Jedno było pewne krzyczał ktoś, kto nie spodziewał się tego, co go spotkało. Gudzion pierwszy wyszedł na otwartą przestrzeń. Odsunął się na bok, żeby przepuścić puaro, chrząknął i powiedział Pan Puaro proszę pani, mówił cicho z szacunkiem. Nagle zesztywniał i głośno wciągnął powietrze. Dobry lokaj nie powinien sobie pozwalać na takie zachowanie. Kiedy Herkules Poirot wyszedł na otwartą przestrzeń koło basenu, również zesztywniał. Był niezadowolony. Tego już za wiele. Nie spodziewałby się po encatelach takiego braku dobrego wychowania. Najpierw musiał przejść pieszo kawał drogi. Potem spotkało go rozczarowanie przed drzwiami domu. A teraz jeszcze to. Anglicy nie mają poczucia humoru. Poirot był niezadowolony i znudzony. Śmierć nigdy nie wydawała mu się zabawna. Zażartowano sobie z niego, przygotowując to widowisko. Patrzył bowiem na scenę morderstwa. Na brzegu basenu, w artystycznej pozie, leżało ciało z szeroko rozrzuconymi ramionami. Krople czerwonej farby powoli spływały do basenu. Ciało było niezwykłe. Należało do przystojnego mężczyzny o jasnych włosach. Nad nim z rewolwerem w dłoni stała niska, mocno zbudowana kobieta w średnim wieku. Miała dziwnie nieprzenikniony wyraz twarzy. Była jeszcze trójka innych aktorów. Po drugiej stronie basenu stała wysoka, młoda kobieta o włosach brązowych jak jesienne liście. Trzymała w ręce koszyk pełen dali. Nieco z boku stał wysoki, niepozorny mężczyzna w stroju myśliwskim i ze strzelbą. Na lewo od niego stała gospodyni Lady Ankatel z koszykiem pełnym jaj. Herkules Poirot zrozumiał, że tutaj przy basenie zbiega się kilka ścieżek i że każdy z tych ludzi nadszedł z innej strony. Wszystko zostało precyzyjnie zaplanowane i było bardzo nienaturalne. Cuaro westchnął. Czego się po nim spodziewają? Że uwierzy w to morderstwo? Przestraszy się? A może powinien się ukłonić i pogratulować gospodyni? A to urocze. Przygotowała się pani do tego bardzo starannie. Jakie to głupie. Zupełnie nie spiritual. Zdaje się, że to królowa Wiktoria była autorką powiedzenia Nie bawi nas to. Miał ochotę powiedzieć to samo. Herkulesa Poirot to nie bawi. Lady Encatel podeszła do ciała. Poirot zrobił to samo. Za swoimi plecami słyszał ciężki oddech Gideona. Jego w to nie wtajemniczyli, pomyślał. Z dwóch stron basenu zbliżyła się dwójka pozostałych świadków tej sceny. Wszyscy stanęli, przyglądając się ciału leżącemu na brzegu basenu. Nagle. Herkules Poirot doznał takiego wrażenia, jakie się ma w kinie, zanim ostrość projektora zostanie ustawiona. Scena, na którą patrzył, przez moment była jakby rozmazana, ale po chwili zobaczył ją z całą przerażającą ostrością, bowiem mężczyzna, na którego patrzył, jeśli nawet był jeszcze żywy, to z pewnością umierał. To nie farba spływała po betonie i kapała do basenu, lecz krew. Mężczyzna został postrzelony i to bardzo niedawno. Poirot spojrzał na kobietę z rewolwerem w dłoni. Twarz miała pustą, wypraną z wszelkich emocji. Sprawiała wrażenie dość głupiej. I... Ciekawe, pomyślał. Czyżby, zastanawiał się, zabiła w sobie wszystkie emocje, wszelkie odczucia? W chwili, gdy nacisnęła spust? Czy dlatego teraz, kiedy minął ten dramatyczny moment, została z niej tylko zmęczona skorupa? Możliwe, pomyślał. Potem spojrzał na postrzelonego mężczyznę i drgnął. Umierający otworzył oczy. Były bardzo niebieskie, i miały dziwny wyraz, którego Poirot nie potrafił zrozumieć. Jakby mężczyzna był całkowicie przytomny. Poirot! Nigdy jeszcze nie spotkał człowieka tak pełnego życia. Inni byli cieniami, drugoplanowymi aktorami. Tylko umierający był w pełni żywy. John Crystal otworzył usta i przemówił. Głos miał mocny, pewny i natarczywy. Henrietta powiedział. Potem zamknął oczy i głowa opadła mu na bok. Herkules Poirot uklęknął nad nim. Kiedy wstał, mechanicznie otrzepał spodnie. Tak, powiedział, nie żyje. Przez moment nic nie widział. Po chwili jednak znów był w pełni świadomy wszystkiego, co działo się wokół niego. Każdy po swojemu zareagował na to, co się stało. Poirot starał się wszystko widzieć i słyszeć, wszystko zapamiętać. Lady Enkatel rozluźniła chwyt na rączce koszyka. Gudjon szybko postąpił kilka kroków i wyjął go z ręki swojej pani. Pani pozwoli. Odruchowo, całkiem naturalnie, Lady Ankatel odparła: Dziękuję, Gudjon. Po krótkim wahaniu powiedziała Gerda. Kobieta z rewolwerem dopiero teraz się poruszyła. Rozejrzała się w koło. Kiedy przemówiła, a w jej głosie słychać było bezbrzeżne zdumienie. John nie żyje powiedziała. John nie żyje. Wysoka, młoda kobieta z włosami w kolorze brązowych liści powiedziała do niej rozkazującym tonem Daj mi to, Gerdo. Była tak szybka i zręczna, że zanim Poirot zdążył jej przeszkodzić, wyjęła rewolwer z ręki Gerdy Kristoł. Poirot postąpił krok do przodu. Nie powinna pani tego robić. Na dźwięk tego głosu młoda kobieta drgnęła nerwowo i rewolwer wysunął się jej z ręki, a ponieważ stała na brzegu basenu, wpadł do wody. Kobieta otworzyła usta, jęknęła z rozpaczą i spojrzała na Poirot. Ależ jestem głupia, powiedziała przepraszającym tonem. Bardzo mi przykro. Poirot przez chwilę nic nie odpowiadał. Tylko patrzył w piwne oczy, wpatrujące się w niego bez zmrużenia powiek. Zaczął mieć wątpliwości, czy zrodzone nagle podejrzenie nie jest jednak zbyt pochopne. Nie powinniśmy niczego dotykać bez potrzeby, powiedział spokojnie. Wszystko powinno pozostać na swoim miejscu, aż do przybycia policji. Po tych słowach ktoś się poruszył, widocznie zaniepokojony tym, co usłyszał. Oczywiście, mruknęła Lady Enkatal z odrazą. Chyba rzeczywiście, policja. Mężczyzna w stroju myśliwskim odpowiedział na to spokojnie, głosem przyjemnym, ale pełnym niechęci. Obawiam się, Lucy, że tego nie da się uniknąć. Zapadła cisza. Nagle wszyscy uświadomili sobie powagę chwili. W tej chwili rozległy się czyjeś pewne, szybkie kroki i dobiegł ich wesoły, nieświadomy tragedii głos. Na ścieżce prowadzącej do domu pojawili się sir Henry, Encatel i Midzi, pogrążeni w wesołej rozmowie. Sir Henry pierwszy zobaczył stojących koło basenu. Stanął jak wryty i spytał ze zdumieniem: O co chodzi? Coś się stało? Gerda, powiedziała jego żona, ale natychmiast ugryzła się w język. — Chciałam powiedzieć, że John został... — John został zastrzelony. — Nie żyje — powiedziała bezbarwnym głosem Gerda, jakby nie mogła w to uwierzyć. Wszyscy byli zażenowani. — Moja kochana — powiedziała szybko Lady Ancatel — powinnaś chyba pójść i... położyć się. Może wszyscy wrócimy już do domu. Henry, zostań tu z panem Poirot do chwili przyjścia policji. Tak będzie najlepiej, zgodził się z żoną sir Henry. Zadzwoń na policję, Gugeon, polecił lokajowi. Powiedz im, co się tu wydarzyło. Kiedy przyjadą, przyprowadź ich tutaj. Tak proszę pana, odparł Gugeon, skłoniwszy głowę. Był blady, ale zachowywał się jak przystało na dobrego służącego. Chodź, Gerdo, powiedziała wysoka młoda kobieta. Wzięła Gerdę Kristą pod rękę i poprowadziła ścieżką ku domowi. Gerda poruszała się jak we śnie. Gugeon odsunął się, puszczając je przodem i ruszył za nimi, niosąc koszyk pełen jaj. Co to ma znaczyć, Lucy? Zwrócił się do żony surowym głosem sir Henry. Co się stało? Lady Enkettle rozłożyła ręce. Był to piękny gest, wyrażający całkowitą bezradność. Herkules Poirot nie pozostał obojętny na jego urok. Sama nie wiem, kochanie. Byłam w kurniku. Słyszałam gdzieś blisko strzał, ale nie zwróciłam na to uwagi. Człowiek, powiedziała do wszystkich, nie zważa na takie rzeczy. Potem przyszłam tutaj i John leżał na brzegu basenu, a Gerda stała nad nim z rewolwerem w ręce. Henrietta i Edward przyszli prawie równocześnie stamtąd. Pokazała dłonią na drugą stronę basenu, gdzie zbiegały się dwie ścieżki wychodzące z lasu. Herkules Poirot chrząknął. Kim są John i Gerda, jeśli wolno mi spytać? dodał przepraszająco. Ależ oczywiście. Lady Enkatel odwróciła się do niego gwałtownie, jakby się zawstydziła, że niedobrze pełni obowiązki gospodyni. Człowiek się zapomina. Ale trudno pamiętać o przedstawieniu sobie ludzi, kiedy ktoś właśnie został zabity. John to John Crystal, doktor Crystal. Gerda Crystal jest jego żoną. A ta pani, która odprowadziła panią Crystal do domu, to moja kuzynka, Henrietta Savernake. Mężczyzna stojący na lewo od Puarota poruszył się lekko. — Henrietta Savernake — pomyślał Puarot. Nie spodobało mu się, że Lady Enkatel to powiedziała, choć przecież i tak by się dowiedział. Henrietta, powiedział umierający. Dziwnie to zabrzmiało. Z czymś się Płarotowi kojarzyło, z jakąś sytuacją, co to mogło być, nieważne, samo mu się przypomni. Lady Enkatel postanowiła nadrobić swoje zaniedbanie. To jest Edward Enkatel. Również nasz kuzyn, a to panna Hardcastle. Poirot ukłonił się. Midzi zachciało się śmiać, z trudem nad sobą zapanowała. Teraz, kochanie, powiedział sir Henry, powinnaś chyba zrobić tak, jak powiedziałaś pójść do domu. Ja tymczasem zamienię tutaj z panem Poirot kilka słów. Lady Encatel spojrzała na nich z namysłem. Mam nadzieję, powiedziała, że Gerda już się położyła. Co powinnam z nią zrobić? Nie wiedziałam, co powiedzieć. Pierwszy raz zdarzyło mi się coś podobnego. A co można powiedzieć kobiecie, która przed chwilą zastrzeliła męża? Spojrzała na nich, tak jakby oczekiwała jednoznacznej odpowiedzi. Potem ruszyła ścieżką ku domowi. Midzi poszła za nią. Edward szedł ostatni. Poirot został sam z gospodarzem. Sir Henry chrząknął. Nie wiedział, co powiedzieć. Christo — odezwał się w końcu. Był zdolnym człowiekiem. Był bardzo utalentowany. Puaro spojrzał na zmarłego. Nadal miał dziwne wrażenie, że w zmarłym jest więcej życia niż w żywych. Ciekawe, skąd się to wzięło? To wielka tragedia i nieprzyjemna sprawa powiedział do sir Henrygo. Pan zna się na tym lepiej niż ja, odparł ser Henry. Pierwszy raz mam do czynienia z zabójstwem. Mam nadzieję, że postępuję właściwie. Jak najbardziej, uspokoił go Poirot. Wezwał pan policję. Do momentu ich przybycia nie mamy tu nic do roboty. Trzeba tylko przypilnować, żeby nikt nie dotykał ciała i nie próbował zatrzeć dowodów. Powiedziawszy to, spojrzał na dno basenu, gdzie leżał rewolwer pod błękitną wodą, wyglądający nieco inaczej niż normalnie. Zdaje mi się, pomyślał, że dowody już zostały zatarte, a Herkules Poirot nie zdołał temu zapobiec. Niewykluczone jednak, że był to czysty przypadek. Pewnie nie powinniśmy się stąd ruszać, powiedział z goryczą sir Henry. Zrobiło się chłodno. Moglibyśmy chyba schronić się w pawilonie. Płaro, czując, że buty mu przemokły i że zaczynają nim wstrząsać lekkie dreszcze, ochoczo przystał na tę propozycję. Pawilon znajdował się po przeciwnej stronie basenu niż dom. Przez jego otwarte drzwi widać było basen, zwłoki i ścieżkę prowadzącą do domu, na której lada moment powinni się pojawić policjanci. Pawilon został ładnie umeblowany. Były tam wygodne siedzenia i tkane ręcznie chodniki. Na metalowym, pomalowanym farbą stoliku stała taca z kilkoma szklankami i karawką szery. Poczęstowałbym pana, powiedział sir Henry, ale lepiej niczego nie dotykać przed przybyciem policji. Nie sądzę, żeby tu było coś, co ich zainteresuje. Lepiej jednak zachować ostrożność. Widzę, że Geordion nie przyniósł jeszcze koktajli, czekał na pana. Usiedli w wiklinowych fotelach ustawionych przy drzwiach i spoglądali na ścieżkę prowadzącą ku domowi. Byli skrępowani. Znaleźli się w sytuacji, w której trudno prowadzić zdawkową rozmowę. Puaro rozejrzał się po pawilonie, ale nie zauważył nic niezwykłego. Na oparciu jednego z foteli pozostawiono beztrosko futrzaną narzutkę ze srebrnych lisów. No, ciekawe, do kogo może należeć. Nie pasuje do żadnej z osób, które tu dzisiaj spotkał. Nie potrafił jej sobie wyobrazić na ramionach Lady Enkatel. To go zaniepokoiło. Taki strój podkreśla zamożność właścicielki i zwraca na nią uwagę, ale żadna z osób, które tu widział, nie chciałaby tego. — Wolno mi chyba zapalić? spytał Sir Henry, podsuwając papierośnicę Poirotowi. Ten przyjął wprawdzie papierosa, ale zaczął węszyć w powietrzu. Francuskie perfumy. Bardzo drogie. Już prawie wywietrzały. One również nie pasowały do mieszkańców i gości de hollow. Poirot pochylił się nad zapalniczką Sir Henry'ego i jego wzrok padł na pudełka zapałek. Było ich sześć. I leżały na stoliku obok jednego z foteli. Poirot... Uznał to za bardzo dziwne, rozdział czternasty. Midzi obudziła się w poniedziałkowy ranek i przez chwilę miała dobry humor. Spoglądała na drzwi, jakby się spodziewała, że lada moment stanie w nich Lalian. Co powiedziała Lucy wchodząc tu pierwszego ranka? Że czekają ją trudne dni. Martwiła się, że może się wydarzyć coś nieprzyjemnego. I rzeczywiście coś takiego się zdarzyło. Coś, co leżało ciężkim kamieniem na sercu Midzi i popsuło jej nastrój. Coś, o czym wolałaby nie myśleć. Coś, o czym chętnie by zapomniała. Co ją przerażało. To coś miało związek z Edwardem. Nagle sobie przypomniała jedno wstrętne słowo morderstwo. No nie pomyślała Midzi. To nie może być prawda. To tylko zły sen. John Crystal leżał zamordowany na brzegu basenu. Do wody skapywała krew, jak w kiepskim kryminale. To fantastyczne, nierzeczywiste. Takie rzeczy nie zdarzają się naprawdę. Gdyby tak mogła się teraz obudzić Węświk, a to nie mogłoby się zdarzyć. Nagle zaczęła myśleć jaśniej. Poczuła mdłości. To działo się naprawdę, a ona, Edward, Lucy, Henry i Henrietta wszyscy są w to zamieszani. To niesprawiedliwe. A cóż oni mają wspólnego z tym, że gerda zabiła swojego męża? Midzi poruszyła się niespokojnie. Cicha, głupia gerda. Trudno ją sobie wyobrazić w roli bohaterki dramatu. Nikt by jej nie posądzał o mordercze skłonności. Nie, Gerda nie mogła nikogo zastrzelić. Miedzi znów poczuła niepokój. Nie wolno jej tak myśleć. A kto inny mógłby zabić Johna? Przecież to Gerda stała nad jego ciałem z rewolwerem w dłoni. A przedtem pewnie zabrała broń z gabinetu Henry'ego. Gerda powiedziała, że znalazła Johna martwego i podniosła rewolwer z ziemi. A co miała powiedzieć? Coś przecież musiała wymyślić biedaczka. Dobrze, że Henrietta stanęła w jej obronie i powiedziała, że rzeczywiście mogło tak być. Henrietta nie zajmowałaby się rzeczą niemożliwą a wczoraj wieczorem zachowywała się jednak bardzo dziwnie. To dlatego, że śmierć Johna Kristoła bardzo ją poruszyła biedna Henrietta zależało jej na Johnie. No cóż. Z czasem jej to przejdzie, człowiek w końcu zapomina. Potem wyjdzie za Edwarda, zamieszka w i Edward będzie wreszcie szczęśliwy. Henrietta zawsze bardzo lubiła Edwarda. Dopiero agresywny, dominujący John Christow przyćmił kuzyna. Edward wypadał przy nim bardzo blado. Przy śniadaniu Midzi ze zdziwieniem zauważyła, że pod nieobecność przyćmiewającego wszystkich Johna Christowa Edward jakby odżył i nabrał sił. Był bardziej pewny siebie, rzadziej się wahał i zamykał w sobie. Prowadził uprzejmą rozmowę z gapiącym się bezmyślnie i milczącym Dawidem. Powinieneś częściej bywać węsłych, Dawidzie. Chciałbym, żebyś czuł się tam jak u siebie w domu i żebyś poznał to miejsce. Dawid nakładając sobie marmolady, odpowiedział. Te wielkie majątki są groteskowe. Powinno się je podzielić. Mam nadzieję, że za mojego życia do tego nie dojdzie, uśmiechnął się Edward. Moi dzierżawcy są zadowoleni. Nie powinni być, odparował Dawid. Nikt nie powinien być zadowolony. Gdyby małpy potrafiły cieszyć się swoimi ogonami, mruknęła Lady Ancatel. Stała koło kredensu, podejrzliwie przyglądając się cynaderkom. Nauczyłam się tego wierszyka w dzieciństwie, ale nie pamiętam co było dalej. Muszę z tobą porozmawiać, Dawidzie i dowiedzieć się czegoś więcej o tej nowoczesnej ideologii. Jeśli dobrze rozumiem, powinno się wszystkich nienawidzić, a jednocześnie zapewnić im bezpłatną opiekę medyczną, doskonałe wykształcenie. Biedne są te dzieciaki zaganiane siłą do szkoły i tran dla wszystkich niemowląt. Wlewają go biedactwom na siłę, nawet jeśli niektóre tego nie lubią. To świństwo okropnie cuchnie. — Lucy — pomyślała Midzi — zachowuje się jakby nigdy nic. Giugion, kiedy mijała go w korytarzu, był również taki jak dawniej. Życie w The Hollow wracało do normy. Gerda wyjechała i wszystko, co się wydarzyło, było jak zły sen. Raptem... Na podjeździe dał się słyszeć zgrzyt opon i zajechał samochód sir Henry'ego. Pan domu noc spędził w swoim klubie, by z samego rana wrócić do siebie. I co, kochanie? spytała Lucy, wszystko w porządku? Tak. Była tam sekretarka, kompetentna dziewczyna, wszystkim się zajęła. Zdaje się, że rzeczywiście jest siostra. Sekretarka wysłała do niej telegram. Wiedziałam, że musi być siostra. Ucieszyła się Lady Encatel. W Tunbridge Wells? Zdaje się, że w Bexhill odparł zdziwiony sir Henry. Coś podobnego Lucy zastanawiała się nad Bexhill. A tak, to możliwe podszedł do nich Gideon. Dzwonił inspektor Grange. Rozprawa odbędzie się w środę o jedenastej. Sir Henry kiwnął głową. Midzi, powinnaś chyba zadzwonić do siebie, do sklepu. Powiedziała Lady Catel. Midzi niechętnie podeszła do telefonu. Jej życie było dotąd tak normalne i zwyczajne, że nie wiedziała, jakimi słowami powinna poinformować swoją pracodawczynię, że po czterodniowym urlopie nie wróci do pracy, ponieważ jest zamieszana w morderstwo. Nikt w to nie uwierzy. Nawet Midzi z trudem przyjmowała ten fakt do wiadomości. W dodatku madame Elfridge nie należała do wyrozumiałych. Midzi zacisnęła zęby i wzięła słuchawkę do ręki. Rozmowa rzeczywiście była nieprzyjemna. Złośliwa Żydówka odezwała się gniewnym, chrapliwym głosem. Co takiego panno Harkaszle? Śmierć? Pogrzeb? Powinna pani wiedzieć, że bez pani trudno będzie dać sobie radę. Na nic te wymówki. Pewnie dobrze się tam bawisz. Midzi przerwała jej. Mówiła głośno i wyraźnie. Policza? Zaniepokoiła się madame Alfridge. — Policza? Co pani robi na policji? Midzi zebrała się w sobie i jeszcze raz powtórzyła to, co powiedziała już wcześniej. Dziwne. Ale nagle wszystko stało się odrażające. Wulgarna zbrodnia, policja. Niektórzy potrafią każdą rzecz, której się dotkną, uczynić wstrętną. Edward otworzył drzwi i wszedł do pokoju. Kiedy zobaczył, że Midzi rozmawia przez telefon, chciał się wycofać, ale Midzi powstrzymała go ruchem ręki. Bliskość Edwarda dodała jej sił. Zadziałała jak antidotum na jad sączony przez madam. Słucham, odezwała się do telefonu. Tak, bardzo mi przykro, ale to nie moja wina. Strętny, chrapliwy głos krzyczał na nią ze złością. Kim są ci przyjaciele? Co to za ludzie, że mają u siebie policję i zastrzelonego człowieka? Zastanawiam się, czy mogę paniom dalej zatrudniać. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przestały mnie odwiedzać szobogatsze klientki. Midzi odpowiadała spokojnie i pokornie. W końcu z westchnieniem ulgi odłożyła słuchawkę. Poczuła nudności i miała dreszcze. — Dzwoniłam do pracy — wyjaśniła. — Musiałam dać znać, że ze względu na rozprawę wrócę dopiero w czwartek. Mam nadzieję, że byli dla ciebie grzeczni. Jaki jest ten twój sklep z sukienkami? Czy właścicielka jest sympatyczna? Dobrze się u niej pracuje? Bynajmniej. To Żydówka z Whitechapel. Ma farbowane włosy i głos jak derkacz. Ależ, droga Midzi. Midzi roześmiała się, widząc zmieszanie Edwarda. Zmartwiły go jej słowa. Drogie dziecko, mówił, nie możesz się na to godzić. Skoro już musisz pracować, znajdź sobie miejsce, gdzie panuje pogodna atmosfera i pracują ludzie, których będziesz mogła polubić. Midzi patrzyła na niego. Nie znajdowała żadnej odpowiedzi. Jak mam to wytłumaczyć, myślała, komuś takiemu jak Edward? Co on wie o rynku pracy? Nagle ogarnął ją żal. Lucy, Edward, Henry, a nawet Henrietta. Dzieli ich od niej przepaść nie do przebycia. Oni są wolni. Ona musi pracować, żeby zarobić na życie. Oni nie mają pojęcia o tym, jak trudno jest znaleźć pracę i jak się trzeba starać, żeby ją utrzymać. Ktoś mógłby powiedzieć, że Midzi nie musi pracować. Lucy i Henry chętnie przyjęliby ją pod swój dach i, bez żalu, przydzieliliby jej jakieś pieniądze na własne wydatki. Edward pewnie też by się do tego dołożył. Ale Midzi nie chciała wygodnego życia na koszt krewnych. Przyjemnie było skorzystać od czasu do czasu z luksusów oferowanych przez Lucy, ale Midzi była zbyt niezależna, żeby zamieszkać tu na stałe i korzystać z hojności Lady Ancatel. Z tego samego powodu nie pożyczyła od krewnych pieniędzy, żeby otworzyć własny sklep. Znała dziewczyny, które tak zrobiły. Nie, nie pożyczy pieniędzy i nie skorzysta z koligacji rodzinnych. Sama znalazła sobie pracę za cztery funty tygodniowo. Jeśli madame Elfridge zatrudniając ją liczyła na to, że Midzi zaprosi do sklepu swoje eleganckie znajome, to się rozczarowała. Midzi stanowczo odradzała koleżankom zakupy w swoim sklepie. Nie miała złudzeń co do swojej pracy. Nie lubiła sklepu, nie cierpiała madame Elfridge i mierziła ją wymuszona pokora w kontakcie z poirytowanymi, niegrzecznymi klientkami. Wiedziała jednak, że innej pracy nie dostanie, ponieważ brak jej jakichkolwiek kwalifikacji. Zirytowało ją przekonanie Edwarda, że wystarczy chcieć, żeby znaleźć coś lepszego. Czy ma prawo do życia w świecie iluzji? Ci enkatelowie. Tylko połowa krwi płynącej w jej żyłach należała do tej rodziny. Czasem, na przykład, dzisiaj rano wcale nie czuła się krewną enkatelów. Dzisiaj była nieodrodną córką swojego ojca. O ojcu, siwowłosym mężczyźnie w średnim wieku i ze zmęczoną twarzą, zawsze myślała z miłością i z żalem. Całymi latami walczył o utrzymanie swojej maleńkiej firmy, chociaż jego walka z góry była skazana na niepowodzenie. Nie dlatego, żeby brakowało mu zdolności. Musiał w końcu paść ofiarą postępu. To dziwne, ale Midzi zawsze była bardziej oddana swojemu cichemu, zmęczonemu ojcu niż błyskotliwej matce z rodziny Enkatelów. Za każdym razem, kiedy wracała z Ainswick, gdzie było jej tak dobrze, w odpowiedzi na nieme pytanie w oczach ojca, rzucała mu się w ramiona. — Cieszę się, że jestem w domu — zapewniała. — Bardzo się cieszę. Matka umarła, kiedy Midzi miała trzynaście lat. Czasem miała wrażenie, że prawie jej nie znała. Była nieobecna duchem urocza i wesoła. Czy żałowała, że wychodząc za mąż za ubogiego mężczyznę, znalazła się poza klanem Enkatelów? Midzi nie miała pojęcia. Po śmierci żony ojciec Midzi posiwiał i stał się jeszcze bardziej milczący. Coraz trudniej przychodziło mu borykać się z kłopotami zawodowymi. Umarł cicho i Niespodziewanie, kiedy Midzi miała osiemnaście lat. Midzi mieszkała u krewnych z rodziny Enkatelów, przyjmowała od nich prezenty, dobrze się z nimi czuła, ale nie chciała być zależna od ich dobrej woli. Kochała ich, ale czasem, tak jak dzisiaj, czuła, że jest inna. — Oni nic nie wiedzą — pomyślała rozgoryczona. Nawet wrażliwy Edward patrzy na nią teraz ze zdziwieniem. — Zdenerwowałem cię? — spytał. — Czym? Do pokoju weszła Lucy, kończąc jakieś zdanie. — Człowiek nie wie, czy wolałby Whitehart, czy raczej zaprosić ją do nas. Midzi spojrzała na nią, nie rozumiejąc, o czym mówi. Potem przeniosła wzrok na Edwarda. — Nie patrz na niego — powiedziała Lady Ankatel. — Edward nic tu nie pomoże. — Midzi, ty zawsze jesteś taka praktyczna. — Nawet nie wiem, o czym mówisz. Lucy była zdziwiona. O rozprawie, kochanie. Przyjedzie Gerda. Czy powinnam zaprosić ją do nas? Czy raczej może powinna się zatrzymać w Whitehart? Tutaj obudzą się bolesne wspomnienia. Za to w Whitehart wszyscy będą się na nią gapić i będzie oblegana przez reporterów. W środę o jedenastej. Słyszałaś? A czy może o w pół do dwunastej? Lady Ankatel uśmiechnęła się lekko. Nigdy jeszcze nie byłam na rozprawie. Myślałam o szarym kostiumie i kapeluszu, jak do kościoła, ale bez rękawiczek. Wiesz, mówiła dalej, podeszła do telefonu, podniosła słuchawkę i patrzyła na nią z uwagą. Zdaje mi się, że oprócz rękawic do pracy w ogrodzie, nie mam dzisiaj ani jednej pary rękawiczek. Oczywiście zostało mi wiele długich, wieczorowych, z czasów, kiedy Henry pracował w rządzie. Rękawiczki są głupie, nie sądzisz? Jednak dzięki nim nie zostawia się odcisków palców na miejscu zbrodni, wtrącił z uśmiechem Edward. To ciekawe, Edwardzie bardzo ciekawe. Co ja z tym robię? Lady Enkatel z niechęcią spojrzała na słuchawkę telefonu. Chciałaś do kogoś zadzwonić? Chyba nie. Lady Enkatel pokręciła głową i szybko odłożyła słuchawkę na widełki. Spoglądała. To na Edwarda, to na Midzi. Nie powinieneś denerwować Midzi, Edwardzie. Ta niespodziewana śmierć wywarła na niej większe wrażenie niż na nas. Ależ, Lucy, zaprotestował Edward. Martwię się pracą Midzi. To nie jest miejsce dla niej. Edward uważa, że powinnam mieć sympatycznego pracodawcę, wysoko sobie ceniącego moje zalety. wyjaśniła Midzi. Kochany Edward. Lucy była zachwycona. Uśmiechnęła się do Midzi i wyszła z pokoju. Mówię poważnie, Midzi, powiedział Edward. Naprawdę jestem zmartwiony. Ta wstrętna kobieta przerwała mu Midzi. Płaci mi cztery funty tygodniowo i tylko to się liczy. Przeszła obok Edwarda i wyszła prosto do ogrodu. Sir Henry, jak zwykle, siedział na murku, ale Midzi odwróciła się od niego i ruszyła w kierunku ogródka z kwiatami. Bardzo lubiła swoich krewnych, ale tego dnia nie miała ochoty na ich towarzystwo. Na końcu ścieżki siedział na ławce David Ancatel. Chłopak był całkowicie pozbawiony wdzięku i tylko dlatego Midzi usiadła obok niego. Ze złośliwą satysfakcją stwierdziła, że nie spodobało mu się to. — Jak trudno jest — pomyślał David — znaleźć chwilę samotności. Musiał wyjść ze swojego pokoju, kiedy rozpoczął się najazd pokojówek ze ścierkami i miotełkami w rękach. Biblioteka i Encyklopedia Britannica nie była takim sanktuarium, jak się David spodziewał. Lady Ancatel wpadała tam dwa razy, mówiąc coś, na co Dawid nie znajdował mądrej odpowiedzi. Przyszedł więc tutaj, żeby w spokoju pomyśleć. Z niechęcią przyjął zaproszenie na dwa dni, a teraz z powodu czyjejś nagłej śmierci będzie musiał spędzić tu prawie cały tydzień. Dawid lubił akademickie rozważania o przeszłości albo dyskusje o przyszłości lewicy, nie potrafił natomiast poradzić sobie z nieprzyjemną teraźniejszością. Powiedział Lady Ankietel prawdę: nigdy nie czytał News of the World. Tymczasem wydarzenia godne tej szmatławej gazety dopadły go w de Morderstwo! David zatrząsł się z obrzydzenia. — Co pomyślą o tym jego przyjaciele? Jak powinno się traktować morderstwo? Jaką zająć postawę? Ostentacyjnie okazywać znudzenie, wstręt, rozbawienie? Rozważał właśnie te kwestie, nic więc dziwnego, że wcale się nie ucieszył na widok Midzii spojrzał na nią z niechęcią. Zdziwił się, kiedy stwierdził, że w oczach dziewczyny zapłonął gniew. Co za nieprzyjemna osoba. Do tego pozbawiona rozumu. Jak ci się podobają krewni? Spytała Midzi. David wzruszył ramionami. Komu by się chciało myśleć o krewnych? Czy w ogóle o czymś chce ci się myśleć? Spytała Midżi. Ty, pomyślał David, z pewnością o niczym nie myślisz. Zastanawiałem się nad swoimi reakcjami na to morderstwo, powiedział łaskawie. Dziwne jest, stwierdziła mieć być zamieszanym w coś takiego, David westchnął. To męczące. Tak, taką powinien zająć postawę. Wszystkie te rzeczy istniały dotąd jedynie na kartach powieści kryminalnych. Pewnie żałujesz, że tu przyjechałeś. David znów westchnął. Tak. Mogłem się zatrzymać u kolegi w Londynie. On prowadzi lewicową księgarnię, dodał. Ale tutaj jest wygodniej. Komu zależy na wygodzie? Spytał z pogardą, David. Czasem mam wrażenie, że na świecie nie ma nic ważniejszego. To postawa ludzi, którym wszystko zawsze przychodziło z łatwością. Gdybyś musiała pracować. Ale ja pracuję, przerwała mu Midzi. I dlatego tak lubię wygodne życie. Wielkie łóżka, puchowe poduszki, poranna herbata, zanim jeszcze wstaniesz, porcelanowa wanna, mnóstwo ciepłej wody i sole do kąpieli. Potem wygodny fotel. Midzi nagle zamilkła. Robotnicy, stwierdził Dawid, powinni mieć to wszystko. Miał tylko wątpliwości co do porannej herbaty podanej do łóżka. To nie pasowało do jego wizji starannie uporządkowanego świata. Całkowicie się z Tobą zgadzam, przytaknęła Midzi. Rozdział piętnasty Herkules Poirot rozkoszował się właśnie przed południową filiżanką gorącej czekolady, kiedy zadzwonił telefon. Poirot wstał i podniósł słuchawkę. Halo? — Pan Poirot? Lady Enkatel Miło mi, że poznał mnie Pan po głosie. Nie przeszkadzam? Ależ nie. Mam nadzieję, że zdążyła Pani nieco odpocząć po przykrych wydarzeniach wczorajszego dnia. Niestety nie. Człowiek jest jakiś rozbity. Dzwonię, żeby spytać, czy mógłby Pan nas odwiedzić. Wiem, że się narzucam, ale bardzo się martwię. Oczywiście, Lejny Enkatel. Mam przyjść zaraz? Tak. Bardzo proszę. Jak najszybciej. To bardzo miło z Pańskiej strony. Drobiazg. Mogę przyjść ścieżką przez las? Oczywiście, to najkrótsza droga. Serdecznie panu dziękuję. Poirot przejechał szczotką po klapach marynarki, narzucił lekki płaszcz, przeszedł na drugą stronę ulicy i wszedł na ścieżkę biegnącą przez kasztanowy lasek. Koło basenu było pusto. Policja skończyła swoją pracę i odjechała. Okolica, oświetlona przez zamglone jesienne słońce, wyglądała niewinnie i spokojnie. Poirot zajrzał do pawilonu. Spostrzegł, że narzutka ze srebrnych lisów znikła, ale pudełka zapałek nadal leżą na stoliku obok jednego z foteli. Zastanowiło go to. — To nie jest odpowiednie miejsce do przechowywania zapałek. — Zbyt dużo tu wilgoci. A wystarczyłoby jedno pudełko na wszelki wypadek, ale nie sześć. Spojrzał na stolik z pomalowanego metalu. Tacę już zabrano. Na blacie ktoś narysował ołówkiem dziwaczne drzewo. Herkulesowi Poirot, miłośnikowi porządku, sprawiło to przykrość. Pokręcił głową, westchnął i ruszył w kierunku domu, zastanawiając się, z jakiego powodu go wezwano. Lady Encatel czekała w drzwiach wychodzących na taras i zaprosiła go do pustego salonu. — To bardzo miło z pańskiej strony, że pan przyszedł — powiedziała, ściskając jego dłoń. — Madame, stawiam się na pani usługi. Lady Encatel uniosła obie ręce i szeroko otworzyła piękne, wielkie oczy. — Widzi pan, to bardzo trudne. Inspektor osobiście wypytuje... nie, spisuje zeznanie, przesłuchuje... Jak oni to mówią, Guidiona. Guidion kieruje życiem tego domu i człowiek mu współczuje. Dla niego składanie zeznań przed policją jest czymś strasznym. Nawet inspektor Grange, który moim zdaniem jest człowiekiem sympatycznym i pewnie bardzo oddanym rodzinie, ma zapewne synów, co wieczór pomaga im montować mechaniczne modele, podczas gdy jego żona zajmuje się domem. Jestem pewna, że panuje u nich nienaganny porządek, chociaż jest trochę ciasno. Herkules Poirot słuchał jej ze zdumieniem. Nawiasem mówiąc, wąsy inspektora opadają w dół, mówiła dalej Lady Ancatel. Moim zdaniem, dom, w którym panuje zawsze zbyt wielki porządek, jest przygnębiający, jak te wypucowane twarze pielęgniarek w szpitalach. Co za połysk. Tak jest tylko na prowincji, gdzie czas płynie wolniej. W Londynie mają mnóstwo pudru i jaskrawo umalowane usta. — Musi pan przyjść do nas na prawdziwy obiad, kiedy już z tym skończymy. — Bardzo mi będzie miło. — Mnie policja nie przeszkadza — powiedziała Leila Jankatel. — To nawet interesujące. — Chcę pomóc, jeśli tylko będę mogła — powiedziałam inspektorowi Grange'owi. — Zdaje się, że należy on do ludzi spokojnych, ale metodycznych. — Policję zapewne bardzo interesują motywy — ciągnęła. — A skoro już mowa o szpitalnych pielęgniarkach... To zdaje się, że John Crystal i ta rudowłosa pielęgniarka z zadartym nosem, no, bardzo atrakcyjna. Ale to było dawno temu i policja pewnie nie będzie tym zainteresowana. Nikt chyba tak naprawdę nie wie, jak ciężkie życie miała Gerda Crystal. Z natury jest lojalna. Zgodzi się pan ze mną? A może po prostu wierzy w to, co jej się mówi? Moim zdaniem ktoś, komu brakuje inteligencji, mądrze robi postępując w ten sposób. Nieoczekiwanie Lady Enkatel otworzyła drzwi gabinetu i wepchnęła Poirot do środka, mówiąc — Oto i pan Poirot! Po czym obróciła się na pięcie i wyszła. Inspektor Grange i Gugion siedzieli przy biurku. W kącie tkwił jakiś młody człowiek z notesem. Gugion wstał, Poirot zaczął przepraszać. — Już stąd wychodzę. Zapewniam, że nie miałem pojęcia, co Lady Enkatel. Nic dziwnego. Wąsy Grange'a... Przedstawiały jeszcze bardziej ponury widok niż wczoraj. — Może — pomyślał Płaro, przejęty tym, co opowiadała o inspektorze Lady Encatel — było zbyt dużo sprzątania. Albo kupiono nowym osiężny stolik i biedny policjant nie ma się teraz gdzie ruszyć. Ze złością odpędził te myśli. Czysty, chociaż zagracony dom inspektora Grange'a, jego żona i synowie składający mechaniczne modele — wszystko to było owocem bujnej wyobraźni Lady Encatel. Ciekawe jednak, że wydaje się tak niesamowicie realne. — Proszę usiąść, panie Poirot — zaprosił Grange. — Chciałbym pana o coś spytać, a tutaj właściwie już kończę. Spojrzał na Giugiona, który wyraźnie nie kwapił się siadać na krześle w obecności gościa. Minę miał nieprzeniknioną. — Nic więcej nie pamiętacie? — Nie. Wszystko było tak, jak zwykle. Nie było żadnych nieprzyjemności. Pozostaje jeszcze sprawa tej futrzanej narzutki z domku koło basenu. Do której z pań należy? Mówi pan o narzutce ze srebrnych lisów? Zauważyłem ją wczoraj, kiedy zanosiłem do pawilonu kieliszki, ale ona nie należy do żadnego z mieszkańców tego domu. Kto więc jest jej właścicielem? Przypuszczalnie panna Kraj. Panna Weronika Krej, aktorka filmowa. Miała na sobie coś podobnego. Kiedy? — Przedwczoraj wieczorem. Kiedy tu przyszła? — Nie wspominaliście, że była tu gościem? — Nie była gościem. — Panna Cray mieszka w Douthcote's, tej willi przy drodze. Przyszła tutaj po kolacji. Skończyły jej się zapałki i chciała od nas pożyczyć. — Wzięła sześć pudełek? — spytał Poirot. Gusion odwrócił się ku niemu. — Tak, proszę pana. Pani spytała, czy mamy duży zapas i wcisnęła pannie Cray sześć pudełek. Które ta zostawiła potem w pawilonie dodał Poirot. Rzeczywiście, zauważyłem je tam dzisiaj rano. Ten człowiek wszystko zauważy stwierdził Poirot po wyjściu Gideona. Pozostała nam jeszcze powiedział Grange ożywiając się nieco pomoc kuchenna. One mówią, w przeciwieństwie do starszego personelu. Jeden z moich ludzi prowadzi śledztwo na Harley Street ciągnął. Ja również wybiorę się tam jeszcze dzisiaj. Zdaje się, że żona Kristoła na wiele spraw musiała przymykać oczy. Zdziwiłby się pan, gdyby wiedział, co robią niektórzy z tych modnych lekarzy ze swoimi pacjentkami. Od Lady Encatel dowiedziałem się, że były jakieś kłopoty z powodu pielęgniarki w szpitalu. Oczywiście nie powiedziała nic konkretnego. Tak, przytaknął Poirot. — To do niej podobne. Zręcznie podsunięta myśl. Romansy Johna Kristoła z pielęgniarkami okazje nadarzające się lekarzowi. Gerda Christou miała mnóstwo powodów do zazdrości i skończyło się to morderstwem. Tak, zręcznie podsunięta myśl zwracająca uwagę na życie na Harley Street i odwracająca ją od The Hollow i od momentu, gdy Henrietta Savernake zrobiła kilka kroków, wyjęła pistolet z uległej dłoni Gerdy Christou. I od tego drugiego momentu, gdy Christou umierając powiedział, Henrietta. Poirot nagle otworzył półprzymknięte oczy i z zainteresowaniem zapytał: Czy pańscy synowie składają mechaniczne modele? Co takiego? Inspektor Grange, wyrwany z zamyślenia, patrzył na Poirot ze zdziwieniem. Dlaczego pan o to pyta? Są jeszcze za mali, ale myślałem, żeby kupić temu te mały zestaw na Boże Narodzenie. Dlaczego pan o to pyta? Poirot pokręcił głową. Lady Encatel jest niebezpieczna, pomyślał. No właśnie dlatego, że jej intuicyjne, szalone wnioski często okazują się prawdziwe. Bez troskim, może tylko z pozoru, bez słówkiem buduje cały obraz. Kiedy się potem okazuje, że jakaś jego część jest prawdziwa, człowiek jest gotów uwierzyć w całość. Inspektor Grange mówił dalej: Chcę panu o czymś powiedzieć. Ta panna Cray, aktorka, i długa wędrówka tylko po to żeby pożyczyć zapałki skoro chodziło jej o zapałki dlaczego nie poszła do pana przecież ma bardzo blisko nie musiałaby iść taki kawał pieszo herkules puaro wzruszył ramionami może istniał jakiś powód na przykład snobizm moja willa jest mała nieważna i przyjeżdżam tu tylko na kilka dni podczas gdy sir henry i lady ancatel są kimś i mieszkają tu na stałe ta panna Weronika Kray mogła chcieć ich poznać i wymyśliła taki fortel. Inspektor Grange wstał. Tak, zgodził się. To możliwe. Ale człowiek nie chciałby czegoś przegapić. Mimo to nadal mam wrażenie, że nie wszystko rozumiem. Sir Henry przyznał, że rewolwer należał do jego kolekcji. Okazuje się, że po południu strzelano z niego. Pani Krysztół mogła za nim pójść, zobaczyć, gdzie go odkłada i gdzie chowa amunicję. To proste. Tak, mruknął Płaro. Zdaje się, że to całkiem proste. W taki właśnie sposób pomyślał kobieta po kroju Gerdy Christou popełniłaby morderstwo, nie uciekając się do żadnych podstępów, całkiem po prostu, kierowana nagłą złością i strachem, jaki potrafi odczuwać osoba prosta, ale gorąco kochająca. Jednak... No tak, musiała mieć podstawowy odruch samoobrony. A może działała w takim zaślepieniu, w takim wewnętrznym wzburzeniu, że nie myślała o niczym? Przypomniał sobie jej nieruchomą, pozbawioną wyrazu twarz. Nie wiedział, ale czuł, że powinien wiedzieć. Rozdział 16. Gerda Kristo ściągnęła przez głowę czarną sukienkę i rzuciła ją na krzesło. W jej oczach malowała się żałosna niepewność. Nie wiem. Po prostu nie wiem, powiedziała. Teraz nic już nie ma znaczenia. Wiem, kochanie, wiem. Pani Patterson była miła, ale zdecydowana. Dobrze wiedziała, jak należy traktować ludzi, których dotknęła tragedia. W trudnych chwilach Elsie jest niezastąpiona, mawiano o niej w rodzinie. Teraz siedziała w sypialni swojej siostry Gerdy przy Harley Street i była niezastąpiona. Elsie Patterson, kobieta wysoka i tryskająca energią, patrzyła na Gerdę z mieszaniną irytacji i współczucia. Biedna, kochana Gerda. To prawdziwa tragedia, że w taki straszny sposób straciła męża. Gerda jeszcze nie rozumiała wszystkich implikacji tego smutnego wydarzenia. To prawda. — myślała pani Paterson, Gerda zawsze była powolna. A teraz jeszcze ten wstrząs. — Na twoim miejscu zdecydowałabym się na tę sukienkę z czarnego jerseyu za dwanaście gwinei. Zawsze trzeba było podejmować za Gerdę decyzję. Gerda stała bez ruchu, ze zmarszczonym czołem. — Nie jestem pewna, czy John pochwalał żałobę. Zdaje mi się, że raz powiedział, że nie. — Zawahała się. — John... Pomyślała, gdyby John tu był, powiedziałby mi, co mam robić. Ale Johna nie ma i nie będzie. Nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy. Stygnąca jagnięca pieczeń, sos krzepnący na stole trzaśnięcie drzwi gabinetu i John biegnie po dwa stopnie, jak zwykle spieszący się, pełen życia żywy. Leży na wznak na brzegu basenu, krew powoli skapuje do wody. Zimna stal rewolwerów w jej dłoni, koszmar, zły sen, z którego zaraz się obudzi. Głos siostry wyrwał ją z ponurego zamyślenia. Na rozprawie musisz mieć na sobie coś czarnego. Dziwnie byś wyglądała, gdybyś się tam pokazała w błękitnej sukience. Ta okropna rozprawa, powiedziała Gerda, przymykając oczy. Na pewno będzie to dla ciebie bardzo przykre, kochanie. Zmartwiła się Elsie Patterson. — Ale zaraz potem wrócisz do domu i zajmiemy się tobą. Nagle Gerdzie rozjaśniło się w głowie. — Co ja zrobię bez Johna? — spytała przerażona. Elsie Patterson miała na to gotową odpowiedź. — Masz dzieci i musisz żyć dla nich. Zina szlochając i krzycząc, mój tatuś nie żyje, rzuca się na łóżko. Terence pobladły, bez jednej łzy, zadaje pytania. Wypadek z rewolwerem powiedziała dzieciom. Biedny tatuś miał wypadek. Beryl Collins okazała się bardzo troskliwa. Schowała poranne gazety, żeby dzieci ich nie przeczytały. Pouczyła służbę. Beryl jest nadspodziewanie miła i pomocna. Terence przyszedł do matki, siedzącej w zacienionym salonie. Usta miał zaciśnięte, twarz zieloną. Dlaczego tata został zastrzelony? To był wypadek, kochanie. Nie chcę o tym rozmawiać. To nie był wypadek. Dlaczego mówisz nieprawdę? Tata został zastrzelony. To było morderstwo. Tak napisali w gazecie. Teraz, skąd wziąłeś gazetę? Powiedziałem pannie Collins. Chłopak pokiwał głową jak stary, zmęczony człowiek. Poszedłem do kiosku i kupiłem. Wiedziałem, że w gazetach musi być coś o czym nam nie powiedziałaś. Inaczej nie byłoby powodu, żeby panna Collins przed terensem nigdy nie dało się niczego ukryć. Jego dziwna, przenikliwa, naukowa ciekawość musiała zostać zaspokojona. Dlaczego go zabili, mamo? Gerda załamała się. Nie pytaj mnie o to. Nie mów o tym, nie mogę, to straszne. Dowiedzą się prawdy, muszą to konieczne. Taki rozsądny i opanowany. Gerda miała ochotę krzyczeć, śmiać się i płakać jednocześnie. Nic go nie obchodzi, myślała, nic a nic. Po prostu zadaje pytania, jak zwykle. Nawet nie płacze. Terenz odszedł, by uniknąć współczucia ciotki Elzy. Był samotnym małym chłopcem z zachmurzoną twarzyczką. Zawsze czuł się samotny. Ale dopiero dzisiaj ten stan rzeczy go zmartwił. Dzisiaj, myślał, jest jakoś inaczej. Gdyby ktoś mądrze i inteligentnie odpowiedział na jego pytania. Jutro jest wtorek. Razem z Nicholsonem Minorem spróbują wyprodukować nitroglicerynę. Terenz czekał na ten dzień z niecierpliwością, ale teraz wcale nie jest ucieszony. Przestało mu na tym zależeć. Terenz był zdumiony samym sobą. Nie rozumiał. Dlaczego eksperymenty naukowe nagle przestały go interesować? No cóż, kiedy człowiekowi zamordują ojca, myślał. Mój ojciec został zamordowany. Nagle coś się w nim poruszyło, zagnieździło, rosło. Był to gniew. Beryl Collins zapukała do drzwi sypialni i weszła. Była blada, opanowana, energiczna. Przyszedł inspektor Granger, powiedziała. Gerda patrzyła na nią żałośnie. Powiedział, mówiła dalej, że nie chce pani niepokoić. Zanim wyjdzie, zechce zamienić z panią kilka słów. Tymczasem chcę uzyskać odpowiedzi na rutynowe pytania dotyczące praktyki doktora Christoła. Sama będę w stanie zaspokoić jego ciekawość. Dziękuję, Koli. Beryl wyszła. Gerda westchnęła. Collie bardzo mi pomaga. Jest niezwykle praktyczna. Rzeczywiście, zgodziła się pani Patterson. To doskonała sekretarka. Niestety, no nie jest biedaczka zbyt urodziwa. Nie, żebym tego żałowała. W przypadku mężczyzny tak atrakcyjnego jak John, można było się z tego tylko cieszyć. Gerda wpadła w złość. Co ci chodzi po głowie, Elzi? John by nigdy. Nigdy. No mówisz tak, jakby John miał flirtować, czy robić jakieś okropne rzeczy, gdyby miał ładną sekretarkę. John nie był z takich. No, oczywiście, że nie, kochanie. Uspokoiła ją pani Patterson. Wszystkie jednak wiemy, jacy są mężczyźni. W gabinecie inspektor Grange patrzył w chłodne, nierzeczliwe oczy Beryl Collins. Zauważył, że jest do niego wrogo nastawiona. No cóż, to chyba naturalne. Całkiem przeciętna uroda pomyślał. Nie sądzę, żeby między nią a doktorem coś było. Chociaż. Niewykluczone, że ona coś do niego czuła. Takie rzeczy się zdarzają. Ale nie w tym przypadku zawyrokował, kiedy kwadrans później rozsiadł się wygodniej w swoim krześle. Beryl Collins na wszystkie pytania odpowiadała rzeczowo bez wahania. Wszystko, co wiązało się z praktyką doktora, miała w małym palcu. Po chwili inspektor zmienił temat i zaczął dyskretnie wypytywać o stosunki między Johnem Krysztołem a jego żoną. Beryl stwierdziła, że krystołowie byli zgodnym małżeństwem. Podejrzewam, że kłócili się od czasu do czasu, jak to zwykle bywa? Spytał inspektor, dyskretnie ściszając głos. Nie przypominam sobie żadnych sprzeczek. Pani krystoł była bardzo oddana mężowi. Zachowywała się jak niewolnica, powiedziała z lekką pogardą. Inspektor Grangey zwrócił na to uwagę. Feministka z tej dziewczyny, pomyślał. Nigdy nie upierała się przy swoim? Spytał. Nie. Wszystko kręciło się wokół doktora Kristoła. Był tyranem? Beryl zastanawiała się chwilę. Nie, tego bym nie powiedziała. Był jednak człowiekiem samolubnym. Uważał za oczywiste, że pani Kristoł zawsze się z nim zgodzi. Nie miał kłopotów z pacjentami, chodzi mi szczególnie o kobiety. — Niech się pani nie waha, panno Collins. Wiadomo, że lekarze mają z tym trudności. — A, o to chodzi — zawołała Beryl z odrazą. — Doktor Crystal potrafił dać sobie z tym radę. Pacjenci nie sprawiali mu kłopotów. — Był wspaniałym lekarzem — dodała. W jej głosie słychać było szczery podziw. — Miał jakieś romanse? — spytał Grędzi. — Niech pani zapomni o lojalności. Powinniśmy wiedzieć o wszystkim. — Rozumiem to — o ile wiem, nic takiego nie miało miejsca. Powiedziała to zbyt szybko, pomyślał Grędzi. Nie wie nic pewnego, ale chyba czegoś się domyśla. A pani Henrietta Savernake? Spytał nagle. Beryl zacisnęła usta. Była przyjaciółką rodziny. Państwo Krystal nigdy się o nią nie sprzeczali? Z całą pewnością nie. Odpowiedź była zdecydowana. Może nawet za bardzo. — A panna Weronika Cray? — spytał inspektor. — Weronika Cray? — powtórzyła Beryl z niekłamanym zdumieniem. — Była przyjaciółką doktora Christoła. — Nigdy o niej nie słyszałam. Chociaż mam wrażenie, że skąd znam to nazwisko. — To aktorka filmowa. Twarz Beryl rozjaśniła się. — Oczywiście. Nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie słyszałam to nazwisko. Nie miałam pojęcia, że doktor Christoł ją znał. Powiedziała to z taką pewnością, że inspektor zrezygnował z drążenia tego tematu. Zaczął wypytywać o zachowanie doktora Krysztoła w sobotę. Po raz pierwszy Beryl straciła pewność siebie. Zachowywał się inaczej niż zwykle, powiedziała powoli. Co niezwykłego było w jego zachowaniu? Był rozkojarzony. Zrobił sobie długą przerwę, zanim wezwał ostatnią pacjentkę. Zwykle, kiedy zamierzał wyjechać, bardzo się spieszył. Miałam wtedy wrażenie, że czymś się gryzie. Nie umiała jednak powiedzieć nic bardziej konkretnego. Inspektor grangey nie był zadowolony z tej rozmowy. Nie udało mu się odkryć motywu. A musi mieć motyw, zanim przekaże sprawę do sądu. Był przekonany, że Gerda Kristow zastrzeliła męża. Podejrzewał, że zrobiła to z zazdrości, ale dotąd nie udało mu się znaleźć nic konkretnego. Sierżant Kumbis rozmawiał z pokojówkami, ale wszystkie mówiły to samo. Pani Krystal uwielbiała swojego męża. Coś się stało, myślał inspektor, kiedy pojechali do The Hollow. Myśl o domu na wsi zaniepokoiła go. Jego mieszkańcy byli bardzo dziwni. Zadzwonił telefon stojący na biurku. Panna Collins odebrała go. Do pana, inspektorze, powiedziała, podając mu słuchawkę. Grange, słucham. Co takiego? Berl zauważyła, że głos mu się zmienił i spojrzała na niego z zainteresowaniem. Ale twarz inspektora pozostała równie nieruchoma jak zawsze. Słuchał i burczał do słuchawki. Tak, tak, rozumiem. To pewne? Nie ma mowy o pomyłce? Tak, tak, przyjadę! Już skończyłem, tak! Kiedy odłożył słuchawkę, przez chwilę siedział bez ruchu. Beryl przyglądała mu się zaciekawiona. Inspektor pozbierał się szybko i spytał całkiem innym tonem: Przypuszczam, że nie ma pani na ten temat własnego zdania. Chodzi panu o. Chodzi mi o to, kto zabił doktora Krystola. Nie mam zielonego pojęcia, inspektorze, odparła. Kiedy znaleziono ciało, pani Krystoł stała nad nim z rewolwerem w dłoni. Celowo nie dokończył zdania. Beryl zareagowała na te sugestie spokojnie, bez emocji. Jeśli pan sądzi, że to pani Krystoł zabiła męża, jest pan w błędzie. Pani Krystoł nie jest skłonna do użycia przemocy. Jest uległa, pokorna i doktor robił z nią co tylko chciał. Rozumiem, że okoliczności świadczą przeciwko niej, ale i tak dziwię się, że ktokolwiek może ją podejrzewać. Jeśli nie ona, to kto? Spytał Grędzi. Nie mam pojęcia, odparła Beryl. Inspektor podszedł do drzwi. Chce się pan zobaczyć z panią Kryształ? Spytała Beryl. Nie. Tak, chyba powinienem. Beryl była zdziwiona. Zanim zadzwonił telefon, inspektor zachowywał się całkiem inaczej. Ciekawe, czego się dowiedział, że nagle się tak zmienił? Gerda weszła do pokoju nerwowym krokiem. Wyglądała na nieszczęśliwą i zdezorientowaną. Mówiła cicho drżącym głosem. Dowiedział się pan już, kto zabił Johna? Jeszcze nie. To niemożliwe, niemożliwe, ale prawdziwe, pani Krystyll. Pokiwała głową, patrząc w podłogę i nerwowo zwijając chusteczkę. Czy pani mąż miał wrogów? spytał Gręci spokojnie. John? Ależ nie! Był wspaniały, wszyscy go uwielbiali. Nie zna pani nikogo, kto miałby do niego żal? Albo do pani? spytał po krótkim wahaniu. Do mnie? zdziwiła się. Nie, inspektorze. Inspektor Grange westchnął. A panna Weronika Cray? Weronika Cray? E, ta, która przyszła wieczorem pożyczyć zapałki? Tak. Znała ją pani? Gerda pokręciła głową. Tego wieczoru zobaczyłam ją po raz pierwszy. John ją kiedyś znał, przynajmniej ona tak twierdzi. Może miała do niego coś żal. Pani nie musiała o tym wiedzieć. Nie wierzę, żeby ktokolwiek mógł mieć do Johna żal, powiedziała z godnością. John był najlepszym, najbardziej oddanym, najszlachetniejszym z ludzi. Hm, mruknął inspektor. Tak, oczywiście. Cóż, pożegnam się już, zna pani termin rozprawy? W środę o jedenastej na market Depleage. Wszystko będzie dobrze, nie musi się pani niepokoić. Prawdopodobnie rozprawa zostanie przełożona na następny tydzień, żebyśmy mieli więcej czasu na zebranie dowodów. Rozumiem. Dziękuję panu. Stała i patrzyła na niego tępym wzrokiem. Inspektor był ciekaw, czy pani Krystal zdążyła już zrozumieć, że jest główną podejrzaną. Grange zatrzymał taksówkę. Informacja, którą otrzymał przez telefon, usprawiedliwiała ten wydatek. Nie wiedział, co ma myśleć. Ten fakt wszystko zmienia. Ale jak go sobie wytłumaczyć? Był bowiem przekonany, że musi istnieć jakieś wytłumaczenie. W każdym razie sprawa nie jest tak prosta, jak mu się na początku wydawało. Rozdział Siedemnasty. Sir Henry patrzył na inspektora Grange'a z zainteresowaniem. Nie jestem pewien, czy dobrze pana zrozumiałem, powiedział. To proste. Prosiłem, żeby pan sprawdził całą swoją kolekcję broni. Zakładam, że ma pan jakiś katalog. Oczywiście, że mam. Ale przecież już potwierdziłem, że rewolwer pochodzi z mojej kolekcji. To nie jest takie proste. Grindy zamyślił się. Nie chciał powiedzieć więcej niż było to konieczne. Ale w tej sytuacji nie mógł uniknąć wyjaśnień. Sir Henry ma rozległe znajomości. Z pewnością spełni prośbę inspektora, chce jednak znać jej powód. Grindy zdecydował się powiedzieć prawdę. — Doktor Christo nie został zastrzelony z tego rewolweru, który zidentyfikował pan dzisiaj rano. Sir Henry uniósł brwi. — Interesujące — powiedział. Grange był tego samego zdania. Był zadowolony, że Sir Henry to powiedział i że tylko tym jednym słowem skomentował niezwykłą sytuację. Bo też nic więcej nie było do powiedzenia. — Interesujące — Poza tym nic na razie nie wiadomo. Czy ma pan powód sądzić, że broń, z której padł śmiertelny strzał, pochodzi z mojej kolekcji? Spytał sir Henry. Nie. Ale chcielibyśmy mieć co do tego pewność. Sir Henry pokiwał głową. Rozumiem. Zabierzmy się więc do pracy. Nie zajmie nam to dużo czasu. Otworzył biurko i wyjął oprawny w skórę zeszyt. Otwierając go, powtórzył: Nie zajmie nam to dużo czasu. Coś w jego głosie zaskoczyło Grange'a inspektor spojrzał na gospodarza z uwagą. Sir Henry miał pochylone ramiona. Wyglądał tak, jakby się nagle postarzało kilka lat. Inspektor zmarszczył brwi. — Nie mam pojęcia, co myśleć o tych ludziach — przemknęło inspektorowi przez głowę. — Ach! Grange odwrócił się i spojrzał na zegar. Minęło dwadzieścia minut od chwili, kiedy ser Henry powiedział, nie zajmie nam to dużo czasu. Tak? spytał zniecierpliwiony. Brakuje rewolweru Smith Wesson, kaliber trzydzieści osiem. Był w kaburze z brązowej skóry. Zajmował miejsce na końcu rzędu w tej szufladzie. A! Głos inspektora brzmiał spokojnie, ale Grange był podniecony. Kiedy widział go pan po raz ostatni? Ser Henry zastanawiał się chwilę. Trudno mi powiedzieć, inspektorze. Ostatni raz otwierałem tę szufladę tydzień temu i sądzę, o, jestem prawie pewien, że gdyby rewolweru brakowało, zauważyłbym to. Nie mogę jednak przysiądź, że go wówczas widziałem. Inspektor Grange pokiwał głową. Dziękuję panu. O, to zrozumiałe. Muszę wracać do swoich obowiązków. Wyszedł z gabinetu pewnym, zdecydowanym krokiem. Po odejściu inspektora Grangea sir Henry stał chwilę bez ruchu. Potem wyszedł na taras. Jego żona w rękawicach roboczych i z koszykiem w ręce przecinała sekatorem jakieś krzaki. Pomachała mężowi radośnie. Czego chciał inspektor? Mam nadzieję, że nie będzie już zawracał głowy służbie. Oni tego nie lubią. Dla nich nie ma w tym nic zabawnego ani nowego. A dla nas jest? Lady Ankatel uważnie spojrzała na męża. Ton jego głosu był jakiś dziwny. Uśmiechnęła się niewinnie. Jesteś zmęczony, czy musisz tak się tym martwić? Morderstwo to nieprzyjemna rzecz, Lucy. Lady Ankatel zamilkła na chwilę. Nadal przecinała gałęzie, ale widać było, że myślami przebywa gdzie indziej. Potem jej twarz zachmurzyła się. Najgorsze w sekatorach jest to, że czynią obcinanie tak zajmującym, że człowiek przycina więcej gałęzi niż by chciał. Co mówiłeś, że morderstwo jest nieprzyjemną rzeczą? Szczerze mówiąc, nie rozumiem dlaczego. Każdy musi kiedyś umrzeć bez różnicy na raka czy gruźlicę, w jakimś bardzo okropnym sanatorium, na wylew, który wykręca człowiekowi twarz, czy też od strzału, dźgnięcia nożem albo uduszenia. Koniec jest taki sam. To znaczy zawsze jest trup. Tak kończą się wszelkie zmartwienia. Tylko krewni mają kłopoty. Kłócą się o pieniądze i o to, czy nosić żałobę, czy nie, i kto powinien dostać biurko, cioci celiny i temu podobne. Sir Henry usiadł na murku. Lucy, to będzie bardziej nieprzyjemne niż sądziliśmy, powiedział. Musimy sobie z tym jakoś poradzić, kochanie. Kiedy to wszystko się skończy, wyjedziemy gdzieś, żeby trochę odpocząć. Zamiast się zamartwiać problemami dnia dzisiejszego, pomyślmy o przyszłości. Podoba mi się ten pomysł. Zastanawiam się, czy pojechać na Boże Narodzenie do Einswijk, czy też raczej odłożyć tę przyjemność na Wielkanoc. Jak sądzisz? Mamy jeszcze dużo czasu na myślenie o Bożym Narodzeniu. To prawda, ale ja tak lubię wyobrażać sobie różne rzeczy. Może na Wielkanoc? — Tak — Lucy uśmiechnęła się radośnie. — Do tego czasu na pewno już się z tego otrząśnie. — Kto? — Sir Henry był zdziwiony. — Henrietta — wyjaśniła spokojnie Lady Ancatel. Myślałam, że gdyby się pobrali w październiku, oczywiście w przyszłym roku, to moglibyśmy spędzić u nich święta Bożego Narodzenia. — Myślałam też... — Wolałbym, żebyś już przestała, kochanie. — Za dużo sobie myślisz. — Pamiętasz stodołę? Można by tam urządzić piękną pracownię. Henrietta będzie potrzebowała pracowni. Ma prawdziwy talent. Edward będzie z niej bardzo dumny. Dwóch synów i córka. Tak byłoby najlepiej. Albo dwóch synów i dwie córki. Lucy, ależ ty masz bujną wyobraźnię. Ależ kochanie! Lady Encatel otworzyła szeroko swoje piękne oczy. — Edward może się ożenić tylko z Henriettą. Jest bardzo uparty. Przypomina tym mojego ojca. Trudno mu coś wybić z głowy. Henrietta musi za niego wyjść. Teraz, kiedy John Crystal nie żyje, na pewno mu nie odmówi. Musiała przez niego wiele wycierpieć. Biedak. — Dlaczego? — A, chodzi ci o to, że nie żyje? — O cóż, każdy musi kiedyś umrzeć. Nigdy się nie martwiłam tym, że ludzie umierają. Sir Henry spojrzał na żonę z zainteresowaniem. — Zawsze sądziłem, że lubiłaś Kristoła Był zabawny i miał wiele wdzięku. Ja jednak uważam, że człowiek nie powinien się do nikogo przywiązywać zbyt mocno. Mówiąc to, Lady Enkatel z uśmiechem na twarzy, bez cienia litości, przycinała gałęzie kaliny. Rozdział osiemnasty Herkules Poirot wyjrzał przez okno i zobaczył Henrietten Savernake zmierzającą do jego drzwi. Miała na sobie ten sam kostium z zielonego tweedu, co w dniu tragedii. Towarzyszył jej Spaniel. Poirot podszedł do drzwi i otworzył je. Młoda kobieta uśmiechnęła się pogodnie. — Mogę wejść i obejrzeć pański dom? — Lubię odwiedzać różne domy. Wyszłam z psem na spacer. — Oczywiście. Spacer z psem to bardzo angielski zwyczaj. Wiem, przytaknęła Henrietta. Myślałam o tym. Zna pan ten wiersz? Powoli mijał dzień za dniem, karmienie kaczek z żoną spór. Do larga hendla grałem w tur. Na spacer wychodziłem z psem. Znów uśmiechnęła się promiennie, bez żadnego powodu. Poirot zaprosił ją do salonu. Henrietta rozejrzała się po pedantycznie wysprzątanym pokoju i pokiwała głową. To miłe, powiedziała. Wszystko tu jest parzyste. Nie spodobałaby się panu moja pracownia. Dlaczego? Wszystko jest usmarowane gliną. Do tego gdzie gdzieniegdzie zobaczyłby pan pojedyncze przedmioty, które mi się podobają, ale straciłyby swój urok, gdyby miały pary. Rozumiem. Pani jest artystką. A pan, panie Poirot? Pochylił głowę na bok. Ciekawe pytanie. Sądzę, że mimo wszystko nie jestem. Spotkałem się z artystycznymi zabójstwami, dowodzącymi wielkiej wyobraźni. Ale rozwikływanie zagadek nie wymaga zdolności twórczych. Do tego potrzebne jest umiłowanie prawdy. Umiłowanie prawdy zamyśliła się Henrietta. Ta... to czyni pana niebezpiecznym. Czy prawda pana zadowoli? Poirot spojrzał na nią z zainteresowaniem. Co ma pani na myśli? Rozumiem, że chciałby pan wiedzieć. Pytam, czy to panu wystarczy? Czy też będzie pan musiał zrobić następny krok i podjąć dalsze działania? Poirot zaciekawiło takie podejście. Sugeruje pani, że gdybym dowiedział się prawdy o śmierci doktora Chrystoła, mógłbym się tym zadowolić i nic w tej sprawie nie zrobić. Czy pani zna prawdę? Henrietta wzruszyła ramionami. Najprościej jest podejrzewać gerdę. Jakież to cyniczne, że żona czy mąż są zawsze najbardziej podejrzani? Pani się z tym nie zgadza? Mam otwarty umysł. Po co pani tu przyszła, panno Savernake? spytał Poirot spokojnie. Muszę przyznać, że nie podzielam pańskiego umiłowania prawdy, panie Poirot. Spacer z psem dostarczył mi zręcznej, bardzo angielskiej wymówki. Enketelowie nie mają psa, co pewnie pan wczoraj zauważył. Ten fakt nie umknął mej uwagi. Pożyczyłam spaniela od ogrodnika. Musi pan wiedzieć, że nie jestem przesadnie prawdomówna. Znów uśmiechnęła się promiennie. Poirot był zdziwiony. Wzruszyła go tym wyznaniem. Jednak jest pani uczciwa, powiedział. Dlaczego pan tak mówi? Była zdziwiona, może nawet zaniepokojona. Sądzę, że to prawda. Szczerość powtórzyła Henrietta w zamyśleniu. Zastanawiam się, co to słowo znaczy. Przez chwilę siedziała bez ruchu, patrując się w dywan. Potem uniosła głowę i spojrzała płarotowi prosto w oczy. Nie chce pan wiedzieć, po co przyszłam? Widzę, że trudno pani ubrać to w słowa. Chyba tak. Jutro odbędzie się rozprawa. Trzeba się zdecydować. Przerwała. Wstała, podeszła do kominka, przesunęła kilka stojących tam ozdób, zdjęła ze środka stolika wazon z kwiatami i postawiła go nad kominkiem. Jak się panu podoba, panie Poirot? Nie podoba mi się, mademoiselle. Tak sądziłam. Zaśmiała się i szybko ustawiła wszystko tak jak było. No cóż, jeśli człowiek chce coś powiedzieć, powinien to powiedzieć. Nie wiem dlaczego, ale z panem mogę rozmawiać. Niech pan posłucha. Czy sądzi pan, że policja powinna wiedzieć, że byłam przyjaciółką Johna Christoła? Powiedziała to beznamiętnie. Nie patrzyła na Poirot, tylko na ścianę nad jego głową. Jednym palcem przesuwała po wazonie, w którym stały purpurowe kwiaty. Poirot pomyślał, że w ten sposób daje upust swoim uczuciom. Rozumiem, że byliście kochankami spytał obojętnym głosem. Jeśli woli pan tak to ująć. Spojrzał na nią z zainteresowaniem. Pani by tak tego nie ujęła? Nie. Dlaczego? Henrietta wzruszyła ramionami, podeszła do sofy i usiadła obok poro. Lubię precyzyjnie określać rzeczywistość, powiedziała z namysłem. Tym wyznaniem jeszcze bardziej zainteresowała płarota. Była pani kochanką doktora Christoła. Od kiedy? Od sześciu miesięcy? Zdaje się, że policja bez trudu się o tym dowie? Henryetta zastanawiała się chwilę. Pewnie tak. To znaczy, jeśli będą szukali takich informacji, zapewniam panią, że będą. Ja też tak myślę. Zrobiła krótką przerwę. Naciągnęła palce opierając je o kolano, spojrzała na nie, po czym uśmiechnęła się przyjaźnie. Cóż, panie puaro, co powinnam zrobić? — Pójść do inspektora Grange'a i powiedzieć, co się mówi do takich wąsów. — On ma takie domowe, rodzinne wąsiska. Dłoń Poirot odruchowo powędrowała do jego własnej, z dumą noszonej ozdoby. — A moje mademoiselle? — Pańskie wąsy, panie Płaro, to zwycięstwo sztuki. Są dziełem samym w sobie i niczego nie potrzebują. Jestem pewna, że są niepowtarzalne. Jak najbardziej. Pewnie dlatego rozmawiam z panem w ten sposób. Jeśli policja dowie się o mnie i o Johnie, czy ten fakt zostanie podany do publicznej wiadomości? To zależy, odparł Poirot. Jeśli uznają ten fakt za nieistotny dla sprawy, dochowają tajemnicy. Bardzo pani na tym zależy? Henrietta pokiwała głową. Przez chwilę przyglądała się swoim palcom, po czym Gwałtownie podniosła głowę. Kiedy się odezwała, w jej głosie wreszcie słychać było emocje. Po co gnębić biedną Gerdę bardziej niż to konieczne? Gerda uwielbiała Johna. Teraz on nie żyje. Straciła go. Po co dokładać jej ciężaru? Chodzi pani o nią? Uważa mnie pan za hipokrytkę. Pewnie pan myśli, że gdybym szczerze troszczyła się o spokój ducha Gerdy, nie zostałabym kochanką Johna. Pan nie rozumie. To nie było tak. Ja nie rujnowałam jego małżeństwa. Byłam tylko jedną z wielu. Tak po prostu? Spojrzała na niego surowo. Nie, nie, nie. To nie tak, jak pan myśli. I właśnie to mnie gryzie. Wszyscy będą sobie źle myśleli o Johnie. A to nieprawda. Dlatego przyszłam do pana. Miałam nadzieję, że może pan to zrozumie. To znaczy. Zrozumie, kim był John. No już widzę, jak to będzie. Te tytuły na pierwszych stronach gazet. Sercowe sprawy lekarza. Gerda, ja, Weronika Cray. John nie był taki. Niewiele myślał o kobietach. Dla niego najważniejsza była praca. Tylko to go naprawdę interesowało. Podniecało. Praca była przygodą jego życia. Gdyby... Ktoś spytał Johna, o jakiej kobiecie myśli najczęściej wie pan, co by powiedział? O pani Crabtree. Pani Crabtree? Zdziwił się Płaro. Kim jest pani Crabtree? Henrietta odpowiedziała na to pytanie głosem, w którym słychać było jednocześnie śmiech i łzy. To staruszka, brzydka, brudna, zwiędła i nieuprzejma. John bardzo ją sobie cenił. Jest pacjentką szpitala pod wezwaniem świętego Krzysztofa. Ma chorobę Ridgewaya. To bardzo rzadka przypadłość. Kończy się śmiercią. Nie ma na nią lekarstwa. Ale John był bliski znalezienia tego lekarstwa. Nie potrafię panu tego wyjaśnić. To bardzo skomplikowane. Chodzi o wydzielanie jakiegoś hormonu. John eksperymentował. A pani Crabtree była jego ukochaną pacjentką. Widzi pan... Ona ma w sobie wolę życia i bardzo lubi Johna. Walczyli razem. Choroba Ridgewaya i pani Crabtree od miesięcy niepodzielnie zajmowały uwagę Johna. Nic więcej się nie liczyło. Takim lekarzem był John. Te wszystkie otyłe zamożne pacjentki z Harley Street to uboczna sprawa. Najważniejsza była naukowa dociekliwość. Bardzo bym chciała, żeby pan to zrozumiał. Uniosła ręce w geście dziwnej rozpaczy. Puaro spostrzegł, że Henrietta ma piękne, wrażliwe dłonie. „Odnoszę wrażenie, że pani to doskonale rozumie” – powiedział. „Tak, ja to rozumiałam. John przychodził do mnie i opowiadał. Mówił bardziej do siebie niż do mnie. W ten sposób porządkował myśli. Czasem wpadał w rozpacz. Nie wiedział, jak sobie poradzić ze zwiększoną intoksykacją i nagle wpadł na pomysł, żeby połączyć dwie metody leczenia.” — Nie potrafię tego panu wyjaśnić. To przypominało bitwę. Nie potrafi pan sobie wyobrazić tej furii, napięcia, czasem nawet cierpienia. Tego zmęczenia. Przez chwilę milczała, wspominając to, co minęło. — Zdaje się, że pani sporo wie o tej chorobie — zdziwił się Poirot. Henrietta pokręciła głową. — Nie. Tylko tyle, ile potrzebowałam, żeby zrozumieć Johna. Kupiłam książki, żeby o tym poczytać. Znów milczała. Twarz jej się rozpogodziła, usta rozchyliły. Wspomina pomyślał Poirot. Potem z westchnieniem Henrietta wróciła do rzeczywistości. spojrzała na Poirot ze smutkiem. Szkoda, że nie mogę panu tego wytłumaczyć. Ale już mi pani wytłumaczyła. Naprawdę? Tak. Potrafię rozpoznać prawdę, kiedy ją słyszę. — Dziękuję, ale inspektorowi Grange'owi tego tak łatwo nie wytłumaczę. — Raczej nie. Jego będzie interesował bardziej osobisty aspekt tej znajomości. — Ach, przecież to było nieważne, całkiem nieistotne — powiedziała Henrietta z przekonaniem. Poirot uniósł brwi. — Naprawdę — odparła jego milczące oskarżenie. — Widzi pan, w końcu zaczęłam mu przeszkadzać. Zaczął dostrzegać we mnie kobietę... I to mu przeszkadzało myśleć. Zaczął się bać, że może mnie pokochać. John nie chciał nikogo kochać. Sypiał ze mną po to, żeby o mnie nie myśleć. Chciał, żeby wszystko było lekkie, łatwe i przyjemne, jak inne jego romanse. A pani. Płaro przyglądał się jej uważnie. Pani to wystarczało? Henrietta wstała. Kiedy się odezwała, głos znów miała oschły. Nie. Nie wystarczało. Jestem tylko człowiekiem. Puaro odczekał chwilę, zanim powiedział: W takim razie dlaczego? Dlaczego? Spojrzała mu prosto w oczy. Chciałam, żeby John był zadowolony. Żeby miał wszystko, czego zapragnie. Chciałam, żeby mógł się spokojnie zajmować tym, co miało dla niego znaczenie: pracą. Skoro nie chciał cierpieć. Nie chciał się otworzyć. Zgadzałam się na to. Poirot potarł nos. — Wspomniała pani o Weronice Cray. Ona też była przyjaciółką Johna Chrystoła. W sobotę zobaczył ją po raz pierwszy od piętnastu lat. — Znał ją piętnaście lat temu? — Byli zaręczeni i mieli się pobrać. Henrietta zawróciła i usiadła na sofie. — Widzę, że muszę to wyjaśnić. John bardzo kochał Weronikę. Weronika to suka, egoistka nie mająca sobie równych. Zażądała, żeby John zrezygnował ze wszystkiego, na czym mu zależało i do końca życia był tylko mężem pani Weroniki Cray. John z nią zerwał. I miał rację, ale bardzo z tego powodu cierpiał. Myślał tylko o tym, żeby się ożenić z kobietą niczym nie przypominającą Weroniki. I wziął ślub z Gerdą, którą można by nieelegancko nazwać krową. Było mu dobrze, czuł się bezpieczny. Ale co nie trudno było przewidzieć pewnego dnia ta krowa zaczęła go irytować. Miał liczne romanse, ale nigdy nie było to nic ważnego, Gerda nic o tym nie wiedziała. Jednak moim zdaniem od piętnastu lat z Johnem było coś nie tak i miało to związek z osobą Weroniki nigdy o niej nie zapomniał i nagle w sobotę znów się spotkali. Po dłuższej przerwie Puaro powiedział z rozmarzeniem. Poszedł ją odprowadzić i wrócił do The Hollow o trzeciej nad ranem. Skąd pan wie? Pokojówkę bolał ząb. A Lucy ma zbyt liczną służbę, powiedziała Henrietta. Pani też o tym wiedziała, tak? Skąd? Henrietta zawahała się chwilę, zanim odpowiedziała. Wyglądałam przez okno i widziałam, kiedy wrócił. Ból zęba? Henrietta uśmiechnęła się. Całkiem inny ból, panie Płaro. Wstała i podeszła do drzwi. Pójdę z panią, powiedział Płaro. Przeszli na drugą stronę drogi i weszli przez furtkę na teren porośnięty młodymi kasztanowcami. Nie musimy przechodzić obok basenu, powiedziała Henrietta. Możemy skręcić w lewo, dojdziemy do ogródka. Wspinali się pod górę ścieżką biegnącą do lasu. Po chwili doszli do szerszej dróżki biegnącej powyżej kasztanowców. Kiedy dotarli do ławeczki, Henrietta usiadła. Puaro zajął miejsce obok niej. Za plecami mieli las, a pod sobą kasztanowy młodnik. Przed nimi wijąca się ścieżka zbiegała do miejsca, gdzie połyskiwała błękitna woda. Puaro przyglądał się Henrietcie bez słowa. Napięcie znikło, jej twarz złagodniała, zaokrągliła się i odmłodniała. Poirot zaczął sobie wyobrażać, jak wyglądała w dzieciństwie. O czym pani myśli? O Enswick. Co to jest Enswick? Enswick to takie miejsce. Rozmarzona opowiedziała mu o Enswick. Biały, Piękny dom, wielka magnolia i otaczające posiadłość zalesione wzgórza. To pani dom? Nie, mieszkałam w Irlandii. Do Enswick przyjeżdżaliśmy wszyscy na wakacje. Edward, Midzi i ja. To był dom Lucy. Należał do jej ojca. Po jego śmierci odziedziczył go Edward. Nie, sir Henry? To on otrzymał tytuł. Tak. Komandor Jorder Łaźni, wyjaśniła. Henry jest dalekim kuzynem. — Kto odziedziczy Enswick po Edwardzie Enkatelu? Dziwne. — Ale nigdy o tym nie myślałam. — A jeśli Edward się nie ożeni? — Zamilkła. — Na jej twarzy pojawił się jakiś cień. Herkules Poirot był ciekaw, o czym teraz myśli. — Pewnie — powiedziała Henrietta po chwili — przejmie go David. — Dlatego... — Co? — Dlatego Lucy go tu zaprosiła. — David i Enswick — pokręciła głową. — Nie pasują do siebie. Poirot pokazał na ścieżkę. — Tą ścieżką zeszła pani wczoraj na dół nad basen? Henrietta zadrżała. — Nie, tą drugą, biegnącą bliżej domu. Stąd przyszedł Edward. Nagle odwróciła się do Poirot. — Czy musimy o tym rozmawiać? — Nienawidzę de Hollow. Poirot zacytował — Nienawidzę doliny w leśnym śpiącej cieniu, na skraju pól maźniętej krwawej barwy wrzosem, skał szerzących swe piargi w upiornym milczeniu i echa co śmierć, woła zawsze głuchym głosem. Henrietta spojrzała na niego ze zdumieniem. Tennyson — wyjaśnił płaro z dumą kiwając głową, poezja waszego lorda Tenisona. Henrietta powtórzyła za nim: I echa, co śmierć, woła zawsze głuchym głosem. Oczywiście, rozumiem, powiedziała sama do siebie to właśnie jest echo. Jak to echo to miejsce, The Hollow przecież to znaczy Dolina. Przedwczoraj prawie to dostrzegłam, kiedy weszliśmy z Edwardem na górę echo Ainswick. — My, enkatelowie, jesteśmy echem nie jesteśmy prawdziwi. John był prawdziwy. Żałuję, że go pan nie znał powiedziała, patrząc Puertowi prosto w oczy. W porównaniu z Johnem, wszyscy jesteśmy jak cienie. John żył naprawdę. Zauważyłem to w chwili jego śmierci. Wiem, to się czuło. Teraz John nie żyje, a my echa tak. To kiepski żart. Wspomnienie młodości znikło z jej twarzy. Zacisnęła usta, jakby nagle coś ją zabolało. Kiedy Płaro zadał jej pytanie, nie zrozumiała. Przepraszam, co pan powiedział? Pytałem, czy pani ciotka, Lady Enkatel, lubiła doktora Kristowa. Lucy jest moją kuzynką, nie ciotką. Tak, bardzo go lubiła. A pani kuzyn, pan Edward Enkatel, czy on lubił doktora Kristowa? Nie bardzo odparła chłodno. Mało go znał. A drugi kuzyn, David Ankatel. Henrietta uśmiechnęła się. Mam wrażenie, że David nienawidzi nas wszystkich. Całymi dniami przesiaduje w bibliotece czytając Encyklopedia Britannica. — A, to młodzień nieco poważnym usposobieniu. Żal mi Dawida. W domu nie miał łatwego życia. Jego matka była bardzo niezrównoważoną inwalidką. Poczucie wyższości jest jedynym sposobem obrony, jaki zna ten chłopak. Dopóki mu się udaje nie wypaść z roli, wszystko jest w porządku. Ale co jakiś czas można dostrzec jego wrażliwe wnętrze. Czuł się lepszy od doktora Kristoła? Próbował, ale chyba mu się nie udało. Podejrzewam, że Dawid chciałby być taki jak John Kristoł i dlatego nie lubił Johna. Poirot pokiwał głową. Tak. Pewność siebie, spokój i żywotność to bardzo męskie cechy. To ciekawe, bardzo ciekawe. Henrietta milczała. Płaro dostrzegł między gałęziami kasztanowców człowieka szukającego czegoś koło basenu i schylającego się często. Ciekawe. Mruknął pod nosem. Proszę. To jeden z ludzi inspektora Grange'a. Zdaje się, że czegoś szuka. Pewnie śladów. — Policja zawsze szuka śladów. Popiołu z papierosa, odcisku buta, spalonej zapałki. W jej głosie słychać było gorzką drwinę. Poirot odpowiedział z powagą. — Tak, szukają tego i czasem znajdują. Jednak w tym wypadku, panu Savernake, ślady można znaleźć tylko w osobistych związkach między zaangażowanymi w tę sprawę ludźmi. — Obawiam się, że nie rozumiem. Chodzi o drobiazgi, powiedział Poirot. Odchylił do tyłu głowę i zmrużył oczy. Nie o popiół z papierosa czy odcisk obcasa, ale o gest, spojrzenie, niespodziewane zachowanie. Henrietta szybko odwróciła głowę, żeby na niego spojrzeć. Poirot poczuł na sobie jej wzrok, ale nie odwrócił się. Ma pan na myśli coś konkretnego? spytała Henrietta. Myślałem o tym, jak pani zrobiła kilka kroków, wzięła rewolwer z ręki pani Krystą i upuściła go do wody. Poczuł, że zadrżała. Kiedy się odezwała, głos miała jednak spokojny. Gerda jest dość niezręczna. W zdenerwowaniu mogła wystrzelić, a gdyby rewolwer był naładowany, mogłaby kogoś zranić. To pani okazała się niezręczna, upuszczając go do wody. — Ja też byłam przejęta. Co pan sobie myśli? — Spytała po chwili. Puaro wyprostował się i powiedział bardzo rzeczowym tonem: Jeśli na rewolwerze były odciski palców to znaczy odciski, które zostawił ten, kto trzymał go przed panią Crystal, to chciałbym wiedzieć, do kogo należały. Teraz nigdy się tego nie dowiemy. Sądzi pan, że należały do mnie? Sugeruje pan, że to ja zabiłam Johna i zostawiłam koło niego rewolwer, żeby Gerda po znalezieniu męża wzięła go do ręki? To chciał mi pan dać do zrozumienia? Gdybym nawet to zrobiła, to chyba uwierzy pan, że nie zabrakłoby mi inteligencji, żeby wytrzeć odciski palców. Jest pani wystarczająco inteligentna, żeby rozumieć, że gdyby pani to zrobiła i gdyby na rewolwerze nie było innych odcisków palców niż pani Kristół, byłoby to bardzo wymowne. Poprzedniego dnia wszyscy strzelaliście z tego rewolweru. Gerda Christou nie wycierałaby go przed użyciem, bo i po co? Myśli pan, że to ja zabiłam Johna? Spytała Henrietta. Umierając, doktor Christou wymówił pani imię. Sądzi pan, że to było oskarżenie? Nie. A więc co? Henrietta wyciągnęła stopę i zaczęła coś rysować czubkiem buta. Chyba Pan pamięta, powiedziała cicho, co Panu przed chwilą wyznałam. Mam na myśli to, co nas łączyło. Tak, był pani kochankiem, dlatego umierając, wypowiedział pani imię. To wzruszające, spojrzała na niego ze złością. Musi Pan ze mnie szydzić? Nie szydzę. Ale nie lubię, kiedy się mnie okłamuje, a pani jak sądzę, właśnie to robi? Uprzedziłam, że nie jestem bardzo prawdomówna. Powiedziała Henrietta spokojnie. Kiedy John wymówił moje imię, nie oskarżał mnie. Nie potrafi pan zrozumieć, że ludzie tacy jak ja, ludzie, którzy tworzą, nie potrafią zabierać życia? Ja nie zabijam ludzi, panie Poirot. Nie potrafiłabym. To szczera prawda. Podejrzewa mnie pan tylko dlatego, że umierający człowiek, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, wymówił moje imię. Doktor Christow doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Jego głos był pełen życia i całkiem trzeźwy, jak głos lekarza wykonującego trudną operację. Ale Henrietta nie wiedziała, co powiedzieć. Nie chodzi tylko o to, co przed śmiercią powiedział doktor Christow. Ani przez moment nie sądziłem, żeby była pani zdolna zabić z premedytacją. Nie. Ale mogła pani strzelić w nagłym napadzie zazdrości. Ma pani wystarczająco bujną wyobraźnię, żeby zatrzeć za sobą ślady. Henrietta wstała była blada i drżąca. A ja myślałam, że Pan mnie lubi, powiedziała, uśmiechając się smutno. Herkules płaro westchnął. Na swoje nieszczęście rzeczywiście panią lubię. Rozdział dziewiętnasty. Henrietta odeszła, a Poirot został na ławce. Po pewnym czasie zobaczył na dole inspektora Grange'a mijającego basen i stanowczym krokiem skręcającego na ścieżkę obok pawilonu. Inspektor wyglądał jak człowiek, który wie, co robi. Szedł do Rest Heaven albo do Douthcote's. Poirot był ciekaw, o który dom chodzi. Stał więc i wrócił tą samą drogą, którą tu przyszedł. Jeśli inspektor Grange idzie do niego to musi mieć coś ciekawego do powiedzenia. W Heaven nie było jednak śladu gościa. Poirot spojrzał w kierunku Dow of Wiedział, że Veronika Cray wróciła do Londynu. Coraz bardziej ciekawiła go ta Veronika Cray. Jasne, lśniące lisy, sto pudełek z zapałkami, nagłe najście w sobotę wieczorem i w końcu rewelacje Henrietta Savernake dotyczące Johna Christoa i Weroniki. Ciekawy wzór, pomyślał Poirot. Dla niego wszystko układało się w jeden wzór zawikłanych emocji i konfliktowych osobowości. Czy Gerda Crystal zastrzeliła męża, czy też sprawa jest bardziej skomplikowana? Poirot przypomniał sobie rozmowę z Henriettą i doszedł do wniosku, że tu nic nie jest proste. Henrietta doszła do wniosku, że Poirot ją podejrzewa. W rzeczywistości Puerto nie posunął się aż tak daleko. Był jednak pewien, że Henrietta coś wie albo coś ukrywa. Tylko co? Pokręcił głową. Nie był zadowolony. Scena przy basenie. Zamierzony efekt. Wszystko z góry zaplanowane. Przez kogo zaplanowane? Dla kogo? Podejrzewał, że na to drugie pytanie należałoby odpowiedzieć dla Herkulesa Poirot. Od pierwszej chwili tak myślał. Tylko, że wówczas wziął to wszystko za impertynencki żart. Okazało się jednak, że to nie był żart, ale impertynencja? Niewątpliwie tak. Co do pierwszego pytania, pokręcił głową. Nie wiedział. Nie miał. Pojęcia. Poirot przymknął oczy i przywołał w pamięci to, co wówczas zobaczył: sir Henry wyprostowany, odpowiedzialny, oddany sługa imperium. Lady Ancatel? Wiotka, nieuchwytna, niespodziewanie i zdumiewająco urocza, uzbrojona w groźną zdolność wypowiadania zaskakujących myśli. Henrietta Savernake, kochająca Johna Kristoła bardziej niż siebie. Łagodny i skromny Edward Enkattel. Ciemna, silna dziewczyna, Midgey Hardcastle. Oszołomiona, zdumiona twarz Gerdy Kristoł trzymającej w ręce rewolwer. Urażony, młodzieńczy David Enkattel. Wszyscy znaleźli się w kręgu zainteresowania policji. Na krótko połączyły ich wydarzenia związane z nagłą śmiercią. Każdy przeżywa tę tragedię po swojemu i każdy wkrótce wróci do swojego życia. W grze różnych charakterów i uczuć należy odszukać prawdę. Dla Herkulesa Poirot istniała tylko jedna rzecz bardziej interesująca od poznawania ludzi: szukanie prawdy. Uparł się, że pozna prawdę o śmierci Johna Kristoła. Oczywiście inspektorze, powiedziała Weronika, chętnie panu pomogę. Dziękuję, panno Cray. Weronika Cray rozczarowała inspektora. Spodziewał się po niej przepychu, pozy, może nawet popisywania się. Nie zdziwiłby się, gdyby panna Cray urządziła dla niego przedstawienie, chociaż i tak podejrzewał, że gra. Było jednak inaczej niż się spodziewał. Aktorka nie przyjmowała podkreślających jej kobiecość pus i nie zaskakiwała przepychem. Inspektor miał wrażenie, że siedzi naprzeciw ładnej, doskonale ubranej kobiety, z głową do interesów. Weronika Kray pomyślał Nie jest głupia. Chcemy spisać pani zeznania. W sobotę wieczorem odwiedziła pani de Hollow? — Tak. Skończyły mi się zapałki. Człowiek zapomina, że na wsi zapałki są koniecznie potrzebne. — Poszła pani aż do The Hollow? — Dlaczego nie do najbliższego sąsiada, pana Poirot? Weronika uśmiechnęła się promiennym, pewnym siebie uśmiechem, jakby miała przed sobą kamerę. — Na pewno poszłabym do niego, gdybym wiedziała, kim jest mój sąsiad. Słyszałam tylko, że to jakiś cudzoziemiec i obawiałam się, wie pan, że nie da mi spokoju, jeśli go raz odwiedzę. Tak, pomyślał Grange, to doskonałe wytłumaczenie. Była przygotowana na to pytanie. Wzięła pani zapałki, powiedział, i w jednym z gości poznała pani swojego dawnego przyjaciela, doktora Kristoła. W odpowiedzi Weronika kiwnęła głową. Biedny John. Nie widziałam go od piętnastu lat. Naprawdę? Inspektor okazał uprzejme zdziwienie. Naprawdę, potwierdziła bez wahania. Czy to spotkanie Panią ucieszyło? Bardzo! No, chyba zgodzi się Pan ze mną, inspektorze, że przyjemnie jest spotkać starych znajomych. Czasem tak. Weronika nie czekała na dalsze pytania. John odprowadził mnie do domu, powiedziała: Chce Pan pewnie wiedzieć, czy mówił coś, co pomogłoby wyjaśnić tę tragedię? Dużo o tym myślałam, ale nie mogę sobie przypomnieć nic, co mogłoby mieć znaczenie. O czym rozmawialiście? No, o starych dziejach. Pamiętasz to, pamiętasz tamto, uśmiechnęła się rozmarzona. Poznaliśmy się na południu Francji. John niewiele się zmienił. Postarzał się, rzecz jasna, i zrobił się bardziej pewny siebie. Jeśli dobrze zrozumiałam, jest sławny. O swoim życiu osobistym nic nie wspominał. Odniosłam wrażenie, że w małżeństwie nie był bardzo szczęśliwy. Ale nie jestem tego pewna. Podejrzewam, że jego żona. Należy biedaczka do zazdrosnych i pewnie się awanturowała o każdą dobrze zbudowaną pacjentkę. — Wcale nie — zaprzeczył Grędzi. — Raczej taka nie była. — Chce pan powiedzieć — przerwała mu Weronika — że dusiła wszystko w sobie? — Ta, to bywa jeszcze bardziej niebezpieczne. — Jak widzę, jest pani przekonana, że to pani Krystą zabiła męża? — Nie powinnam tak mówić. Przed rozprawą nie należy nikogo oskarżać. Bardzo przepraszam, inspektorze. Wszystko dlatego, że moja pokojówka powiedziała, że ktoś widział panią Kristoł stojącą nad ciałem z rewolwerem w ręce. Pan powinien wiedzieć, jak w tych małych miejscowościach wszystko wyolbrzymiają. Służba przekazuje te nowiny z domu do domu. Czasem służba bardzo nam pomaga. Pewnie znaczna część pańskich informacji pochodzi od nich. Grange wrócił do interesujących go tematów. — Najważniejsze jest wiedzieć, kto miał motyw — powiedział Izamilku. — Żona jest zawsze główną podejrzaną — spytała Weronika, uśmiechając się smutno. — Jakież to cyniczne. Zwykle jest jeszcze, jak to mówią, ta druga. Trzeba by się zapytać, czy ona nie miała motywu. — Sądzi pan, że w życiu doktora Christoła... Była jeszcze jakaś kobieta? Tak sądzę. Takie odniosłam wrażenie. Wrażenia okazują się czasem bardzo ważne, stwierdził Grange. Z tego, co mówił, zrozumiałam, że ta rzeźbiarka jest jego bliską przyjaciółką. Pan, jak sądzę, już o tym słyszał. Musieliśmy przyjrzeć się tym sprawom. Inspektor Grange powiedział to rzeczowym, niezobowiązującym tonem. Nie dał tego po sobie poznać, że w wielkich niebieskich oczach zauważył krótki, złośliwy błysk. Mówiła pani, że doktor Crystal odprowadził panią do domu, powiedział Grange bardzo oficjalnym tonem. O której godzinie się pożegnaliście? Niech pan sobie wyobrazi, że nie potrafię sobie przypomnieć. Chwilę rozmawialiśmy. Musiało już być bardzo późno. Doktor wszedł do środka? Tak, zaprosiłam go na kieliszek. Rozumiem. Myślałem, że może rozmawialiście w pawilonie koło basenu. Zauważył, że jej powieki drgnęły nerwowo. Wahała się chwilę, ale potem postanowiła powiedzieć prawdę. Dobry z pana detektyw, co? Tak, siedzieliśmy tam jakiś czas, paliliśmy papierosy i rozmawialiśmy. Skąd pan o tym wie? Patrzyła na niego z ciekawością i z napięciem. Jak dziecko, któremu pokazano ciekawą sztuczkę. Zostawiła pani tam futro powiedział. Po chwili wahania dodał: i zapałki. Rzeczywiście. Doktor Cristow wrócił do The Hollow o trzeciej rano oświadczył spokojnie inspektor. Naprawdę było aż tak późno? Zdziwiła się Weronika. Tak, panno Cray. Mieliśmy sobie wiele do powiedzenia. Nie widzieliśmy się przecież ładnych parę lat. Jest pani pewna, że nie widziała się pani z doktorem Krzysztołem aż tak długo? Już mówiłam, że nie widzieliśmy się od piętnastu lat. Na pewno się pani nie pomyliła? Odniosłem wrażenie, że mogła pani widywać się z nim dość często. Co pan ma na myśli? Na przykład ten liścik. Inspektor Grange wyjął z kieszeni kartkę, spojrzał na nią, chrząknął i przeczytał. Przyjdź dzisiaj rano. Muszę się z Tobą widzieć, Weronika. Tak, uśmiechnęła się. Rzeczywiście, brzmi to trochę despotycznie. Obawiam się, że Hollywood czyni człowieka aroganckim. Nazajutrz, zgodnie z wezwaniem, doktor Crystal odwiedził Panią. Pokłóciliście się. Zechce mi Pani powiedzieć, co Was poróżniło? inspektor wyciągnął swoją tajną broń zauważył nagły gniew i zaciśnięte wargi nie kłóciliśmy się ależ tak panno Cray powiedziała pani na koniec bardzo cię nienawidzę nie wiedziałam że potrafię tak nienawidzić weronika cray milczała inspektor czuł że usiłuje pozbierać myśli inna kobieta zasypałaby go gradem słów ale Weronika była na to za sprytna. Po pewnym czasie wzruszyła ramionami i powiedziała wcale nie zdenerwowana: Rozumiem. Znowu jakieś plotki powtarzane przez służbę. Jak pan wie, wszystko można powiedzieć w różny sposób, mając różne rzeczy na myśli. Zapewniam pana, że w tym, co powiedziałam, nie było nic melodramatycznego. To była tylko kokieteria. Przekomarzaliśmy się ze sobą. Więc to nie zostało powiedziane na poważnie? Oczywiście, że nie. Zapewniam pana inspektorze, że przez 15 lat nie widziałam Johna Crystala na oczy. Może pan to sprawdzić. Znów była spokojna, opanowana, pewna siebie. Grange nie zaprzeczył. Na dzisiaj to wszystko, powiedział wstając. Po wyjściu z Dow Codes, inspektor Grange ruszył w kierunku Rest Haven. Herkules Poirot spojrzał na inspektora ze zdumieniem. Rewolwer, który Gerda Kristoł trzymała w ręce i który później upuszczono do wody, nie jest tą bronią, z której padł śmiertelny strzał? spytał z niedowierzaniem. To nadzwyczajne. A no właśnie, panie Poirot, to nie ma sensu. Rzeczywiście, to bez sensu, mruknął Płaro pod nosem. Mimo to musi być w tym jakiś sens. Zgodzi się pan ze mną? Inspektor ciężko westchnął. Otóż to. Musimy się dowiedzieć, gdzie tu sens. Ale w tej chwili nic z tego nie rozumiem. Prawdę mówiąc, dopóki nie znajdziemy broni, z której zastrzelono doktora, nie posuniemy się naprzód. Ona również pochodzi z kolekcji Sir Henry'ego. W każdym razie brakuje tam jeszcze jednego egzemplarza, a to znaczy, że tak czy inaczej cała ta sprawa ma związek z The Hollow. Tak, mruknął Poirot. Ta sprawa ma związek z The Hollow. Na początku zanosiło się na to, że wszystko się szybko wyjaśni, mówił inspektor. Teraz pojawiły się nieoczekiwane komplikacje. Rzeczywiście, przyznał Poirot, sprawa się skomplikowała. Trzeba się zastanowić, czy to wszystko nie zostało zaplanowane tak, żeby rzucić podejrzenie na garden crystal. Tylko dlaczego nie zostawiono przy zwłokach tamtego rewolweru? Może tamtego by nie podniosła? Możliwe. Gdyby jednak nie było na nim żadnych odcisków palców, to znaczy gdyby go po użyciu wytarto, i tak byśmy ją podejrzewali. A o to chyba mordercy chodziło? Tak pan sądzi? Grange patrzył na Poirot ze zdziwieniem. Gdyby pan popełnił morderstwo, chciałby pan zrzucić winę na kogoś innego, prawda? To naturalne. Tak, powiedział Poirot. Nie można jednak wykluczyć, że mamy do czynienia z bardzo szczególnym morderstwem. Może to rozwiąże nasze problemy. Jakie pan widzi rozwiązanie? To nie jest zwykłe morderstwo, powiedział Poirot w zamyśleniu. Inspektor Grange popatrzył na detektywa z zainteresowaniem. O co mordercy mogło chodzić? Do czego zmierzał? Płaro westchnął i bezradnie rozłożył ręce. Nie mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia. Mam jednak wrażenie tak, że mordercy zależało na śmierci Johna Kristoła, ale nie chciał, żeby podejrzewano Gerden Crystal. — Ba. Przecież to ona była pierwszą podejrzaną. Tak, skoro jednak prawda o rewolwerze wyszła na jaw, a to było nieuniknione, zaczęliśmy brać pod uwagę inne możliwości. Tymczasem morderca zdążył... Poirot zamilkł w pół zdania. Zdążył co? Ach, przyjacielu, przyłapał mnie pan. Znów muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia. Inspektor Grange przeszedł się po pokoju, po czym stanął przed Poirot. Przyszedłem dzisiaj do Pana z dwóch powodów. Po pierwsze, wiem, jak wszyscy w resorcie, że jest Pan człowiekiem doświadczonym i rozwikłał Pan nie jeden zagmatwany problem. To pierwszy powód. Jest jednak jeszcze drugi. Pan tam był. Był Pan naocznym świadkiem. Widział Pan to. Poirot pokiwał głową. Tak. Widziałem, co się stało, ale oczy inspektorze Grange nie są wiarygodnymi świadkami. Co pan chce przez to powiedzieć? Czasem oczy widzą to, co się im podsuwa. Sądzi pan, że wszystko zostało wcześniej przygotowane? Podejrzewam, że tak. Wszystko to wyglądało jak z góry przygotowana scena. To, co widziałem, było dość oczywiste. Mężczyzna, którego przed chwilą zastrzelono, i kobieta trzymająca w dłoni rewolwer, z którego padł śmiertelny strzał to właśnie widziałem. Ale już wiemy, że co najmniej w jednym szczególe nie było to prawdą nie z tego rewolweru zastrzelono Johna Christowa. Hm inspektor ze smutkiem zaczął szarpać zwisające wąsy. Chce pan powiedzieć, że inne szczegóły również nie musiały być prawdziwe? Poirot kiwnął głową. Były tam jeszcze trzy inne osoby. Wyglądało na to, że wszyscy przed chwilą nadeszli. Ale i to nie musi być prawdą. Wokół basenu gęsto rosną młode kasztanowce. Odchodzi stamtąd pięć ścieżek: jedna do domu, druga do lasu, trzecia do ogródka, czwarta do budynków gospodarczych, a piąta do drogi. Każdy z tych ludzi przyszedł inną ścieżką. Edward Enkatel z góry, z lasu. Lady Enkatel z kurnika, a Henrietta Severnake z ogródka za domem. Wszyscy nadeszli niemalże w tej samej chwili, zaraz po Gerdzie Crystal. Jest jednak możliwe, że ktoś przyszedł przed Gerdą, zastrzelił Johna Crystal'a, cofnął się kawałek jedną ze ścieżek, po czym zawrócił i nadszedł jednocześnie z innymi. Tak, to możliwe, zgodził się inspektor Grange. Pozostaje jeszcze jedna możliwość, której wówczas nie braliśmy pod uwagę ktoś mógł przyjść ścieżką prowadzącą do drogi, zastrzelić Johna Christoła i wrócić tą samą drogą, nie przez nikogo. Ma pan świętą rację przytaknął Grange. Oprócz Gerdy Kristoł jeszcze dwie kobiety są podejrzane. W grę wchodzi ten sam motyw zazdrość. Jestem bowiem przekonany, że mamy do czynienia z crime personnel. John Crystal był związany z dwiema innymi kobietami po krótkiej przerwie mówił dalej. Tego dnia rano Crystal poszedł do Weroniki Kray. Posprzeczali się. Ona powiedziała, że Crystal pożałuje tego, co zrobił i że nienawidzi go bardziej niż kogokolwiek na świecie. Ciekawe, mruknął Poirot. — Przyjechała niedawno z Hollywood. Z tego co czytuję w gazetach, rozumiem, że tam strzelanina jest na porządku dziennym. Może poszła po futro, które zostawiła w pawilonie poprzedniego dnia, spotkała go, sprzeczka rozgorzała na nowo. Aktorka strzeliła, usłyszała, że ktoś nadchodzi i uciekła tą samą drogą, którą przyszła. Inspektor zastanawiał się chwilę, po czym rzekł, poirytowany. A teraz dochodzimy do miejsca, gdzie wszystko zdaje się nie mieć sensu ten przeklęty rewolwer, chyba że. Ucieszył się nagle, zastrzeliła go ze swojego rewolweru, a podrzuciła ten, który ukradła z gabinetu ser Henrygo, żeby rzucić podejrzenie na mieszkańców i gości de Hollow. Mogła nie słyszeć, że po znakach na gwintowaniu potrafimy zidentyfikować broń, z której padł strzał. Ciekawe, czy dużo ludzi o tym wie. Pytałem o to ser Henrygo. Stwierdził, że jest to powszechnie wiadome dzięki licznym powieściom kryminalnym. Wspomniał nawet konkretny tytuł. Tajemnica cieknącej fontanny. John Crystal czytał tę książkę w sobotę. Cała intryga zawiązana jest właśnie wokół tego tematu. Ale Weronika Cray musiałaby się jakoś dostać do gabinetu Sir Henry'ego. — Tak, a to by znaczyło, że zabiła z premedytacją. Inspektor znów szarpnął wąsy i spojrzał na Płarota. Panie Poirot, sam pan wspomniał o jeszcze jednym możliwym rozwiązaniu. — Pan na Wróćmy do sprawy naocznych, czy też, że tak powiem, nausznych świadków. Umierając, doktor Christow powiedział Henrietta. Słyszał to pan, wszyscy to słyszeli, chociaż pan Enkatel zdaje się nie zrozumiał, o co chodzi. Edward Enkatel tego nie dosłyszał? To ciekawe, ale inni słyszeli. Panna Savernake twierdzi, że doktor chciał jej coś powiedzieć. Leilian Cattel mówi, że otworzył oczy, zobaczył pannę Savernake i powiedział Henrietta. Twierdzi, że nie należy tego traktować poważnie. Poirot uśmiechnął się. Tak, jej z pewnością nie wydało się to poważne. A pan, panie Poirot? Pan tam był. Widział pan to i słyszał. Czy doktor Cristow próbował powiedzieć, że to Henrietta go zastrzeliła? Krótko mówiąc, czy to było oskarżenie? — Wtedy tak nie myślałem — odparł Poirot z namysłem. — A teraz? Co pan teraz myśli? — Poirot westchnął. — Mogło tak być. Nic więcej nie potrafię powiedzieć. Pyta pan o moje wrażenie, jednak kiedy chwila mija, człowiek ma skłonność dopatrywać się w niej czegoś więcej, niż rzeczywiście wówczas widział. — Oczywiście nie traktuję tego bardzo poważnie — powiedział szybko Grange — to, co myślał pan Poirot, nie może stanowić dowodu. Dobrze o tym wiem. Chodzi mi tylko o jakąś wskazówkę. Doskonale pana rozumiem. Wrażenie, jakie odniósł naoczny świadek, bywa czasem bardzo pomocne. Muszę jednak z pokorą stwierdzić, że moje wrażenia nie wnoszą do sprawy nic nowego. Na podstawie tego, co widziałem, byłem przekonany, że pani Krystoł zastrzeliła swojego męża. Dlatego, kiedy doktor Kristoł otworzył oczy i powiedział Henrietta, nie przyszło mi do głowy, że to może być oskarżenie. Wspominając dzisiaj ten moment, skłonny jestem przypisywać temu wydarzeniu całkiem inne znaczenie. Rozumiem, powiedział Grange. Jednak, moim zdaniem, jeśli Henrietta było ostatnim słowem wypowiedzianym przez doktora Kristoła, może to znaczyć tylko dwie rzeczy. Albo to było oskarżenie, albo bardzo osobiste wyznanie. On umiera, a ona jest panią jego serca. Która z tych dwóch możliwości wydaje się panu bardziej prawdopodobna? Poirot westchnął, zamknął oczy, poruszył się, otworzył je i załamał ręce. W jego głosie słychać było naleganie. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie wydało mi się to ani oskarżycielskie, ani sentymentalne, tylko natarczywe. Jednego jestem pewien. Kristoł doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co mówi. Odezwał się tonem lekarza, który ma do czynienia z jakimś nagłym wypadkiem, na przykład z umierającym pacjentem. Poirot wzruszył ramionami. Nic więcej nie potrafię powiedzieć. Jak lekarz, co? upewnił się inspektor. Tak, tak też można na to patrzeć. Został zastrzelony, czuł, że umiera i chciał, żeby mu szybko udzielono pomocy. Jeśli, jak twierdzi Lady Ankatel, panna Savernay była pierwszą osobą, na którą padł jego wzrok, mógł chcieć ją o coś poprosić. Ale to mnie nie przekonuje. W tym przypadku nic nie jest satysfakcjonujące. — powiedział Poirot z goryczą. — Scena przedstawiająca zabójstwo przygotowana po to, by zwieść Hergulesa Poirot. I rzeczywiście udało się go oszukać. Nie, to nie może być satysfakcjonujące. Inspektor Grange wyjrzał przez okno. — Coś podobnego — powiedział. — To Clark, mój sierżant. Zdaje się, że coś ma. Rozmawiał ze służbą. — Potrafi być bardzo miły. Do tego jest przystojny i wie, jak się obchodzić z kobietami. Sierżant Clark wpadł do środka lekko zdyszany. Było widać, że jest z siebie zadowolony, choć zachowywał się bardzo służbiście. Wiedziałem, gdzie pana szukać. Pomyślałem więc, że przyjdę tu i od razu o wszystkim opowiem. Zawahał się i rzucił nieufne spojrzenie na Poirot, którego cudzoziemski wygląd nie budził zaufania. Mów, chłopcze zniecierpliwił się Grange. Nie krępuj się obecnością pana Poirot. Minie wiele lat, zanim dowiesz się o morderstwach tyle, ile pan Poirot w ciągu swojego życia zdążył zapomnieć. Tak jest chodzi o to, że dowiedziałem się czegoś od y, pomocy kuchennej. Grange spojrzał na Poirot z zadowoleniem i powiedział. Co panu mówiłem? Tam, gdzie jest pomoc kuchenna, zawsze jest nadzieja. Nie wiem, co będziemy robili, kiedy ludzi nie będzie stać na utrzymanie licznej służby. Szczególnie w kuchni. Pomoce kuchenne wiecznie mielą językami. Kucharka i starszy personel tak je ustawiają, że kiedy dziewczyny znajdą wreszcie kogoś, kto zechce ich wysłuchać, chętnie mówią wszystko, co tylko wiedzą. Mów clark. Dziewczyna twierdzi, że w niedzielę po południu widziała Gyudgeona, tego lokaja, w holu z rewolwerem w ręce. Gyudgeona? Tak jest. Clark zajrzał do notesu. — Oto co powiedziała. Nie wiem, co robić, ale zdaje mi się, że powinnam powiedzieć, co widziałam. Widziałam, jak pan Gugion stał w holu i miał rewolwer w ręce. Pan Gugion bardzo dziwnie wyglądał. A moim zdaniem, Clark przerwał czytanie, to, że dziwnie wyglądał, nic nie znaczy. Pewnie to sobie wymyśliła. Pomyślałem jednak, że zechce się pan o tym jak najszybciej dowiedzieć. Inspektor Grange wstał. Miał minę człowieka zabierającego się do wypełnienia zadania, z którym doskonale potrafi sobie poradzić. Giedion zdziwił się raz jeszcze. A zaraz sobie porozmawiam z panem Guillotinem. Rozdział dwudziesty. Inspektor Grange znów usiadł za biurkiem w gabinecie sir Spojrzał na nieruchomą twarz siedzącego naprzeciw niego mężczyzny. Giedion był bez zarzutu. — Bardzo mi przykro — powtórzył. — Zdaję sobie sprawę z tego, że powinienem o tym powiedzieć, ale całkiem zapomniałem o tej sprawie. Spojrzał na inspektora z pokorą. Było około w pół do szóstej, jeśli dobrze pamiętam. Szedłem przez hol, żeby sprawdzić, czy są jakieś listy do wysłania, kiedy zauważyłem leżący na stole rewolwer. Pomyślałem, że to jeden z egzemplarzy z kolekcji pana, wziąłem go więc i odniosłem na miejsce. Na półce koło kominka było puste miejsce i tam go odłożyłem. Proszę mi go pokazać, powiedział Grange. Gideon wstał i podszedł do pułki. Inspektor poszedł za nim. To ten, proszę pana. Gideon pokazał małego Mausera na końcu rzędu. Miał kaliber 25. Mała broń, na pewno nie ta z której zabito Johna Cristoła. Nie odrywając wzroku od oczu Gideona, Grange stwierdził: to jest pistolet automatyczny, a nie rewolwer. Guggenheim zakaszlał. Tak? Obawiam się, że nie znam się na broni palnej. Może zbyt pochopnie stwierdziłem, że to był rewolwer. Jest pan pewien, że właśnie ten pistolet znalazł pan na stole w holu i odłożył na miejsce? Tak. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Grange powstrzymał służącego, który wyciągnął rękę w kierunku pistoletu. Proszę go nie dotykać. — Muszę zbadać odciski palców i upewnić się, czy broń nie jest nabita. — Nie sądzę, żeby była nabita. Ser Henry nie trzyma naładowanej broni. Jeśli zaś chodzi o odciski palców, to przed odłożeniem na miejsce wytarłem to ściereczką. Znajdzie pan tam tylko moje odciski palców. — Dlaczego pan to zrobił? — spytał surowo Grange. Gideon uśmiechnął się ze skruchą. — Miałem wrażenie, że jest zakurzony drzwi się otworzyły i do pokoju weszła Lady Enghatel uśmiechnęła się do inspektora. Miło nam pana widzieć, inspektorze Grange. A co to za historia z YouGennym i rewolwerem? Ta mała z kuchni zalewa się łzami. Pani Milway ją zbeształa, chociaż dziewczyna dobrze zrobiła. Powinna powiedzieć, co widziała, skoro uznała to za swój obowiązek. A nawet mnie trudno jest czasem odróżnić dobro od zła. Łatwo jest wówczas kiedy to co dobre jest nieprzyjemne, a to co złe sprawia przyjemność, bo wtedy człowiek wie na czym stoi. Ale kiedy jest odwrotnie, można się w tym pogubić. Nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, inspektorze, ale moim zdaniem każdy powinien robić to, co uważa za słuszne. Co im powiedziałeś na temat tego pistoletu Giudion? Pistolet leżał na dużym stole w holu, proszę pani. Nie mam pojęcia skąd się tam wziął przyniosłem go tutaj i odłożyłem na miejsce powiedziałem o tym inspektorowi i spotkałem się ze zrozumieniem lady Enkatel pokręciła głową nie powinieneś był tego robić gudgeon skarciła go łagodnym głosem sama porozmawiam z inspektorem gudgeon drgnął rozumiem co tobą kierowało powiedziała lady Enkatel z ujmująco niewinną miną wiem że jesteś gotów zrobić wszystko żeby zaoszczędzić nam kłopotów dziękuję John zawahał się, rzucił krótkie spojrzenie sir Henrymu, potem inspektorowi, na koniec ukłonił się i wyszedł z pokoju. Grange zrobił krótki ruch, jakby chciał go zatrzymać, ale z niezrozumiałego nawet dla niego samego powodu jego ręka zamarła w pół drogi. Guggen zamknął za sobą drzwi. Lady Enkettle opadła na krzesło i uśmiechnęła się do mężczyzn. Uważam, że John jest uroczy powiedziała spokojnie. Taki nie dzisiejszy, że tak powiem. Czy mam rozumieć, odezwał się surowym głosem Grange, że pani Lady Ankatel wie o tej sprawie więcej niż gudgeon Oczywiście. gudgeon wcale nie znalazł go w holu. Znalazł go, kiedy wyjmował jajka. Jajka? Grange zdawał się nie rozumieć. Z koszyka, wyjaśniła Lady i zamilkła. Widocznie uznała, że teraz wszystko jest już jasne. — Musisz nam to wyjaśnić, kochanie — poprosił ser Henry. — Ani inspektor, ani ja nic z tego nie rozumiemy. — O! — Lady Enkattel postanowiła mówić jasno i wyraźnie. Pistolet był w koszyku pod jajkami. — Co za koszyk i jakie jajka, Lady Enkattel? — Koszyk, z którym poszłam do kurnika. Pistolet był w koszyku, jajka ułożyłam na wierzchu i na śmierć o tym zapomniałam Kiedy znaleźliśmy nad basenem biednego Johna Kristoła, byłam tym tak poruszona, że upuściłam koszyk Ale Giudgeon na szczęście zdążył go złapać Mam na myśli jajka Gdyby koszyk upadł na ziemię, wszystkie by się potłukły A potem przyniósł koszyk do domu Później poprosiłam go, żeby zapisał na jajkach datę Zawsze tak robię, żeby nie zjeść świeżych jaj przed tymi starszymi. Odpowiedział, że wszystko zostało zrobione. Przypominam sobie, że mówił to z naciskiem, dlatego powiedziałam, że jest nie dzisiejszy. Znalazł pistolet i odłożył go na miejsce. Pewnie dlatego, że w domu była policja. Widzę, że policja działa na służbę deprymująco. To, co zrobił, było bardzo miłe i lojalne, ale głupie. Ponieważ panu inspektorze chodzi o prawdę, jeśli dobrze rozumiem. Na koniec Lady Encatel posłała inspektorowi promienny uśmiech. Zamierzam dotrzeć do pełnej prawdy, powiedział inspektor dość ponurym głosem. Lady Encatel westchnęła. To nie jest łatwe, powiedziała. Mam na myśli to tropienie ludzi. Mam wrażenie, że ten, kto zabił Johna kristoła wcale nie chciał tego zrobić. Jeśli to była gerda, to jestem pewna, że nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, co robi. A dziwi mnie, że nie spudłowała. Człowiek spodziewałby się po niej właśnie tego. To bardzo miłe stworzenie. Jeśli wsadzi ją pan do więzienia i powiesi, co będzie z dziećmi. Jeśli to ona zastrzeliła Johna, pewnie bardzo teraz żałuje. Dzieciom i tak jest już trudno ze świadomością, że ich ojciec został zastrzelony. Gdyby powieszono jeszcze ich matkę, Byłby to dla nich straszliwy cios. Policjanci chyba często zapominają o tych rzeczach. — Na razie nikogo nie zamierzamy aresztować, Lady Ankatel. To bardzo rozsądne. Od początku miałam wrażenie, że pan inspektorze jest rozsądnym człowiekiem. Znów posłała policjantowi promienny uśmiech. Inspektor Grange był oszołomiony. Mimo to chciał uporządkować fakty. Jak pani wspomniała, Lady Ankatel, chciałbym poznać prawdę. Wzięła pani pistolet, nawiasem mówiąc, który to pistolet? Lady Ankatel pokazała głową na półkę obok kominka. Drugi od tej strony Mauser, kaliber 25. Rzeczowy ton tej ostatniej wypowiedzi zabrzmiał w uchu inspektora fałszywie. Po Lady Ankatel, którą określał w myślach jako niekonkretną i lekko postrzeloną, nie spodziewałby się takiej technicznej precyzji. Wzięła pani pistolet i włożyła do koszyka. Dlaczego? Wiedziałam, że pan o to spyta, powiedziała lady Ancatel triumfująco. Musiał istnieć jakiś powód. Nie sądzisz, Henry? Zwróciła się do męża. Nie sądzisz, że musiał istnieć jakiś powód, dla którego zabrałam ze sobą pistolet? Jestem pewien, że tak, powiedział sir Henry. Człowiek robi różne rzeczy, tłumaczyła się Lady Ankietel, patrząc przed siebie w zadumie. A potem nie pamięta dlaczego. Jednak, moim zdaniem, inspektorze, zawsze jest jakiś powód. Tylko czasem trudno go sobie przypomnieć. Musiałam o czymś myśleć, kiedy wkładałam mausera do koszyka. Jak pan sądzi, co to mogło być? spytała inspektora Grange'a. Grange patrzył na nią bez słowa. Lady Enkatel nie była speszona, a raczej pełna dobrej woli. Inspektor stracił rezon. Nigdy jeszcze nie spotkał kogoś takiego jak Lucy Enkatel i nie wiedział, co ma z nią począć. — Moja żona — odezwał się Sir Henry — jest bardzo roztrzepana. — Na to wygląda — odparł Grange niezbyt przyjemnym głosem. — Jak pan sądzi, po co wzięłam ten pistolet? — spytała znowu Lady Enkatel. Nie mam pojęcia, Lady Encattle. Przyszłam tutaj, mruczała pod nosem. Rozmawiałam z Simons o powłoczkach na poduszki. Pamiętam, że podeszłam do kominka i pomyślałam, że powinniśmy kupić nowy pogrzebacz. Inspektor Grange patrzył na nią jak urzeczony. Czuł, że kręci mu się w głowie. Pamiętam, że wzięłam mausera do ręki. To taka mała, poręczna broń. Zawsze go lubiłam. Włożyłam go do koszyka. Koszyk? Przyniosłam ze sobą spokoju kwiatowego. Myślałam o różnych rzeczach o Simons i o powoju na klombie wśród Michałków i o tym, że dobrze by było, żeby pani Midway wyszedł murzyn w koszuli. Murzyn w koszuli? Przerwał inspektor Grange. A czekolada z koglem moglem i zbitą śmietaną na wierzchu. A cudzoziemcy lubią takie desery. Czy załadowała pani pistolet? Inspektor Grange powiedział to tonem surowym i niegrzecznym. Czuł się, jakby delikatne, pajęcze nici zasnuwały mu twarz i nie pozwalały wyraźnie widzieć. Miał nadzieję, że tym pytaniem zaskoczy, a może nawet trochę przestraszy Lady Ankatel. Ale ona popadła tylko w zadumę, szukając odpowiedzi. — Czego załadowałam? — To głupie, ale nie pamiętam. Sądzę jednak, że tak. Zgodzi się pan ze mną, inspektorze. Chodzi mi o to, że pistolet bez amunicji do niczego by mi się nie przydał. Chciałabym sobie przypomnieć, co też mi wtedy chodziło po głowie. Droga Lucy, przerwał jej sen Henry. To, co ci chodzi po głowie od lat, jest powodem zmartwienia dla wszystkich, którzy cię znają. Lady Ancatel uśmiechnęła się do męża. Staram się to sobie przypomnieć, Henry. A człowiek robi różne dziwne rzeczy. Wczoraj podniosłam słuchawkę telefonu i patrzyłam na nią ze zdziwieniem. Nie mogłam sobie przypomnieć, co chciałam z nią zrobić. Pewnie zamierzała Pani do kogoś zadzwonić, powiedział inspektor. To zabawne, ale nie. Później sobie przypomniałam. Zastanawiałam się, dlaczego pani Mears, żona ogrodnika, w taki dziwny sposób trzyma dziecko. Podniosłam słuchawkę, żeby spróbować, jakbym ją trzymała, gdybym była dzieckiem. I wtedy zrozumiałam, że pani Mears wygląda dziwnie, ponieważ jest leworęczna i ma główkę po niewłaściwej stronie. Lady Enkattel popatrzyła na mężczyzn z zadowoleniem, jakby oczekiwała pochwały. — A cóż — pomyślał inspektor — widocznie tacy ludzie rzeczywiście istnieją. Nie był jednak tego do końca pewien. Podejrzewał, że wszystko to może być stekiem kłamstw. Pomocnica kucharki wyraźnie powiedziała, że Giugion trzymał w ręce rewolwer. Trudno jednak mieć co do tego pewność. Dziewczyna nie zna się na broni palnej. Słyszała, że w związku z morderstwem mówiono o rewolwerze. A sama pewnie nie potrafi rozróżnić rewolweru od pistoletu. Zarówno Giugion, jak i Lady Ancatel wskazali na Mausera. Nie mieli jednak nic na potwierdzenie swoich zeznań. A równie dobrze Giorgion mógł trzymać w ręce brakujący rewolwer, którego wcale nie odniósł do gabinetu, tylko oddał Lady Ankatel. Zdaje się, że cała służba ma na jej punkcie bzika. Załóżmy, że to ona zastrzeliła Johna Christowa. Dlaczego? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Czy wówczas służba by ją kryła i kłamała? Inspektor miał niemiłe uczucie, że tak by właśnie zrobili. Dlaczego usiłuje mu wmówić, że nie może sobie przypomnieć? Mogła przecież wymyślić coś znacznie lepszego. Zachowywała się całkiem naturalnie. Nie okazywała zażenowania ani niepokoju. Do diabła. Człowiek ma wrażenie, że ona mówi prawdę. Inspektor wstał. — Może zechce mnie pani powiadomić, kiedy przypomni sobie coś więcej? — powiedział sucho. — Oczywiście, inspektorze — zapewniła Lady Ankatel. — Czasem coś mi się przypomina zupełnie niespodziewanie. Gręcz wyszedł z gabinetu. W holu wsunął palce za kołnierzyk koszuli i głęboko odetchnął. Miał wrażenie, że brakuje mu powietrza. Zatęsknił za swoją starą fajką, za kuflem piwa i dobrym stekiem z frytkami. Za czymś zwyczajnym i nieskomplikowanym. Rozdział 21. W gabinecie Lady Encatel dotykała przelotnie palcami to tego przedmiotu toowego. Sir Henry przyglądał się jej, nie wstając z fotela. W końcu spytał: Dlaczego wzięłaś ten pistolet Lucy? Nie jestem pewna, zdaje mi się, że myślałam o wypadkach. O wypadkach? Tak, te korzenie drzew, powiedziała Lady wystające z ziemi. Łatwo się o nie potknąć. Ktoś mógł sobie strzelać do celu i mógł mu zostać jeden nabój w magazynku. Oczywiście to bardzo nieodpowiedzialne, ale ludzie często są nieodpowiedzialni. Zawsze myślałam, że wypadek to najprostszy sposób załatwienia takiej sprawy. Człowiek by potem bardzo żałował i obwiniał się. Lady Ancatel zamilkła. Mąż nie spuszczał z niej oka. Po chwili spytał tym samym łagodnym, ostrożnym głosem: Kto miał mieć wypadek? Lucy odwróciła głowę, żeby spojrzeć na męża ze zdziwieniem. John Crystal, rzecz jasna. — Wielki Boże! Lucy! — zaczął, ale nagle zamilkł. — Byłam bardzo zmartwiona — zaczęła Lady Ankatel. — Martwiłam się o Ainswick. — O Ainswick? Rozumiem. Zawsze bardzo ci zależało na tej posiadłości. Czasem mam wrażenie, że to jedyna ważna dla ciebie rzecz na ziemi. Edward i Dawid są ostatnimi z Ankatelów. Dawid jest do niczego. Nigdy się nie ożeni z powodu swojej matki i tych wszystkich rzeczy. Po śmierci Edwarda odziedziczy posiadłość, ale pozostanie kawalerem, a my oboje umrzemy, zanim on osiągnie wiek dojrzały. Będzie ostatnim z Enkatelów i wszystko się skończy. Czy to jest aż tak ważne, Lucy? Oczywiście, że tak. Przecież chodzi o Ainswick. Powinnaś się była urodzić chłopakiem, powiedział sir Henry i uśmiechnął się pod nosem. Nie potrafił wyobrazić sobie Lucy jako mężczyzny. Wszystko zależy od tego, czy Edward się ożeni. A on jest uparty jak osioł. Ma taką samą podłużną czaszkę jak mój ojciec. Miałam nadzieję, że da sobie spokój z Henriettą i poślubi jakąś miłą dziewczynę. Ale teraz widzę, że sprawa jest beznadziejna. Potem miałam nadzieję, że romans Henrietty i Johna potoczy się zwykłym torem. Jego związki, jak sądzę, nigdy nie były trwałe. Ale widziałam, jak na nią patrzył w sobotę. Naprawdę mu na niej zależało. Myślałam, że gdyby się dało usunąć Johna, Henrietta mogłaby wyjść za Edwarda. Ona nie należy do osób żyjących wspomnieniami i przeszłością. Wszystko sprowadzało się do tego, żeby się pozbyć Johna Christoa. Lucy, ty chyba... Chyba nie pozbyłaś się Johna Kristoła. Lady Enkatel wstała i wyjęła z wazonu dwa zwiędłe kwiaty. Kochanie, powiedziała, chyba nie myślisz, że to ja zabiłam Johna Kristoła. Miałam ten głupi pomysł z wypadkiem, ale potem sobie przypomniałam, że sami zaprosiliśmy Kristoła do siebie. On się tu nie wpraszał. Nie można zapraszać kogoś po to, żeby zaaranżować wypadek. Nawet Arabowie przestrzegają praw gościnności. Nie martw się tym, Henry. Stała i patrzyła na męża z pogodnym, czułym uśmiechem. Zawsze się o Ciebie martwię, Lucy, powiedział ser Henry zmęczonym głosem. Niepotrzebnie, kochanie. Sam widzisz, że wszystko się dobrze ułożyło. Pozbyliśmy się żona, nie w tej sprawie palcem. A to mi przypomina, dodała Lady Ankatel, tego człowieka z Bombaju, który był dla mnie taki nieuprzejmy. A trzy dni później przejechał go tramwaj. To mówiąc, otworzyła drzwi i wyszła na taras. Sir Henry śledził wzrokiem jej wysoką, szczupłą sylwetkę. Miał zmęczoną, postarzałą twarz człowieka, który wie, co to strach. W kuchni Doris Imot kurczyła się pod gradem wymówek Giudziona. Pani Midway i panna Simons powtarzały jego słowa jak chór w greckiej tragedii. Zgłaszasz się na ochotnika i dzielisz swoimi pochopnymi wnioskami jak jakaś niedoświadczona smarkula. Właśnie, przytaknęła pani Milway. Jeśli widziałaś mnie z pistoletem w ręce, powinnaś przyjść do mnie i powiedzieć: Panie Giudzion, może zechciałby mi pan to uprzejmie wyjaśnić? Albo mogłaś przyjść do mnie wtrąciła pani Midway, zawsze chętnie powiem młodej dziewczynie nieznającej świata, co powinna myśleć. Nie powinnaś natomiast powiedział srogim głosem, good paplać przed tym policjantem, w dodatku przed sierżantem. Staraj się unikać policji, jeśli to tylko możliwe. Wystarczy, że kręcą się po całym domu. To bardzo przykre, mruknęła panna Simons. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się coś podobnego. Wszyscy wiemy, ciągnął U John, jaka jest nasza pani. Nic, co pani zrobi, nie jest w stanie mnie zadziwić. Ale policja nie zna pani tak dobrze jak my. To nie do pomyślenia, żeby ktoś zawracał pani głowę głupimi pytaniami i podejrzeniami tylko dlatego, że chodziła sobie z bronią w koszyku. W jej przypadku nie ma w tym nic niezwykłego. Ale policja wszędzie zawsze węszy morderstwa i inne niemiłe rzeczy. Pani jest zawsze nieobecna duchem i nigdy nie skrzywdziłaby nawet muchy. Ale faktem jest, że odkłada różne rzeczy w przedziwne miejsca. Nigdy nie zapomnę, powiedział Gujron do głębi poruszony, jak przyniosła do holu żywego homara i położyła go na tacy. Zaskoczyła mnie tym, chociaż niejedno w życiu widziałem. To musiało być, zanim tu przyszłam powiedziała zaciekawiona Simons. Pani Mirway zerknęła na zbłąkaną Doris, żeby sprawdzić, jakie wywarli na niej wrażenie. — Jeszcze o tym porozmawiamy. Mówimy to wszystko tylko dla twojego dobra, Doris. Tylko pospólstwo zadaje się z policją. Nie zapominaj o tym. Możesz już wrócić do jarzyn. Uważaj na fasolkę. Wczoraj była połamana. Doris pociągnęła nosem. — Dobrze, pani Midway. — Powiedziała i posłusznie podeszła do zlewu. — Obawiam się, że nie będę dzisiaj miała dobrej ręki do ciasta — powiedziała pani Midway, pełna najgorszych przeczuć. — Jutro ta okropna rozprawa. — Ile razy o tym pomyślę, wszystko się we mnie przewraca. — Żeby nam się przytrafiło coś podobnego. Rozdział dwudziesty drugi Haczyk przy furtce zabrzęczał. Poirot wyjrzał przez okno i zobaczył gościa. Poznał ją od razu. Był ciekaw, czego może od niego chcieć Weronika Cray. Wniosła do pokoju delikatny zapach, który Poirot natychmiast rozpoznał. Miała na sobie kostium z tweedu i wysokie buty, jak Henrietta. Ale, pomyślał Poirot, w niczym nie jest do Henrietty podobna. Panie Poirot. Głos miała przyjemny, lekko niespokojny. — Dopiero teraz się dowiaduję, kto jest moim sąsiadem. — Zawsze. Pragnę wam pana poznać. Przyjął jej wyciągnięte dłonie i pochylił się nad nimi. — Cała przyjemność po mojej stronie, madame. Z uśmiechem na ustach przyjęła ten hołd. Nie chciała herbaty, kawy ani koktajlu. — Nie, dziękuję. Przyszłam, żeby z panem porozmawiać. — Poważnie. Jestem zmartwiona. Jest pani zmartwiona? Przykro mi. Weronika usiadła i westchnęła. Chodzi o śmierć Johna Kristoła. Jutro odbędzie się rozprawa. Wiedział pan o tym? Tak, wiedziałem. To wszystko jest tak nieoczekiwane. Zamilkła. Ludzie by mi nie uwierzyli. podjęła po chwili. Ale pan jest inny. Pan zna ludzką naturę. Odrobinę. Potwierdził Poirot. Był u mnie inspektor Grange. Wbił sobie do głowy, że pokłóciłam się z Johnem. Do pewnego stopnia ma rację, ale to nie było tak, jak on myśli. Powiedziałam mu, że nie widziałam Johna od piętnastu lat, ale on mi nie wierzy. A przecież to prawda, panie Poirot. Jeśli tak, z pewnością będzie można to udowodnić. Co panią martwi? Spytał Poirot. Weronika odwzajemniła jego przyjazny uśmiech. Prawda jest taka, że nie miałam odwagi powiedzieć inspektorowi, co się naprawdę wydarzyło w sobotę wieczorem. To takie niezwykłe, że z pewnością by mi nie uwierzył, a czuję jednak, że muszę się komuś zwierzyć, dlatego przychodzę do Pana. Pani mi pochlebia, powiedział płaro spokojnie. Zauważył, że przyjęła te uprzejme słowa za rzecz zupełnie naturalną. Ta kobieta, pomyślał, dobrze wie, jakie robi wrażenie. Jest tak pewna siebie, że czasem przecenia swoje możliwości. Piętnaście lat temu byłam z Johnem zaręczona. Był we mnie bardzo zakochany. Tak bardzo, że czasem mnie to przerażało. Chciał, żebym zrezygnowała z aktorstwa, z samodzielnego myślenia i życia. Był tak władczy i zachłanny, że nie mogłam tego znieść i zerwałam zaręczyny. Obawiam się, że John ciężko to przeżył. Płaro mruknął coś ze współczuciem. Nie widziałam go aż do ostatniej soboty. Odprowadził mnie do domu. Powiedziałam inspektorowi, że rozmawialiśmy o starych czasach i w pewnym sensie tak było. Ale to nie wszystko. Tak? John oszalał. Chciał zostawić żonę i dzieci. Zażądał, żebym się rozwiodła i wyszła za niego. Powiedział, że nigdy mnie nie zapomniał i że kiedy mnie zobaczył, wszystko przestało się liczyć. Weronika zamknęła oczy i ciężko przełknęła. Umakijażowana twarz była blada. Po chwili otworzyła oczy i uśmiechnęła się nieśmiało. Uwierzy pan, że takie uczucie jest możliwe? spytała. Tak, myślę, że to możliwe, przyznał Poirot. — Nigdy nie zapomnieć, czekać, planować, żyć nadzieją, być gotowym zrobić wszystko, byle tylko w końcu dostać to, czego się pragnie. Istnieją tacy mężczyźni, panie Płaro, i takie kobiety również. Spojrzała na niego uważnie. Mówi o mężczyznach, o Johnie Kristołej. Tak to było. Na początku protestowałam, śmiałam się z niego, nie traktowałam go poważnie. Potem powiedziałam mu, że chyba oszalał. Do domu wrócił bardzo późno. Długo się sprzeczaliśmy, mimo to pozostał niewzruszony. Znów głośno przełknęła. Dlatego nazajutrz do niego napisałam. Nie mogłam tego tak zostawić. Musiałam go przekonać, że chce rzeczy niemożliwej. Czy rzeczywiście było to niemożliwe? Oczywiście, że nie. Przyszedł do mnie. Nie chciał słyszeć, co mam mu do powiedzenia. Upierał się przy swoim. Powiedziałam mu, że nic z tego, że go nie kocham, że go nienawidzę. Przerwała na moment ciężko, oddychała. Musiałam być brutalna. No, rozstaliśmy się w gniewie. A teraz on nie żyje. Płaro widział, jak splatała i wykręcała ręce. Dłonie miała duże, okrutne. Czuł, że jest wzburzona, ale nie było w niej smutku ani żalu. Weronika była zła. To gniew egoistki, pomyślał Poirot, której nie udało się dostać tego, czego pragnęła. I cóż pan powie, panie Poirot? Głos znów miała spokojny. Co mam robić? Czy opowiedzieć o wszystkim, czy raczej zachować to w tajemnicy? Tak było, ale obcemu człowiekowi trudno będzie w to uwierzyć. Poirot przyglądał się jej uważnie. Nie wierzył, żeby Weronika Krej mówiła prawdę. Mimo to w jej słowach czuło się szczerość. To wszystko się wydarzyło, pomyślał, ale nie w ten sposób. Nagle zrozumiał. Jej historia była prawdziwa, ale Weronika odwróciła rolę. To ona nie potrafiła zapomnieć o Johnie Kristołej. To ona była zaskoczona niespodziewanym odtrąceniem. Ta tygrysica nie potrafiła się w milczeniu uporać z wściekłą złością, że odmówiono jej tego, co uważała za swoją zdobycz. I przekręciła prawdę tak, by w ten sposób zaspokoić swoją zranioną pychę i uciszyć nieco tęsknotę za mężczyzną, który wyrwał się z jej szponów. Nie potrafiła pogodzić się z faktem, że ona, Weronika Kray nie mogła dostać tego, czego pragnie, dlatego przekręciła wszystko na opak. Poirot nabrał w płuca powietrza i powiedział Gdyby to mogło mieć związek ze śmiercią Jona Christoa, musiałaby pani o tym powiedzieć. Jednak w tej sytuacji nie widzę takiej potrzeby. Uważam, że ma pani pełne prawo zachować tę tajemnicę dla siebie. Był ciekaw, czy poczuje się rozczarowana. Podejrzewał, że najchętniej opowiedziałaby swoją historyjkę dziennikarzom i przeczytała ją na pierwszych stronach gazet. Dlaczego do niego przyszła? Żeby sprawdzić, jaka będzie jego reakcja? A może po to, żeby przez niego przekazać swoją historyjkę dalej? Nawet jeśli ta odpowiedź ją rozczarowała, nie dała tego po sobie poznać. Wstała i podała mu wąską, zadbaną dłoń. Dziękuję, panie Poirot. To, co pan mówi, brzmi bardzo rozsądnie. Cieszę się, że do pana przyszłam. Chciałam, żeby ktoś znał prawdę. Będę milczał jak grób madame. Kiedy wyszła, Płaro uchylił okno. Był wrażliwy na zapachy. Perfumy Weroniki nie przypadły mu do gustu. Były drogie, ale duszące, jak jej osobowość. Trzepiąc firanki, zastanawiał się, czy to możliwe, żeby Weronika Cray zabiła Johna Kristoła. Jednak Poirot miał wątpliwości, czy podjęłaby takie ryzyko. Rozdział 23 Rozprawa dobiegła końca. Dopełniono ostatnich formalności. Wszystkich zainteresowanych uprzedzono, że nie powinni się spodziewać zbyt wiele, mimo to na niektórych twarzach malowało się rozczarowanie. Na prośbę policji termin następnej rozprawy wyznaczono za dwa tygodnie. Gerda z panią Paterson przyjechały z Londynu wynajętym Daimlerem. Pani Kristoł była ubrana w czarną suknię i nie dodający jej uroku kapelusz. Sprawiała wrażenie zdenerwowanej i oszołomionej. Zamierzała wsiąść do Daimlera, zatrzymała się jednak na chwilę, kiedy podeszła do niej Lady Jankatel. Jak się masz, kochanie? Mam nadzieję, że nie cierpisz na bezsenność. Moim zdaniem wszystko poszło gładko. Żałuję, że nie zatrzymałaś się w The A Rozumiem jednak, że nie byłoby to dla ciebie przyjemne. Pani Patterson spojrzała na siostrę z dezaprobatą, niezadowolona, że jej nie przedstawiono, i wtrąciła swoim donośnym głosem. Pani Collins zaproponowała, żebyśmy tu przyjechały i zaraz potem wróciły do domu. To dość kosztowne, ale uznałyśmy to za najlepsze rozwiązanie. Całkowicie się z panią zgadzam. Zabieram Gerdę i dzieci do Bexhill. Potrzeba jej odpoczynku i spokoju. O, ci reporterze. Nie ma pani pojęcia. Na Harley Street dosłownie roi się od nich, powiedziała pani Patterson, ściszając głos. Jakiś młody człowiek wyciągnął aparat fotograficzny. Elsie Patterson szybko wepchnęła siostrę do samochodu. Przez moment pod nietwarzowym rondem kapelusza widać było twarz Gerdy. Pustą, zagubioną, jak u ograniczonego umysłowo dziecka. — Nawet mi jej żal — mruknęła pod nosem Midge Harcastle. — Co ci ludzie widzieli w tym kryształie? zirytował się Edward. — Ta kobieta wygląda tak, jakby jej serce miało pęknąć z żalu. Świata poza nim nie widziała, stwierdziła Midzi. Dlaczego? Był bardzo samolubny. W towarzystwie wesoły, ale. przerwał, po chwili spytał: Co ty o nim sądzisz, Midzi? Ja? zastanowiła się Midzi. Kiedy się odezwała, zdziwiły ją własne słowa. Myślę, że darzyłam go szacunkiem. Szacunkiem? Dlaczego? Znał się na tym, co robił. Chodzi ci o to, że był dobrym lekarzem? — Tak. Nie mieli czasu na dalszą wymianę poglądów. Henrietta obiecała odwieźć Midzi do Londynu swoim samochodem. Edward wracał na obiad do The Hollow. Po południu miał razem z Davidem wrócić pociągiem do domu. — Musimy kiedyś zjeść razem obiad — powiedział do Midzi. Midzi odparła, że to bardzo miło z jego strony, ale że w południe ma tylko godzinną przerwę w pracy. Edward uśmiechnął się czule i powiedział... — Nieczęsto często bywam w Londynie dlatego jestem pewien że ten jeden raz okażę ci wspaniałą myślność zwrócił się do henrietty i rzucił zadzwonię do ciebie Dzwoń. obawiam się jednak że trudno mnie będzie zastać w domu nie będziecie w domu spojrzała na niego uśmiechając się z drwiną będę musiała topić gdzieś swoje smutki wyjaśniła Chyba nie sądzisz, że będę siedziała w domu i płakała w chusteczkę. Ostatnio przestałem cię rozumieć. Zmieniłaś się twarz Henriety złagodniała. Kochany Edward, powiedziała niespodziewanie i uścisnęła mocno jego dłoń. Potem odwróciła się do Lady Enquetell. Mogę cię odwiedzić, jeśli przyjdzie mi na to ochota? Oczywiście, kochanie, zapewniła ją Lady Ancoet. Tak czy inaczej, za dwa tygodnie odbędzie się kolejna rozprawa. Henrietta poszła po samochód zaparkowany na rynku. Bagaże Midzi były już w środku. Panie wsiadły do samochodu i odjechały. Samochód wspiął się pod górę i wyjechał na biegnącą szczytem drogę. Pod nimi brązowe i złote liście drżały w chłodzie jesiennego dnia. Cieszę się, że stąd wyjeżdżam. Powiedziała nagle Midzi: Mam dość Lucy. Jest kochana, ale czasem mnie przeraża. Henrietta wpatrywała się w lusterko wsteczne. Lucy, wszystkiemu musi nadać coś z artyzmu koloratury. Nawet morderstwu, powiedziała jakby do siebie. Wiesz, nigdy dotąd nie myślałam o morderstwach. Bo i po co? O takich rzeczach człowiek woli nie myśleć. To tylko dziesięcioliterowe słowo w krzyżówkach. Albo przyjemna rozrywka urozmaicająca akcję książki. W rzeczywistości jednak Henrietta zamilkła. Najbardziej zaskakujące, że to staje się tak prawdziwe dokończyła midzi. Ty nie powinnaś być zaskoczona. Ciebie jedynej to nie dotyczy. Teraz wszyscy się od tego uwolniliśmy powiedziała midzi. Zostawiliśmy to za sobą. Ta? mruknęła pod nosem Henrietta. Znów patrzyła w lusterko wsteczne Nagle mocniej nacisnęła gaz Samochód pomknął do przodu Zerknęła na wskaźnik prędkości Jechały coraz szybciej Midzi ukradkiem spojrzała na Henriettę która nie miała w zwyczaju jeździć nieostrożnie Lubiła wprawdzie prędkość, ale nie na krętej górskiej drodze Teraz na ustach rzeźbiarki błąkał się ponury uśmieszek Obejrzyj się, Midzi. Widzisz tam ten samochód? Tak. To Wentnor 10. Tak? Midzi nie była tym zbytnio zainteresowana. To sympatyczne, małe auta. Niewielkie zużycie paliwa, dobrze trzymają się drogi, ale nie są szybkie. Nie? To dziwne, pomyślała Midzi, że Henriette zawsze interesowały samochody i ich możliwości. Jak już mówiłam, nie są szybkie ale temu udaje się jakoś zachować ten sam dystans między nami. Chociaż pędzimy coraz szybciej. Midzi spojrzała na Henrietta ze zdziwieniem. — Chcesz powiedzieć... Henrietta kiwnęła głową. — Zdaje się, że policja ma całkiem zwykłe samochody, ale z podrasowanymi silnikami. — Sądzisz, że będą mieli na nas oko? — To oczywiste. Midzi zadrżała. Henrietto, czy rozumiesz, o co chodzi z tym drugim pistoletem? Nie. Ale to wyklucza gerdę. Poza tym nic więcej z tego nie wynika. Ale jeśli to był pistolet Henrygo? Tego nie wiemy. Nie zapominaj, że jeszcze nie odnaleziono tamtej broni. To prawda. To mógł być ktoś obcy. Wiesz, kogo chętnie widziałabym w roli mordercy? Tę kobietę. Weronikę Kraj? Tak. Henrietta nic nie powiedziała. Skoncentrowana na prowadzeniu samochodu nie odrywała wzroku od drogi. Uważasz, że to możliwe? spytała Midzi. Możliwe? Tak! odparła z wahaniem Henrietta. To znaczy, że nie wierzysz? To na nic. Myśleć coś tylko dlatego, że chcesz tak myśleć. Rzeczywiście to byłoby najlepsze rozwiązanie. Oczyściłoby nas. Nas? Ależ wszyscy jesteśmy w to zamieszani. — Nawet ty, droga Midzi, chociaż w twoim przypadku trudno by im było znaleźć motyw. — Oczywiście ja też chciałabym, żeby to była Weronika. Bardzo chętnie zobaczyłabym, jak zasiada na ławie oskarżonych i daje przedstawienie, jak to określiła Lucy. Midzi rzuciła jej krótkie spojrzenie. — Powiedz mi, Henrietto, nie masz ochoty się zemścić? — Chodzi ci o to — Henrietta zrobiła krótką przerwę — że kochałam Johna? — Tak. W jednej chwili Midzi ze zdziwieniem uświadomiła sobie, że po raz pierwszy ubrała tę prawdę w słowa. Wszyscy — Lucy, Henry, Midzi, nawet Edward — uznawali za oczywisty fakt, że Henrietta kocha Johna Christoa, ale nikt nigdy o tym nie mówił. W rozmowie nastąpiła krótka przerwa. Henrietta zastanawiała się. Po chwili powiedziała zamyślona — nie potrafię powiedzieć, co czuję. Możliwe, że sama nie potrafię sobie tego uświadomić. Były już na Albert Bridge. Wpadnij do mojej pracowni, Midgey, poprosiła Henrietta. Wypijemy herbatę, a potem odwiozę cię do domu. W Londynie dzień zaczynał już gasnąć. Zatrzymały się przed drzwiami pracowni. Henrietta włożyła klucz do zamka. Weszły do środka i zapaliły światło. Zimno tu powiedziała zapalę w piecyku. O nie zapomniałam kupić zapałek. Zapalniczka nie wystarczy? Popsuła mi się. Zresztą i tak trudno byłoby nią zapalić w piecyku gazowym. Rozgość się. Na rogu ulicy zwykle stoi ślepy staruszek. Zawsze kupuję u niego zapałki. Za chwilę będę z powrotem. Midzi została sama. Zaczęła przyglądać się dziełom Henriety dziwnie się czuła w towarzystwie drewnianych i brązowych postaci była tu głowa z brązu z wystającymi kośćmi policzkowymi przedstawiająca chyba żołnierza armii czerwonej była też przestrzenna kompozycja z czegoś co przypominało aluminiową wstążkę ta zaciekawiła midzi była też wielka żaba z różowawego granitu w kącie pracowni Midzi zauważyła bardzo interesującą drewnianą postać prawie naturalnych rozmiarów. Przyglądała się jej, kiedy Henrietta otworzyła drzwi i lekko zdyszana weszła do środka. Midzi odwróciła się do niej. Co to jest? Coś przerażającego? To? To jest czciciel dla International Group. Patrząc na rzeźbę, Midzi powtórzyła. — To przerażające. Henrietta przyklękła, żeby zapalić ogień. — Jestem zaskoczona — powiedziała, odwracając głowę. — Dlaczego uważasz, że to przerażające? — Chyba dlatego, że nie ma twarzy. — Masz rację, Midzi. To bardzo ciekawe. — A ładny kawałek drewna — powiedziała Henrietta, wstając z kolan. Rzuciła swoją torbę i futro na kanapę. Położyła na stoliku kilka pudełek zapałek. Midzi była zaskoczona, wyrazem twarzy kuzynki. Malowało się na niej niczym nieuzasadnione wzruszenie. Zaraz zaparzę herbatę, powiedziała Henrietta. Midzi usłyszała w jej głosie tę samą radość, którą wcześniej dostrzegła na twarzy. Było w tym coś dziwnego, ale Midzi szybko o tym zapomniała, bo widok pudełek z zapałkami obudził w niej wspomnienia. Pamiętasz zapałki, które dostała Weronika Cray? Lucy wcisnęła je aż pół tuzi na pudełek. Czy ktoś sprawdził, czy rzeczywiście nie miała u siebie zapałek? Sądzę, że policja się tym zajęła. Są bardzo dokładni. Na ustach Henriety pojawił się dziwny, triumfalny uśmiech. Midzi była zdziwiona i odrobinę zirytowana. Czy Henrietta rzeczywiście kochała Johna? Zastanawiała się. Czy to możliwe? Chyba nie. Nagle przeszył ją zimny dreszcz. Edward nie będzie musiał długo czekać pomyślała. To małostkowe. Ale ta myśl wcale się jej nie spodobała. A przecież życzyła Edwardowi szczęścia. Wiedziała, że nie ma u niego żadnej szansy. Dla Edwarda zawsze będzie tylko małą midzi i nikim więcej. Nigdy nie zobaczy w niej kobiety, którą mógłby pokochać. Na nieszczęście Edward należy do mężczyzn stałych w uczuciach, którzy zazwyczaj dostają to, czego chcą. Edward i Henrietta w Ainswick. Tak powinna się zakończyć ta historia. Edward szczęśliwy u boku Henrietty. Midzi wyobrażała to sobie bez trudu. — Rozchmurz się, Midzi — powiedziała Henrietta. — Nie możesz pozwolić, żeby to morderstwo psuło ci humor. A może zjemy dzisiaj razem kolację gdzieś na mieście? Midzi odparła, że chciałaby już wrócić do siebie. Ma jeszcze dużo pracy, musi napisać kilka listów. Szybko wypije herbatę i chciałaby już jechać. Odwiozę cię. Mogę wziąć taksówkę. Bzdura. Możemy przecież wziąć mój samochód, skoro stoi przed domem. Na zewnątrz powietrze było wilgotne. Kiedy dojechały do końca mius, Henrietta pokazała Midzi stojący na poboczu samochód. Wędnor dziesięć. Zobaczysz, że pojedzie za nami. To wstrętne. Tak sądzisz? Mnie to nie przeszkadza. Henrietta odwiozła Midzi, wróciła na mius i odstawiła samochód do garażu. Potem wróciła do pracowni. Przez chwilę stała zamyślona, bębniąc palcami w gzyms nad kominkiem. Potem westchnęła i mruknęła do siebie. Trzeba się zabrać do pracy. Nie powinnam tracić czasu. Przebrała się w kombinezon. Pół godziny później cofnęła się nieco, żeby spojrzeć na swoje dzieło. Policzki miała pobrudzone gliną, włosy zmierzwione. Ale na widok modelu stojącego na podejście z zadowoleniem pokiwała głową. Było to coś podobnego do konia, poprzylepiane były do niego wielkie bryły gliny. Gdyby porucznik kawalerii zobaczył takiego konia, dostałby apopleksji, nie był on bowiem podobny do żywego zwierzęcia. Irlandcy przodkowie Henrietty byliby oburzeni. Mimo to bez trudu rozpoznawało się w tej rzeźbie takiego konia, jakim widział go abstrakcyjny umysł. Henrietta zastanawiała się, co pomyślałby o rzeźbie inspektor Grange, gdyby ją kiedyś zobaczył. Wyobrażając sobie jego minę, uśmiechnęła się pod nosem. Rozdział 24 Edward Enkatel stanął niepewnie w tłumie ludzi spieszących Shaftesbury Avenue. Zamierzał wejść do sklepu z wypisanym na witrynie złotymi literami nazwiskiem Madame Elfridge. Instynkt podpowiedział mu, że lepiej zrobi, nie dzwoniąc do Midzi i nie uprzedzając o swoich zamiarach. Fragment rozmowy telefonicznej, który usłyszał w The Hollow, zaniepokoił go. W głosie Midzi była uległość i uniżoność. Rozzłościło go to. Pomyśleć tylko, że Midzi, taka radosna i wygadana, była zmuszona do takiej uległości. Że z pokorą znosi nieuprzejmość i bezczelność kobiety, z którą rozmawiała przez telefon. A to nie w porządku. Nie można patrzeć na to z założonymi rękami. Kiedy powiedział jej o tym, midzi bez ogródek stwierdziła, że nie może stracić tej pracy i że nową byłoby bardzo trudno znaleźć. I że w pracy trzeba pogodzić się z rzeczami o wiele bardziej nieprzyjemnymi niż wypełnianiem nudnych obowiązków. Edward wiedział, że w dzisiejszych czasach wiele młodych dziewcząt podejmuje pracę. Jeśli się nad tym zastanawiał, dochodził do wniosku, że pracują, ponieważ to lubią. Praca daje im poczucie niezależności i urozmaica życie. Nigdy nie przyszło mu do głowy, że praca od dziewiątej do osiemnastej z godzinną przerwą na obiad uniemożliwia dziewczętom korzystanie z wielu przyjemności. Dopiero teraz z przykrością uświadomił sobie, że midżi musi zrezygnować z obiadu, żeby pójść do galerii sztuki. Że nie może wysłuchać popołudniowego koncertu, wyjechać za miasto w pogodny dzień, spokojnie zjeść obiadu w jakiejś ustronnej restauracji. Że musi poprzestać na sobotnich i niedzielnych wycieczkach za miasto i zadowolić się szybkim posiłkiem w zatłoczonym barze. Bardzo lubił midżi. Mała Midzi, tak nazywał ją w myślach. Przyjeżdżała do Enswig onieśmielona i małomówna. Dopiero po pewnym czasie nabierała odwagi i zaczynała okazywać uczucia i interesować się światem. Edward żył przeszłością, chwilę obecną traktował podejrzliwie jak coś, co jeszcze nie zostało sprawdzone. A dlatego dotąd nie myślał o Midzi, jak o dorosłej kobiecie. Dopiero tego wieczoru w The Hollow, kiedy wrócił do salonu, zziębnięty i drżący po dziwnej wymianie zdań z Henriettą, kiedy Midzi uklękła, żeby rozpalić ogień w kominku, po raz pierwszy zauważył, że Midzi nie jest już wrażliwym dzieckiem, lecz dojrzałą kobietą. Zmartwiło go to. Przez chwilę miał wrażenie, że stracił coś, co było częścią Ainswick. Pod wpływem nagłego impulsu powiedział z gniewem: Żałuję, że tak rzadko się widujemy, mała Midzi. Kiedy stał na tarasie, zalanym światłem księżyca, i rozmawiał z Henriettą, która niespodziewanie okazała się kimś innym niż kobieta, którą od dawna znał i kochał, ogarnęła go panika. Potem zmienił się kolejny element stałego wzoru, a w jaki splatała się nic jego życia. Mała Midzi, była częścią Aniswick, ale przestała być tamtą małą midzi. Wyrosła na odważną, ale smutną kobietę, której właściwie nie znał. Od tego czasu czuł się niespokojny i miał do siebie żal, że wcale się nie troszczył o szczęście i dobro midzi. Myśl o niewdzięcznej pracy u Madame Elfridge nie dawała mu spokoju. Aż postanowił tu przyjechać i na własne oczy zobaczyć. Jak wygląda sklep? Edward rzucił podejrzliwym spojrzeniem na wystawę, na której wisiała skąpa czarna sukienka z cienkim złotym paseczkiem, nieprzyzwoicie obcisłe sweterki i suknia wieczorowa z tandetnej koronki. Edward nie znał się na kobiecych strojach, odniósł jednak wrażenie, że te tutaj są krzykliwe i nieeleganckie. Nie, pomyślał, to miejsce nie jest jej godne. A ktoś, a może Lady Enkatel, powinien coś z tym zrobić. Z trudem, pokonując nieśmiałość, wyprostował skulone ramiona i wszedł do środka. Czuł się skrępowany. Dwie wyzywające dziewczyny o platynowych włosach i skrzekliwych głosach oglądały sukienki wystawione w gablotach. Obsługiwała je sprzedawczyni o ciemnej karnacji. W głębi sklepu jakaś drobna kobieta z wydatnym nosem i o nieprzyjemnym głosie kłóciła się z zaskoczoną klientką o jakieś poprawki w wieczorowej sukni. Z przymierzalni obok dał się słyszeć podniesiony kobiecy głos: Okropna, po prostu okropna. Nie może mi pani przynieść czegoś porządnego? Midzi odpowiedziała głosem cichym, pełnym szacunku, przekonującym. "Ta w kolorze wina jest bardzo przyjemna. Powinno być w niej pani do twarzy. Może zechce pani. Nie zamierzam tracić czasu na przymierzanie czegoś, co nie nadaje się do niczego. Niech się pani trochę postara. Już pani mówiłam, że nie chce nic czerwonego. Gdyby pani słuchała, co się do niej mówi. szyja Edwarda poczerwieniała. Miał nadzieję, że midzi ciśnie tej babie sukienkę w twarz, ale midzi powiedziała." Zaraz coś znajdę. Zielona pewnie też się pani nie spodoba, a brzoskwiniowa? Okropna, po prostu okropna. Nie, dziękuję pani. To strata czasu. Madame Elfridge uwolniła się od towarzystwa otyłej klientki i podeszła do Edwarda. Czy mógłbym porozmawiać? Jest tu pan na Hardcastle? Brwi madame Elfridge powędrowały w górę, ale na widok eleganckiego ubrania Edwarda uśmiechnęła się uprzejmie co było jeszcze bardziej nieprzyjemne niż jej wrzask. Z przymierzalni znów dał się słyszeć zrzędliwy głos klientki. — Proszę uważać! Ależ pani jest niezdarna! Rozerwała mi pani siatkę we włosach! — Bardzo przepraszam — odparła Midzi drżącym głosem. — Głupia niezdara! Nie, sama sobie poradzę. Proszę podać mi pasek. — Panna Hardcastle, za chwileczkę będzie wolna — powiedziała madame Elfridge, mierząc Edwarda chytrym wzrokiem. Z przebieralni wyszła kobieta o jasnych włosach. Sprawiała wrażenie osoby złośliwej. W ręce niosła kilka paczek. Midzi w skromnej czarnej sukience otworzyła przed nią drzwi. Była blada i nieszczęśliwa. Przyjechałem, żeby cię zabrać na obiad, powiedział Edward prosto z mostu. Midzi spojrzała na zegar. Będę wolna dopiero piętnaście po pierwszej, zaczęła. Było już dziesięć po pierwszej. Madame Elfridge powiedziała łaskawie — Jeśli pani Szczepan Nochat już wolnie panią wcześniej, skoro przyjechał do pani przyjaciel. — Dziękuję, madame Elfridge — mruknęła Midzi. — Za chwileczkę będę gotowa — powiedziała do Edwarda i zniknęła w głębi sklepu. Edward, zmieszany, ponieważ madame Elfridge wymówiła słowo przyjaciel z dwuznacznym mrugnięciem, czuł się bardzo nieswojo. Madame Elfridge już chciała rozpocząć z nim rozmowę, ale nagle otworzyły się drzwi i do sklepu weszła zamożnie wyglądająca kobieta z Pekinczykiem. Madame Elfridge, wyczuwając okazję na zrobienie dobrego interesu, szybko do niej podeszła. Po chwili wróciła Midzi. Miała na sobie płaszcz. Edward wziął ją za łokieć i wyprowadził na ulicę. Boże, powiedział. I ty musisz to znosić? Słyszałem jak ta baba w przebieralni się do ciebie odzywała. Jak możesz na to pozwolić? Dlaczego nie cisnęła się jej tych sukienek w twarz? Gdybym zrobiła coś podobnego straciłabym pracę. Nie powiesz mi, że nie przychodzi ci ochota rzucać w te kobiety czym popadnie. midzi westchnęła. Oczywiście, że przychodzi. Czasami, szczególnie pod koniec tygodnia, w czasie letnich wyprzedaży, kiedy jest strasznie duszno, obawiam się, że zamiast pokornie przytakiwać, wreszcie powiem wszystkim, żeby się wypchali. Midzi, kochana mała Midzi, nie możesz dłużej tego znosić. Midzi zaśmiała się niepewnie. Nie denerwuj się, Edwardzie. Po co tu przyjeżdżałeś? Mogłeś do mnie zadzwonić? Chciałem zobaczyć to na własne oczy. Martwiłem się. Lucy do swojej najmłodszej służącej nie odzywa się tak jak ta kobieta do ciebie. To nie w porządku, żebyś musiała znosić nieuprzejmość i bezczelność. Midzi, jak mi Bóg miły, miałbym ochotę cię stąd zabrać i zawieźć do Aniswick. Chętnie zatrzymałbym taksówkę, wsadził cię do środka i zawiózł do Enswick pociągiem o 14.15. Midzi zatrzymała się. Nagle opadła z niej cała sztuczna nonszalancja. Przedpołudnie było długie i męczące, klientki nieprzyjemne, a madame uszczypliwa. Odwróciła się do Edwarda, zagniewana. Więc dlaczego tego nie zrobisz? Jest mnóstwo taksówek. Edward patrzył na nią oszołomiony, zaskoczony nagłą złością. To rozwścieczyło ją jeszcze bardziej. Musisz tu przyjeżdżać i opowiadać takie rzeczy? Krzyczała. Dla ciebie to tylko niewiele znaczące nieuprzejmości. Uważasz, że jest mi przyjemnie, kiedy po kilku godzinach prawdziwego piekła przypominasz, że istnieją takie miejsca jak Ennswick? Sądzisz, że będę ci wdzięczna za to, że będziesz tu stał i opowiadał, jak bardzo chciałbyś mnie z tego wszystkiego wyciągnąć. Jesteś taki miły i szczery, ale to tylko słodkie słówka, nie mówisz tego poważnie. Nie przyszło ci do głowy, że byłabym gotowa zaprzedać własną duszę, żeby móc wsiąść do pociągu o drugiej piętnaście i pojechać do Enswick? zostawiając to wszystko za sobą. Chciałeś dobrze, Edwardzie, ale jesteś okrutny. Mówisz rzeczy, mówisz. Stali twarzą w twarz, utrudniając ruch na zatłoczonej o tej porze Shaftesbury Avenue, ale nie widzieli nic oprócz siebie. Edward poczuł się jakby nagle wyrwano go ze snu. Do diabła. Niech ci będzie, powiedział. Pojedziesz do Hainswich o czternastej piętnaście. Uniósł laskę i zatrzymał taksówkę. Samochód stanął przy krawężniku. Edward otworzył drzwi. Midge lekko oszołomiona weszła do środka. — Na stację Paddington — powiedział Edward do kierowcy, siadając obok Midge. Milczeli. Midge zacisnęła wargi. Jej oczy patrzyły wyzywająco i buntowniczo. Edward patrzył przed siebie. Kiedy stanęli na światłach na Oxford Street, Midge powiedziała nieuprzejmym tonem. — Zdaje się, że postanowiłeś mi udowodnić, że nie miałam racji. — Nie miałaś racji — odparł Edward. Taksówka nagle ruszyła. Dopiero kiedy skręciła Zedgower Road na Cambridge Terrace, Edward odzyskał swoją normalną postawę wobec życia. — Nie zdążymy na 1415 — powiedział i zastukał szybkę. — Proszę jechać na Berkeley — Dlaczego nie zdążymy? Jest dopiero dwadzieścia pięć po pierwszej. Edward uśmiechnął się. — Nie masz żadnego bagażu, mała Midzi. Koszuli nocnej, szczoteczki do zębów, ani stosownego obuwia. Następny pociąg odjeżdża o szesnastej piętnaście. Zjemy obiad i pogadamy o wszystkim. Midzi westchnęła. — To cały ty, Edwardzie. Zawsze byłeś praktyczny. W twoim przypadku nagły impuls nie trwa długo. To było jak piękny sen, ale się skończyło. Wsunęła rękę w jego dłoń i uśmiechnęła się jak za dawnych czasów. Przepraszam, że cię skrzyczałam, powiedziała. Muszę jednak powiedzieć, że byłeś bardzo irytujący. Tak, przyznał. Pewnie masz rację. Weszli do Berkeley. Dostali stolik przy oknie. Edward zamówił jedzenie. Kiedy skończyli kurczaka, Midzi westchnęła i powiedziała: Muszę wracać do sklepu. Przerwa się kończy. Dzisiaj zjesz obiad w spokoju, nawet gdybym musiał tam wrócić i kupić połowę ubrań z tego sklepu. Kochany Edward, jesteś bardzo miły. Zjedli jeszcze naleśniki. Potem kelner przyniósł kawę. Mieszając ją, Edward powiedział: Ty naprawdę kochasz Ainswik, prawda? Czy musimy rozmawiać o Ainswik? — Przeżyłam to, że nie zdążyliśmy na czternastą piętnaście. I zaczyna do mnie docierać, że o 16:15 piętnaście też nie może być mowy, ale nie musimy rozgrzebywać tej świeżej rany. Edward uśmiechnął się. — Rzeczywiście nie będę się upierał, że pojedziemy pociągiem o 16.15. piętnaście. — Ale naprawdę zapraszam cię do Ainswick. Na stałe, jeśli tylko potrafisz ze mną wytrzymać. Przyglądała mu się znad filiżanki. Po chwili drżącą ręką odstawiła ją na spodek. Co to ma znaczyć, Edwardzie? Proponuję, żebyś za mnie wyszła, Midzi. Nie udaję, że to bardzo romantyczna propozycja. Jestem starym nudziarzem, dobrze o tym wiem. Nie na wiele ci się przydam. Całymi dniami czytam książki i obijam się po kątach. Nie jestem nadzwyczajny. Ale. Znamy się tak długo, a samo Ainswick mogłoby ci chyba wystarczyć jako rekompensata. Mogłabyś być tam szczęśliwa. Pojedziesz? Midzi przełknęła głośno i powiedziała: Myślałam, że Henrietta. Powiedziała i zamilkła. Trzy razy prosiłem Henriettę o rękę. Głos Edwarda brzmiał spokojnie. Za każdym razem mi odmawiała. Henrietta wie, czego nie chce. Zapadła chwila ciszy. A ty, droga Midzi, co mi odpowiesz? Spytał Edward. Midzi spojrzała na niego. To cudowne, powiedziała. Podano mi niebo na talerzu i to w Berkeley. Twarz Edwarda rozjaśniła się. Na moment przykrył jej dłonie swoimi. Niebo na talerzu powiedział. Tym jest dla ciebie Enswig? Och, Midzi, bardzo się cieszę. Oboje byli szczęśliwi. Edward zapłacił rachunek i dał suty na piwek. W restauracji było coraz mniej ludzi. Musimy iść, powiedziała Midzi z wysiłkiem. Powinnam wracać do manem Elfridge. Czeka na mnie. Nie mogę jej tak zostawić bez słowa wyjaśnienia. Powinnaś pójść, żeby złożyć rezygnację, czy co tam potrzeba, ale do pracy już nie wrócisz. Na to się nie zgodzę. Najpierw jednak musimy odwiedzić Bond Street. Tam jest wiele sklepów z biżuterią. Biżuteria? Tak się chyba robi, prawda? Midzi roześmiała się. W nieco mrocznym sklepie z biżuterią Midzi i Edward pochylili się nad tackami z lśniącymi pierścionkami zaręczynowymi. Sprzedawca spoglądał na nich życzliwie. Edward odsunął wyłożoną welwetem tacę. Tylko nie szmaragdy, powiedział. Henrietta w stroju z zielonego tweedu. Henrietta w sukni koloru jaspisu. Nie, nie szmaragdy. Midzi poczuła w sercu nagłe ukłucie. Sam wybierz, powiedziała do Edwarda. Edward pochylił się nad tacką. Wybrał pierścionek z pojedynczym diamentem. Kamień nie był wielki, ale miał piękny kolor i ślicznie błyszczał. Ten mi się podoba. Midzi kiwnęła głową. Pochwalała niezawodny, wyszukany gust Edwarda. Wsunęła pierścionek na palec. Edward i sprzedawca odeszli na bok. Edward wypisał czek na 342 funty i z uśmiechem na ustach wrócił do Midzi. Choć potraktujemy madame Elfridge bardzo niegrzecznie — powiedział. Rozdział dwudziesty piąty — Kochanie, jestem zachwycona. Lady Encatel wyciągnęła do Edwarda kruchą dłoń, a drugą dotknęła Midzi. — Dobrze zrobiłeś, Edwardzie, że zmusiłeś ją do zostawienia tego okropnego sklepu i przywiozłeś ją tutaj. Oczywiście, że zostanie u mnie. Stąd pojedzie do ślubu. Do świętego Grzegorza. To prawie pięć kilometrów drogą. Chociaż przez las tylko półtora kilometra, ale do ślubu nie idzie się przez las. Będziemy musieli się zadowolić proboszczem. Biedny człowiek. Jesienią zawsze jest przeziębiony. Wikary ma piękny głos. Wszystko byłoby o wiele bardziej wzniosłe i religijne, że tak powiem. A trudno jest zachować podniosły nastrój, kiedy ktoś mówi przez nos. Należało się spodziewać takiego przyjęcia, pomyślała Midzi. Miała ochotę śmiać się i płakać jednocześnie. Chciałabym stąd pojechać do ślubu, powiedziała. To już postanowione, kochanie. Kremowy atłas i książeczka do nabożeństwa oprawna w kość słoniową zamiast bukietu. Druchny? Nie, nie chcę parady. To ma być cichy ślub. Wiem, co masz na myśli, kochanie, i muszę przyznać ci rację. Na jesiennych ślubach zawsze są chryzantemy, a to takie przyziemne kwiaty. Druchny należałoby wybrać bardzo starannie, bo zawsze jakaś nie pasuje do reszty i psuje efekt. Ale trzeba ją poprosić, bo jest siostrą pana młodego. Chociaż Edward, ucieszyła się Lady Ankatel, nie ma siostry. To moja wielka zaleta, odparł z uśmiechem Edward. Dzieci zachowują się na ślubach okropnie. — mówiła dalej Lady Ankatel. — Wszyscy je podziwiają, jakie słodkie mówią, ale moja droga, jakież to nerwy! Przydeptują welon, wołają swoją nianię albo wymiotują. Zawsze się zastanawiałam, jak dziewczyna może z powagą pójść do ołtarza, cały czas niepewna tego, co dzieje się za jej plecami. — Za mną nikt nie musi iść — powiedziała pogodny Midzi. — Nie muszę nawet mieć welonu. Mogę pójść do ślubu w zwykłej garsonce. — Ależ nie, Midgey, nie jesteś przecież wdową. — Nie, będzie suknia z kremowego atłasu. Na pewno nie od madame Elfridge. — Na pewno nie od madame Elfridge — powtórzył za nią Edward. — Zabiorę cię do Mireille — postanowiła Lady Ankatel. — Droga Lucy, nie mogę sobie pozwolić na zakupy u Mireille. — Bzdury, Midgey. Razem z Henrym przygotujemy ci wyprawę. Henry cię odda panu młodemu. Mam nadzieję, że zmieści się w wyjściowe spodnie. Ostatni raz byliśmy na ślubie dwa lata temu. Ja włożę... Lady Enkatel zamilkła i zmrużyła oczy. — Co włożysz, Lucy? — Coś w kolorze hortensji — powiedziała rozmarzonym głosem Lady Enkatel Pewnie weźmiesz na drużbę któregoś ze swoich przyjaciół, Edwardzie. Bo jeśli nie... — O, to jest przecież David! — mam wrażenie że jemu wyszłoby to na dobre musiałby zachować powagę i poczułby że go lubimy mogę się założyć że to jest dla niego bardzo ważne to bardzo zniechęcające kiedy człowiek jest taki mądry a mimo to nielubiany chociaż to ryzykowny krok mógłby zgubić obrączkę albo upuścić ją w decydującej chwili obawiam się że edward byłby niespokojny Byłoby ciekawe, gdyby ślub odbył się w tym samym gronie, w którym doszło do morderstwa. Ostatnie zdanie Lady Encatel wypowiedziała z dawkowym tonem. Tej jesieni Lady Encatel zaprosiła grono przyjaciół na morderstwo, powiedziała zbulwersowana midzi. Tak, Lucy była zamyślona. Tak to niestety zabrzmiało. Przyjęcie ze strzelaniną, ale przecież tak to właśnie było. Midzi zadrżała. Całe szczęście, że już po wszystkim powiedziała. Nie całkiem rozprawa została przełożona na późniejszy termin. Inspektor Grange obstawił okolice swoimi ludźmi. Zadeptują lasy i straszą rolników. Pojawiają się nagle w najmniej oczekiwanych miejscach. Czego szukają? spytał Edward. Rewolweru, z którego zastrzelono Christoła? — Chyba tak. Przyszli do nas z nakazem rewizji. Inspektor gorąco przepraszał i był bardzo onieśmielony. Powiedziałam mu, że cała przyjemność po naszej stronie. To było bardzo ciekawe. Zaglądali wszędzie. Chodziłam za nimi i pokazałam im kilka miejsc, o których nie pomyśleli. Ale nic nie znaleźli. Byliśmy rozczarowani. Biedny inspektor Grange schudł ostatnio i bez przerwy szarpie wąsy. A w tak trudnych chwilach żona powinna mu serwować specjalnie pożywne kolacje. Coś mi się jednak wydaje, że dla tej kobiety ważniejsze jest lśniące linoleum niż solidny posiłek. Skoro już rozmawiamy o jedzeniu, to przypomniałem sobie właśnie, że muszę pójść porozmawiać z panią Midway. To dziwne, ale służba nie potrafi pracować, kiedy w domu jest policja. Wczorajszego sufletu z serem nie dało się przełknąć, a kiedy kucharka jest zdenerwowana, suflet ani ciasto nigdy jej nie wyjdą. Gdyby nie starania Gujona, połowa służby już by pewnie odeszła. A może pójdziecie teraz na spacer i pomożecie policji szukać rewolweru? Herkules Poirot siedział na ławce, z której rozciągał się widok na kasztanowy młodnik i na basen. Nie czuł się nieproszonym gościem, ponieważ Lady Ancatel upoważniła go do korzystania z lasu, kiedy tylko przyjdzie mu na to ochota. Herkules Poirot zastanawiał się nad serdecznością cechującą zachowanie Lady Ancatel. Czasem słyszał trzask gałązek dochodzących gdzieś z lasu, albo widział jakąś postać w lasku u stóp zbocza. Później od strony drogi nadeszła Henrietta. Kiedy zobaczyła Płaro, stanęła. Potem podeszła i usiadła obok niego. Dzień dobry, panie Płaro. Byłam u pana, ale nikogo nie zastałam. Przypomina pan greckiego boga. Przygląda się pan polowaniu? Inspektor jest pełen energii. Czego oni szukają? Rewolweru? Tak panno Savernake. Jak pan sądzi, znajdą go? Sądzę, że tak. Powiedziałbym nawet, że już wkrótce. Henrietta rzuciła mu zaciekawione spojrzenie. Czyżby pan sądził, że wie, gdzie jest ta broń? Nie, ale mimo to sądzę, że wkrótce zostanie znaleziona. Nadszedł już czas. Opowiada pan dziwne rzeczy, panie Poirot. Tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Szybko wróciła pani z londynu Henrietta zaśmiała się z goryczą. Twarz miała ściągniętą. Przestępca wraca na miejsce zbrodni? <grym> tak, mówi stare powiedzenie. Więc jednak myśli pan, że to ja to zrobiłam? Nie uwierzył pan, kiedy powiedziałam, że tego nie zrobiłam? Że nie mogłabym nikogo zabić? Poirou milczał. Dopiero po chwili powiedział: Od początku miałem wrażenie, że to przestępstwo jest albo bardzo proste, tak proste, że trudno w to uwierzyć, a czasem prosto ta może być zaskakująca, albo bardzo skomplikowane. To znaczy, że mamy przeciw sobie umysł zdolny knuć zawiłe i genialne plany. Ilekroć zbliżaliśmy się do prawdy, odciągano nas na bok, na trop wikłający sprawę i prowadzący donikąd. Ta bezowocność i jałowość nie są naturalne. Zostały zaplanowane, są sztuczne. Przeciw nam knuje bardzo subtelny i genialny umysł, jak dotąd udaje mu się. Co z tego? Co to ma wspólnego ze mną? Mamy przeciw sobie umysł twórczy. Rozumiem. To ja, powiedziała Henrietta i zamilkła. Usta miała zaciśnięte. Z kieszeni żakietu wyjęła ołówek i zaczęła rysować na jasnym drewnie ławki dziwne, powykrzywiane drzewo. Poirot przyglądał się jej. Coś mu się przypomniało. Jak po południu, w dniu, kiedy popełniono morderstwo, stał w salonie Lady Ancatel i przyglądał się zapisowi brydżowemu. I jak nazajutrz w pawilonie, zadał Gudzionowi pewne pytanie. To samo narysowała pani na zapisie brydża, drzewo. Tak, Henrietta wyglądała tak, jakby dopiero teraz uświadomiła sobie, co robi to Idrasil. Dlaczego nazywa je pani Idrasilem? Henrietta wyjaśniła to. Zawsze, kiedy się pani zamyśli, rysuje pani to drzewo. Tak, to zabawne, nie uważa pan? Tutaj, na ławce, w sobotę wieczorem na kartce z zapisem robra. I w niedzielę w pawilonie. Dłoń trzymająca ołówek zesztywniała. W pawilonie? Spytała Henrietta wesołym głosem. Tak. Na okrągłym metalowym stoliku. A musiałam to zrobić w sobotę po południu. W sobotę po południu drzewa tam nie było. W niedzielę przed dwunastą, kiedy Guizion przyniósł do pawilonu kieliszki, rysunku również nie było. Pytałem go o to. W takim razie, zawahała się Henrietta. Musiałam to namalować dużo później. Herkules Puaro, uśmiechając się lekko, pokręcił głową. Nie sądzę. Nad basenem kręcili się ludzie Grange'a. Fotografowali ciało i wyławiali rewolwer. Odeszli dopiero o zmierzchu. Widzieliby, gdyby ktoś wchodził do pawilonu. A przypominam sobie, byłam tam wieczorem po kolacji. Ludzie nie rysują po ciemku, panno Severneik, powiedział Płaro surowo. Chce mi pani wmówić, że poszła pani do pawilonu po zapadnięciu ciemności. Stanęła pani koło stolika i narysowała drzewo, nic nie widząc? Mówię prawdę, powiedziała Henrietta spokojnie. Pan mi oczywiście nie wierzy. Ma pan jakieś podejrzenia. O co panu właściwie chodzi? Sądzę, że była pani w pawilonie w niedzielę wczesnym popołudniem, po dwunastej, kiedy Guģion już przyniósł kieliszki. Stała pani przy stole i przyglądała się komuś albo czekała na kogoś. Wcale o tym nie myśląc, wyjęła pani ołówek i narysowała ijzasila. W niedzielę po dwunastej nie zachodziłam do pawilonu. Najpierw siedziałam na tarasie, potem wzięłam koszyk i poszłam na rabatę z daliami, żeby poobcinać zwiędłe kwiaty i popodwiązywać Michałki. Tuż przed pierwszą poszłam nad basen. Opowiedziałam to wszystko inspektorowi Grędziowi. Przyszłam na basen po pierwszej, kiedy John umierał. Tak pani zeznała. Ale Idrasil świadczy przeciw pani. Chce pan powiedzieć, że byłam w pawilonie i że to ja zastrzeliłam żona? Była pani tam i zastrzeliła doktora Chrysola albo widziała pani, kto go zastrzelił, albo też był tam ktoś, kto wiedział o pani zwyczaju i specjalnie narysował Idrasila, żeby rzucić na panią podejrzenie. Henrietta wstała i spojrzała na Płaro z wyższością. — Nadal pan sądzi, że to ja zastrzeliłam Johna Christowa. Powiem panu coś. Nigdy pan tego nie udowodni. Nigdy. — Sądzi pani, że jest sprytniejsza ode mnie? — Nigdy pan tego nie udowodni — powiedziała Henrietta. Potem odwróciła się i odeszła ścieżką zbiegającą nad basen. Rozdział dwudziesty szósty Grange przyszedł do Rest by wypić z Herkulesem puarów i żankę herbaty. Herbata była taka, jak się spodziewał, bardzo słaba, a w dodatku chińska. Ci cudzoziemcy, pomyślał Grange, nie potrafią parzyć herbaty. Nie da się ich tego nauczyć. Nie był tym zbytnio zmartwiony. Nastrój miał tak ponury, że kolejna niesatysfakcjonująca rzecz sprawiła mu nawet przewrotną przyjemność. Rozprawa odbędzie się za dwa dni. Dokąd doszliśmy? Donikąd. Do diabła przecież ten rewolwer musi gdzieś być. To no, paskudne miejsce. Lasy ciągną się kilometrami. Żeby je przeszukać, musiałbym dysponować całą armią. To jak szukanie igły w stogu siana. Może być wszędzie. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Możliwe, że nigdy go nie znajdziemy, powiedział Grange. Znajdzie go pan. Puerro był bardzo przekonujący. Nawet jeśli nie, to nie dlatego, że się nie staraliśmy. Znajdzie go pan wcześniej czy później. Moim zdaniem już niedługo. Nalać panu więcej herbaty? Chętnie, nie bez wody. Nie jest za mocna? Ależ nie. Inspektor w ponurym nastroju popijał napar słomkowego koloru. Czuję się jakby ktoś robił ze mnie durnia, panie Poirot. Nie rozumiem tych ludzi. Odnosi się wrażenie, że chcą pomóc, ale wszystko co mówią prowadzi donikąd. nikąd? Powtórzył zaskoczony płaro. Rozumiem. Donikąd. Inspektor rozgadał się. Na przykład rewolwer. Zgodnie z oświadczeniem lekarza, Kristoła zastrzelono minutę lub dwie przed pańskim przybyciem. Lady Ankatel miała koszyk z jajami. Panna Savernake koszyk ze zwiędłymi kwiatami. A Edward Enkatel miał na sobie luźną kurtkę myśliwską z dużymi kieszeniami pełnymi nabojów. Każdy z nich mógł wynieść rewolwer. Nie ukryto go koło basenu, a moi ludzie przekopali to miejsce, stąd ta pewność. Płaro kiwnął głową. Gerda Christo została wrobiona. Ale przez kogo? W tym punkcie każdy trop rozpływa się w powietrzu. Sądzi pan, że powiedzieli prawdę o tym, co robili przed południem? Jak najbardziej. Panna Savernake była w ogródku, Lady Enkatel poszła po jajka, Edward Enkatel i sir Henry strzelali. Przed południem rozstali się. Sir Henry wrócił prosto do domu. A Edward Enkatel wybrał spacer przez las. Młody człowiek był w swoim pokoju i czytał. W pogodny dzień mógłby sobie znaleźć lepsze miejsce, ale ten typ lubi przesiadywać zamknięty w czterech ścianach. Pan Hardcastle siedziała z książką w sadzie. Wszystko wygląda bardzo naturalnie, ale nie mamy jak tego sprawdzić. Koło dwunastej Gijon zaniósł do pawilonu tacę z kieliszkami. Nie potrafi powiedzieć, gdzie byli w tym czasie domownicy ani co robili. Właściwie to przeciw każdemu z nich można by coś znaleźć. Naprawdę? Najbardziej podejrzana jest rzecz jasna Weronika Cray. Pokłóciła się z Krystołem, nienawidziła go, mogłaby go zabić, ale nie potrafię znaleźć żadnego dowodu, że rzeczywiście to zrobiła. Nie umiem powiedzieć, kiedy mogła zabrać rewolwer z kolekcji sir Henry'ego. Tego dnia nikt nie widział jej w pobliżu basenu. Nie ma też u niej zaginionej broni. Widzę, że sprawdził pan nawet to. Nie powinno to pana dziwić. Moglibyśmy dostać nakaz rewizji, ale nie było potrzeby. Była nam bardzo przychylna. W tym tandetnym domku go nie ma. Po tym, jak odłożono rozprawę, ostentacyjnie przestaliśmy podejrzewać panny Cray i pannę Savernake. Ale śledziliśmy je, żeby się przekonać, dokąd pojadą i co zrobią. Nawet w studiu jeden z naszych ludzi miał oko na Weronikę, ale nie zauważył, żeby próbowała pozbyć się broni. A Henrietta Savernake? — Też nic. Pojechała prosto do Chelsea. Cały czas mieliśmy na nią oko. Również nie ma rewolweru. Była bardzo uprzejma, kiedy przyszliśmy przeszukać jej mieszkanie. Chyba ją to bawiło. Niektóre z jej prac nie spodobały się naszemu człowiekowi. Powiedział, że nie rozumie, dlaczego ludzie robią takie rzeczy. Posągi wyglądające jak dziwne bryły pełne wypukłości, dziwnie powykręcane kawałki brązu i aluminium. Konie, niezbyt przypominające żywe stworzenia. Poirot poruszył się niespokojnie. — Powiedział pan, konie? — Jeden koń. Jeśli można, to nazwać koniem. Jeśli ktoś chce wyrzeźbić konia, dlaczego nie pójdzie najpierw zobaczyć, jak to zwierzę wygląda? — Koń — powtórzył Poirot. Grange spojrzał na niego uważnie. — Dlaczego to pana tak zainteresowało? — Jestem ciekaw. — Skojarzenie... Jakie skojarzenie? Koń i wóz? Koń na biegunach? Końskie zęby? Nie rozumiem. Dwa dni później panna Sawelnay spakowała się i przyjechała tutaj. Wiedział pan o tym? Tak. Rozmawiałem z nią i widziałem ją spacerującą po lesie. Jest niespokojna. No cóż, romansowała z doktorem, a on umierając wymówił jej imię, co może zostać potraktowane jako oskarżenie. Ale to nie wystarczy, panie Puaro. Nie powiedział Poirot w zamyśleniu. To nie wystarczy. Grange ciężko westchnął. W tej atmosferze jest coś dziwnego. Człowiek czuje się osaczony, jakby wszyscy coś wiedzieli. Na przykład Lady Katel? nigdy nie powiedziała wprost, po co zabrała ze sobą pistolet. To głupie. Czasem mamy wrażenie, że ona ma źle poukładane w głowie. Poirot pokręcił głową. Nie, jest całkiem normalna. Dalej, mamy Edwarda Inkatela. Zdawało się, że mam coś przeciw niemu. Lady Inkatel powiedziała, albo raczej dała do zrozumienia, że on od lat kocha się w pannie Savernake. To wystarczający motyw. A teraz dowiaduje się o jego zaręczynach z tą drugą dziewczyną, panną Hardcastle. I okazuje się, że Edward jednak nie miał powodu, żeby życzyć doktorowi śmierci. Poirot westchnął ze współczuciem. Jest jeszcze ten młodzieniec. Lady Enkatel powiedziała o nim coś interesującego. Jego matka zmarła podobno w szpitalu dla psychicznie chorych. Cierpiała na manię prześladowczą. Myślała, że otaczają ją wrogowie czyhający na jej życie. Rozumie pan? Jeśli chłopak odziedziczył po niej te skłonności, mógł sobie wyobrazić, że doktor Crystal chce go zamknąć w szpitalu. No chociaż, Crystal miał całkiem inną specjalizację. Choroby układu pokarmowego i czegoś tam jeszcze. Jednak jeśli chłopak ma źle w głowie, mógł sobie wyobrazić, że krystal go obserwuje. To dziwny młodzieniec, bardzo nerwowy. Gręcz przez kilka minut rozważał te trudności. Teraz mnie pan rozumie? spytał w końcu. Same podejrzenia nie prowadzące donikąd. Puaro znów poruszył się niespokojnie. O Nie. Do. — mruknął pod nosem. — Z dala, nie ku. — Donikąd, zamiast w jakimś kierunku. — Tak, to musiało być właśnie tak. Grange patrzył na niego ze zdziwieniem. — Enkatelowie są dziwni — powiedział. — Czasem mógłbym przysiąd, że doskonale wiedzą, jak to było. — Bo też rzeczywiście wiedzą — powiedział spokojnie Poirot. — Chce pan powiedzieć, że wszyscy wiedzą, kto to zrobił? Spytał z niedowierzaniem inspektor. Płaro kiwnął głową. Tak. Myślałem o tym już wcześniej. Teraz jestem pewien. Rozumiem. Inspektor był ponury. I chcą ukryć prawdę. A my im pokażemy. Znajdę tę broń. Któryż to raz? Zastanawiał się Płaro. Inspektor powtarza te obietnice. Oddałbym wszystko, byle tylko dobrać się im do skóry. Komu? Na no, wszystkim! Mydlą mi oczy, podsuwają różne pomysły, sugerują coś, pomagają moim ludziom. Wyobraża pan sobie, ale nic z tego wszystkiego nie wynika. Potrzebny mi jakiś dowód. Od kilku minut herkules Poirot wyglądał przez okno. Jego wzrok przyciągnęła jakaś nieregularność na należącym doń terenie. Potrzebny panu dowód? spytał. Jeśli się nie mylę, znajdzie go pan w żywopłocie koło mojej furtki. Weszli przed dom. Kiedy znaleźli się koło furtki, Grange padł na kolana i zaczął rozchylać gałązki, żeby wyraźniej zobaczyć przedmiot leżący w krzakach. Westchnął, gdy jego oczom ukazała się ciemna stal. To rewolwer stwierdził. Przez chwilę spoglądał na płaro z powątpiewaniem. Nie, nie, przyjacielu, powiedział Puaro. Nie ja zastrzeliłem doktora Krystoła i nie ja wcisnąłem rewolwer między krzaki w moim żywopłocie. Oczywiście, że nie. O, przepraszam. No to go mamy. Zdaje się, że to ten, który zginął z gabinetu sir Henrygo. Sprawdzimy numer, a potem dowiemy się, czy z tej broni zastrzelono Krzysztoła. Teraz to proste. Bardzo ostrożnie, używając jedwabnej chusteczki, podniósł rewolwer. — Przydałyby się odciski palców. Mam wrażenie, że pech wreszcie nas opuścił. — Proszę dać mi znać, kiedy dowie się pan czegoś nowego. — No oczywiście. Zadzwonię do pana. Poirot odebrał dwa telefony. Pierwszy wieczorem tego samego dnia. Inspektor był uszczęśliwiony. — To pan Poirot? — Niech pan posłucha. — To ten rewolwer! Zabrany z kolekcji Sir Henry'ego posłużył do zabicia doktora Krzysztoła, To pewne! — jest na nim sporo odcisków palców. Kciuk, mały palec i środkowy. Mówiłem panu, że pech nas opuścił? Wie pan, kto zostawił te odciski? Jeszcze nie. Na pewno nie pani Krystal. Należą raczej do mężczyzny niż do kobiety. Jutro wybiorę się do The Hollow. Powiem, co mam do powiedzenia, i zbiorę od wszystkich odciski palców. Wreszcie się dowiemy. Mam nadzieję, odparł uprzejmie Poirot. Drugi telefon Poirot odebrał na zajutrz. Inspektor nie był już tak podniecony. Głos miał raczej ponury. — Chce pan poznać najświeższe wiadomości? To nie są odciski żadnej z osób zamieszanych w zabójstwo. Nie należą do Edwarda Inkatela, do Davida ani do Sir Henry'ego. Nie należą też do Gerdy Christo, do Savernake, Weroniki, do Jaśnie Pani ani do tej ciemnowłosej dziewczyny. Nie należą też do żadnego ze służących. Poirot próbował pocieszać inspektora. — A wygląda na to, że jednak zrobił to ktoś obcy. Ktoś, kto miał coś przeciwko doktorowi, a o kim my nic nie wiemy. Ktoś niewidzialny i niesłyszalny, kto ukradł rewolwer z gabinetu, zastrzelił krystoła i odszedł w siną dal. Ktoś, kto ukrył rewolwer w pańskim żywopłocie i rozpłynął się w powietrzu. — Chce pan wziąć moje odciski palców? — Skoro pan taki uprzejmy... Szczerze mówiąc, był pan tam i jeszcze z wielu innych powodów jest pan najbardziej podejrzanym osobnikiem w tej sprawie. Rozdział 27. Koroner chrząknął i spojrzał z ciekawością na przewodniczącego ławy przysięgłych. Ten zerknął na kartkę, którą trzymał w ręku. Z podniecenia jego jabłko Adama wznosiło się i opadało szybko. Zaczął czytać bardzo wyraźnie i głośno. Uznajemy, że zmarłego spotkała śmierć zadana rozmyślnie przez osobę lub osoby nieznane. Poirot, siedzący w kącie, pokiwał głową. Nie mogło być innego werdyktu. Kiedy było już po wszystkim, Enkatelowie zatrzymali się na chwilę na chodniku, żeby zamienić kilka słów z Gerdą i jej siostrą. Gerda była ubrana w czarną sukienkę, twarz miała nieszczęśliwą i sprawiała wrażenie nieobecnej duchem. Tym razem nie było Daimlera. Elsie Patterson uznała, że w pociągu będzie im równie wygodnie. Z pośpiesznego do Waterloo można o pierwszej dwadzieścia przesiąść się w pociąg do Bexhill. Lady Ankatel, ściskając dłoń Gerdy, mruknęła. — Musisz się do nas czasem odezwać, kochanie. Może umówimy się na obiad w Londynie? Pewnie bywasz czasem na zakupach. — Nie wiem — odparła Gerda. — Musimy się pospieszyć, żeby zdążyć na pociąg — powiedziała Elsie Patterson. Gerda spojrzała na nią z wdzięcznością. Biedna Gerda, powiedziała Midzi. Śmierć Johna uwolniła ją przynajmniej od twojej okropnej gościnności, Lucy. Jesteś nieuprzejma, Midzi. Nikt nie może mi zarzucić, że się nie starałam. Kiedy się starasz, jesteś znacznie gorsza. Całe szczęście, że już po wszystkim, powiedziała z uśmiechem Lady Ankatel. — Tylko biedny inspektor Grange jest odmiennego zdania. Żal mi go. Jak sądzisz, czy zaproszenie do nas na obiad podniosłoby go na duchu? Mam na myśli czysto przyjacielskie spotkanie. A ja dałbym mu spokój, powiedział sir Henry. No, chyba masz rację, zgodziła się z nim Lady Ancatel. Zresztą dzisiaj i tak nie mamy na obiad nic stosownego. A przepiórki oszła i cudowny suflet z niespodzianką, który pani Midway zawsze wychodzi. Inspektor Grange ma inny gust. Dobry, lekko krwisty stek i staroświecka szarlotka. A tak, tym bym ugościła inspektora Grange'a. Zawsze umiesz wybrać doskonałe potrawy. A chyba powinniśmy już wrócić do domu na te przepiórki. Zrobiłem się głodny. Pomyślałam, że powinniśmy to jakoś uczcić. To cudowne, wszystko obróciło się na dobre. Tak. Wiem, o czym myślisz, Henry. Ale niepotrzebnie się martwisz. Dzisiaj po południu zajmę się tym. — Co masz na myśli, Lucy? Lady Ankatel uśmiechnęła się. — Wszystko w porządku, kochanie. Niewiele zostało do zrobienia. Sir Henry nie wyglądał na przekonanego. Kiedy przyjechali do The Hollow, Gideon otworzył drzwi samochodu. — Wszystko poszło po naszej myśli, Gideon — powiedziała Lady Ankatel. — Proszę powiedzieć o tym pani Milway i innym. — Wiem, jak nieprzyjemne było dla was to wszystko i chcę powiedzieć, że oboje z Sir Henrym jesteśmy wam wdzięczni. Byliście wobec nas bardzo lojalni. — Martwiliśmy się o panią — odparł Giugion. — To bardzo miłe — powiedziała Lucy, wchodząc do salonu. — Ale niepotrzebne. — Właściwie to nieźle się bawiłam. — Na co dzień nasze życie jest tak spokojne. Zgodzisz się ze mną, Dawidzie, że takie doświadczenie poszerza horyzonty? W Cambridge na pewno nie spotkałeś się z niczym podobnym. Studiuję w Oksfordzie, odparł oschle Dawid. A wyścigi żaglówek to bardzo angielski sport, powiedziała Lady Ankatel, podeszła do telefonu i wzięła do ręki słuchawkę. Trzymając ją mówiła dalej. Mam nadzieję, Dawidzie, że jeszcze nas odwiedzisz. Z powodu tego morderstwa nie zdążyliśmy się poznać. W takich warunkach trudno o prawdziwie intelektualną dyskusję. Dziękuję powiedział Dawid, ale wybieram się do szkoły w Atenach. Kto jest tam teraz ambasadorem? spytała lady jenkatelmęża. E, już wiem. Hope Remington. Nie, oni chyba nie spodobaliby się Dawidowi. Ich córki są bardzo wysportowane. Grają w hokeja, krykieta i w tę śmieszną grę, w której łapie się coś do siatki. Zamilkła spoglądając na słuchawkę telefonu. Co ja chciałam z tym zrobić? Może zamierzałaś do kogoś zadzwonić, powiedział Edward. Raczej nie, Lady Ancote odłożyła słuchawkę. Lubisz telefony, Dawidzie? To pytanie w jej stylu, pomyślał zdenerwowany Dawid. Nie można odpowiedzieć nic inteligentnego. Powiedział więc tylko, że telefony są pożyteczne. Tak samo jak na przykład maszynka do mielenia mięsa, spytała Lady Ancote. Albo bandaż elastyczny, chociaż nikt. Przerwała, ponieważ w drzwiach stanął Giugion i zaanonsował, że obiad już stoi na stole. — Chyba lubisz przepiórki? — spytała Davida zaniepokojona Lady Ancatel. Chłopak przyznał, że lubi. — Czasem mam wrażenie, że Lucy jest postrzelona — powiedziała Midzi do Edwarda. Po obiedzie wybrali się na spacer. Przepiórki i suflet były doskonałe. Rozprawa została zamknięta i wszystkim zrobiło się lżej na sercu. — Moim zdaniem Lucy jest bardzo inteligentna, ale wyraża się to w czymś przypominającym grę w zgadywanie brakujących słów — powiedział Edward. — Używa mnóstwa metafor. Jest jak młotek, uderzający jeden gwóźdź po drugim, zawsze trafiając w cel. — Mimo to Lucy mnie przeraża. Midzi zadrżała. Ostatnio zaczęłam się bać tego miejsca. — The Hollow? Edward spojrzał na nią ze zdziwieniem. Przypomina miniaturę Ainswick, powiedział. To nie to, co oryginał. O to właśnie chodzi, Edwardzie, przerwała mu Midzi. Boję się rzeczy, które nie są prawdziwe. Nigdy nie wiadomo, co się za nimi może kryć. To coś jakby maska. Wymyślasz coś, mała Midzi. Powiedział to pobłażliwie. Tak zwracał się do niej w dawnych czasach. Wtedy podobało się jej to, ale teraz była zdenerwowana. Postanowiła mu udowodnić, że za tym, co on nazwał wymysłem, kryje się coś prawdziwego. W Londynie zapomniałam o tym, ale tutaj wszystko do mnie wróciło. Mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, kto zabił Johna Kristoła. Tylko ja nie mam o tym pojęcia. Chyba nie musimy rozmawiać o Johnie Kristoły powiedział Edward. On nie żyje i nigdy tu nie wróci. Midzi zamruczała pod nosem. On umarł i odszedł miła, umarł i zniknął z oczu. Nad nim zielona trawa i kamień go przytłoczył. Wsunęła dłoń pod łokieć Edwarda. Kto go zabił? Myśleliśmy, że to Gerda, ale to nie ona. Więc kto? Powiedz mi, co myślisz. Czy to był ktoś obcy? Takie spekulacje nie mają żadnego sensu, powiedział zdenerwowany Edward. Skoro policja nie może się dowiedzieć prawdy i zgromadzić dowodów, powinniśmy to zostawić w spokoju i zapomnieć. Tak, ale ta niepewność. A po co nam pewność? Kim był dla nas John Crystal? Dla nas? Dla mnie i dla Edwarda pomyślała. Nikim. Przyjemnie jest myśleć o sobie i o Edwardzie razem. Jednak. John Crystal został pochowany, odprawiono po nim mszę żałobną, ale on nadal był blisko. Umarł i odszedł miła. Ale John Crystal nie odszedł, chociaż Edward sobie tego życzył. John Crystal nadal był w The Hollow. Dokąd pójdziemy? Spytał Edward. Coś w jego głosie zdziwiło ją. Na szczyt wzniesienia, powiedziała. Z przyjemnością. Czuła jednak, że Edward nie ma na to ochoty. Ciekawe dlaczego. Lubił tę ścieżkę. Prawie zawsze chodził nią z Henriettą. Nagle zrozumiała. Z Henriettą. Byłeś tam w tym roku, spytała? Pierwszego wieczoru poszliśmy tam z Henriettą, odparł. Dalej szli w milczeniu. Kiedy znaleźli się na szczycie, usiedli na zwalonym drzewie. Może siedział tu z Henriettą? — pomyślała Midzi. Obracała na palcu pierścionek. Diament połyskiwał zimnym światłem. Tylko nie szmaragdy powiedział. Przyjemnie będzie spędzić Święta Bożego Narodzenia w Einswick. odezwała się z wysiłkiem. Edward najwyraźniej jej nie słyszał, myślami był gdzieś daleko. Myśli o Henriette i o Johnie Cristoje. przemknęło przez głowę Midzi. Siedzieli tu i Henrietta coś mu powiedziała, albo on jej. Możliwe, że Henrietta wie, czego nie chce, ale jego serce nadal należy do niej. Zawsze myślała Midzi: Edward będzie należał do Henrietty. Poczuła nieznośny ból. Szczęśliwy, kruchy świat, w którym żyła od tygodnia. Zadrżał i rozprysnął się. — Nie potrafię tak żyć — pomyślała. Z Henriettą nieustannie obecną w jego myślach. — Nie zniosę tego. Nie wytrzymam. W koronach drzew westchnął wiatr, a liście posypały się na ziemię. Były brązowe, tylko nieliczne połyskiwały złotem. — Edwardzie — odezwała się Midzi. Ostry ton jej głosu wyrwał go z zamyślenia odwrócił się ku niej. Tak? Bardzo mi przykro, usta miała drżące, ale zmusiła się, by mówić spokojnie i pewnie. Muszę ci to powiedzieć. Nic z tego. Nie mogę za ciebie wyjść. To na nic, Edwardzie. Ależ midzi przecież, Enswick? przerwała mu. Nie mogę wyjść za ciebie tylko ze względu na Ainswick. Powinieneś to zrozumieć. Edward westchnął cicho, jak echo martwych liści, powoli opadających z gałęzi. Rozumiem, przyznał. Chyba masz rację. To bardzo miło z Twojej strony, że mnie poprosiłeś o rękę, ale to mi nie wystarczy. To na nic. Miała nikłą nadzieję, że może się sprzeciwi, zacznie ją przekonywać, namawiać, ale Edward najwyraźniej czuł to samo co ona. W miejscu, gdzie duch Henriety był tak blisko, on również musiał zrozumieć, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie, powtórzył jak echo, to na nic. Midzi zdjęła z palca pierścionek i podała mu. Zawsze. Będzie kochała Edwarda. Edward będzie kochał Henriette i życie będzie piekłem. — Pierścionek jest bardzo ładny — powiedziała łamiącym się głosem. — Zatrzymaj go, Midzi. Chciałbym ci go dać. Midzi pokręciła głową. — Nie mogę. Edward wydał wargi. — Przecież wiesz, że nie dam go innej kobiecie. Wszystko odbyło się po przyjacielsku. Edward nie wie, nigdy się nie dowie, co czuje midzi. Niebo na talerzu. Talerz pękł, a niebo przeciekło jej przez palce. Jeśli rzeczywiście kiedyś istniało. Po południu Poirot przyjął trzeciego gościa. Najpierw odwiedziła go Henrietta Savernake, potem Weronika Cray, a teraz Lady Ancathl. Wspięła się pod górę leciutka jak zjawa. Poirot otworzył drzwi i zobaczył przed sobą jej rozpromienioną twarz. Przyszłam pana odwiedzić, oświadczyła. Takim głosem jakaś wróżka mogłaby oznajmić śmiertelnikowi, że obdarzy go swoją przychylnością. To dla mnie wielki zaszczyt, madam. Wprowadził ją do salonu. Usiadła na sofie i uśmiechnęła się. Poirot pomyślał. Jest stara, ma siwe włosy i zmarszczki na twarzy, ale jest czarująca i taka pozostanie. Chcę pana prosić o przysługę, powiedziała spokojnie Lady Ankatel. — Słucham panią, Lady Ankatel. — Po pierwsze, muszę z panem porozmawiać o Johnie Kristoł, o doktorze Cristowie. Tak, mam wrażenie, że powinniśmy z tym skończyć. Chyba mnie pan rozumie. Nie jestem pewien, czy wiem, co pani ma na myśli. Leirian Cattel znów posłała mu uroczy uśmiech i położyła wąską dłoń na rękawie jego marynarki. — Drogi Poirot, doskonale pan wie, co mam na myśli. Policja będzie szukała właściciela odcisków palców, ale nigdy go nie znajdzie i w końcu będą musieli zrezygnować. Obawiam się jednak, że pan nie zrezygnuje. — Rzeczywiście, ja nie zrezygnuję. — Zgodził się z nią Herkules No Tak właśnie sądziłam. Dlatego... Przychodzę do pana. Chcę Pan znać prawdę, czyż tak? Oczywiście, że tak. Widzę, że nie mówię wystarczająco jasno. Chcę się dowiedzieć, dlaczego Pan nie zrezygnuje? Czy ze względu na swoją sławę, czy też dlatego, że chce Pan powiesić morderce? A to bardzo nieprzyjemna śmierć, pasująca bardziej do średniowiecza niż do współczesnych czasów. Mam wrażenie, że Pan po prostu chce wiedzieć. Chyba mnie Pan rozumie. Gdyby poznał pan prawdę, gdyby ktoś powiedział panu, jak było naprawdę, to by pana usatysfakcjonowało? Czy to pana zadowoli? Chce mi pani powiedzieć prawdę, Lady Ankatel? Kiwnęła głową. A więc pani zna prawdę? Lady Ankatel szeroko otworzyła zdumione oczy. Ależ tak, od dawna chętnie panu powiem a potem umówimy się że o wszystkim zapomnimy uśmiechnęła się umowa stoi herkules puaro z trudem odparł nie madam chciał bardzo chciał dać temu spokój skoro prosiła o to lady ankatel przez chwilę lady ankatel siedziała bez ruchu potem uniosła brwi Zastanawiam się, powiedziała, czy Pan wie, co robi. Rozdział 28. Midzi leżała w ciemnym pokoju, kręcąc się niespokojnie na łóżku. Nie płakała. Usłyszała, że gdzieś otworzyły się drzwi i ktoś przeszedł ostrożnie korytarzem. Poznała kroki Edwarda. Zapaliła lampkę przy łóżku i spojrzała na zegarek. Było trzy minuty po trzeciej. Dlaczego? Edward zszedł na dół o tak dziwnej porze. A wszyscy wcześniej udali się do swoich pokoi. O dziesiątej piętnaście życzyli sobie dobrej nocy. Midzi nie mogła zasnąć. Oczy ją paliły, a serce rozdzierał smutek. Słyszała bicie zegara na dole i pochukiwanie sowy za oknem. Około drugiej ogarnęły ją najczarniejsze odchłanie rozpaczy. Nie zniosę tego, myślała. Nie wytrzymam. Za kilka godzin obudzi się nowy dzień, który trzeba będzie jakoś przeżyć. Sama zrezygnowała z Ainswick, z tego co kochała, co było jej drogie, co mogło stać się jej własnością. A lepiej jednak nigdy nie oglądać Ainswick, cierpieć samotność i wieść ponury żywot, niż żyć z Edwardem i z duchem Henriety. Do wczoraj nie wiedziała, że potrafi być tak zazdrosna. Edward nigdy nie powiedział, że ją kocha. Ciepłe uczucie i dobroć. Nie obiecywał niczego więcej. Midzi pogodziła się z tym, ale wczoraj uświadomiła sobie, że musiałaby żyć u boku Edwarda, w którego sercu i myślach na stałe mieszka Henrietta. I zrozumiała. Że sympatia Edwarda jej nie wystarczy. Edward minął jej drzwi i zszedł na dół. To dziwne, bardzo dziwne. Dokąd poszedł? Midzi poczuła niepokój. Ostatnio źle się czuła w The Hollow. — Co robi Edward na dole o trzeciej nad ranem? Nie mogła uleżeć w łóżku. Wstała, narzuciła na siebie szlafrok, wzięła latarkę, otworzyła drzwi i wyszła na korytarz. Było ciemno. Nigdzie się nie świeciło. Midzi podeszła do schodów. Na dole też nie było widać światła. Wahała się krótko, po czym zbiegła na dół i zapaliła światło w holu. W domu panowała cisza. Drzwi wyjściowe były zamknięte od środka. Boczne drzwi również. Edward jest w domu. Ale gdzie? Nagle Midzi uniosła głowę i zaczęła węszyć. Poczuła leciutką woni gazu. Drzwi na korytarz prowadzący do kuchni były otwarte. Minęła je i zobaczyła słabe światło w kuchni. Wyraźniej poczuła zapach gazu. Pobiegła korytarzem i wpadła do kuchni. Edward leżał na podłodze z głową w piecyku gazowym. Wszystkie kurki były odkręcone. Midzi była szybką i praktyczną dziewczyną. Odsłoniła żaluzję, ale nie mogła otworzyć okna. Owinęła dłoń ściereczką i wybiła szybę. Potem, wstrzymując oddech, schyliła się i wyciągnęła Edwarda. Wreszcie zakręciła kurki. Edward był nieprzytomny i dziwnie oddychał, ale Midzi była pewna, że dopiero niedawno stracił przytomność. Wiatr wiejący od wybitego okna do otwartych drzwi szybko rozpędził gaz. Midzi, Pociągnęła Edwarda bliżej okna, usiadła i wzięła go w ramiona. Zaczęła wołać go po imieniu. Najpierw cicho, potem coraz bardziej natarczywie. Edwardzie, Edwardzie, Edwardzie! Poruszył się, jęknął, otworzył oczy i spojrzał na nią. Kuchenka, powiedział słabym głosem. Wiem, kochanie, dlaczego? Edward drżał. Dłonie miał zimne, pozbawione życia. Midzi? spytał. A w jego głosie słychać było zdziwienie i radość. Słyszałam, jak przechodziłeś obok moich drzwi. Nie wiedziałam. Zeszłam na dół? powiedziała. Edward westchnął głęboko i przeciągle, jakby wrócił z bardzo dalekiej wędrówki. Najlepsze wyjście powiedział. Midzi przypomniała sobie rozmowę z Lucy w dniu tragedii o historiach opisywanych w News of the World. Edwardzie, dlaczego? Spojrzał na nią nieruchomym, zimnym spojrzeniem. Midzi przeraziła się. Zrozumiałem, że nigdy nie potrafię zrobić nic dobrego. Zawsze byłem do niczego. Nie umiem okazywać uczuć. Takim mężczyznom, jak Krystą wszystko się udaje. Osiągają sukces i zdobywają miłość kobiet. Ja jestem niczym, jakimś półżywym zerem. Odziedziczyłem ainswik, mam pieniądze na życie. Gdyby nie to, poszedłbym na dno, nie zrobiłbym kariery, nigdy nie będę dobrym pisarzem. Henrietta mnie nie chciała, wtedy w Berkeley myślałem, ale nic się nie zmieniło. Tobie też na mnie nie zależy. Nawet nadzieja na zamieszkanie węswick nie mogła Cię skłonić do tego, żebyś chciała ze mną być. Pomyślałem, że lepiej będzie z tym skończyć. Kochanie, kochany! Słowa Mindzi popłynęły bystrym potokiem. Nic nie rozumiesz. To przez Henriettę Myślałam, że nadal ją kochasz. Henriette? szepnął, jakby z trudem przypominał sobie coś z zamierzchłej przeszłości. Kiedyś bardzo ją kochałem. Jego głos dobiegał jakby z bardzo daleka. Zimno mi. Edward, kochany, otoczyła go ramionami. Edward uśmiechnął się. Jesteś taka cieplutka, Midzi. Tak, pomyślała Midzi. Tak jest z rozpaczą. Jest zimna i nieskończenie samotna. Dopiero teraz zrozumiała, że rozpacz jest zimna. Dotąd myślała, że jest czymś gorącym i potężnym, gwałtownym i mocnym. Ale to nieprawda. Rozpacz to ciemność i chłód i samotność. Grzech rozpaczy, o którym mówił ksiądz, to lodowaty grzech odcięcia się od ciepłych, pełnych życia kontaktów z ludźmi. Jesteś taka cieplutka, Midzi powtórzył Edward. Midzi pomyślała nagle z radością, dumą i ufnością. Tego mu potrzeba, a ja mogę mu to dać. Wszyscy enkatelowie są zimni. Nawet Henrietta ma w sobie coś z błędnego ognika, coś z bajkowego, nieuchwytnego chłodu krwi enkatelów. Niech Edward kocha Henriettę jak nieuchwytny, nieosiągalny sen, ale potrzeba mu ciepła, stałości, trwałości. Potrzeba mu w Ainswick towarzyszki kochającej i pełnej radości. Edwardowi potrzebny jest ktoś — myślała — kto rozgrzeje jego serce. — Ja potrafię to zrobić — Edward spojrzał w jej oczy. Zobaczył twarz Midzi pochylającą się nad nim zarumienioną. Usta miała pełne, oczy spokojne. W Henrycie zawsze widział dziewczynkę, którą znał w przeszłości. W dojrzałej kobiecie doszukiwał się siedemnastoletniej dziewczyny, którą niegdyś pokochał. Midzi zawsze była tą samą Midzi przypomniał sobie jej dziewczęce warkoczyki. Teraz patrzył na ciemne, rozwiane włosy i myślał, że bez trudu potrafi sobie wyobrazić, jak midzi będzie wyglądała, kiedy jej włosy posiwieją. Midzi, myślał, jest prawdziwa. To jedyna, prawdziwa osoba, którą znam. Czuł jej ciepło i siłę. Ciemnowłosa, silna, żywa, prawdziwa midzi, myślał. To skała, na której mogę zbudować swoje życie. Kochana Midzi powiedział: Bardzo Cię kocham. Obiecaj, że mnie już nigdy nie opuścisz. Midzi pochyliła się i Edward poczuł ciepło jej warg na swoich. Jej miłość otoczyła go, osłoniła. Na zimnej pustyni, na której dotąd mieszkał, zakwitło życie. Spójrz, powiedziała mi śmiejąc się niepewnie. Ćma przyleciała popatrzeć na nas. Zobacz, jaka miła. Nie wiedziałam, że Ćmy mogą być tak sympatyczne. Życie jest dziwne, dodała po chwili rozmarzonym głosem. Siedzimy sobie w kuchni na podłodze, gaz jeszcze nie całkiem wywietrzał, przez okno wpadają Ćmy, ale wydaje się nam, że to raj. Mógłbym tu siedzieć do końca życia? Mruknął Edward. Lepiej wróćmy do siebie i prześpijmy się trochę. Jest czwarta. Jak wytłumaczymy Lucy wybite okno? Jakie to szczęście, pomyślała, że Lucy wszystko łatwo jest wytłumaczyć. Biorąc z niej przykład, poszła do jej pokoju o szóstej rano. Edward zszedł w nocy na dół, powiedziała bez ogródek i włożył głowę do piecyka. Na szczęście usłyszałam go i poszłam za nim. Wybiłam okno, bo nie mogłam go otworzyć. Midzi musiała przyznać, że Lucy zachowała się cudownie. Uśmiechnęła się, nie okazując zdziwienia. Droga Midzi, powiedziała. Zawsze byłaś praktyczna. Jestem pewna, że będziesz dla Edwarda prawdziwą pociechą. Kiedy Midzi wyszła, Lady Enkatel zamyśliła się. Po chwili wstała i poszła do pokoju męża. Tym razem nie był zamknięty na klucz. — Henry — droga Lucy, koguty jeszcze nie piały. — Nie, ale musisz mnie wysłuchać, bo mam ci do powiedzenia coś bardzo ważnego. Musimy doprowadzić prąd do kuchni i wyrzucić kuchenkę gazową. — Dlaczego? — Ja jestem z niej zadowolony. — Wiem, kochanie, ale ludziom przychodzą do głowy dziwne pomysły, a nie każdy jest tak praktyczny jak droga Midzi — powiedziała Lady Jankatel i cichutko wyszła z pokoju. Sir Henry jęknął i odwrócił się na drugi bok. Zanim zdążył na dobre zasnąć, obudził się nagle. — Czy mi się śniło? — mruknął pod nosem. — Czy rzeczywiście była tu Lucy i mówiła coś o kuchence gazowej? Lady Enkatel prosto z pokoju męża poszła do łazienki i nastawiła czajnik. Wiedziała, że czasem dobrze jest napić się z samego rana mocnej herbaty. W doskonałym humorze wróciła do łóżka i ułożyła się na poduszkach, zadowolona z życia i z siebie samej. Edward Image w Ainswick, sprawa śmierci doktora Christoła zakończona, będzie musiała odwiedzić Płaro jeszcze raz. To miły człowieczek. Nagle przyszła jej do głowy całkiem nowa myśl, tak nieoczekiwana, że aż usiadła, wyprostowana jak struna. Ciekawe... Myślała, czy jej też to przyszło do głowy? Wstała i udała się do pokoju Henrietty. Jak zwykle zaczęła mówić idąc z korytarzem: Nagle przyszło mi do głowy, że mogłaś to przeoczyć. Na miłość Boską, Lucy, nawet ptaki jeszcze śpią, mruknęła zespana Henrietta. Wiem, kochanie, że jest bardzo wcześnie, ale dzisiejsza noc była bardzo niespokojna. Edward, kuchnia gazowa, midzi i okno. Myślałam o tym, co powiedzieć panu Poirot i o tym wszystkim. Przepraszam cię, Lucy, ale mam wrażenie, że wygadujesz głupstwa. Nie możesz zaczekać z tym kilka godzin? Chodzi mi o kaburę, kochanie. Przyszło mi do głowy, że mogłaś zapomnieć o kaburze. O kaburze? Henryta usiadła całkiem przytomna. Co z tą kaburą? Henry trzymał ten rewolwer w kaburze, ale jej nie znaleźli. Możliwe, że nikt sobie o tym nie przypomni, ale z drugiej strony, Henrietta wstała z łóżka zawsze się o czymś zapomni powiedziała. Lady Ankatal wróciła do siebie, weszła do łóżka i mocno zasnęła. Czajnik w łazience zakipiał. Rozdział 29. Gerda przesunęła się na brzeg łóżka i usiadła. Głowa przestała ją boleć, ale i tak była zadowolona, że nie pojechała na piknik. W pustym domu panował przyjemny spokój. Co prawda Elsie była bardzo miła. Szczególnie na początku. Gerda dostawała śniadanie do łóżka, kazali jej siedzieć w najwygodniejszym fotelu, podsuwali stołeczek pod nogi i nie pozwalali robić nic męczącego. Wszyscy bardzo jej współczuli z powodu Johna i starali się ją chronić przed wszelkimi strapieniami. Gerda nie chciała myśleć, Czuć ani pamiętać. Czuła jednak, że z każdym dniem zbliża się chwila, kiedy znów będzie musiała zacząć żyć i podejmować decyzje. Elzi już zaczynała okazywać irytację. Gerda się wreszcie, mówiła. Znów było tak, jak przedtem zanim zjawił się John i zabrał ją do siebie. Wszyscy mieli ją za głupią i ociężałą. Nikt nie mówił do niej tak jak John. Zadbam o ciebie. Gerda znów poczuła ból głowy. Zaparzę sobie herbaty, pomyślała. Zeszła do kuchni i nastawiła czajnik. Woda zaczynała wrzeć, kiedy usłyszała dzwonek u drzwi. Pokojówki dostały wolny dzień, Gerda sama musiała otworzyć. Zdziwił ją widok samochodu Henrietty zaparkowanego przed domem. Na schodach stała Henrietta. We własnej osobie. Henrietta zdziwiła się Gerda, cofając się o kilka kroków. Wejdź. Niestety siostry i dzieci nie ma w domu, ale. Cieszę się. Nie dała jej skończyć Henrietta. Chciałam porozmawiać z tobą w cztery oczy. Gerda, co zrobiłaś z kaburą? Gerda znieruchomiała. Jej twarz była bez wyrazu. Z kaburą? Otworzyła drzwi do salonu. — Wejdź. Dzisiaj nie było odkurzane. Nie mieliśmy na to czasu. Henrietta zniecierpliwiła się. — Słuchaj, musisz mi ją dać. Z wyjątkiem tej kabury wszystko jest w porządku. Nie ma nic, co łączyłoby cię z tą sprawą. Znalazłam rewolwer w krzakach, tam, gdzie go schowałaś. Ukryłam go w miejscu, gdzie ty nie miałabyś okazji tego zrobić. Są na nim odciski palców, których nigdy nie uda im się zidentyfikować. Została tylko kabura. Muszę wiedzieć, co z nią zrobiłaś. Zamilkła, modląc się w duchu, żeby Gerda zareagowała w miarę szybko. Sama nie wiedziała, dlaczego się jej tak spieszy. Była pewna, że nikt jej nie śledził. Wyjechała ze Ainswick drogą na Londyn. Na stacji benzynowej wspomniała, że jedzie do Londynu. Dopiero potem skręciła w boczne drogi i dojechała nimi do trasy prowadzącej na południowe wybrzeże. Gerda patrzyła na Henriette. Cały kłopot w tym... Pomyślała rzeźbiarka, że Gerda jest strasznie powolna. Jeśli ją masz, musisz mi ją dać. Pozbędę się jej. Tylko ta jedna rzecz łączy cię ze śmiercią Jona. Masz ją? Po chwili Gerda pokiwała głową. Nie przyszło ci do głowy, że to niebezpieczne? Spytała Henrietta zniecierpliwiona. Zapomniałam o niej. Była w moim pokoju. Kiedy policja przyszła na Harley Street, dodała, pocięłam ją na kawałki i schowałam w worku z robótkami ze skóry. Sprytnie, pochwaliła ją Henrietta. Nie jestem taka głupia, jak wszyscy myślą, powiedziała Gerda i dotknęła dłonią szyi. John, John, mówiła łamiącym się głosem. Wiem, kochanie, uspokoiła ją Henrietta. Nie wiesz, John nie był, nie był Gerda rozprostowała ramiona. Była głupia i dziwnie patetyczna. To wszystko były kłamstwa. Wszystko, co o nim myślałam. Widziałam jego twarz, kiedy szedł wtedy za tamtą kobietą. Veronika Cray, wiedziałam, że czuł coś do niej przed laty, zanim się ze mną ożenił, ale myślałam, że to należy do przeszłości. Bo też tak było, powiedziała cicho Henrietta. Nie. Gerda kręciła głową. Ona tam przyszła i udawała, że od lat nie widziała się z Johnem, ale ja patrzyłam na jego twarz. Poszedł za nią. Ja położyłam się do łóżka i próbowałam czytać tę powieść kryminalną, którą zabrał ze sobą John, ale John nie wracał. W końcu wyszłam i. Gerda wyglądała tak, jakby znów patrzyła na tę scenę z przeszłości. Świecił księżyc. Poszłam ścieżką nad basen. W pawilonie paliło się światło. John tam był z tą kobietą. Henrietta chrząknęła. Twarz Gerdy zmieniła się. Znikła z niej bezmyślna uprzejmość, pojawiła się zaś nieoczekiwana bezwzględność, nieugiętość. Ufałam Johnowi. Wierzyłam w niego jak w Boga. Myślałam, że jest najszlachetniejszym człowiekiem na Ziemi. Ale to wszystko były kłamstwa. Nie zostało mi nic. Ja uwielbiałam Johna. Henrietta przyglądała się jej, zafascynowana. Przed nią stała kobieta, której istnienia dotąd tylko się domyślała i którą wyrzeźbiła w drewnie. Stała przed nią czcicielka. Jej oddanie, kiedy się rozczarowała, stało się niebezpieczne. Nie mogłam tego znieść powiedziała Gerda. Musiałam go zabić. Musiałam. Rozumiesz mnie, Henrietto? Jej głos był przyjazny, jakby mówiła o najzwyklejszych sprawach pod słońcem. Wiedziałam, że muszę być ostrożna, bo policja jest sprytna. Ale nie jestem aż tak głupia, za jaką niektórzy mnie mają. Jeśli człowiek porusza się bardzo powoli i patrzy na nich nieruchomym wzrokiem, ludziom się wydaje, że człowiek nic nie rozumie. Tymczasem ja się z nich w duchu śmieję. Wiedziałam, że mogę zabić Johna i że policja nie dowie się prawdy, bo w powieści kryminalnej przeczytałam, że potrafią ustalić, z jakiej broni wystrzelono kulę. Po południu sir Henry pokazał mi, jak załadować magazynek. Pomyślałam, że wezmę dwa rewolwery: jednym zastrzelę Johna, a potem go schowam. Kiedy przyjdą inni, znajdą mnie z tym drugim rewolwerem w ręce i pomyślą, że to ja zastrzeliłam Johna. Ale potem odkryją, że nie mogłam go zabić tym rewolwerem i dojdą do wniosku, że jednak tego nie zrobiłam. Z zadowoleniem pokiwała głową. Zapomniałam tylko o tym skórzanym pokrowcu. Był w szufladzie w mojej sypialni. Jak to się nazywa? Kabura? Teraz policja nie będzie już jej szukać. Mogą jej szukać powiedziała Henrietta lepiej mi ją daj zabiorę ją ze sobą i będziesz bezpieczna usiadła nagle ogarnęło ją wielkie zmęczenie nie wyglądasz dobrze powiedziała gerda A właśnie miałam zaparzyć sobie herbatę wyszła z pokoju po chwili wróciła niosąc na tacy dwie filiżanki dzbanek z herbatą i dzbanuszek z mlekiem mleko się rozlało bo dzbanuszek był pełen Gerda postawiła tacę, nalała herbaty i podała filiżankę Henrietcie. O jej, powiedziała zmieszana. Zdaje się, że woda się jeszcze nie gotowała. Nie szkodzi, uspokoiła ją Henrietta, idź po kaburę. Po chwili wahania Gerda wyszła z pokoju. Henrietta pochyliła się, położyła ręce na stole i ukryła w nich twarz. Czuła się bardzo zmęczona. Na szczęście wszystko dobiega końca. Gerda będzie bezpieczna, jak tego chciał John. Henrietta wyprostowała się, odgarnęła z czoła kosmyk włosów i przysunęła do siebie filiżankę. Słysząc lekki szmer, spojrzała w stronę drzwi. Przynajmniej raz Gerda się pospieszyła. Ale w drzwiach stał Herkules Poirot. Było otwarte. — powiedział, podchodząc do stołu. — Pozwoliłem sobie wejść do środka bez pukania. — Pan? — zdenerwowała się Henrietta. — Skąd pan się tu wziął? — Opuściła pani de hollow, tak nagle, że nie miałem wątpliwości, dokąd pani jedzie. Wynająłem szybki samochód i przyjechałem tu natychmiast. — Rozumiem. To do pana podobne. — Nie powinna pani pić tej herbaty — powiedział Poirot i odstawił filiżankę na tacę. Woda nie zdążyła się zagotować. Herbata nie nadaje się do picia. Czy taki drobiazg jak wrząca woda ma jakieś znaczenie? Wszystko ma znaczenie, powiedział łagodnie Puaro. W tej chwili do pokoju weszła Gerda. W ręce miała woreczek z robótką. Nierozumiejącym wzrokiem spoglądała to na Henriettę, to na Puaro. Obawiam się, Gerdo, że jestem podejrzana. Okazuje się, że pan Poirot mnie śledził. Myśli, że to ja zabiłam Johna, ale nie potrafi tego udowodnić. Specjalnie mówiła powoli, żeby Gerda się nie zdradziła. — Bardzo mi przykro — powiedziała Gerda. — Napije się pan herbaty? — Dziękuję, nie. Gerda usiadła obok tacy. — Przykro mi, ale wszyscy wyszli — Powiedziała z żalem: Siostra zabrała dzieci na piknik. Zostałam w domu, bo nie czułam się dobrze. Przykro mi. Gerda podniosła filiżankę i napiła się. To takie trudne. Wszystko jest skomplikowane. John zawsze zajmował się wszystkimi sprawami, i teraz, kiedy go nie ma, zawahała się. Teraz Johna nie ma. Patrzyła na Płaro żałosnym, zdumionym spojrzeniem. Nie wiem, co mam robić. John o mnie dbał, troszczył się o wszystko. Teraz go nie ma i nic już nie ma. A dzieci? Zadają pytania, na które nie potrafię odpowiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć Terensowi. Ciągle pyta: Dlaczego zabito tatę? Kiedyś się dowie, dlaczego. Tery wszystko musi wiedzieć. Zastanawia mnie, że pyta tylko dlaczego, a nie kto. Gerda położyła głowę na oparciu fotela, usta miała sinę. Nie czuję się dobrze, powiedziała niewyraźnie. Gdyby John. John. Puaro podszedł do niej i położył ją w poprzek fotela. Dłoń Gerdy opadła bezładnie. Puaro schylił się. I uniósł powiekę. Potem się wyprostował. Lekka i w miarę bezbolesna śmierć. Henrietta patrzyła na niego nic nie rozumiejąc. Serce? Nie, coś było w herbacie zrozumiała nagle. Sama tego dodała. Więc tak postanowiła z tym skończyć? Poirot pokręcił głową. Nie. To była pani filiżanka. Pani miała to wypić. Ja? Henrietta nie wierzyła mu chciałam jej pomóc. To nie ma znaczenia. Widziała pani kiedyś psa zapędzonego w miejsce, skąd nie ma ucieczki? Szczerzy zęby na każdego, kto się do niego zbliży. Dla niej ważne było tylko to, że zna pani jej tajemnicę i dlatego musi pani umrzeć. Pan odstawił moją filiżankę na tacę, powiedziała Henrietta z namysłem. Chciał pan, żeby ona Płaro nie pozwolił jej dokończyć. Nie, mademoiselle. Nie wiedziałem, że dosypała czegoś do herbaty. Domyślałem się tylko, że to możliwe. Kiedy odstawiłem filiżankę na tacę, było pięćdziesiąt procent szansy, że napije się z niewłaściwej. Wierzy pani w przypadek? Ja nazwałbym to rozwiązanie miłosiernym dla niej i dla dwójki niewinnych dzieci. Pewnie jest pani bardzo zmęczona. Henrietta kiwnęła głową. Kiedy domyślił się pan prawdy, spytała. Nie potrafię tego sprecyzować. Scena została z góry przygotowana. Od początku to czułem, ale dość długo nie rozumiałem, że przygotowała ją. Gerda Kristoł, że jej zachowanie było sztuczne, dlatego że grała z góry ustaloną rolę. Zastanawiało mnie, że wszystko wydawało się tak proste, a jednak okazywało się skomplikowane. Szybko się domyśliłem, że zmagam się z pani genialnym umysłem i że krewni, skoro tylko zrozumieli, co pani robi, pospieszyli pani z pomocą. Dlaczego pani to zrobiła? Spytał po chwili wahania. John mnie o to prosił. O to mu chodziło, kiedy wymówił moje imię. Wszystko zrozumiałam. Chciał, żebym chroniła Gerdę. Widzi pan, on ją kochał. Sądzę, że bardziej niż sam sądził. Bardziej niż Weronikę Kray. Bardziej niż mnie. Gerda należała do niego, a John lubił to, co było jego własnością. Wiedział, że tylko mnie może się udać uchronić Gerdę przed konsekwencjami jej czynu. Wiedział też, że zrobię wszystko, o co mnie poprosi, ponieważ go kocham. Szybko zabrała się pani do dzieła. Tak. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to wrzucić rewolwer do wody. Chciałam zatrzeć odciski palców. Kiedy później dowiedziałam się, że zastrzelono go z innego rewolweru, poszłam go szukać i znalazłam, bo wiedziałam, gdzie Gerda mogła go ukryć. Byłam tam minutę przed ludźmi Granger. Po chwili milczenia Henrietta podjęła. Cały czas miałam go w torebce. Zabrałam go do Londynu. Potem ukryłam go w pracowni. Do czasu powrotu do Ainswick. Gliniany koń mruknął Płaro. Skąd pan wie? Tak. Włożyłam go do saszetki z gąbki, owinęłam drutem i zbudowałam na tym rusztowaniu model glinianego konia. Policja nie miała prawa niszczyć dzieła sztuki. Skąd pan wiedział, że ukryłam go w koniu? Ponieważ wybrała pani konia. Podświadomie myślała pani o koniu trojańskim. A w jaki sposób zdobyła pani odciski palców? Na rogu ulicy zawsze stoi ślepiec sprzedający zapałki. Nie wiedział, co dałam mu do podtrzymania, kiedy szukałam pieniędzy. Płaro przyglądał się jej chwilę w milczeniu. C'est formidable, mruknął. Nigdy jeszcze nie miałem tak godnego przeciwnika jak pani, mademoiselle. To było straszne uprzedzać pana za każdym razem. Wiem, zacząłem się domyślać prawdy w chwili, gdy dostrzegłem powtarzający się wzór. Poszlaki wskazywały na różne osoby, ale nigdy nie na Gerdę Krystą. Wszystko zdawało się odsuwać podejrzenia od niej. Specjalnie narysowała pani Idrasila, żeby zwrócić na siebie moją uwagę. Lady Tell, doskonale rozumiejąc pani intencje, zabawiała się, wskazując inspektorowi Grange'owi różne możliwości. — Dawid, nawet Edward... — Tak, jeśli się chce oczyścić z podejrzeń winnego, można zrobić tylko jedno. Trzeba szukać winy gdzie indziej, ale nigdy nie wskazywać na nic konkretnego. Dlatego każdy nowy ślad wydawał się na początku obiecujący, ale prowadził donikąd. Henrietta spojrzała na ciało leżące w fotelu. Biedna Gerda powiedziała. Tak pani o niej myślała? Chyba tak. Gerda bardzo kochała Johna, ale nie chciała zobaczyć w nim tego, kim rzeczywiście był. Ustawiła go na piedestale i przypisywała mu wszystkie szlachetne i altruistyczne cechy, jakie znała. Kiedy idol spada z piedestału, człowiekowi nie pozostaje już nic. A John był kimś lepszym nawet od idola na piedestale. Był prawdziwym, żywym, energicznym człowiekiem. Był szlachetny, ciepły i pełen życia. Był wspaniałym lekarzem. Teraz John nie żyje. I świat. Stracił wielkiego człowieka, a ja straciłam jedynego mężczyznę, którego mogłam kochać. Puaro położył dłoni na jej ramieniu. Pani należy do osób, które potrafią żyć z sercem przebitym przez miecz cierpienia i nawet się uśmiechać. Henrietta spojrzała mu w oczy i uśmiechnęła się z goryczą. To takie melodramatyczne. Jestem cudzoziemcem i lubię używać wzniosłych słów. Był pan dla mnie bardzo miły, ponieważ szczerze panią podziwiam. — Co teraz zrobimy? — Mam na myśli gerdę. Poirot wziął do ręki woreczek na robótki i wysypał z niego różnokolorowe kawałki skóry. Wybrał kawałki grube i lśniące. — Kabura, niech pani to weźmie. Biedna pani Christoł nie wytrzymała napięcia. Nie mogła dojść do siebie po śmierci męża. Uznają, że była niepoczytalna i odebrała sobie życie. Nikt się nie dowie prawdy? spytała Henrietta. Sądzę, że jedna osoba się dowie. Syn doktora Krzysztoła. Myślę, że kiedyś przyjdzie do mnie i zażąda prawdy. Chyba mu pan nie powie, krzyknęła Henrietta. Ależ. tak, powiem mu. Nie. Pani nie rozumie. Pani nie chce, żeby chłopiec cierpiał. Są jednak ludzie, dla których najgorszym cierpieniem jest nie wiedzieć. Słyszała Pani, co przed chwilą powiedziała ta biedna kobieta? Terence musi wiedzieć. Dla osoby o ścisłym umyśle prawda ma pierwszeństwo. Nawet najgorsza wplata się w skomplikowany wzór tworzony przez życie. Henrietta wstała. Chce Pana, żebym została, czy też mogę już iść? Chyba lepiej będzie, jeśli Pani już pójdzie. Henrietta kiwnęła głową. Co ja teraz zrobię? Spytała raczej siebie samą niż Płaro, bez Johna. — Mówi pani jak Gerda Christał. Pani będzie wiedziała, co zrobić i dokąd pójść. Tak, czuję się strasznie zmęczona. Niech pani już idzie, drogie dziecko, powiedział Płaro łagodnie. Pani miejsce jest wśród żywych. Ja zostanę ze zmarłą. W drodze do Londynu Henrietta powtarzała sobie co teraz zrobię, dokąd pójdę? Od dwóch tygodni żyła w napięciu, podnieceniu, nie zaznała chwili wytchnienia. John powierzył jej zadanie do wykonania. Teraz jest po wszystkim. Zawiodła, czy też udało się jej? Trudno powiedzieć. Tak czy inaczej, to już koniec. Henriette ogarnęło ogromne zmęczenie. Przypomniała sobie, co powiedziała Edwardowi na tarasie w dniu śmierci Johna, kiedy wróciła nad basen i celowo przy świetle zapałki narysowała w pawilonie na metalowym stoliku Idrassila. Wtedy miała wiele do zrobienia. Chciałabym powiedziała Edwardowi móc się teraz smucić z powodu śmierci Johna. Wtedy nie miała odwagi się odprężyć, pozwolić, żeby ogarnął ją smutek. Dopiero teraz może pogrążyć się w boleści. Ma dużo czasu. John, szepnęła. John była rozgoryczona i zbuntowana. Szkoda, że nie wypiłam tej herbaty, pomyślała. Prowadzenie samochodu uspokoiło ją nieco. Zaraz znajdzie się w Londynie, odstawi samochód do garażu i wejdzie do pustej pracowni. John już nigdy jej nie odwiedzi. Nie usiądzie w fotelu, nie będzie jej przymuszał do uległości, złościł się na nią, kochał bardziej niż by chciał. Nie będzie opowiadał o chorobie Ridgewaya, o swoich zwycięstwach i rozpaczy, o pani Crabtree i szpitalu pod wezwaniem świętego Krzysztofa. Nagle mrok ogarniający jej umysł rozjaśnił się. Tak, pomyślała, pojadę do szpitala. Pani Crabtree leżała na wąskim szpitalnym łóżku. Mrużąc oczy spojrzała na gościa. Była taka jak w opowieściach Johna. Henrycie zrobiło się weselej na duszy. Miała wrażenie, że znalazła się bliżej Johna. Biedny doktor, to straszne! powiedziała pani Crabtree. W jej głosie słychać było nie tylko żal, ale i przyjemność, ponieważ pani Crabtree kochała życie. A morderstwa i śmierć, szczególnie dzieci, należą do jego najbogatszych elementów. Pozwolił, żeby go tak zdmuchnęli. Wszystko się w człowieku przewraca, kiedy słyszy coś takiego. Czytałam o tym w gazetach. Siostra przynosiła mi, co udało się jej zdobyć. Była bardzo miła. Widziałam zdjęcia, basen i tak dalej. Jego żona po rozprawie: Biedactwo, a dalej tel. co to był jej basen? Dużo zdjęć. Nie rozwiązali tej zagadki. Radość, z jaką pani Crabtree rozprawiała o tym wszystkim, nie sprawiała Henrycie przykrości. Podobało się jej to, bo wiedziała, że John byłby z tego zadowolony. Skoro musiał umierać, wolałby, żeby pani Crabtree miała z tego trochę radości niż żeby szlochała i zalewała się łzami. Mam nadzieję, że w końcu złapią tego, co to zrobił i powieszą, powiedziała pani Crabtree ze złością. Szkoda, że dzisiaj nie wykonują wyroków publicznie. Chciałabym zobaczyć jak wieszają mordercę. Gdyby to był morderca doktora pobiegłabym w podskokach. Doktor był na medal, mądry człowiek, zawsze elegancki, zawsze potrafił mnie rozśmieszyć. Opowiadał czasem różne rzeczy, wszystko bym dla niego zrobiła. Tak, zgodziła się Henrietta. Był mądry, był wielkim człowiekiem. W szpitalu bardzo go cenią, wszystkie pielęgniarki i pacjenci. Przy nim zawsze człowiek wierzył, że dojdzie do siebie. Zamierza pani dojść do siebie? spytała Henrietta. Małe, przenikliwe oczka zachmurzyły się na moment. Sama nie wiem, dziecinko. Teraz dostałam tego młodego doktora, co to gęby do człowieka nie otworzy. Ma okulary. Całkiem inny od doktora Christoła, nigdy się nie śmieje. Doktor Christoł zawsze sobie żartował. Tym swoim leczeniem nieraz dał mi się we znaki. Dłużej tego nie wytrzymam, doktorze, mówiłam. Wytrzyma pani odpowiadał. Pani jest silna. Da sobie pani radę. Razem przejdziemy do historii medycyny. I znów zaczynał żartować. Do zanim za nim poszła. Nie rozczulał się nad człowiekiem, ale człowiek nie chciał mu sprawić zawodu. — Tak. Wiem — przytachnęła Henrietta. Małe, bystre oczka spojrzały na nią z uwagą. — Wybacz mi, dziecinko, ale chyba nie jesteś żoną doktora. — Nie. — Jestem jego przyjaciółką. Teraz rozumiem, powiedziała pani Crabtree. Henrietta pomyślała, że chyba rzeczywiście rozumie. Przepraszam, że pytam, ale dlaczego pani do mnie przyszła? Doktor dużo mi o pani opowiadał i o swoim nowym leczeniu. Chciałam wiedzieć, jak się pani czuje. Odpływam. Tak, dziecino. Nie wolno pani. — Krzyknęła Henrietta. — Musi pani wyzdrowieć. Pani Crabtree uśmiechnęła się. — Tylko sobie nie myśl, że chcę wykorkować. — Niech pani walczy. Doktor Crystal mówił, że pani się nie podda. — Tak mówił? Pani Crabtree milczała przez chwilę. — Co za drań ten, co go zabił! — powiedziała w końcu. — Takich jak doktor i tak jest niewielu. — Takiego jak on już nigdy nie zobaczymy pomyślała Henrietta pani Crabtree przyglądała się jej z uwagą głowa do góry dziecino powiedziała staruszka mam nadzieję że miał ładny pogrzeb bardzo ładny uspokoiła ją Henrietta żałuję że mnie tam nie było westchnęła pani Crabtree pewnie niedługo wybiorę się na własny pogrzeb dodała nie zawołała Henrietta nie wolno pani Sama pani mówiła, że doktor Crystal obiecywał, że przejdziecie do historii medycyny. Teraz musi pani radzić sobie bez niego. Leczenia nie zmienią. Ma pani tyle siły, że wystarczyłoby dla dwóch. Musi pani sama przejść do historii medycyny. Przez pamięć o nim. Pani Crabtree przyglądała się jej w milczeniu. — To wielkie słowa — powiedziała w końcu. — Postaram się, dziecko — ale nic nie obiecuje Henrietta wstała i ujęła ją za rękę. Do widzenia. Jeśli pani pozwoli, wpadnę tu jeszcze. Przychodź dziecko, chętnie porozmawiam o doktorze. W jej oku pojawił się dwuznaczny błysk. Doktor Kristoł był człowiekiem z klasą. Tak, zgodziła się Henrietta. Nie martw się dziecino. Co minęło, to się nie wróci. Nic na to nie poradzisz. Pani Crabtree i Herkules Poirot, pomyślała Henrietta, mówią w zasadzie to samo. Wróciła do Chelsea, odstawiła samochód do garażu i spokojnym krokiem poszła do pracowni. Wreszcie, myślała, nadeszła chwila, której się bałam. Jestem sama. Nie mogę dłużej tego odkładać. Co powiedziała Edwardowi? Chciałabym móc się smucić z powodu śmierci Johna. Ciężko usiadła na krześle i odsunęła z twarzy kosmyk włosów. Samotność. Pustka. Porzucenie. To straszne. W oczach piekły łzy. Po chwili zaczęły jej spływać po policzkach. Żal. Tęsknota za Johnem. John... Nagle z bólem serca przypomniała sobie jego słowa: Gdybym umarł, natychmiast z twarzą zalaną łzami zaczęłabyś rzeźbić kobietę w czerni albo jakąś personifikację żałoby. Henrietta poruszyła się niespokojnie. Coś jej przyszło do głowy. Żałoba, żałoba. Kobieta w welonie opadającym do ziemi z pochyloną głową. Alabaster. Wysokie, długie linie. Tylko te. Długie, smukłe linie szaty zdradzają rozpacz i jasny, przejrzysty alabaster. Gdybym umarł? Nagle poczuła narastającą gorycz. Taka już jestem, pomyślała. John miał rację. Nie potrafię ani kochać, ani żałować całą sobą. To midzi i ludzie tacy jak ona są solą tej ziemi. Midzi. I Edward w Ainswick. To jest rzeczywiste. W tym jest siła i ciepło. Ale mnie myślała. Czegoś brak. Nie należę do siebie, tylko do czegoś poza mną. Nie mogę płakać po zmarłym. Muszę rzeźbić w alabastrze. Rzeźba numer pięćdziesiąt osiem. Żałoba. Alabaster. Panna Henrietta Savernake. Wybacz mi, John, mruknęła cicho. Ale nic na to nie poradzę.